Arifureta from Simon to World's Strongest, czyli Arifureta, od pospolitości do najpotężniejszego na świecie tom dziesiąty. Rozdział pierwszy, wielka bitwa wszechmocnej księżniczki wampirów i boskiego królika piekielny ogień pokrył ziemię, paląc wszystko na swojej drodze. Mdły smród krwi wypełniał powietrze, czepiając się ubrań i skóry. Krzyki przerażenia, gniewne okrzyki i stłumione eksplozje mieszały się ze sobą, tworząc kakofonię chaosu. To było pole bitwy. Jednakże nie było to bynajmniej typowe pole bitwy. Ty cholerny potworze. Po pierwsze, obecny był potwór, Choć wyglądała jak niesamowicie piękna dziewczyna o laleczkowatych rysach, była potworem. Wyglądała na nastolatka z bujnymi złocisto-ogląd włosami i szkarłatnymi oczami, które błyszczały jak rubiny. Miała na sobie tą szkarłatną sukienkę, która pasowała do koloru jej oczu, a jej twarz była zarumieniona. Jej wdzięki piękno stanowiła ostry kontrast z brudem i zanieczyszczeniami, które pokrywały resztę pola bitwy. To jednak nie był główny powód, dla którego było to nietypowe pole bitwy. Nie, największym powodem było to, że stała samotnie przeciwko pięciotysięcznej armii. Karmazynowy oszczep, tysiąc kwiatów. Jej głos niósł się po polu bitwy, czysty jak dzwon. Urokliwy, ale jednocześnie zwiastował bezlitosny koniec dla jej wrogów. Kolejna fala piekielnego ognia zalała pole bitwy z powodu działań jednej dziewczyny. Po przebyciu określonej odległości ogień wzniósł się ku niebu i rozdzielił na tysiąc włóczni. Jedno spojrzenie wystarczyło, aby żołnierze obserwujący wiedzieli, że nie ma ucieczki przed kosą śmierci. Zostaną tu i teraz spaleni na popiół. Py postawcie bariery. Wszyscy, potrzebujemy antyogniowych dowódcy armii wrzasnął, ale zareagował zbyt wolno. I to opóźnienie okaże się fatalne. Chociaż, nawet gdyby żołnierzom udało się wznieść bariery, wynik byłby ten sam. Karmazynowy ogień spadł na armię. Waleczni żołnierze zostali zdmuchnięci jak liście na wietrze. Kilka wzniesionych barier zostało zniszczonych bez śladu, a ich twórcy spaleni. Po zakończeniu potoku pozostały tylko zwęglone zwłoki i śmiertelnie rany żołnierzy wijący się z bólu. Nawet ci, którzy byli poza zasięgiem ataku, byli zbyt szokowani, by się ruszać. Właśnie obserwowali, jak tysiąc ich towarzyszy zostało unicestwionych w ciągu kilku sekund. Więc to jest moc kraju półbogów. Moc królewskiej linii wampirów. Żołnierze z przerażeniem spojrzeli na dziewczynę. Wampiry były budzącą postrach rasą. Byli zdolni zarówno do wzmacniania swoich fizycznych zdolności, jak i wzmacniania swojej many poprzez wysysanie krwi innych. Na dodatek ich ciała regenerowały się i żyły znacznie dłużej niż jakakolwiek inna rasa. Chociaż byli najmniej liczną rasą, ich moc była ogromna, dlatego pomimo tego, że naród wampirów był mały, był znany innym jako kraj półbogów. Ponieważ wampiry również wysysały krew innych, były one obawiane przez inne rasy. Ale jednocześnie władcy innych narodów wiedzieli, że każdy, komu uda się podbić kraj wampirów, będzie mógł rządzić światem. A księżniczką tego kraju wampirów, którego wszyscy się bali i pożądali, była blond włosa dziewczyna, która właśnie spustoszyła armię. Kropka, mam wiadomość dla was, bystelnych głupców, którzy ośmieliliście się najechać moją ojczyznę. Wycofajcie się teraz, jeśli cenicie swoje życie. Albo zgincie, mówiła cicho, ale wszyscy usłyszeli deklarację księżniczki. Nie dość, że samotnie stawiała czoła całej armii, to robiła to bez cienia strachu. Jej potęga była przytłaczająca a Jej majestat tak władczy, że instynktownie chciało się jej służyć. Naprawdę nadawała się na księżniczkę. Kropka. Wszystkie oddziały, naprzód. Nie wahajcie się. Naszym przeciwnikiem jest samotna dziewczyna. Mamy przewagę liczebną. Przez chwilę nawet dowódca wroga był oczarowany księżniczką, ale potem odzyskał zmysły i nakazał szarze. Dowódca był niskim, grubym mężczyzną, który postanowił pozostać na tyłach. Chciwość w jego oczach była ewidentna. Nie chciał jednak tylko kraju. Chciał także uczynić piękną księżniczkę przed sobą swoją własnością. Jednak jego rządza doprowadziła go do głupiego wyboru. Szaleństwo. Zapłacicie za swoje występki śmiercią. Godzinę później cała armia została zredukowana do popiołu. Wasza wysokość to była wspaniała bitwa. Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w skrojony na miarę mundur wojskowy, z szacunkiem podał księżniczce kubek wody. Jego najbardziej uderzającą cechą były podkręcone wąsy. Dziękuję, ubadło. Ale ta armia była tylko dywersją mającą na celu rozproszenie naszych sił. Żołnierzom wyraźnie brakowało wyszkolenia. Spojrzenie księżniczki było o wiele łagodniejsze niż przeszywające spojrzenie, którym obdarzyła armię, której stawiła czoła wcześniej. Poza tym przyprowadziłeś swoich ludzi, aby mnie wsparli, gdybym potrzebowała pomocy, więc nie miałam się czego obawiać. Nie jestem godzien takiej pochwały, Wasza Wysokość. Mężczyzna znany jako Ubaldo Czule spojrzał na swoją księżniczkę. Prawdę mówiąc, cesarscy strażnicy, których przyprowadził ze sobą, czuli się trochę skonfliktowani, że nie byli nawet potrzebni. Mimo to patrzyli na swoją księżniczkę z szacunkiem i podziwem. Księżniczka upiła łyk wody, odświeżając się po trudnych bitwach i lecząc swoje wyczerpanie. Wasza Wysokość. Czy nie powinnaś odpocząć? Zapytał niepewnie Ubaldo. Był kapitanem jej królewskiej straży i spędził z nią dużo czasu. Księżniczka z pewnością była silna, najsilniejszym wampirem w Water, kraju wampirów. W rzeczywistości mogła być najsilniejszym śmiertelnikiem żyjącym obecnie w Tortus. Od momentu narodzin posiadała niewiarygodną ilość many. Co więcej, jej uroda była tak wielka, że znana była na całym świecie. W młodości jej nauczyciele byli zdumieni, jak szybko przyswoiła sobie podstawy magii i opanowała naukę. Co najważniejsze, w wieku 12 lat odkryła coś jeszcze o sobie. Potrafiła rzucać zaklęcia bez używania inkantacji, co oznaczało, że mogła bezpośrednio manipulować maną. Dopóki wizualizowała magiczny krąg w swoim umyśle, mogła natychmiast rzucić dowolne zaklęcie. Na dodatek jej specjalna magia, automatyczna regeneracja, oznaczała, że była nieśmiertelna, dopóki miała manę. Ta konkretna umiejętność była tak rzadka, że ludzie znali ją tylko z zapisów. Dawni bohaterowie wampirów posiadali tę umiejętność, ale od tamtej pory nikt inny się z nią nie urodził. W tej chwili świat był w stanie zamętu. Wojny wybuchały nieustannie z powodu religii, ekonomii, zasobów, a nawet drobnych rzeczy, takich jak duma. Kraje duże i małe powstawały i upadały. Od samego początku Avatar był krajem zamkniętym. Zerwał wszelkie stosunki dyplomatyczne z innymi królestwami. Geograficznie znajdował się na południowo-zachodnim krańcu południowego kontynentu. Był również samowystarczalny, więc nie musiał handlować z innymi krajami. Jeśli chodzi o Avatar, reszta świata mogła walczyć, ile chciała. Ich stanowisko polegało na nieangażowaniu się. Mimo to nie mogli uniknąć inwazji innych krajów. Panowanie nad rasą wampirów i ręka księżniczki w małżeństwie był zbyt kuszącą nagrodą dla innych krajów. W takim przypadku logiczne było, że księżniczka użyje swojej przytłaczającej mocy, aby bronić swojego narodu. W końcu to był obowiązek władcy. Co ważniejsze, sama księżniczka chciała chronić swoich ukochanych poddanych i wasali. Jednak księżniczka była jeszcze na tyle młoda, że sama potrzebowała ochrony. Nic mi nie jest, Ubaldo. Oczywiście to nie wystarczyło, aby uśmierzyć zmartwienia Ubaldo. Chociaż był jednym z wasali księżniczki, był także jednym z jej opiekunów. Ale wasza wysokość, przez ostatnie kilka tygodni prawie w ogóle nie spałaś. Powinnaś była zostawić nam tę armię dywersyjną. Poza tym nie wypadać i uciekać na pole bitwy w sukience. Wyruszyłaś w chwili, gdy usłyszałaś raport UGH. Jaki miałam wybór? Na drodze armii były wioski. Każdy obywatel naszego kraju jest wykwalifikowanym wojownikiem. Nawet gdyby nie mogli pokonać tak dużej armii, mogliby łatwo ewakuować się. Co więcej, to nadal nie odpowiada na pytanie, dlaczego nie zostawiłaś wroga nam? Ale. Jeśli pokażę wrogowi, jak potężna jest nasza księżniczka, zawahają się, zanim ponownie zaatakują i z pewnością jest to obowiązek władcy. Ale wasza wysokość minęły trzy lata, odkąd wyruszyłaś na pole bitwy w młodym wieku dwunastu lat. Świat już dobrze zdaje sobie sprawę z Twojej mocy, więc proszę, pozwól nam przynajmniej poradzić sobie z wrogami tego kalibru. Po pierwsze nigdy nie lubię, kiedy zaczynasz zdanie od po pierwsze upado. Księżniczka nadeła policzki i odwróciła się, zakrywając uszy dłońmi. Różowo-czerwony rumieniec rozlał się po jej policzkach. Nawet sposób, w jaki się dąsała, był roczy. Wasza wysokość. Ubaldo zmarszczył brwi. Jego podwładni przyzwyczajili się do tej sceny i wszyscy cicho zachichotali. Ubaldo służył księżniczce od urodzenia i był dla niej kimś więcej niż dziadkiem. Jednocześnie Ubaldo traktował księżniczkę bardziej jak swoją wnuczkę niż jak swoją władczynię. Z tego powodu czuł się swobodnie, karcąc ją. Widząc, że Ubaldo zaraz zacznie jedną ze swoich tyrat, księżniczka pospiesznie zmieniła temat. W każdym razie jak radzi sobie mój wujek? Poszedł ujarzmić główne siły wroga, ale jestem pewna, że poradzi sobie ze wszystkim, co mogą na niego rzucić. Ubaldo wiedział, że próbuje odwrócić jego uwagę i uśmiechnął się żałośnie. Księżniczka kończyła w tym roku 15 lat. W społeczeństwie wampirów 15 lat to wiek, w którym oficjalnie uznawano kogoś za dorosłego. Dzięki swojej specjalnej magii jej ciało przestało się starzeć, gdy skończyła 12 lat. Kiedy szła na pole bitwy, wyglądała jak wciela Boga wojny, ale w pobliżu tych, z którymi była blisko, nadal wyglądała jak dziecko. Ubaldo wiedział, że nie powinien dać się oczarować jej dziecinnemu wyglądowi, ale i tak nie mógł powstrzymać się od rozpieszczania swojej ukochanej księżniczki. Oczywiście inni wasale księżniczki byli równie podatni na jej wdzięki. Ubaldo odchrząknął i znów stał się doradcą swojej księżniczki. Nie bój się. Nasza armia ma przytłaczającą przewagę. Jednak wróg wystawił dwie całe dywizje, więc bitwa zajmie trochę czasu. Rozumiem. W takim razie muszę jakby przerywając księżniczce, z powietrza wypadł pojedynczy ptak. Był wielkości gołębia i miał czysto białe pióra. Jednak jego oczy były ciemnoczerwone, co oznaczało, że to potwór. Mimo to pojawienia się ptasiego potwora zamiast wprawić ją w stan gotowości, sprawiło, że księżniczka rozpromieniła się radością. Powodem, dla którego księżniczka się nie bała, było to, że ten ptak był chowańcem jej wuja. Jej wujek posiadał wyjątkową zdolność kontrolowania potworów. To był kolejny powód, dla którego awatar był nazywany przez innych krajem półbogów. Księżniczka wyciągnęła rękę, a biały ptak usiadł na niej. Siły wroga tymczasowo się wycofały. Zostawiłem pierwszą dywizję, aby pilnowała sytuację, i wracam do domu. Specjalną magią tego potwora była telepatia, którą wujek księżniczki wykorzystywał do mówienia bezpośrednio w umyśle księżniczki. Księżniczka uśmiechnęła się, dowiedziawszy się, że jej wujak jest bezpieczny, a bitwa wygrana. Poza tym, co sobie myślałaś, idąc do bitwy w Sukience? Ty głupia chłopczy, Kiedy się nauczysz? Uśmiech księżniczki zamarł. Po krótkiej przerwie powoli odwróciła się do Ubaldo, a jej ja skrzypnęła jak źle oliwione drzwi. Ubaldo uśmiechnął się do niej i skinął głową. Pozostali strażnicy cesarscy również się uśmiechali. Zdradziliście mnie! Pozbawiona sojuszników, księżniczka nie miała innego wyboru, jak tylko pogodzić się z tym, że po powrocie wuja czekają wykład. Em muszę złożyć raport, ojcu już się tym zajęto, nie martw się. M. muszę iść zrobić, księżniczka potajemnie próbowała uciec, ale dokąd myślisz? Że idziesz, wu wujku? Odwracając się, stanęła twarzą w twarz ze swoim wujem. Podobnie jak księżniczka, jej wujek miał blond włosy i szkarłatne oczy. Jego długie włosy były związane w zupełnie z tyłu, a chociaż jego twarz była pomarszczona, nadal wyglądał całkiem atrakcyjnie. Nazywał się Diener Gadea Wesperyta Avaterl Był młodszym bratem króla i premierem kraju. Jako wojownik, jego siła dorównywała sile księżniczki. Spojrzał na księżniczkę z uśmiechem. Chociaż jego uśmiech wyglądał na szczery, był spowity groźną aurą. Nawet dwa jednocy strażnicy potwory stojący za nim cofnęli się o kilka kroków. Twoja zdolność automatycznej regeneracji jest niebezpieczna. Sprawiła, że stałaś się zrozumiała. Te to nieprawda. Księżniczka potrząsnęła głową, a łzy napłynęły jej do oczu. Wyglądała jak dziecko, które właśnie zostało przyłapane na robieniu psikusa. Z całym szacunkiem, wasza wysokość, to dzięki wysiłkom jej wysokości nie była ofiar. Ubaldo. Księżniczka z wdzięcznością odwróciła się do Ubaldo. Obawiała się, że jej los jest przesądzony, ale teraz pojawił się jej ten promyk nadziei. Pozostali strażnicy cesarscy również wyrazili swoje poparcia dla księżniczki. Kiedy ich ukochana księżniczka zaczynała płakać, większość ludzi nie mogła powstrzymać się od współczucia jej. Prawdę mówiąc, strażnicy cesarscy również chcieli, aby księżniczka przestała być tak lekkomyślna i bardziej na nich polegała, ale i tak nie mogli powstrzymać się od jej rozpieszczania. Księżniczka odwróciła się do wuja i błagalnym głosem powiedziała: Obiecuję, że już tego nie zrobię, więc proszę, nie złość się. Wzdychając z rezygnacją, jej wujek odpowiedział: Ech. Po prostu nie martw mnie tak bardzo, dobrze? Gen led znów się uśmiechnął, ale tym razem jego uśmiech był pełen prawdziwego ciepła. Delikatnie pogładził księżniczkę po głowie. Tak, wujku. Dobrze, a teraz wróćmy do domu i odpocznijmy. Lenwie, uśmiechając się, księżniczka skinęła głową i poszła za wujem. Jej strażnicy podążali za nią, radośnie rozmawiając. Czyż to nie wspaniała, wasza wysokość? Teraz możesz odpocząć bez zmartwień. Główna pokojówka powiedziała, że przygotowała słodek na twój powrót. Księżniczka miała kochającego ją wuja i służbę, której mogła ufać Dopóki ją wspierali, nie przegra z żadnym najeźdźcą. Och, tak. Jej wuj zawołał do niej, jego głos był tak miły jak zawsze. O co chodzi, wuju? Księżniczka odpowiedziała z uśmiechem. Czy byłabyś tak miła i umarła za mnie? Ale tio? Odwróciła się akurat w samą porę, by zobaczyć paszczę błękitnego ognia pochłaniającą ją w całości. Ach. Ostrympul przeszył prawe ramię Y u i wydała z siebie bezgłośny krzyk. W tym samym czasie wizja, którą widziała, zniknęła, jak akwarela rozpływająca się w deszczu. Zamiast tego w jej oczach odbijało się lustrzane odbicie jej samej. Nie, nie do końca lustrzane odbicie. Jej kopia miała czarne włosy i złote oczy i uśmiechała się złośliwie. Y. U. stanęła przed najnowszym wyzwaniem jaskini mrozu, a ono właśnie brutalnie ją ocuciło. Nie dość, że jej prawe ramię zostało oderwane, to jeszcze zjadła z bliska lazurowego węża. Użyła magii i grawitacji, by się wyprostować, gdy leciała przez powietrze, i magii i regeneracji, by naprawić swoje ubrania. Tuż przed uderzeniem w ścianę użyła magii i grawitacji, by się zatrzymać. Zanim jednak zdążyła odzyskać równowagę, została zaatakowana falą magii i grawitacji w i swojej kopii. Upadek niebios. Wir obsydianu. Y-UN zneutralizowała falę nacisku własną magią grawitacji. W tym czasie jej regeneracja dobiegła końca i wyciągnęła prawe ramię, by rzucić swoje ulubione zaklęcie. Smoczy grom. Fufu. Smoczy grom. Z dzikim wyciem zderzyły się dwa złote smoki. Jądra magii i grawitacji i obu smoków naciskały na siebie, powodując, że otaczająca je elektryczność skręcała się i wypaczała. Atmosfera wyglądała, jakby się wyginała. Ignorując starcie, Y-UN zmodyfikowała swoją grawitację, by spaść na boki i rozpoczęła kolejny atak. Lodowe szczepy. Centurion. Lodowe oszczepy, centurion. Obie były sobie równe. Nie, więcej niż to. Y i jej kopia rzucały zaklęcia dokładnie w tym samym czasie. 200 lodowych włóczni uderzyło w siebie, powodując rozchodzenia się fal uderzeniowych po niebie i deszcz odłamków lodu. Pęknięcie pustki. Pęknięcie pustki. Przestrzeń wokół nich pękła. Y i jej kopia użył zaklęcia magii przestrzennej, by zniekształcić przestrzeń wokół siebie. Wynikła eksplozja był tak potężna, że gigantyczne lodowe drzewo w centrum pomieszczenia pękło, a z sufitu spadły odłamki lodu. Odepchnięta eksplozją Y ujęślizgała się po Ziemi, używając magii i grawitacji, by utrzymać się w pionie. Zarówno Y, -e, jak i jej kopia uderzyły magią grawitacji, próbując przejąć kontrolę nad dużymi kawałkami lodu uderzającymi o Ziemię. Wybuchy złotej i czerwonej many zderzyły się. Żadna ze stron nie była w stanie uzyskać pełnej kontroli i kawałki lodu zaczęły się rozpadać, gdy sprzeczne pola grawitacyjne wywierały na nie nacisk. Jesteś dość uparta, biorąc pod uwagę, że pokazałam ci te wizję przeszłości. Nienawidzę tego, jak mówisz. Czyż nie tak kiedyś mówiłaś? Ale to? nie nazywaj mnie tym imieniem. Zmuś mnie. Zirytowana Y-Koi machnęła ręką na bok, wysyłając swoją kopię gratulodowych odłamków. Jej kopia uśmiechnęła się i naśladowała ten ruch. Zarówno y jak i jej kopia musiały w ułamku sekundy zdecydować, których kawałków użyją, by zrównoważyć swoich przeciwników, a które mogą przepuścić i zniszczyć osobiście. Robiły to wszystko, jednocześnie uwalniając z precyzyjną celnością grad wirujących ostrze. Po wejściu do jaskini, rozodróżnę została zmuszona do przedarcia się przez labirynt podstępnego szeptu, walcząc jednocześnie z różnymi potworami. I na koniec wszystkiego ukazano im świecące drzwi. Ale jak się spodziewano, drzwi były portalem, który rozdzielił drużynę, zanim narzucił im kolejną próbę. Po przejściu długiego korytarza grek U.N. stanęła twarzą w twarz ze swoją kopią, zamkniętą w lodowym drzewień w centrum pomieszczenia. Następnie zaczęła walczyć ze swoją kopią i szybko zdała sobie sprawę, że jej kopia ma dokładnie takie same zdolności jak ona. Ta prawda została jej przecież wielokrotnie wbijana do głowy, ale oprócz tego była również zmuszona do ponownego przeżywania swoich dawnych wspomnień. To było jak świat snów, który pokazano jej w labiryncie Haltiny, ale zamiast idealnego świata pokazywano jej jej najgorszy koszmar. Poza ostatnią rzeczą, którą powiedział jej wuj, wszystko we wspomnieniach Yue było dokładne. To była jej przeszłość, przeszłość, do której nie wracała myślami ani razu odkąd spotkała haime. Przez ostatnie trzysta lat te wspomnienia były zamknięte głęboko w jej sercu. A teraz były siłą wyciągane na powierzchnię. Prawdopodobnie używa magii i ducha, by zmusić mnie do ponownego przeżywania moich wspomnień. Myślałam, że się przed tym bronię, ale chyba nie. Yue i jej kopia były idealnie dopasowane pod względem mocy. Ale ponieważ YUE była ciągle wytrącana z równowagi przez swoje wspomnienia, traciła inicjatywę. Co więcej, po konfrontacji z samą sobą zdała sobie sprawę z czegoś jeszcze. Była silna. Niewiarygodnie silna. Do tego stopnia, że było to po prostu niesprawiedliwe dla jej wrogów. Wkurwiasz mnie. Mruknęła YUE. Nie zapominaj, że jestem tobą. Kopia YUE zachichotała do siebie. Boże, jaka irytująca. Jednak tak właśnie YUE mówiła, zanim została zapieczętowana. Jednak w ciągu wieków doszła do wniosku, że sztucznie uprzejmy styl mówienia używany przez rodzinę królewską jest absolutnie absurdalny i tak go całkowicie porzuciła. Pomogło też to, że nie odzywała się przez wieki, dopóki nie spotkała Haime. Ale jej przemiana była właśnie powodem, dla którego nienawidziła swojej kopii, która zachowywała się dokładnie tak, jak ona kiedyś. Zirytowana Y wezwała 12 smoczych błyskawic. Na tym świecie nie ma nikogo, komu można ufać. Cokolwiek Y mogła zrobić, jej kopia mogła zrobić to samo. Zneutralizowała smoki Y na dwastoma swoimi, jednocześnie ją prowokując. Wuj, któremu tak ufałaś, nawet u bardzo i inni, zdradzili nas. Jakiego jeszcze dowodu potrzebujesz, że nikomu nie można ufać? Kropka. Y zamilkła, gdy pokazano jej kolejną retrospekcję. Walczyłaś i walczyłaś i walczyłaś za swój kraj, ale w końcu. Y wyruszyła na pole bitwy w dniu swoich dwunastych rodzin. Od tamtej pory była świadkiem śmierci tysięcy ludzi i zabiła o wiele więcej własnymi rękami. Oczywiście sprawiło to, że wielu ją nienawidziło. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby załamała się pod wpływem psychicznej traumy tak wielkiej nienawiści i śmierci. Albo gdyby ugięła się pod presją i oczekiwaniami, jakie stawiali jej rodacy. Jednak miłość do ojczyzny dała jej siłę, by przetrwać. Wiedza, że chroni bliskie jej osoby. A jednak wspomnienia i y greka ją pochłonęły. Zanim odzyskała zmysły, było już za późno. Znalazła się w kolejnej wizji. Tym razem była w sali tronowej. Szkarłatny dywan biegł przez środek sali, dzieląc ją równo na pół. W centrum komnaty stała letia, odziana w szkarłatną suknię. Koronowano ją na królową w wieku 17 lat, a od tego czasu minęły trzy lata. Normalnie jej ojciec, król Lambert, panowałby jeszcze przez 30 lat. Wczesna zmiana władców nie nastąpiła, ponieważ Aletia dokonała zamachu stanu na swojego ojca. To było po prostu konieczne. Przytłaczające osiągnięcia Aletii i jej niestrudzona obrona awatary sprawiły, że była szanowana przez swoich rodaków i budziła strach u wrogów. Większość wrogich państw zrezygnowała z ataków po poniesieniu oszałamiających strat. Ich królowie i lordowie zostali zmuszeni do zaakceptowania faktu, że Aletia jest daleko ponad nimi. Chociaż jej wygląd w ogóle się nie zmienił odkąd skończyła 12 lat, jej uroda nabrała z biegiem lat dojrzałego wdzięku Po części właśnie dlatego, że jej wygląd się nie zmienił, wszyscy uważali ją za boską W rzeczywistości niektórzy ludzie zaczęli nawet tworzyć kult, aby ją czcić W pewnym momencie przywódcy religii ludzi poprosili o spotkanie z nią, aby mogli mianować ją swoim nowym bogiem To było oczywiście całkowicie bezprecedensowe i zakończyło się tym, że świat zaakceptował lepiej jako jakąś boską istotę Królowa Avatar była kimś, kogo kochali i czcili wszyscy na całym świecie Król Lambert postanowił nie walczyć z falą rosnącej popularności swojej córki i chętnie abdykował na jej rzecz. Niedługo potem książęta i lordowień z każdego narodu przybyli, aby prosić o jej rękę. Każdy naród wiedział, że jeśli uda mu się zawrzeć sojusz zawater, będzie bezpieczny przed chaotycznymi wojnami, które nękały kraj. W rzeczywistości nawet częstotliwość tych wojen zaczęła spadać dzięki obecności Aleti. A przynajmniej tak się wtedy wydawało. Czy pozwoli nam więc wasza wysokość zająć się tym? Tak, możecie. Zrozumiano. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Och, wujku. Aletia skończyła spotkanie z zagranicznym posłańcem, który przybył z wizytą i była w trakcie spotkania ze swoim wujem, Genledem. Przez cały czas był beznamiętny, a teraz, gdy zakończył swoje sprawy, odwrócił się, by wyjść. Nie chcąc, aby jeszcze odszedł, Aletia zawołała go. O co chodzi? Myślałam sobie, że może moglibyśmy zjeść razem kolację. Nie spędzaliśmy razem zbyt wiele czasu ostatnio i przydałaby mi się twoja rada. Czy to rozkaz? Uch. Nie, oczywiście, że nie. W takim razie przepraszam, ale muszę odmówić. Jest wiele spraw, które wymagają mojej uwagi. Rozumiem. Miłego dnia, powiedział Jenlet, spiesząc się z sali tronowej, jakby nie chciał spędzić tam ani sekundy dłużej. Alepia patrzyła, jak jej wujek opuszcza komnatę ze zbolałą Ani A nie razu się nie odwrócił. Rozległ się głuchyło łoskot, gdy drzwi zamknęły się za nim, pozostawiając Aleksię samą w sali tronowej. Kropka. Jak długo jej wujek zaczął zachowywać się wobec niej ozięble? Kiedy zrezygnował z bycia jej nauczycielem? Kiedy ostatnio jadł z nią kolację w dniu jej urodzin rok temu? Czy może kiedy została koronowana na królową? Alepia wyraźnie pamiętała gorzki wyraz twarzy, jaki miał podczas jej koronacji. Alepia pogrążyła się w myślach. Spędziła więcej czasu ze swoim wujem niż z własnymi rodzicami. Chociaż nigdy nikomu o tym nie powiedziała, jej wujek był dla niej bardziej jak rodzic niż jej prawdziwi rodzice. Podczas gdy jej matka i ojciec rozpieszczali ją i dawali jej wszystko, czego chciała, jej wujek czasami oganił i okazywał autentyczne zainteresowanie jej prawidłowym wychowaniem. Alepia przypomniała sobie delikatne uśmiechy, którymi ją obdarzał. Teraz w ogóle się nie uśmiechał. Czuła się tak, jakby dzielił jej chmur lodu. Czy zrobiłam coś, co go rozzłościło? Czy w jakiś sposób go zawiodłam? Bez względu na to, jak bardzo starała się nawiązać z nim rozmowę, on zawsze pokazywał jej tylko plecy. Albo jakiś posłaniec, albo ktoś inny pojawiał się, aby im przerwać. Co gorsza, jej matka, ojciec, a nawet jej doradcy zaczęli się od niej dystansować. W rezultacie nie rozmawiała z nim porządnie od lat. nie chodziło tylko o jej wuja. Jej podwładni, rodzina, a nawet służba odmawiali rozmowy z nią przez dłuższy czas. Jej obecna samotność była analogią do tego, jak bardzo odizolowała się ostatnio. Przytłaczała ją mieszanka dezorientacji i samotności. Jej wspomnienia przyspieszyły o kilka lat. Kruchy pokój, który zapanował w awater, zaczął pękać i było kroko od rozbicia. Droga, słodka Letio, to nie może dłużej trwać. Jako królowa, proszę, podejmij właściwą decyzję. Matka i ojciec i błagali ją. Ich głosy były łagodne, ale ich twarzy wyrażały strach. Namawiali ją do wygnania jej ukochanego wuja, premiera. Prawdę mówiąc, Dienela jak i jego i tak rzadko przebywali w pałacu. Zamiast tego Letia znalazła się w otoczeniu służby i doradców z czasów poprzedniego króla. Nawet Ubaldo ją opuścił, jest zbyt ambitny jak na swoje dobro. Obawiamy się, że może planować zamach stanu. Twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Wielokrotnie przekraczał swoje uprawnienia. Wasza wysokość, to oczywiste, że pragnie władzy. Już zbyt mocno rozszerzył swoje wpływy. Proszę, musisz coś zrobić. Dokładnie, wasza wysokość. Rozumiem twoje uczucia, ale musimy działać. Rozumiesz moje uczucia? Jakby. Ale piastuń ja i spojrzała na swoich pomocników ze spokojem królowej. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę wygnać wujka. Wszyscy wokół niej zgadzali się, że jej wujak jest ambitnym, rządnym władzy i niebezpiecznym człowiekiem. Ale Letia ani przez sekundę w to nie uwierzyła. Nawet gdyby to była prawda, że jej wujek chciał zdobyć tron, chętnie by mu go oddała. Jedyne, czego chciała, to móc z nim porozmawiać. Tak bardzo chciała znowu usłyszeć jego głos. Nieważne, co miał do powiedzenia, chciała po prostu wiedzieć, co naprawdę czuje. Ostatecznie jednak nie dostała takiej szansy aż do samego końca. Fatalnego dnia, w którym została zdradzona. Tego dnia Letia spotkała się z posłańcem Kościoła. Ku po jej zdziwieniu chcieli nadać jej tytuł boskiej wyroczni, tytuł, którego autorytet dorównywał papieżowi. Ten gest byłby pierwszym oficjalnym gestem przyjaźni między ludźmi a innymi rasami. W środku tak radosnej okazji drzwi do sali więcej nagle zostały wyważone, a po eksplozji nastąpił grat magicznych pocisków. Posłańcy kościoła zostali spaleni w jednej chwili. Gdy tylko ostrzał się skończył, wkroczył Ubaldo i jego strażnicy cesarscy, w pełni uzbrojeni. Bez wahania zaczęli mordować służby Aleti. Ubaldo! Przestań z tym szaleństwem! To rozkaz! Ryknęła Aletia, zdając sobie sprawę, jak absurdalnie musiała brzmieć. Wiedziała, co oznaczają ich działania, ale jej serce odmawiało przyjęcia tego, i właśnie dlatego, mimo że była najsilniejszym żyjącym wampirem, pozwoliła się dzignąć w serce. Zwalniam cię z tego tronu. Wu Wujku? Dlaczego? Jej wujek wpatrywał się w nią z góry, tak blisko, jakby ją obejmował, mimo to nie potrafiła dostrzec wyrazu jego twarzy. Widziała jednak, że jego dłonie drżą. Stchnęło strzę głębiej w jej pierś, a krzyki Leti wypełniły salę audiencyjną. Właśnie tak wściekły był Jendleet. Właśnie tak bardzo nienawidziła Leti. Ta wiedza przeszyła ją głębiej niż jakiekolwiek ostrze, a jej serce zamarzało. Wujku, proszę, porozmawiaj ze mną. Mimo to Aletia desperacko próbowała nawiązać z nim rozmowę. Ale nasz drogi wujek nigdy nie powiedział ani słowa, prawda? Ach! Nagle ból w piersi Y. stał się o wiele bardziej realny. Przed nią stał nie jej wujek, ale uśmiechnięta kopia samej. A w jej piersi wbiła się nie miecz, ale lodowa włócznia. Scena była taka sama jak jej traumatyczna przeszłość, a jedyną rzeczą, która się zmieniła, byli aktorzy. Cała retrospekcja, której Y. była świadkiem, prawdopodobnie trwała zaledwie sekundę w prawdziwym życiu. Jesteś cholernie uparta. Y zakleła, co było dla niej rzadkością, i stworzyła wokół siebie przestrzenne rozdarcie. To posłało jej kopień w powietrze, a jej automatyczna regeneracja wypchnęła włócznię z jej piersi. Kopia wyprostowała się w powietrzu, używając magii i grawitacji, aby powstrzymać się przed uderzeniem o ścianę. Za Y, -e, Ubaldo i jego ludzie byli zajęci mordowaniem jej matki, ojca i przyjaciół. Z szyderczym uśmiechem jej kopia ciskała kolejne obelgi. Wszyscy inni wątpili w Dietleda, ale my postanowiliśmy w niego wierzyć. Y ignorowała słowa swojej kopii i wystrzeliła zniszczenie pustki. Przestrzeń wokół niej się wykrzywiła, rozmywając zarówno jej kopię, jak i wizję wokół niej. Wyglądało to tak, jakby patrzyła na świat przez pęknięte lustro. Jednak wizja nie zniknęła. Co więcej, kopia Igrekła y użyła własnej magii przestrzennej, aby ochronić się przed zniszczeniem pustki greku y. Zostałaś zdradzona! Zostałam zdradzona! Kopia krzyczała, a w jej głosie było tyle samo radości, co smutku. Zetańczyła na boki i wypuściła kolejny atak. Liczne pociski wiatru pomknęły w stronę Greku y. E. W tym samym czasie burza pocisków otoczyła, ale w wizji. wizji. Podczas gdy Grekła y bez słowa kontratakowała, Aletia krzyczała z bólu, gdy pociski ją przeszywały. Ostrzał trwał nadal, zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości. Miałaś w nim tak wielką wiarę. Wierzyłaś w więzi, które pielęgnowałaś. Aletia przeleciała przez pokój, prosto między Grekła y a jej kopią. Choć ciągle otrzymywała śmiertelne rany, jej automatyczna regeneracja za każdym razem ją ratowała. Jednak jej regeneracja nie mogła naprawić jej rozstrzewanego serca. Zdezorientowana, zraniona i niechcąca zaakceptować rzeczywistości, Aletia nawet nie próbowała walczyć. Osunęła się na ziemię, a światło zgasło w jej oczach. Nie miała już woli, by żyć. To, co stało się potem, y dobrze pamiętała. Nie musiała widzieć tych scen, aby przypomnieć sobie te wspomnienia. Po tym, jak została pokonana, y została skuta kajdanami. Jej żal spowodował, że straciła przytomność, a kiedy się obudziła, była uwięziona w otchłani. Od tamtej pory minęło trzysta lat. W tym czarnym jak smoła więzieniu, w głębi rozpaczy, y pielęgnowała swoją nienawiść. Ciągle. Ludzie zdradzają innych dla własnej korzyści. To niezaprzeczalny fakt. Kopia wskazała na postać Leti gającej się żałośnie po ziemi. Przyjrzyj się dobrze. Zaakceptuj rzeczywistość. Mężczyzna, którego kochasz, twój najlepszy przyjaciel, ci, na których ci zależy, wszyscy oni w końcu cię zdradzą. Haimene Gumo, Shea i wszyscy inni nieuchronnie zdradzą Y, -e, tak jak zrobił to i wujek. To był strach ukryty głęboko w sercu Y. -e, że takie rzeczy jak zaufanie czy więzi to wszystko oszustwo. Jednak. Żegnaj, mroczne przeszłości. Ogromna fala uderzeniowa przetoczyła się przez wizję. Złota mana wirowała wokół Y, -e, rozprzestrzeniając się po całym pomieszczeniu Yuen spojrzała w dół na swoją przeszłą jaźń trugającą się po ziemi i nadepnęła na nią. Wizja rozmazała się, jak telewizor z kiepskim sygnałem. Następnie zniknęła, przenosząc Yuen z powrotem do pokoju z lodowym drzewem i lodowymi lustrami. Tym razem naprawdę zniszczyła wizję. Sądzę, że i w końcu się nie ugniesz. Z drugiej strony, domyśliłam się tego, kiedy zdałam sobie sprawę, że słabne. Kopia wydawała się nieco zrezygnowana. Ta konkretna próba była testem, aby sprawdzić, czy pretendenci są w stanie przezwyciężyć własne negatywne emocje i traumy z przeszłości. Im bardziej ktoś zapierał się przed swoimi prawdziwymi uczuciami, tym silniejsza stawała się jego kopia. Z drugiej strony, jeśli byli w stanie zaakceptować własną słabość, ich kopia słabła. To była podstawa tej próby. Jednak od początku tej próby kopia Y ani razu nie stała się silniejsza. Oznaczało to, że nie tylko ponowne zobaczenie jej zdrady na zrobiło na Y wrażenia, ale też ani na chwilę nie zwątpiła w miłość Haimego ani w przyjaźni. szei. HMPH, oczywiście. Wszyscy kochają maskotkę taką jak ja. Y ogłosiła, dumnie wypinając pierś. Po jej deklaracji zapadła boleśnie niezręczna cisza. I y lekko odwróciła wzrok, gdy zdała sobie sprawę, że jej kopia nawet nie zamierzał honorować tego odpowiedzią. Wzdychając, kopia kontynuowała, jakby nic się nie stało. Mimo to osłabłam dość powoli, co jest dowodem na to, że nadal trochę boisz się zdrady. Kopia próbowała wcisnąć się w te drobne wątpliwości, której Grekła y jeszcze miała. Ale choć jej pogardliwe słowa były prawdziwa, i y Greku nie dała się przekonać. Kropka. Co z tego? Ta zdrada jest ważną częścią mojego życia. Co powiedziałaś? Kopia rzuciła i y zdezorientowane spojrzenie. W końcu, gdybym nie została zdradzona, gdybym nie została zapieczętowana w otchłani, ja nigdy nie spotkałabym Hajmego. I y wciąż pamiętała, jak bardzo bolała ją zdrada wuja. Jak wielki żal jej to sprawiło, rozpaczała, uległa nienawiści. Złożyła się nawet ze swoim losem. Jej uwięzienie było tak będzące, że pragnęła śmierci. Ale co z tego? Jeśli tylko dzięki tej zdradzie mogłam go spotkać, to nawet gdybym mogła cofnąć czas, za każdym razem dokonałabym tego samego wyboru. Przyszłabym przez to piekło ponownie. Nawet gdybym mogła cofnąć czas i wrócić do tamtego dnia, i tak zrobiłabym wszystko tak samo. Jaime kiedyś powiedział to Y E. Został zdradzony przez swoich kolegów z klasy, wysłany na dno otchłani i zmuszony do ciągłego cierpienia. Ale mimo to powiedział, że byłby gotów zrobić to wszystko od nowa, aby spotkać Y u E. Y -E do siebie, wspominając tamtą chwilę. Jej miłość do Hejmego była tak silna, że byłaby gotowa go zaakceptować, nawet gdyby ją zdradził. Oczywiście nie wątpiła w Hejmego. Ale to nie zaufanie było fundamentem ich związku. Raczej przytłaczająca miłość. Miłość wystarczająco silna, by zaakceptować wszystko, co Jaime mógłby zrobić, i by zapewnić, że nigdy nie wymknie się z jej uścisku. Jej wola wynikała nie z zaufania, ale z pragnienia. W pewnym sensie miłości Greku y Jaimego do była dość pokręcona. W normalnych okolicznościach taka miłość mogłaby w końcu doprowadzić do ruiny. Ale jej partner był wystarczająco nienormalny, by zaakceptować wszechogarniającą miłość Greku y E. Kopia I y Greku, a nie była w stanie zaprzeczyć jej deklaracji. W końcu to była próba sfabrykowana przez labirynt, co oznacza, że znał on prawdziwe uczucia ukochanej YQ, -E, która właśnie pokonała własną próbę. Miłość Haimy do Y -E była niezdrowym uzależnieniem, a miłość Y -E do Haimy była zbyt apodyktyczna, by można ją było uznać za zdrową. Naprawdę byli jak dwie krople wody. Wzdychając z irytacją, kopia spojrzała na lodowy sufit. Ta dwójka jest naprawdę szalona. Boże, chce po prostu krzyczeć. Zarówno Haimę, jak i Y -E zostali zdradzeni i spotkali się w najniższych punktach swojego życia. Czysty romans, taki jak w bajkach, w ogóle im nie pasował, dlatego kopia wiedziała, że nie może już dłużej drażnić Y, -E, wspominając o jej zdradzie lub kwestionując jej zaufanie. Pojedynek został rozstrzygnięty. Y -E pokonała swoją próbę. I podobnie jak jej ukochany, zrobiła to w sposób, którego labirynt nie przewidział. Nie przezwyciężyła ciemności w swoim sercu, po prostu uznała jej istnienie. Czas to zakończyć. Oznajmiła Y -E spokojnie. Jej złota mana wypełniła pomieszczenie. Uwolniła wszystkie pięć swoich smoczych żywiołów, używając całej starożytnej magii, jaką dysponowała. Osłabiona kopia nie miała jak uciec przednie ustępliwym atakiem Y. -E. Jednak nie poddała się. Jej usta krzywiły się w słabym uśmiechu. Rozumiem. Źródło Twojej siły to Heime gumo. Ale pia dawno odeszła. Fakt, że Y. -E zmierzyła ją bez wahania, był tego dowodem. To oznaczało, że przyszłości Y. -E nie mogła nią wstrząsnąć. Ale co z jej przyszłością? Nawet gdy smoki Y. -E przebijały się przez magię, którą jej kopia przywołała, by się bronić, nie była tym zaniepokojona. Mówiła tylko spokojnie i powiedziała: Po prostu odwracasz wzrok od sprzeczności. Uch. Nigdy nie przyszło ci do głowy, że może powinnaś pomyśleć o tym, kim i czym jesteś, prawda? O czym ty? Naprawdę myślisz, że będziesz mogła zostać u jego boku na zawsze? Puch. Głos YUE zadrżał odrobinę. Trzy z jej smoków zostały zniszczone przez kontrę jej kopii, a dwa, które jej się przedarły, chybiły, mimo że YUE powinna mieć czysty strzał. Odrobinę utraconej mocy kopii powróciła. TCH. Po prostu zmiażdża ci siłą. Czy jesteś na to gotowa? Walka powinna być rozstrzygnięta, ale znów się rozgorzała. Mniej więcej w tym samym czasie zginąć. Gach. Dzikie krzyki rozbrzmiewały w komnacie identycznej z tą, w której walczyła i y E. Sekundę później ktoś krzyknął z bólu. Kopie stała w rogu pokoju, druczkę na jej ramieniu. Pozostawała czujna, obserwując swoją przeciwniczkę, czarną kopię samej siebie, która latała po pokoju jak piłeczka do pinballa. Nie mogąc się w ogóle zatrzymać, kopie uderzyła w lodowe drzewo na środku pokoju. Rozległy się głośne, i kawałki pnia rozpadły się. Kopie sunęła się na ziemię i upadła na kolana. Tylko dzięki użyciu własnego druceke udało jej się uniknąć całkowitego upadku. Drzewo zaczęło się naprawiać z serią głośnych trzasków, a Kopia spojrzała na Shea. Świecą ciężkarłatne oczy wyjrzały za jej czarnej grzywki. Czy już zapomniałaś o krzyku swojej rodziny? O bólu, jaki cierpieli, by utrzymać cię przy życiu? Sekundę później szea została rzucona w żywe retrospekcję. Chmury pyłu pokrywały jałowe pustkowie. Nie. Przestań. Boli. To tak bardzo boli. Proszę, przestań. Uciekaj. Szybko. Krzyki, krzyki i jeszcze więcej krzyków wypełniały uszy Shea. Krzyki bólu, krzyki smutku i krzyki ludzi każących Szea biec dalej. Przerywał je dźwięk wulgarnego śmiechu i dudnienia niezliczonych kopet. Dźwięki stawały się coraz głośniejsze, gdy szalejąca furia zbliżała się do Szea i jej rodziny. Ha ha ha, czasy zapolować na króliki. Zabijcie wszystkich starych. I takich nie potrzebujemy. Połowę z nich sprzedamy, więc nie traktujcie ich zbyt brutalnie. Zresztą możecie zrobić, co chcecie. Ceserscy żołnierze ścigający plemię Szea traktowali króliko ludzi jak nic więcej niż zabawki. Wspomnienia były wciąż świeżym umyśle Szea. Nawet gdyby nie pokazano jej retrospekcji, nigdy nie zapomniałaby, co się stało. Hej, patrzcie na tę bladą dziewczynę. Żołnierze zawyli z podniecenia, obnażyli kło i zaczęli ścigać swój następny cel. To było jak polowanie na bestię. Jest moja. Nie pozwólcie jej uciec. Chciwe oczy żołnierzy były zwrócone na Shea. Zabijali każdego, kto stanął im na drodze, jakby członkowie rodziny Szea byli dla nich niczym więcej niż śmieciami. Nie. Przestań. Tym razem krzyk należał do Shea. Odwróciła się i próbowała wrócić do członków swojej rodziny, którzy byli deptani. Jednak sami inni króliko ludzie w pobliżu złapali ją i biegli dalej. Znowu. To znowu moja wina. Zgadza się. To wszystko Twoja wina, drwiła kopia Szea. Cesarscy żołnierze zbliżający się do Szea unieśli w i spierdalaj. AGH. Szea uderzyła pięścią w środek formacji żołnierzy i trafiła w twarz swojej kopii. Kopia poleciała w powietrze, kilka razy odbiła się od ziemi, a potem zatrzymała się. NGH, naprawdę nie masz żadnych luk, co? Wspomnienia to tylko wspomnienia. Nawet jeśli labirynt zmusił Szea do ich przeżywania, jej uwaga wciąż była skupiona na teraźniejszości. Wiedziała, że nie może stracić z oczu wroga w środku bitwy. Właściwie twoje narodziny były mgłach. Kopia próbowała rozdrażnić Szea kolejnymi uszczypliwymi komentarzami, ale nagle się zatrzymała i nadstawiła królicze usze Potem, nie odwracając się, skoczyła na bok. Sekundę później Druckam pojawił się tam, gdzie stała. Rozpłaszczę cię Słodki głos Szea nie pasował do ogromnego uderzenia, jakie zadała młotem. W podłodze utworzył się krater, a pęknięcia przebiegły przez całe pomieszczenie. Kopia wylądowała lekko na nogach i spojrzała na krater, który zrobiła Szea. Co? Ale nikogo tam nie było. Kopia zarzuciła młot na ramię i odwróciła się, tylko po to, by zobaczyć stojącą za nią. Choć wydawało się to niewiarygodne, na chwilę straciła Szeją z oczu. Jak jesteś taka szybka? Jesteś po prostu za wolna. Kopia zadrżała ze strachu. Rozległ się kolejny huk, gdy młotrza przekroczył prędkość dźwięku. Kopia ledwo zdążyła podnieść własnego czarnego druckena, by zablokować cios. Samo uderzenie wywołało falę uderzeniową wystarczająco silną, by zakończyć walkę, a kopia została odrzucona. Uderzyła w lodową ścianę lustra na drugim końcu pokoju z taką siłą, że wtchnęło jej powietrze z płuc. Ale wiedziała, że nie ma czasu na odpoczynek i wystrzeliła z dubeltówki na bok, mając nadzieję, że wykorzysta odrzut, by uciec przed kolejnym atakiem Szea. Masz to, Szea uderzyła kolanem w ścianę z taką siłą, że stworzyła kolejny krater. Wszystko się stało, bo się urodziłaś. To wszystko twoja wina. To niemożliwe. Ale pomimo faktu, że kopia nie widziała żadnej możliwej drogi do zwycięstwa, nadal wykonywała swój obowiązek. Dysponowała każdą taktyką walki Szei, a także wiedziała, jakie słowa zranią ją najbardziej. Przez ciebie twoja rodzina musiała żyć w ukryciu. Grad żelaznych kul pomknął w stronę kopii. Szeja właśnie je rzuciła, ale miały prędkość kularmatnich. Kopia ledwo zdołała ich uniknąć i została zmuszona do odparcia kilku za pomocą truckena. Zdeterminowana, ponownie spróbowała wzniecić ciemność w sercu szei. Nawet inne plemiona królików cię porzuciły. To prawda, że tylko Haulia kiedykolwiek troszczyli się o szeę. Inne króliki wydałyby ją, gdyby wiedziały o niej. To zmusiło plemię Haulia do izolacji i nie mogli nawet handlować z innymi plemionami. W rezultacie mieli trudności związaniem końca z końcem. Musieli zdobywać całe jedzenie i inne niezbędne rzeczy sami, nie polegając na innych. Wszystko dlatego, że Shea urodziła się z maną. Od tego momentu Heulia byli traktowani jak wyrzutki. Spośród Heulia to Sam najbardziej ucierpiał, Shea wiedziała lepiej niż ktokolwiek inny, przez co przeszedł, aby ją wychować. Wreszcie widząc okazję do kontrataku, kopia wystrzeliła w Shea serię wybuchowych pocisków. Podniosła druckę na i zablokowała taklicę młota. Po raz kolejny kopia wciągnęła ją w retrospekcję. Tym razem widziała wspomnienie, kiedy inne plemię królików przybyło do wioski Heulia. Przyszli przekonać tama, by przemyślał swoją politykę izolacji. Wodu Heulia, nie możesz tak dalej postępować. My, króliki, jesteśmy już najsłabszą rasą. Czy nie powinniśmy przynajmniej współpracować, aby przetrwać na tym świecie? Nie rozumiesz? Wy, Haulia, utrudniacie też życie reszcie z nas, królików. Młoda obserwowała kłótnie ze swojej kryjówki w małej drewnianej skrzyni. Mimo, że wszystko, co mówili inni króliki, było prawdą, sama nie drgnął. Przepraszam. Jeśli potrzebujecie pomocy w czymkolwiek, możecie nas zapytać. Ale wolelibyśmy nie handlować z innymi. Tak właśnie postępują Haulia. Choć jego wyraz twarzy był pełen bólu, determinacja sama była niezłomna. Nie zachwiał się nawet wtedy, gdy inni króliki obrzucili go obelgami. Podczas całego spotkania sam tylko przepraszająco spuścił głowę. W końcu inni króliki odeszli wściekli, mimo że wszyscy powinni być sojusznikami. To właśnie tego dnia Sia zaczęła czuć się winna, że żyje. To również tego dnia zdała sobie sprawę, że musi ukrywać się przed resztą świata. Byliśmy jedynymi nieregularnymi bestiami w całej Haltinie. Nawet nasza rodzina nie była do nas podobna. Krzyknęła Kopia. Powinniśmy byli po prostu uciec sami, zostawić naszą rodzinę. Przynajmniej w ten sposób nie zginęliby za nas. To wszystko stało się, ponieważ byliśmy słabi. Słabi ciałem i słabi duchem. Gdyby tylko zamknęli się, kurwa, Szea tupnęła w ziemię z taką siłą, że lód podniósł się, tworząc tarczę. Lodowa ściana zablokowała kolejną serię wybuchowych pocisków kopii. Gdy fale uderzeniowe ucichły, Szea uderzyła pięścią w ścianę przed sobą, rozsadzając ją. Odłamki lodu poleciały do przodu, przebijając dziurę w trzeciej fali wybuchowych pocisków kopii. Następnie natychmiast rzuciła się przez otwór i rzuciła druckanem w swoją kopię. Zamknęła resztę dystansu między nimi, podczas gdy kopia była zajęta unikaniem. W panice kopia próbowała odepchnąć Szę skoncentrowaną salwą wybuchowych pocisków. Manewr obronny w stylu Szei, przetrwanie. Trudno to nazwać manewrem. Kopia miała rację, ale niestety dla niej nie miało to znaczenia. Szę skrzyżowała ramiona w kształcie litery X przed klatką piersiową i przebiegła przez ostrzał. Ulepszyła swoje i tak już szalone wzmocnienie ciała, wzmacniając je magią ewolucji. W rezultacie wybuchowe pociski ledwo drasnęły jej skórę, gdy eksplodowały. Dosłownie po prostu przebiła się. A kiedy już to zrobiła, nadeszła jej kolejna ofensywa. Ha! Zgiń! Szerja wyprowadziła prawego prostego w swoją kopię. Zablokowała go druckenem, ale nie była w stanie wchłonąć siły ciosu i została odrzucona. Gdy leciała w powietrzu, usłyszała brzęk łańcuchów. O cholera, zanim zdążyła dokończyć tę myśl, lewe ramiesza i zakończyła obrót. W jej dłoni znajdował się trzonek druckena, wciąż przymocowany do młota łańcuchem. Łańcuch owinął się wokół gigantycznego drzewa w centrum, dodając jeszcze większej siły odśrodkowej do obrotu młota. Kopia ledwo zdążyła zarejestrować, co się dzieje, zanim drucken w nią uderzył. Siła ciosu spowodowała zmianę lotów w powietrzu, wysyłając ją na boki zamiast do tyłu. Nie mogąc przerwać upadku, kopia ponownie uderzyła w ścianę. Drobne kryształki lodu przeleciały przez powietrze, mieniąc się w słabym świetle. W tej lśniącej chmurze znajdowały się również mieniące się cząsteczki, które nie były lodem. Aha, Wygląda na to, że przegrałam. Kopia smutno się do siebie uśmiechnęła. Trzymała się za ramię, a jej części zaczęły się rozpadać. Więc w końcu osiągnęłaś swój limit. Tak, nie dorównuje ci. Sze uleczyła nawet niewielkie obrażenia, które zadał jej ostrzał Kopii, za pomocą magii i regeneracji. Kopia z podziwem pokręciła głową. Naprawdę w ogóle się nie przejęłaś. Mimo, że wszystko, co powiedziałam, powinno być naszymi prawdziwymi uczuciami. Szea ani trochę się nie zachwiała. W rzeczywistości im bardziej kopia próbowała dręczyć Szeę, tym słabsza się stawała. To nie była wielka próba. Szea spojrzała na kopię i z irytacją pokręciła głową. O czym ty mówisz? Nie możesz zmienić przeszłości. Wszystko, co możesz zrobić, to nieść ją ze sobą. Ale nawet jeśli przeszłość jest nadal ze mną, przysięgłam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby przyszłość była lepsza. Tego dnia, kiedy Shaya była ścigana, patrzyła, jak jej rodzina zostaje zamordowana, a potem znowu ścigana, zobaczyła przyszłość. W głębi rozpaczy, w odchłani żalu, zobaczyła przyszłość pełną nadziei nadzieję w postaci Haimy i E. Wtedy powiedziała sobie, żeby się nie poddawać, żeby biec naprzód. Zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby sięgnąć po przyszłość, która czekała ją razem z tą dwójką. Przysięgłem, że stanę się kimś, kto będzie mógł chronić ludzi, których kocham, przed tymi, którzy próbowaliby mi ich odebrać. Pamiętasz? To było życzenie Mony, matki Szei. A Shea odziedziczyła ty wolę. Zmęczona byciem słabą, Szya zmusiła się do stania się silną. W rezultacie dawno temu pogodziłam się z całym tym cierpieniem. Szea cofnęła druckę na doronki i zarzuciła go na ramię. Wyglądała zupełnie jak wielkie drzewo. Mocna i silna, ale też elastyczna. Ciemność w sercach ludzi powinna być na tyle silna, że paraliżuje ich nawet wtedy. Nie jest łatwo uwolnić się od ciemności czającej się w ich wnętrzu. A jednak Szea to zrobiła. Możesz być mną, ale wygląda na to, że tak naprawdę mnie nie rozumiesz. Chyba to dowód na to, że labirynt jest w jakiś sposób z tobą połączony. W przeciwnym razie wiedziałabyś od początku, że Twoje słowa nie mogą mnie zranić. Rany w sercu się nie zagoiły. Nigdy nie zapomni dnia, w którym straciła tak wielu członków swojej rodziny. I bez względu na to, co mówili inni, wiedziała, że cała ta gehenna była jej winą. Ale skończyła się jej użalanie i płacz nad tym. Postanowiła odrzucić swoją słabość i przestać uciekać od konfliktów. Nic już nie mogło jej powstrzymać. Będzie dążyć do przyszłości, której pragnie. Dlaczego? Cóż, to oczywiste. Jej rodzina tak ciężko pracowała, aby ją chronić. Mimo, że byli członkami najsłabszej rasy, znosili pogardę i szyderstwa tylko po to, by ją wychować. Jej ojciec i matka tak wiele wycierpieli, by utrzymać ją przy życiu. Jej życie było dla niej cenne właśnie ze względu na to, co inni zrobili, aby je chronić. A teraz znalazła tak wiele innych rzeczy, które były dla niej cenne. Kogoś, kto ją kochał i akceptował jej miłość całym sercem. Najlepszą przyjaciółkę, której mogła zaufać i zwierzyć się. Tak wielu innych, na których jej zależało i którzy dbali o nią. Tym razem to ona będzie ich wszystkich chronić. Ciemność w moim sercu? Ach. Przepraszam, ale nie jestem jakąś tragiczną bohaterką. Szea wiedziała, że jest błogosławiona. Byli ludzie, których chciała chronić, i ci ludzie chcieli chronić ją w zamian. Mogła z przekonaniem powiedzieć, że jest szczęśliwa. I dlatego to ona nigdy by sobie nie wybaczyła, gdyby zaczęła zachowywać się jak jakaś nieszczęsna panna. Jasne, może przez chwilę bawiła się tymi uczuciami, ale to nie wystarczyło, by osłabić jej determinację. Słuchaj uważnie. Szea uśmiechnęła się bez lęku i wycelowała druckę na swoją kopię. Wyprostowała się, a z każdego jej poru emanowała pewność siebie. Nawet jej kopia nie mogła się powstrzymać od zachwytu nad tym, jak pięknie wyglądała. Następnie dumnie wypięła piersi i oświadczyła: W tej chwili jestem niezwyciężona. Nieważne, z kim walczę, nie przegram. Kropka. Jej słowa brzmiały prawdziwie. Kopia poczuła, że staje się jeszcze słabsza. Słowa miały moc zarówno wzmacniania ludzi, jak i ich osłabiania. Przeudowodniła, udowodniła, że tę próbę można pokonać wyłącznie siłą ciała i umysłu. Podjęła się jej i odniosła zwycięstwo. Labirynt nie miał innego wyboru, jak tylko zaakceptować siłę tej przeciwniczki. jej uśmiechnęła się do niej lekko. Rozumiem. Ta próba zmusza cię do pokonania samej siebie, ale ty zrobiłaś to już dawno temu. Zgadza się. W każdym razie moi przyjaciele na mnie czekają, więc lepiej mnie przepuść. Kropka. Fówku, jeszcze mnie nie pokonałaś. Zobaczmy, czy dasz radę odeprzeć mój ostateczny atak. Kropka. Dwa filary many, jeden błękitny, a drugi ciemnoczerwony, wzbiły się w niebo. Szaja i jej kopia ruszyły do przodu w tym samym czasie, pozostawiając po sobie kratery. Od zera do maksymalnej prędkości przeszły w jednym kroku. Obie wykorzystały następnie odrzut z wystrzałów Druzkena, by jeszcze bardziej przyspieszyć. Za nimi ciągnęły się smugi many, przez co wyglądały jak spadające gwiazdy. Szea skupiła się na wrogu przed sobą, a reszta świata zniknęła. Cofnęła druckena, gotowa do zamachu w każdej chwili. Nadal pędząc do przodu, obróciła się raz. Następnie z całą siłą szarży, szea zamachnęła się. Za zamachem ciągnęły się huki dźwiękowe, gdy przyspieszyła do prędkości ponad dźwiękowej. Kopia naśladowała jej ruchy dokładnie, więc czarne i szare młoty zderzyły się z niewiarygodną siłą. Zderzenie spowodowało ogłuszający huk. Fale uderzeniowe rozprzestrzeniły się od punktu uderzenia, niszcząc ziemi ściany. W Ziemi utworzył się ogromny krater, jakby jej y właśnie rzuciła na nią magię grawitacji. Z dwóch walczących, jedyną, która wciąż stała, była imponująca. Szea Kopia uśmiechnęła się lekko, chwaląc jej umiejętności. Następnie rozpadła się na masę migoczących cząstek i zniknęła. Szea stała tam w milczeniu przez kilka sekund, po czym westchnęła z ulgą. Łuski od strzelby, które zużyła do przyspieszenia, upadły na ziemię z brzękiem. Szea spojrzała na Sufit i mrknęła: Mamo, chcę stać się miłym potworem. Kiedyś w przeszłości Szea przyszła do swojej matki płacząc, że jest potworem. Wtedy ona powiedziała, nieważne co mówią inni. Jesteś tym, kim chcesz być. Masz moc, by być kimkolwiek zechcesz. To nie wystarczy. Muszę stać się jeszcze silniejsza. Stanę się tak silna, że będę mogła chronić wszystkich przed wszystkim. Stanę się miłym potworem. To właśnie ta determinacja doprowadziła Sze tak daleko. Co by pomyślała mama, gdyby zobaczyła mnie teraz? Bądź z siebie dumna. Trzymaj głowę wysoko i powiedz światu: Jestem Szechaulia. Masz z tym jakiś problem. Kropka. Szeja uśmiechnęła się, przypominając sobie słowa mamy. Idąc za jej radą, Szea uniosła wysoko głowę i powiedziała: Jestem Szea, Masz z tym jakiś problem? Kropka. W ciszy, która nastąpiła, Szea poczuła, jakby usłyszała głos swojej matki. Wyrosłaś na wspaniałego potwora, Szea. Jej królicze uszy lekko drgnęły. Następnie, jakby sam labirynt ją błogosławił, w ścianie naprzeciwko nie otworzył się tunel. Szea zarzuciła drutkę na ramię i weszła do niego bez wahania. Po pięciu minutach joggingu w słabo oświetlonym lodowym tunelu, uszy Shea się uniosły. Z przodu było słychać ruch. Uśmiechnęła się, rozpoznając dźwięk tych kroków. Za następnym zakrętem tunelu znajdował się ślepy załóg. Ale najlepsza przyjaciółka Szei, której kroki właśnie usłyszała, znajdowała się za tym ślepym załógiem. Oznaczało to, że jakakolwiek ściana stała na drodze Szei, miała zostać sproszkowana. Jej skłonności stały się ostatnio dość gwałtowne, ale jeśli chodzi o Szeę, szarżowanie do przodu z pełną prędkością było jedyną opcją. W końcu samozwańcza najsilniejsza wojowniczka nie miała się czego bać. Przeszkody są po to, by je miażdżyć. Kropka. Szea przeszła z truchtu do sprintu w ciągu jednego kroku, pewna, że za tym, co wydawało się ślepym załukiem, istniała inna ścieżka. Uniosła wysoko na i zamachnęła się z całej siły. Ura, ach co? Tuż przed uderzeniem jej młota, lodowa ściana przed nią zniknęła. Drutkę zamachnął się w próżnię, przez co Szea straciła równowagę i upadła do przodu. Prawie wbiła twarz w lód, ale w ostatniej chwili udało jej się zmienić upadek w przewrót. Następnie zerwała się na równe nogi i uniosła ręce w górę, jakby wcześniejszy akrobatyczny manewr był całkowicie zamierzony. Jej lekko zarumienione policzki zdradzały jednak, że tak nie było i że jest zażenowana swoją wpadką. Mimo to uśmiechnęła się, próbując przekonać wszystkich obserwujących, że zrobiła to celowo. Y i san. To nie tak, jak myślisz. Zrobiłam to celowo. Kropka. Szeja rozejrzała się, szukając swojej przyjaciółki. Jej ostry słuch wcześniej podpowiedział jej, że jest gdzieś tutaj. Szeja martwiła się, że Y będzie się śmiać z jej niezdarności, ale wkrótce zdała sobie sprawę, że nie ma się czym martwić. Y ująć z pewnością tu była, ale nie patrzyła na Sze. Yue była z pewnością tutaj, ale nie patrzyła na Shea. Nie zwracała też uwagi, gdy Shea zawołała ją po imieniu. Yue sam? Shea zawołała ją ponownie, ale nie było odpowiedzi. Yue stała bez słowa przed lodowym drzewem na środku, nie zadając sobie nawet trudu, by spojrzeć przez ramię. Shea nie miała pojęcia, jaki wyraz twarzy ma Yue, ale czuła, że nie powinna podchodzić bliżej. Przez chwilę Szeja martwiła się, że Yue mogła oblać próbę, ale sekundę później ten niepokój zniknął. Po bliższym przyjrzeniu się, Shea zdała sobie sprawę, że z tego pomieszczenia prowadzą dwie inne ścieżki którą Y -E musiała wyjść, i kolejna prowadząca gdzieś indziej. Jej kopii nigdzie nie było widać. Dowód na to, że Y -E rzeczywiście ukończyła swoją próbę. Myśląc, że Y -E prawdopodobnie po prostu jej nie usłyszała, szyja podeszła do środka pokoju. Wtedy to zauważyła. Uch. ku jej niedowierzaniu Y -E wyglądała na ciężko pobitą. Oczywiście, dzięki automatycznej regeneracji, Y -E nie miała żadnych fizycznych ran, ale jej poszarpane ubrania i akcesoria jasno wskazywały, że właśnie przeszła wyczerpującą walkę. Przeciwnikiem Y -E była oczywiście jej kopia. W przeciwieństwie do walki Shei, która była bitwą na czystą siłę, walka Yue była magiczną wojną. Co więcej, preferowanym stylem walki Yue było pozwolenie, by ataki wroga ją trafiały, a jej automatyczna regeneracja zajmowała się obrażeniami, podczas gdy ona koncentrowała się wyłącznie na oddawaniu ognia jeszcze potężniejszymi atakami. Logiczne było, że nie wyjdzie z tego bez szwanku. Jednak teraz, gdy walka się skończyła, Yue powinna była przywrócić swoje ubrania za pomocą magii odnawiania. Z perspektywy czasu Shea zdała sobie sprawę, że to dziwne, że Yue po prostu tam stoi, zamiast też iść naprzód. Niepewna, co jest nie tak z jej najlepszą przyjacółką, Shea wahała się, czy podejść bliżej. Ale sekundę później otrząsnęła się z tego wahania i radośnie krzyknęła, Y-san. -e Ach drgając z zaskoczenia, y Uan spojrzała przez ramię. Zobaczyła promienny uśmiech jej i zmniejszyła oczy przed jego olśniewającym światłem. Szeja, Zgadza się, Y-san. -e to ja. Szeja zaśmiała się cicho, a y uję -w, w końcu pozwoliła sobie na lekki uśmiech. Jej ramiona opadły, a ona rozluźniła wcześniej napięte mięśnie. Nasze pokoje były połączone? Wygląda na to Poszłam ścieżką, która pojawiła się po zdaniu mojej próby i doprowadziła mnie tutaj. Wygląda na to, że ty też zdałaś swoją, Y-E. nie zadała sobie trudu, by wspomnieć o podartych ubraniach y -E i zamiast tego odwróciła się do przejścia prowadzącego naprzód. MMM. To była bułka z masłem. W tym momencie y -E w końcu zdała sobie sprawę, w jakim stanie są jej ubrania. Zdając sobie sprawę, że szeja wygląda na całkowicie nietkniętą, zarumieniła się z zażenowania i szybko rzuciła na siebie magię odnawiania. Szea patrzyła, jak ubrania Y uję zszywają się z powrotem i zastanawiała się, czy wypada pytać o jej próbę. Nie było mowy, żeby Y uję się zachwiała, bo inaczej nie zdałaby próby. Ale jednocześnie było jasne, że Y wciąż się czymś martwi. Na tyle, że zapomniała naprawić swoje ubrania i nawet nie zauważyła, szei, gdy ta po raz pierwszy ją zawołała, co się stało? Y sen nie wyglądała na to, żeby aż tak bardzo wpływały na nią szepty. I nie sądzę, żeby cokolwiek, co ktokolwiek powie, mogło sprawić, że zwątpi w swój związek z Hajemesem lub resztą z nas. Z tego, co widzę, ciemność w sercu Y ma związek z jej zdradą 300 lat temu. Ale czuję, że nie jest osobą, która pozwoliłaby, by to ją teraz przygnębiało. Co jednak powinnam jej powiedzieć? Czy powinnam ją zapytać, o czym myśli? A może powinnam po prostu być przy niej, dopóki sama sobie z tym nie poradzi? Szea rozmyślała nad tym, jak najlepiej pomóc swojej najlepszej przyjaciółce. Szea, nic mi nie jest. Chodźmy dalej. Wyczuwając niepokój szei, Y uśmiechnęła się do niej. I san. Tak, masz rację. Chodźmy znaleźć Haimesa i resztę. MMM. Chcę znowu zobaczyć Haimę. Fufu, ja też. Szeja wiedziała, że Y. -e tylko próbuje być silna dla niej, co sprawiło, że jej królicze uszy opadły zmartwione, ale jednocześnie wiedziała, że nie ma sensu czekać. Poza tym, spotkanie z Haimę, żeby Y. -e mogła z nim pofirpować, było prawdopodobnie najlepszym sposobem, żeby ją pocieszyć. Szeja wzięła się w garść, a jej królicze uszy znowu się uniosły. Ruszyła naprzód z nową energią w kroku. Y. -e podążyła za nią i obie weszły do nowo otwartego lodowego tunelu. Myślisz, że wszyscy są cali? Wyglądali na to, że nie radzą sobie zbyt dobrze, gdy zaczęły się szepty, ale. MMM. Dobra uwaga. Zwłaszcza Shizuku i bohater. Byłam zaskoczona, że Shizuku-san miała takie trudności. Zawsze była taka spokojna i opanowana, gdy byliśmy w labiryncie Haltiny. Ale Kaori-san bardzo się tu o nią martwiła. Shira ma problemy, więc prawdopodobnie ma jeszcze gorzej niż Shizuku. Znowu to robisz. Y-san. -e Naprawdę lubisz Kaori-san, prawda? Nie lubię. Obie beztrosko rozmawiały, idąc przez tunel. Jak zawsze, Tosha poruszała tematy, a Y-po -e prostu odpowiadała. Ale taka była po prostu dynamika między nimi. Odpowiedzi Y. były jasne i zwięzłe, a czasami nawet żartowała. Jednak we wszystkich jej działaniach kryła się odrobina niepokoju. Szea to wyczuwała. Pomimo podtrzymywania rozmowy, myśli Y. krążyły wokół czegoś innego. Czegoś, co sprawiało, że zachowywała się odrobinę bardziej zdystansowana niż zwykle. Prawdę mówiąc, Y. wciąż myślała o walce, którą stoczyła ze swoją kopią. Naprawdę myślisz, że będziesz mogła zostać u jego boku na zawsze? Po zadaniu tego pytania, kopia Y. odzyskała znaczną część swojej siły przytłaczająca przewagę Grekule y powoli topniała, nie bądź głupia Grekule y odrzuciła słowa swojej kopii i próbowała przeforsować swoją drogę za pomocą magii i grawitacji, ale nawet gdy jej kopia została zmuszona do uklęknięcia przez moc jej magii, nadal zadawała jej cięte pytania, pomyśl o tym, dlaczego w ogóle jeszcze żyjesz to oczywiste, ponieważ Jaime mnie uratował zgadując odpowiedź Grekule, y, kopia drążyła ją jeszcze bardziej nie rozumiesz, o co mi chodzi, dobra, pozwól, że przeformułuję pytanie, dlaczego wujek nas nie zabił Y myślała, że nic, co powie kopia, nie może jej już zranić, że będzie nie w stanie wymusić sobie drogę do zwycięstwa. A jednak Y -E stwierdziła, że nie może ignorować tego pytania. Przecięło jej serce tak ostro jak ostrze. Choć nie zdawała sobie z tego sprawy, jej magia grawitacji słabła. Powinnaś wiedzieć najlepiej: Twoja nieśmiertelność nie jest do doskonała. Nie byłoby dla niego niemożliwe, żeby cię zabić. Kopia miała rację. Automatyczna regeneracja Y, -E, kamień węgielny, który wspierał jej nieśmiertelność, wymagała many do działania. Gdy jej mana została wyczerpana, Y nie mogła się już regenerować. Tego dnia, kiedy była bezlitośnie powalana raz za razem, została prawie całkowicie pozbawiona many. Zabicie jej wtedy byłoby możliwe. Dingleit był więcej niż zdolny do tego czynu. Jedynym powodem, dla którego Greku y UNE zadała tego pytania wcześniej, było to, że 300 lat więzienia odcisnęło na niej swoje piętno. Przytłaczająca rozpacz, niekończąca samotność i smolista ciemność wypaczyły jej emocje do tego stopnia, że pozostała w niej tylko nienawiści gniew. Przekonała samą siebie, że jej wujek po prostu nie był w stanie jej zabić i odrzuciła wszelkie inne możliwości, aby jeszcze bardziej podsycić swoją nienawiść. On, nigdy nie planował mnie zabić. Od samego początku, przecinek wymamrotała Igrekła y cicho, gdy dotarło do niej to oświecenie. Zgadza się, chciał cię zapieczętować. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Serce grek y ujmaliło jej w piersi. Jeśli jego celem było po prostu uzurpowanie sobie tronu, to dlaczego pozwolił żyć takiej przeszkodzie jak Igrekła? Y? To pytanie krążyło w umyśle Greku y. E. Nastąpił ogromny podmuch wiatru, a kopia odetchnęła ostatnie ślady magii i grawitacji y Następnie skontrowała serię czarnych pocisków. UGH, y nie była w stanie zneutralizować ich wszystkich, jeden trafił ją w ramię. To jedno trafienie wystarczyło, by Y-E w powietrze jak szmaciana lalka. Jej udręka psychiczna, w połączeniu z fizycznymi obrażeniami, spowodowała, że straciła koncentrację i wróciła do świata retrospekcji. Ale ta retrospekcja różniła się od poprzednich. Do tej pory wspomnienia, którym widziała, były takie, które mogłaby sobie przypomnieć sama, gdyby tylko chciała. To był fragment wspomnienia, które sama głęboko pogrzebała w swoim sercu i całkowicie zapomniała przez długie lata uwięzienia. Tak mi przyale nie ma im pewnego dnia ktoś, kogo możesz na pewno ochronić to wszystko, ale proszę, zapomnij kochaj. Fragmenty rozmowy docierały do uszu Y, -e, gdy pędziła aleją wspomnień. Głos był znajomy i miły, ale jednocześnie pełen smutku i żalu. To był głos jej wuja, leda. Wspomnienie było niewyraźne i trudno było ją usłyszeć przez szum. Y -e nie mogła wyraźnie dostrzec z wyrazu twarzy Dienleada ani jego słów. Ale wiedziała, że jest w pokoju, w którym została zapieczętowana Ponieważ jej świadomość była wtedy zamglona, jej własne wspomnienia z tamtego okresu również nie były doskonałe. Jednak wyraźnie pamiętała jedną rzecz. Coś miękkiego, co pieściło jej policzek. Mimo, że ją zdradził, mimo, że zapieczętował ją tutaj, ręka jej wuja była niezwykle delikatna. Była podobna do sposobu, w jaki Haima pieścił ją teraz. Jego dotyk był jak dotyk ojca, który uwielbia swoją córkę. Ale co z twoimi prawdziwymi rodzicami? Y ocknęła się akurat w momencie, gdy zobaczyła, że jest otoczona przez pięć żywiołaków smoków, z których wszystkie emitowały ciemnoczerwone iskry. Szybko użyła niebiańskiego upadku i przestrzennego rozcięcia, by zestrzelić kilka smoków, a następnie spróbowała zablokować resztę barierą. Jednak jej kopia wyraźnie stawała się silniejsza i nie była w stanie odeprzeć wszystkich smoków. Wieczny smok przedarł się i przeciął jej bok. Podczas gdy automatyczna regeneracja Ygrekła natychmiast uleczyła ranę, jej ubrania zostały zniszczone, i nie miała już możliwości, by je przywrócić za pomocą magii odnowy. Zamiast tego przywołała własne pięć smoków i kazała im stawić czoła kopii. Co mi zrobiłeś? Ygrekła nie powinno mieć tego wspomnienia. To nie może być prawdziwe. Spojrzała na swoją kopię, ale ta tylko pokręciła głową. To, czego ty nie wiesz, ja też nie wiem. Wszystko, co mogę zrobić, to zmusić cię do zobaczenia rzeczy, które znasz, ale udajesz, że ich nie znasz. Więc, na przykład, co z naszym prawdziwym ojcem? Kochaliśmy wuja, jakby był naszym prawdziwym ojcem, ale jakim człowiekiem był nasz prawdziwy ojciec? Co ty? Oczywiście kochał y e i został bezlitośnie zabity przez jej wuja. Ale chociaż y chciała to powiedzieć, nie mogła, ponieważ to wspomnienie nie było w niej. Nieważne, jak bardzo Y przeszukiwała zakamarki swojego mózgu, znajdowała tylko niewyraźne, niejasne jej wspomnienia Nie chodziło o to, że zapomniała o swoich rodzicach, ale raczej o to, że przez 300 lat żadne z tych wspomnień nie było wystarczająco sugestywne, by przetrwać I to uświadomienie obrzydziło Y e. Wiesz, rozumiesz to najlepiej ze wszystkich Jak twoja matka i ojciec o tobie myśleli Dziesięć smoków zneutralizowało się nawzajem, a Y i jej kopia zaczęły ostrzeliwać się nawzajem magicznymi pociskami Cały czas jej kopia kontynuowała grzebaniem w jej wspomnieniach Aletio, jesteś taką cudowną dziewczynką. Jeśli jest coś, czego chcesz, to ci to zdobędziemy. Dopilnujemy, żeby wszystko było dla ciebie idealne. Rodzice i y Grekłe nigdy jej nie skarcili. Właściwie to nigdy nawet nie brali tego pod uwagę. Jej ojciec i matka robili wszystko, o co prosiła. Można powiedzieć, że wychowywała się w troskliwym środowisku, ale czy tak naprawdę rodzice powinni postępować ze swoimi dziećmi? Wyglądało to mniej na to, że ją kochali, a bardziej na to, że ją czcili. Jedyną osobą, która kiedykolwiek skarciła Y, był jej wujek. To on nauczył ją, co to znaczy być członkiem rodziny królewskiej i co jest ważne dla ludzi. Bracie, nie możesz tego dalej robić. Nie zdajesz sobie sprawy, czym jest ta dziewczyna? I Grykoje nagle przypomniała sobie, jak jej wujek i ojciec zawsze się o nią kłócili. Kościół prosi o spotkanie? Znowu? Nie. Wszystko w porządku, ale jo. Ja się tym zajmę. Pamiętała, jak jej wujek zawsze był obecny na każdym spotkaniu, które odbywała z urzędnikami kościelnymi. A jeden raz, kiedy spotkała się z nimi, to wtedy, gdy sam nie mógł się ich pozbyć. Wtedy Y złościła się na niego za to, że jest tak nadopiekuńczy. Nadal pamiętasz, prawda? Y po raz kolejny wróciła do teraźniejszości. Coraz częściej wpadała w pułapkę swoich wspomnień. Wybuch magii przestrzennej rozerwał przestrzeń wokół niej. Y ledwo udało się uniknąć przecięcia na pół, ale jeszcze nie była bezpieczna. Jak wyglądał wujek, gdy zaczął się od ciebie dystansować? Irytacja ogarnęła Y na te słowa. Jej wspomnienia powróciły i twarz jej wuja pojawiła się w jej głowie. Chociaż starał się zachować kamienną twarz, na jego twarzy pojawił się cieniu dręki. Jego oczy wyglądały na naudręczone, jakby zmagał się z jakimś niewypowiedzianym cierpieniem. W tamtej chwili jego zmarszczki zdawały się pogłębiać, postarzając go o dziesięciolecia w ciągu jednej chwili. Ach, kolejny atak kopii trafił. Krew i skrawki materiału poleciały w powietrze, gdy magiczny pocisk przeciął nogę i y grę -E wraz z końcem jej płaszcza. Kopia odzyskała swoją dawną siłę i była tak potężna jak i y e Dopiero po zobaczeniu jej siły Gryk Ue zdała sobie sprawę, jak bardzo jest wstrząśnięta. Gdybyś nie miała kogo nienawidzić, gdybyś nie porzuciła wszelkiej nadziei i nie przestała myśleć, nie byłabyś w stanie znieść bólu. Przyjęłaś najbardziej logiczny wniosek zapewnik i przekonałaś samą siebie, że musi to być prawda. Y nie mogła temu zaprzeczyć. Czy ja zmieniłam swoje własne wspomnienia? Po raz pierwszy Y zaczęła rozważać możliwość, że prawda jest inna niż to, co pamiętała. Jednocześnie jej początkowe pytanie wysunęło się na pierwszy plan. Dlaczego mnie zapieczętował? Z powodu mojej specjalnej magii? Nie, już wiem, że to nie mogło być to. Czy to był tylko ostatni akt litości? Nie, zamknięcie mnie w wiecznym więzieniu ciemności było o wiele bardziej okrutne niż zabicie mnie od razu. Więc czy on mnie nienawidził? Nie, już sobie przypomniałam, że tak nie jest. Chociaż i Y -a nie była tego świadoma, istniała logiczna odpowiedź. Czy było coś o mnie, czego nie rozumiałam? Czy coś mnie ścigało z tego powodu? Czy dlatego wujek mnie zapieczętował? Czy to znaczy, że cokolwiek mnie wtedy ścigał, nadal tu jest? Niekończące się pytania pojawiały się jedno po drugim. Gdy Y rozmyślała, jej kopia zadała ostatnie, gryzące pytanie. Kim jesteśmy? Czym jesteśmy? Ach, y A Y nie mogła odpowiedzieć. Ponieważ ta odpowiedź ujawniłaby powód, dla którego została zapieczętowana. I y Greku nie wątpiła, że cokolwiek to było, nadal żyje. I y poczuła, jakby bryła lodu osiadła jej w żołądku. Całe jej ciało było nienaturalnie zimne. Przestała się ruszać, a jej kopia zasypała ją gradem magii. Zamiast się przed nią bronić, pozwoliła się odepchnąć. Prześlizgnęła się po ziemi, zatrzymała i jakoś zdołała wstać. Jak zawsze, jej ciało było nietknięte, ale jej ubrania były zniszczone. Jej cenny biały płaszcz był podarty i pokryty krwią. Jej kopia podeszła do niej i powiedziała raz jeszcze, nigdy nie przyszło ci do głowy, że może powinnaś pomyśleć o tym, kim i czym jesteś, prawda? Tym razem słowa, które nastąpiły, posłużyły jako cios kończący. Naprawdę myślisz, że będziesz mogła zostać u jego boku na zawsze? Pokonana Y -a nie była w stanie odpowiedzieć zdecydowanym tak. Łatwo mogła sobie wyobrazić, że to, przed czym uciekła w przeszłości, znajdzie ją ponownie w przyszłości. I ta myśl ją przerażała. Po raz pierwszy od wieków Y chciała po prostu zwinąć się w kłębek i płakać. Dla Y był światłem. Przyciął ciemność, oświetlił jej świat i dał jej ciepło, dobroci i szczęście. Oderwania się od tego byłoby tym samym, co śmierć. Kopia Y stopniowo się zbliżała. Każdy krok przybliżał Y do śmierci. Spojrzała na lodowy sufit. Jej szkarłatne oczy patrzyły na nią. Były tego samego koloru co ma na Haimę, koloru, który tak bardzo kochała. Sekundę później na jej twarzy pojawił się uśmiech. Kropka. Kopia zatrzymała się. Na jej twarzy przemknął cień wahania. Y spojrzała na nią i powiedziała cicho, nawet jeśli zniknę, on nie będzie sam. Nie, ty Haimę masz eee. I chociaż nie chcę się do tego przyznać, Kaori. Kopia patrzyła na Y z pustym wyrazem twarzy, z wciąż otwartymi ustami. Ale chwilę później zdała sobie sprawę, co Y -E próbuje powiedzieć. Spojrzała na siebie z niedowierzaniem. Widziała, co dzieje się z jej mocą. W końcu Heimenegumu naprawdę jest centrum twojego świata. Co? Oczywiście. Kopia nie słabła. Ale też nie stawała się silniejsza. Więc chociaż Y u -E stanęła twarzą w twarz z szokującym odkryciem, jej determinacja pozostała niezachwiana. Została na chwilę zachwiana, ale teraz ożyła. Naprawdę jesteście do siebie podobni. Tom kopii się zmienił. W obliczu przytłaczającej miłości wampirzej księżniczki nie widziała już potrzeby kopiowania stylu mówienia Y e. Zamiast tego spojrzała zmęczona w górę i przypomniała sobie, jak Haim również chwalił się swoją miłością do Y, pokonując własną próbę. Skończyłam kwestionować samo siebie. Wygląda na to. Ja też nie mam już wspomnień do ożywienia. Ich moc była równa. Kopia nie miała już więcej wspomnień do wydobycia. Obie strony zebrały całą swoją manę. Wlały wszystko, co miały, w jeden ostateczny atak, smoczy grom. Dwa smoki, jeden spowity złotym grzmotem, a drugi szkarłatnym, zderzyły się ze sobą. Bez względu na to, co przyniesie przyszłość, jeśli tu przegram, nigdy więcej nie zobaczę Haimę. Więc znikaj. Ach, spośród nich to smoki Y u wygrywał. Po zaciekłej walce otworzył szeroko i połknął smoka kopii w całości. Następnie połknął również kopię. Znikając, kopia Gregła y patrzyła na jej y z zirytowanym i lekko zmartwionym uśmiechem. Z jednym ostatnim rykiem smoczy gromi Greg y Ue zniknął, a wraz z nim jej kopia. Część lodowej ściany rozpadła się, odsłaniając nową ścieżkę. Jednak i y nawet na nią nie spojrzała. Zachwiała się niepewnie w kierunku lodowego drzewa na środku komnaty i wpatrzyła się w swoje odbicie. Jej determinacja była tak silna jak zawsze. Ale ta walka zasiała w jej umyśle nowe wątpliwości. Niejasny niepokój, który wyrażały, rozprzestrzeniał się w jej sercu jak delikatna mgła, przesłaniając jej myśli. Rozpaczliwie przeszukiwała swoje wspomnienia, szukając rozwiązania swoich zmartwień. Jeśli jednak jej kopia nie była w stanie udzielić odpowiedzi, oznaczało to, że po prostu nie wiedziała. W końcu wszystko, co ona wiedziała, wiedziała i greku e. Ale mimo to i y greku nie mogła powstrzymać się od przeszukiwania swoich wspomnień. Czuła się do tego zmuszona. Jeśli naprawdę było coś, przed czym jej wujek próbował ją chronić w przyszłości, i jeśli to coś miało ją znaleźć w przyszłości, to musiała i y san. Ach, Szea. I y poczuła silną dłoń na swoim ramieniu i ocknęła się z zamyślenia. Spojrzała w górę i zobaczyła Szeę, która patrzyła na nią z zmartwioną miną. Niebieskie oczy Szei spotkały się z oczami Y i Y mogła zobaczyć, jak bardzo Szea się o nią martwi. Wyglądało na to, że była tak pogrążona we wspomnieniach, że się wyłączyła. Za ścieżka, którą szli, kończyła się ślepym załukiem. I y nawet tego nie zauważyła. Zdając sobie sprawę, że nie udało jej się ukryć, jak bardzo jest wstrząśnięta, i y grekwen spuszczoną głową spojrzała w dół. Proszę, y, san. Powiedz mi, co się stało? Głoszej był cichy, ale ostry. Zdjęła ręce z ramion y i zamiast tego chwyciła ją za dłonie. Dłonie jej były ciepłe i uspokajające, przypominając y, że nie jest sama. Kropka. Ale mimo to y, nie mogła się zmusić do mówienia. Nie wiedziała, jak powiedzieć to, co chciała powiedzieć, ani czy w ogóle powinna to powiedzieć. Jej obawy o przyszłość były niejasne i niewyraźne. Nie wiedziała, jak jej wyjaśnić, a kiedy zdała sobie sprawę, jak bardzo są niejasne, nagle poczuła się zażenowana, ubierając jej słowa. Y -E była dumna z tego, że jest starszą siostrą dla Szei. Niestety dla YUE cała jej niepewność wzmocniła pragnienie Szei, by dowiedzieć się, co trapi jej najlepszą przyjaciółkę. Szeja nie czuła już, że może spokojnie czekać, aż Y -E będzie gotowa do rozmowy. Jej ostre spojrzenie jasno dawało do zrozumienia, że w ten czy inny sposób wydobędzie z YUE prawdę. Zdając sobie sprawę, że nie może dłużej oszukiwać Szei, Y -U -E westchnęła. Ale nawet jeśli była gotowa się wytłumaczyć, nadal nie wiedziała, jak wyrazić swoje obawy. Przepraszam, Szeja, sama jeszcze nie poukładałam sobie uczuć, więc nie możesz mówić o tym, co cię trapi MMM. Moja podróbka powiedziała mi wiele rzeczy o mojej przeszłości. Oczywiście to nie zmieniło moich uczuć do ciebie, ani Hajime, więc mogłam przejść próbę, ale zdałam sobie sprawę, że mogę źle pamiętać niektóre rzeczy. Chcę najpierw wszystko uporządkować, zanim ci to wyjaśnię, więc możesz poczekać chwilę? Rozumiem. Szeja wciąż nie była usatysfakcjonowana. Nie dawała żadnych oznak, że puści dłonie Greku y E. Widząc, jak uparta jest Szeja, Y uję -E się uśmiechnęła. Jej uśmiech był pełen miłości i zaufania do jej najlepszej przyjaciółki. Stała się silna, Szeja. Kiedy się po raz pierwszy spotkały, Szeja była beką i strachliwą kocią, bezwartościowym królikiem, który kurczowo trzymał się y -E Greku i Ale ciężko pracowała. Ciężej niż ktokolwiek inny. Nieważne, ile płekała, nieważne, jak żałośnie wyglądała, pokryta błotem i krwią, ani razu się nie poddała. Zanim Y uję -E się zorientowała, Szeja stała się tak silna, że to ona ją chroniła. Pogodna, prostolinijna natura Szei uratowała Ygrekłe więcej razy, niż mogła zliczyć. Chyba nie jest ciągle myśleć o tobie jako o siostrze. Co? Y. wyciągnęła swoje dłonie z dłoni Szei, a potem chwyciła je od zewnątrz. Przekazała Szea swoje ciepło, tak samo jak przed chwilą. Y. sam? Szea spojrzała na nią zdezorientowana. Y. spojrzała na nią i zaśmiała się. Nieokreślony strach, który zadomowił się w sercu Y, zniknął. W jego miejsce zapłonęła potężna determinacja. Wyraz twarzy Y. stał się zdecydowany i powiedziała, Szea. Tak, o co chodzi, y sam? Wyraz twarzy Shea stał się jeszcze bardziej zmartwiony, ale Y -E nie uchyliła się od jej wzroku. Jej rubinowo-czerwone oczy były pełne zaufania do jej najlepszej przyjaciółki. Jeśli coś mi się stanie, zaopiekuj się Heimem dla mnie. Kropka. Shea za nie mówiła. Jej oczy otworzyły się szeroko i w osłupieniu wpatrywała się w Y. -E. Jej reakcja była całkiem naturalna. To była ostatnia rzecz, jakiej Shea spodziewała się po Y. -E. Mimo to Y -E była pewna, że Shea uśmiechnie się uspokajająco i powie, oczywiście, możesz na mnie liczyć. Jednak żartujesz sobie, kurwa, Huch. Ku zaskoczeniu Y, -E, głos Szei był lotowaty. Jej wyraz twarzy stał się płaski, pozbawiony emocji. Ale im wyglądało na to, że zmusza się do stłumienia emocji i zachowania stoickiego spokoju. Y -E była tak zaskoczona reakcją Szei, że na chwilę zapomniała oddychać. Ale chwilę później odzyskała determinację. Yue nie żartowała. Nie było nikogo innego, komu by na tyle ufała, żeby to powiedzieć. I potrzebowała, żeby Sze zaakceptowała jej prośbę. Nie. Mówię to, bo jestem zdecydowana. Jesteś zdecydowana. Szeja zacisnęła zęby i zmrużyła oczy. Pomimo miażdżącego spojrzenia szei, y uję -e się nie cofnęła. Niezdolna do utrzymania emocji i ryzach, fasada obojętności Szei rozpadła się. Smack. Głośny dźwięk rozległ się w tunelu. Ach. Zanim Greg y zdążyła zareagować, Szeja ją spoliczkowała. A raczej y u -e była tak zaskoczona, że nie mogła zareagować. I y u -e nigdy w najśmielszych snach nie przypuszczała, że Szeja zareaguje w ten sposób na szczerą prośbę. Chociaż Szeja nie użyła wzmocnienia ciała, żeby zwiększyć siłę uderzenia, to też się nie powstrzymywała mrgając z niedowierzaniem, Y podniosła rękę do policzka. Szea, proszę, cofnij to. Kropka. Cofnij te bzduro o tym, że chcesz, żebym się zajęła Mesanem, jeśli coś ci się stanie. Twarz jej drżała z wściekłości. Była o krok od całkowitej utraty kontroli. Oczy Y uję się zmrużyły, a niedowierzanie zastąpiła złość. Mówisz, że moja determinacja, moja wiara w ciebie to tylko bzdury? Dokładnie to mówię. Niebieskie oczy szej wpatrywały się głęboko w ciemnoczerwone czerwone oczy Y e. Obie wiedziały, że żadna z nich nie ustąpi ani na krok. Dlaczego? Pomyślała Y u e. Dlaczego jest taka wściekła? Dlaczego nie chce zaakceptować mojego zaufania do niej? Smutek zmieszał się ze złością narastającą w sercu Y. -E. W tym samym czasie Shea również pomyślała, dlaczego? Dlaczego powiedziałabyś coś tak smutnego? Shea i Y -E wpatrywały się w siebie w milczeniu przez kilka minut. Gdyby ktokolwiek inny z drużyny był obecny, byłby oszołomiony. Shea i Y -E były tak blisko, że nikt nie spodziewałby się, że poważnie się na siebie wściekną. Pierwsza ruszyła się Shea. Odskoczyła do tyłu i uniosła drucken, opierając go na ramieniu. Wygląda na to, że słowa cię nie przekonają. Nie wiem, co ci na opowiadał ten fałszywiec, ale to dość smutne, widząc najsilniejszego wampira na świecie w tak żałosnym stanie. Chyba muszę wybić z ciebie to tchórzostwo. Spirala jasno-niebieskiej many wystrzeliła w górę szei. i Łę, która nie była przygotowana na prawdziwą walkę, wyglądała na zaskoczoną. Szea, poczekaj jej słowa przerwał pełen mocy zamach szei. Y.K. -E pospiesznie cofnęła się, ledwo unikając drutkiem. Ziemia, na której stała, eksplodowała. Odłamki lodu poleciały we wszystkie strony, gdy w podłodze utworzył się ogromny krater. Chociaż ziemia natychmiast zaczęła się regenerować, siła ciosu dowiodła, że Szea mówiła poważnie Szea, zabierasz ten żart za daleko Żart? Nadal jesteś na wpół śpiąca, czy coś? Skoro, jak widać, nie rozumiesz, to ci to wyjaśnię Mówię cholernie poważnie Y-san, dopóki nie cofniesz tych zdur, który właśnie powiedziałaś Naprawdę cię pobije. Szea, dlaczego? Naprawdę nie rozumiesz? Niewiarygodne Zwykła Y-san, Y-san, którą znam, nigdy nie zachowywałaby się tak słabo Obudź się, do cholery jasnej Szea ponownie zamachnęła się, drucka nam z całej siły. Przyspieszył on, przekraczając barierę dźwięku, tworząc przed sobą białą powłokę. Y -E użyła magii grawitacji, żeby upaść do tyłu, ledwo unikając młota. Poziomy zamachszej chybił, a druckan uderzył w ścianę, roztrzaskując ją. Nie zważając na szkody, jakie wyrządzała, Szea wyprowadziła serię zamachów. Każdy z nich miał taką samą siłę rażenia, jak spadający meteor. Co gorsza, przejście było dość wąskie. Nie było gdzie uciec, a walka w zwarciu nigdy nie była specjalnością Y-e. To była tylko kwestia czasu, zanim zostanie uwięziona. Jednak y ue była bardziej zirytowana niż przestraszona tym, że została osaczona. Przez już. Czy zdajesz sobie sprawę, ile odwagi wymagało zebranie tej determinacji? y weszła w burzę zamachów i rzuciła upadek niebios. Grawitacja popchnęła Druckę w stronę podłogi, zmieniając trajektorię zamachu Shei. y następnie zeskoczyła z młota, który utknął w ziemi, obróciła się w powietrzu, a następnie rzuciła kryształową trumnę bezpośrednio na trzę. Zanim wylądowała za dziewczyną królikiem, udasze był były pokryte lodem. Przypomniało to szei czas, kiedy tenowała z Y, -e, żeby zasłużyć na prawo do dołączenia do drużyny hajmego. Wtedy ta sama kryształowa trumna była wystarczająco potężna, żeby natychmiast uwięzić ją w lodzie, pozostawiając ją szlochającą. To nazywasz determinacją? Rach. Ale teraz takie zaklęcie nie wystarczyło, żeby ją choćby spowolnić. Wystarczył jeden atak. Shay uderzyła pięścią w ziemię, roztrzaskując pobliską podłogę wraz z kryształową trumną. Jej pięść miała większą siłę uderzenia niż kula armatnia. I y -e zatoczyła się od fal uderzeniowych wysłanych przez cios -i, z niedowierzeniem na twarzy. Była pewna, że włożyła w zaklęcie wystarczająco dużo meny, a jednak z łatwością je roztrzaskała. Z bardzo niekobiecym pomrokiem szare podniosła druckiem brutalną siłą, walcząc z ogromną grawitacją, która na niego naciskała. Następnie nacisnęła spust na rękojeści, przekształcając go w tryb bombardowania. Bez wahania wystrzeliła w Y serię pocisków ze strzelby. Korytarz był zbyt wąski, nie pozostawiając miejsca na unik. Y nie miała wyboru, jak tylko postawić barierę. Grat eksplodujących pocisków uderzył w barierę, rozprzestrzeniając fale uderzeniowe po jej powierzchni. Przez chwilę korytarz wypełniły zmarszczki niebieskiej many. Szea, przestań już to moja kwestia. Y. San. Tu w końcu masz ochotę cofnąć swoje słowa? Dlaczego? Dlaczego? Naprawdę nie wiesz? Kropka. Niekończący się ostrzał eksplodującymi pociskami zaczął tworzyć pęknięcia w barierze Y. E. Naprawiała je natychmiast, ale przytłaczająca presja ostrzału utrzymywała ją w miejscu. Chociaż nawet gdyby tak nie było, pytanie Szea sprawiło, że Y. -e zamarła w miejscu. Y. -e patrzyła na swoją najlepszą przyjaciółkę przez barierę i morze pocisków. Dlaczego jej zaufanie do Szea tak bardzo ją wkurzało? Nie mogąc zrozumieć działań Shea, Y zmarszczyła brwi w frustracji. Ale kiedy lepiej przyjrzała się wyrazu twarzy Shea, Y -u westchnęła. Shea wyglądała na zrozpaczoną. Y -u -e też była smutna, oczywiście, ale Shea wyglądała o wiele gorzej. Łzy napływały jej do oczu i chociaż krzyczała, było oczywiste, że Shea była bardziej smutna niż zła. Słowa Y -u -e głęboko ją zranili. Shea ponownie pociągnęła ze spust, głośne kliknięcie rozległo się echem w korytarzu. Ale żadne pociski nie wyleciały. Shea skończyła się amunicja. W ciszy, która nastąpiła, Shea powiedziała smutno, jeśli próbujesz powierzyć mi go, czy to nie znaczy, że nie sądzisz, że będziesz w przyszłości, Y-san? Shea, naprawdę myślisz, że zaakceptowałabym taką przyszłość? Naprawdę myślisz, że po prostu powiedziałabym, jasne, zostaw to mnie? Kropka. Że zaakceptowałabym twoją chujową prośbę? Wreszcie Y zrozumiała źródło gniewu I Y myślała, że jej prośba była sposobem na wyrażenie zaufania do Szea. Chociaż prawdą było, że y ufała Szea swoim życiem, sposób, w jaki sformułowała swoją prośbę, był zupełnie błędny. Szea kochała Y. -E. Nic więc dziwnego, że prośba oparta na śmierci Y -E nie byłaby czymś, co Szea chciałaby usłyszeć. Nawet jeśli Y -E złożyła tę prośbę z wiary. Szea nigdy nie zaakceptowałaby przyszłości, w której Grek y umarła. Zdając sobie sprawę, jak bardzo zraniła Szea Y -E zmarszczyła brwi. Mimo to Y -E nie mogła sobie pozwolić na ryzyko, czym ona właściwie była? Dlaczego jej wujek ją uwięził? Dopóki nie zrozumiałaby tych dwóch rzeczy, muszę przygotować się na najgorsze. Y nigdy nie cofnie swoich słów. W tym momencie Szea całkowicie pękła. Jakby mnie to kurwa obchodziło? Ach! Krzycząc z frustracji, Szea rzuciła się na Y jak ludzka kula armatnia. Nagły atak sprawił, że Y na chwilę się zachwiała. To chwilowe wahanie było wszystkim, czego potrzebowała supermocna dziewczyna królik. Szea cofnęła druckę, a następnie powiększyła jego wagę za pomocą magii i grawitacji i wzmocniła się do granic możliwości. Wlewając cały swój smutek i frustrację w jeden cios, zamachnęła się. Wak. Bariera Y roztrzaskała się jak szkło, a pełna siła młotasza uderzyła ją prosto w klatkę piersiową. Powietrze zostało wyssane z jej płuc, gdy została wyrzucona do tyłu z niewiarygodną prędkością. Ale szaja na tym nie poprzestała. Obróciła się z siłą własnego zamachu i kontynuowała szarżę w kierunku Y. -E. Niczego nie rozumiesz? Y -E san. Odwinęła się jak miotacz i rzuciła drucken w Y. -E. NGH. Święta ziemia. Bariera utworzyła się wokół Y -E akurat w samą porę, by zablokować Druckien. Jednak prędkość, z jaką sha'ya go rzuciła, zwielokrotniła jego niszczycielską moc. Nastąpiła eksplozja, gdy Drucken przebił się przez barierę, jego prędkość nie została zahamowana. Gdy Grękłę y zbliżała się do ślepego załuka, do którego szli, ściana zaczęła się rozpuszczać. Ale rozpuszczała się zbyt wolno, by Gła y lub szybka piłka sza mogły przez nią przejść. Uderzenie Drucken wywołało falę uderzeniową, która zniszczyła pobliski lud i wysłała Yła przez nowo utworzony otwór, jego energia wreszcie się wyczerpała, drucken upadł na podłogę. W tym samym czasie Y upadła na podłogę i ślizgała się po niej. Kiedy się zatrzymała, podniosła się na jedno kolano i zaniepokojona wpatrywała się w zawaloną ścianę. Właśnie wtedy, co co? Co się stało? Rozległy się dwa zdezorientowane głosy. W szczególności Kaori jej kopia. Obie krzyżowały miecze, ale obie były tak zaskoczone nagłym wtargnięciem, że zapomniały o swojej bitwie. Nie zważając na ich zdziwienie, Szea przebiła się przez kruszący się otwór i weszła do pokoju. Jej uszy i ogony były sztywne. Pociągnęła za uchwyt druckę, a odwrócił do niej. Wylądował na rączce z satysfakcjonującym brzękiem. Szea następnie zamachnęła nim do tyłu i zaczęła stukać nim w ramię. Pozwól, że przypomnę ci, jak powinna wyglądać prawdziwa determinacja, Greco-san. Lepiej nie lekceważ tej dziewczyny królika. Zwracając się do Y, -E, szyja wyciągnęła druckiem przed siebie. Była zbyt wściekła, by przejmować się teraz otoczeniem. To była pierwsza poważna walka, jaką którakolwiek z nich stoczyła z przyjaciółko od urodzenia. Kaori i jej kopia patrzyły zdezorientowane, ich bitwa została prawie zapomniana. Cofnijmy im zegar o kilka minut. Jak wszyscy inni, Kaori znalazła się w otwartym pokoju z lodowym drzewem pośrodku i została zmuszona do walki ze swoją kopią. Próba tego rodzaju, w której została zmuszona do stawienia czoła swoim najbrzydszym stronom, była szczególnie trudna, biorąc pod uwagę jej przeszłość. Ale była przygotowana. W końcu Kaori wiedziała lepiej niż ktokolwiek inny, ile pęknięć ma jej serce. Obiecałyśmy chronić hamekuna, ale zawiodłyśmy. Byłyśmy zazdrosne o y i -e, ponieważ czułyśmy, że nie możemy się z nią równać. Dlaczego nie byłyśmy wyjątkowe? Dlaczego tylko my byłyśmy słabe? Nawet porzuciłyśmy nasze pierwotne ciało, aby stać się silniejszymi, więc dlaczego on wybrał Shea, a nie nas? To my miałyśmy być u jego boku. To my kochamy go najbardziej. Nie chcemy go stracić. Nie zabieraj go nam. Słowa kopii trzymały się Kaori, wciągając ją w bezdenne bagno. Chciała zatkać uszy, odwrócić wzrok i krzyknąć, że nigdy o niczym z tych rzeczy nie myślała To tak, jakby kopia wiedziała dokładnie, co powiedzieć, żeby wcierać sól w jej psychiczne rany Ból był tak nieznośny, że Kaori chciała krzyczeć Rzucać obelgami w swoją kopię i nazywać ją kłamcą Ale zamiast tego, hach, NGH Zrobiła krok do przodu Bez wahania, niezachwiana, kontynuowała marsz naprzód Wykorzystując swoją frustrację, by podsycić swoją agresję, ciągnęła w dół swoimi bliźniaczymi ostrzami Każdy z jej ciosów był niewiarygodnie celny tak bardzo, że kopia została odepchnięta. Kaor nie uderzała w ślepej furii. Wiedziała, że pokonanie jej kopii będzie oznaczać pokonanie jej własnej słabości i uderzyła z chirurgiczną precyzją. Jej duch płonął pięknie, odziany w boskie ciało apostoła Boga. Jej srebrna postać starła się z czarna postacią jej kopii. Obie tańczyły po polu bitwy, ich włosy rozwiewały się za nimi. Ich miecze zderzały się niezliczoną ilość razy, wysyłając w powietrze deszcz i skierniczym meteory. Bitwa była intensywna, ale miała też w sobie mistyczne piękno, jak starożytne taniec. Shinto. Z biegiem czasu Kaori stawała się coraz lepsza w radzeniu sobie ze swoimi mentalnymi bliznami, co z kolei zwiększało jej moc. Jach! NGH stała się jeszcze szybsza. Nie mogąc wytrzymać natarcia, kopia odskoczyła. Następnie wystrzeliła w Kaori wiązką o czarnej dezintegracji. Kaori ustawiła czubek swojego miecza w jednej linii ze swoją kopią i uwolniła własny podmuch dezintegracji. Dwie wiązki zderzyły się, wysyłając falę unicestwienia. Wszystko, czego dotknęły fale, zostało natychmiast unicestwione. Twoja zazdrość, frustracja, niecierpliwości i kompleks niszczości nie zniknęły. Nadal jesteś tak samo brzydka jak wcześniej, więc dlaczego stajesz się silniejsza? Nawet jeśli moje uczucia się nie zmieniły, nadal mogę się rozwijać. Głos Kaori był zaskakująco delikatny. Kopie przeszedł dreszcz i spojrzała przez ramię, jednocześnie utrzymując wiązkę. Jak się obawiała, Kaori zdołała stworzyć magiczny krąg w powietrzu za nią, używając swoich piór. Uderzenie pioruna. Potrafisz teraz nawet rzucać zaklęcia na odległość. Kopia rozwinęła skrzydła i wzbiła się w powietrze. Od początku bitwy minęło około 30 minut. Przez cały ten czas Kaori nie była w stanie użyć swoich piór do stworzenia zdalnych magicznych kręgów. Ale Kopia nie miała czasu na przetworzenie tego wydarzenia, ponieważ Kaori rozwinęła własne srebrne skrzydła i ruszyła w pościg. Zamachnęła się swoimi ostrzami, a Kopia uniosła swoje, by zablokować atak. Rozległ się głośny metaliczny dźwięk, gdy cztery mieczeń się zderzyły. Ja? Nie staję się silniejsza? Do tej pory Kopia stale rosła w siłę. Z każdą uszczypliwą drwiną serce Kaori było coraz bardziej zranione. Ale teraz to też przestało się dziać. Widząc cię w ten sposób, uświadamiam sobie, jak bardzo jestem egocentryczna, mruknęła Kaori. Ale mówiła bardziej do siebie niż do swojej Kopii. Byłam taka w szkole, a nawet wtedy, gdy zostawiłam shizuku kuchan, żeby dołączyć do Haimakuna. Przez dwa lata Kaori była całkowicie pozbawiona samoświadomości. Jedyna, czego chciała, to porozmawiać z chłopakiem, którego kochała, ale nie była w stanie znaleźć sposobu, by to się stało. I tak desperacko rzuciła się na niego, sprawiając kłopoty wszystkim dookoła. Wiedziała, jak wielką stratą będzie dla kołkiego i reszty jej odejście z drużyny. Ale nawet wtedy cudownie spotkała się ponownie z chłopakiem, o którym myślała, że nie żyje. Nie mogła znieść, że inne dziewczyny są bliżej niego niż ona, więc postawiła swoje uczucia ponad dobro drużyny. Zgadza się. To żałosne. Jesteśmy tak egocentryczne, że to obrzydliwe. Zważywszy na to, jak bardzo kopia została już wzmocniona, była o wiele silniejsza od Kaori. Odepchnęła jej miecze na boki i wystrzeliła w nią serię dezintegrujących piór. Kaori lawirowała między atakami śmierci i powiedziała cicho, chcę się zmienić. Chcę być miła jak Greku y E. Silna jak Szea. Mądra jak Tio. I słodka jak Shizuku Han. Chociaż był w trakcie walki, cichy głos Kaori niósł się daleko. Przez chwilę kopia myślała, że Kaori jest szczera co do swojej zazdrości, ale chwilę później zmrużyła oczy. Tuła, że słabnie. Kaori odwróciła się w powietrzu, pozwalając kilku piórom uderzyć w siebie. Udało jej się jednak uniknąć śmiertelnych obrażeń i zatrzepotała skrzydłami, by przyspieszyć. Poruszała się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, tak szybko, że zostawiała za sobą powidoki. Nie tylko wydawała się kopii szybsza, bo te słabła. Naprawdę stawała się coraz szybsza. Był jeden powód nagłego wzmocnienia Kaori. W końcu uczyła się, jak w pełni wykorzystać potencjał ciała, które zamieszkiwała. Długie godziny tanningu w końcu zaczęły przynosić efekty Jej rozwój, jak to ujęła, był czymś więcej niż tylko mentalnym Kaori wyprowadziła serię błyskawicznych zamachów mieczem Kopia odbiła je wszystkie, polegając na swoich wzmocnionych odruchach I powiedziała z przekonaniem, rozumiem Powodem, dla którego słabne, mimo że nie znalazłaś sposobu na rozpuszczenie swoich negatywnych uczuć Jest to, że idziesz naprzód, mimo że wiesz, że nosisz w sercu tę ciemność Jeszcze przed rozpoczęciem tej próby już zaczynałaś się rozwijać Kaori atakowała bezlitośnie, jej miecze kreśliły srebrne łuki w powietrzu. Jej niezrównane umiejętności władania mieczem naprawdę osiągnęły poziom noint. Chociaż tylko o milisekundy, kopia była teraz wolniejsza. Miecze Kaori zaczęły ocierać się o kopię, zadając jej liczne powierzchowne rany. Czując satysfakcję, powiedziała, to prawda, byłam zazdrosna o Shea. Ale jednocześnie byłam szczęśliwa. Kiedy Kaori zobaczyła, jak Jaime akceptuje Szea, była zazdrosna, jasne. Ale była też szczęśliwa, że jedno z jej przyjaciółek spełniło swoje życzenie. Y naprawdę mnie wkurza. Ale jednocześnie chce, żeby była w pobliżu. Kaori nigdy więcej nie pozwoli, by jej poczucie niższości stanęło jej na drodze. Pokonała ją w zatopionych ruinach mylusinę. Udało mi się nawet zrozumieć, co czuje shizuku Han. Kaori nadal była tak samo lekkomyślna i bezpośrednia jak wcześniej, ale przynajmniej teraz była bardziej świadoma swojego otoczenia. Zamiast pogrążać się w zazdrości i nienawiści, postanowiła skupić się na doskonaleniu siebie. Kaori mierzyła się ze swoimi negatywnymi emocjami na długo przed dotarciem do tej próby. Dlatego właśnie boję się brzydopy w moim wnętrzu, ale nie odwrócę się od niej. Kaori rzuciła jedno ze swoich magicznych zaklęć ewolucji, usunięcie ogranicznika. W ten sposób była w stanie symulować zaklęcie limit Break, którego Noint była w stanie użyć. Odziała się w srebrną manę i ruszyła do przodu z niespotykaną prędkością. Pod każdym względem dorównała Noint pod względem siły. Nigdy nie przegram sama ze sobą. Będę chronić ludzi, których chcę chronić i wrócę do domu do Japonii ze wszystkimi. Wygląda na to, że nie ma już potrzeby słów. Wygląda na to, że nie będę już silniejsza. Kopia uśmiechnęła się, gdy jeden z mieczy Kaori posłał ją w powietrze. Pomimo przeniesienia auł, Kaori nadal była niewątpliwie człowiekiem w sposobie, w jaki się rozwijała. Kopia wylądowała chwiejnie na ziemi, a Kaori stanęła naprzeciwko niej. Przez kilka sekund patrzył na siebie w milczeniu. To koniec. Nadchodzę. Bardzo dobrze. Pokaż mi wszystko, co masz. Udowodnij, że masz to, czego potrzeba, by odciąć naszą słabość. Dwie spadające gwiazdy poleciały w swoim kierunku jedna srebrna, druga czarna. Zderzyły się na środku pomieszczenia, tuż obok lodowego drzewa. Fale uderzeniowe rozchodziły się od ich mieczy, a wokół nich wirowały many. Oboje byli sobie równi, ale tylko przez chwilę. Wkrótce miecze Kaori zaczęły spychać kopie do tyłu. Niczym światło słoneczne przeganiające ciemność, jej srebrna mana zaczęła niszczyć czarną manę jej kopii. Kaori i jej kopia spojrzały sobie im w oczy, ich twarze dzieliły centymetry. Oczy Kaori płynęły dziką determinacją, podczas gdy oczy jej kopii były ciemne i ciche, jak niebo podczas nowiu. Uśmiechając się słabo, kopia zamknęła oczy i pogodziła się ze swoim losem. Wyglądało to prawie tak, jakby kąpała się w świetle many Kaori. Ale tuż zanim Kaori zadała ostateczny cios, część ściany rozpadła się. Rozległ się ogłuszający huk, a znajoma blondynka wtoczyła się do pokoju. Co, Co? Co, co się właśnie stało? Kaori i jej kopia spojrzały na siebie zdezorientowane. Kiedy Kaori zdała sobie sprawę, że blondynką leżącą na podłodze była Y, a za nią podążała Shea, początkowo odetchnęła z ulgą. Ale potem zdała sobie sprawę, że Y się poci, a jej wyraz twarzy jest napięty, podczas gdy Shea wyglądała wręcz groźnie. Ponownie zdezorientowana, Kaori próbowała rozwikłać sytuację. Zanim jednak zdążyła pozwól, że przypomnę ci, jak powinna wyglądać prawdziwa determinacja, Y-san. Lepiej nie lekceważ tej króliczej dziewczyny. Szczęka Kaori opadła z szoku, gdy zobaczyła, jak Shea celuje w Y e. Nigdy wcześniej nie widziała jej tak wściekła i nie miała pojęcia, co się dzieje. Chwilę temu miała zamiar zakończyć cieplicką walkę między nią a jej kopią, dopełniając swój nieco tradycyjny, ale mimo to znaczący łuk rozwoju osobistego. Ale teraz Y -e i Shea wtrąciły się z własnym pojedynkiem, a Kaori nagle poczuła się pominięta. Kopia, będąc produktem labiryntu, już wiedziała, że Shea i Y -e przeszły swoje próby. Jednak nadal nie miała pojęcia, dlaczego dwie sojuszniczki walczą ze sobą. Dla nich wyglądało to tak, jakby Y i Shea toczyły walkę na śmierć i życie Ich miecze wciąż zablokowane, Kaori i jej kopia wpatrywały się w siebie Doszły do jakiegoś porozumienia i skinęły głowami Kaori odwróciła się do swoich dwóch przyjaciółek, hartując się Eee, -E -E Y? Shea? Co wy Posłuchaj, moje wspomnienia nie są zamknij się, kurwa Nie obchodzi mnie, jaki masz powód Y-san, -e którą z nami kocham, nigdy by się tak nie zachowywała Nigdy nie zrezygnowałaby ze swojej pozycji jedynej osoby wyjątkowej dla Heimesana. Co masz na myśli, mówiąc, musisz przygotować się na najgorsze? Kropka. Ty choler na tchórzu. Wyraz twarzy Igrekła Nigdy nie spodziewała się usłyszeć jadowitych Obelkotrzei, jedynej członkini drużyny, która traktowała wszystkich z życzliwością. Tymczasem Kaori zaczęła płakać. I i całkowicie ją ignorowały. Kopia cofnęła miecz i delikatnie poklepała ją po ramieniu. Choć była produktem labiryntu, nawet ona nie mogła powstrzymać się od współczucia jej losowi. Powód, dla którego została mu więziona, nie był tym, co myślałam. Jednak Y już nie wiedziała, jaki był ten powód, dlatego chciała być gotowa na wszelki wypadek. A jedyną osobą, na którą mogła liczyć, była Shea, osoba, której ufała najbardziej. Dlaczego nie rozumiesz, jak się czuję? Nieważne jednak, jak szczere były prośby Y, -E, Shea nie zamierzała słuchać. Gówno mnie to obchodzi. Shea bez wahania odrzuciła wyjaśnienie Y. -E. Nie obchodziło jej, jakie szokujące prawdy odkryła Y. -E. Nigdy nie zaakceptowałaby przyszłości bez Y. -E. Nie zaakceptowałaby też niczego, co Ygrekła miałaby do powiedzenia, dopóki Grekła y nie uwierzyłaby, że ma przyszłość. Dlaczego nie rozumiesz? Jak się czuje? Smutek i frustracja Szei z powodu uporu Ygrekła zamieniły się w gniew. Jeśli ktoś stanie nam na drodze, zabijemy go i będziemy iść naprzód. To było nasze motto przez cały ten czas, prawda? Więc co to, do cholery, jest to pieprzone przygotowywania się na najgorsze? Ty głupi karłowaty wampirze! Szea była tak zdenerwowana, że teraz po prostu rzucała obelgami na oślep. Kaka to karłowaty? Fufufufu, teraz przesadziłaś. Tym razem i y pękła. Wszelka sympatia, jaką mogła żywić do uczyć Szei, zniknęła. Jej oczy zabłysły dzikim światłem. Próbowała grać miło, a to tylko uczyniło Szęzę zrozumiałą. Szeja zobaczyła gniew w oczach Igrekła y i prychnęła. Nadymała pierś, pokazując różnicę między swoimi a y i atutami. Wyraźnie próbowała sprowokować Greku y. e. Grzmot rozległ się, gdy Grekła y rozpoczęła proces przywoływania swojego świetlistego smoka. Wyglądała absolutnie morderczo. Pole bitwy nagle stało się o wiele bardziej niebezpieczne. Kaori i kopia obie podniosły ręce do ust i patrzyły z niepokojem. Błyskawica uderzyła w ziemię za Y, -e, gdy mruknęła, to twoja ostatnia szansa, żeby to cofnąć, ty bezwartościowy króliku. Szea spokojnie odpowiedziała, to moja kwestia, ty stary Karle. Nie było już odwrotu. Y i sze wpatrywały się w siebie, ich usta drgały. Obie były wściekłe. Kaori nieśmiało wtrąciła się, Ee, -e -e", wy dwie, mogłybyście się na chwilę uspokoić? Nie wiem, co się stało, ale wygląda na to, że trzeba ci przypomnieć, która z nas jest silniejsza. Zamienię cię w pieczonego królika. HMPH, nie martwię się od chórzliwego Karła takiego jak ty. Tym razem na pewno cię pokonam. Y, I Grekła i ignorowały próby mediacji kory. To miała być ich pierwsza poważna bitwa od czasu, gdy się poznały. Grzmiący smoki Grekła y, ruszył naprzód z rykiem, sygnalizując rozpoczęcie walki. Rzucił się na Sze, zamierzając smażyć ją na chrupko. Sze odpowiedziała, rzucając się do przodu z wybuchową siłą. Machnęła druckenem na boki. Fale uderzeniowe od ciosu był na tyle silne, że zakłóciły pole grawitacyjne smoka. Bez grawitacji, która by go trzymała w całości, jego błyskawice strzelały chaotycznie. Z włosami powiewającymi za nią, Kaori patrzyła na walkę tych dwojga z błędnym wzrokiem. Och, tak. Te dwie są najlepszymi przyjaciółkami. Oczywiście mnie zignorują. Cóż? Chyba jednak jestem bezużyteczna. Ha co? Moja moc wraca? Ogarnij się, ty głupia kobieto. Widzisz? Wiedziałam. Jestem po prostu głupią porażką. Czekaj, nie, nie to miałam na myśli. Wcale nie jesteś głupia. Te dwie są po prostu tak pochłonięte walką, że nie zwracają na ciebie uwagi. To nie dlatego, że jesteś łatwa do zignorowania, czy coś? Wiedziałam. To tak, jakbym dla nich nie istniała. Ach, znowu staję się silniejsza. Kaori była tak żałosna, że kopia, część próby labiryntu, próbowała ją pocieszać. Takiego widoku nigdy wcześniej nie widziano i prawdopodobnie nigdy więcej nie będzie. Walka Y-szej stawała się jeszcze bardziej zaciekła, ich koncentracja skupiała się wyłącznie na sobie nawzajem. Zmuszę cię do zjedzenia twoich słów, ty pieprzony zboczony wampirze. Sama tak mówisz, ty ekshibicjonistyczny kuliku. Kogo nazywasz ekshibicjonistką? To ty ciągle skaczesz na Heimessana publicznie. Czy mówisz, że jestem taka jak ty Znowu sprawię, że zrobisz w spodnie, ty cieknący kuliku. Co? To było wieki temu. Powinnam była wiedzieć, że na starość staniesz się małostkowa, ty wiedźmo. Pieprz się. Zabijecie? cię, Sze. Spłaszczę te twoje głupie worki tłuszczu magią grawitacji. Jot, jak mogłaś? Będę chronić ulubiony cycki Haimesa na swoim życiem. A raczej walka Y-szej stawała się jeszcze bardziej małostkowa, a nie zaciekła. Oczywiście przez cały czas walczyły na poziomie, który zwykli śmiertelnicy ledwo mogli pojąć y u -um wystrzeliwała tysiące pocisków magie, które Szea odbijała lub niszczyła jednym zamachem młota. A jednak im bardziej małostkowe stawały się obelgi, tym mniej napięta była walka. Przepraszam, ale Hajime nie interesują się wielkie klocy tłuszczu. On woli tyłki. A dokładniej, lubi mój tyłek. Oszalałaś. Hajime-san kocha moje cycki. Bawił się nimi całą noc ostatnim razem. To dowód, że jestem od ciebie lepsza w walce i seksie. Pach. Zeszły do omawiania fetysze Hajime. Gdyby haime był tu obecny, prawdopodobnie płakałby w z kącie teorii. Co więcej, szyja zdawała się ujawniać swoją wewnętrzną milady. Jej drwiny były zarówno irytujące, jak i trafne, co sprawiało, że YUE była coraz bardziej wściekła. To ja nauczyłam cię wszystkiego, co trzeba wiedzieć o seksie. Jestem odpowiedzialna za twój rozwój. Wiem wszystko, co robisz. Udowodnię, że żaden mój utyń nie może mnie przewyższyć. No to dawaj. Uczniowie zawsze pewnego dnia pokonują swoich mistrzów. Pokonam was sobie w walce i pieprzeniu tu i teraz. Zasłona z blado-niebieskiego światła otoczyła druckien. Shea zamachnęła się nim szybciej niż prędkość dźwięku, uderzając młotem w błyskawicznego smoka i greku e Smok rozpadł się w eksplozji iskier, ale potem drugi pojawił się na jej flance. Pędził do przodu z ogromną prędkością, z szeroko otwartą paszczą. y u wybrała idealny moment do ataku. Szeja właśnie skończyła potężny zamach, co oznaczało, że musiała na chwilę odsłonić się. Jednak Szea zareagowała natychmiast, upadając na ziemię, nawet gdy obracała się o pełne 180 stopni. Szczęki grzmotnego smoka zatrzasnęły się na pustym powietrzu, centymetry nad Szeja Shea następnie wykorzystała odrzut po wystrzeleniu druzken, aby wślizgnąć się pod smoka i użyła jednego palca, aby podrzucić się w powietrze. Wylądowała na ziemi stopami i rzuciła się na E. Zrobię z ciebie miazgę. Słaba. Tak jak twoja miłość do Haime. YUE zablokowała naddźwiękowy cios młotem Shea magiczną barierą przestrzenną. Fale uderzeniowe rozprzestrzeniły się we wszystkich kierunkach, miażdżąc otaczający lód. Chwilę później YUE zręcznie kontratakowała. Uderzyła Shea atakiem rozcinającym przestrzeń, który zamieniłby zwykłych ludzi w mielonkę. Powietrze zatrzeszczało, gdy zostało rozerwane, a pobliskie ściany i sufit rozpadły się. Jednak Shea po prostu tajna technika uśmiechnie się i znieść to. Wytrzymała atak. Swoim ciałem. Oczywiście używała magii ewolucji i magii wzmacniającej, aby podnieść swoją wytrzymałość do granic możliwości, ale nawet Greku n spodziewała się, że jej zaklęcie nie wyrządzi żadnych obrażeń. Właściwie miała nadzieję, że atak spowoduje usze wstrząs mózgu, kończąc walkę. Żełosna, i Jeśli to wszystko, na co cię stać, to nie możesz mnie powstrzymać. Ty cholerny króliku z nadprzyrodzonymi mocami. W głosie Y. pojawił się cień strachu. Nie mogła uwierzyć, jak wytrzymała była Szea. Y. Lekko spanikowana wycofała się w obliczu szerzej Szea. Jednocześnie zebrała całą swoją manę. Rozległ się głośny huk, a kawałki lodu zostały zdmuchnięte z podłogi i ścian. Płomienie paliły powietrze, a błyskawice przebijały lód. Kolejna eksplozja uderzyła w bębenki wszystkich. Fale many rozprzestrzeniły się po całym pomieszczeniu. Stopień zniszczenia otoczenia pokazał, jak poważnie obie podeszły do walki. Jednak Y. San. Ty. E. Idioto. Szea, ty. Głupia krowo. Ich obelgi stawały się coraz bardziej dziecinne. Wyglądało na to, że nie zabrakło im dobrych. Kaori i jej kopia patrzyły pustymi oczami, jak grekła i, i Szea wyzywały się od przedszkolaków, toczące o bitwę, jakiej historia jeszcze nie widziała. Obie siedziały w kącie pokoju, obejmując kolana. Mimo, że miał to być pokój do jej próby, Kaori stała się tylko obserwatorką. Była o krok od ukończenia swojej próby, ale teraz patrzyła, jak grekła i, i Szea obrażają się nawzajem. Rozpacz Kaori była zrozumiała. Jej kopia powoli wstała i powiedziała stanowczo, idę. Wyglądała zaskakująco oddzielnie. Właściwie trudno było uwierzyć, że składała się tylko z negatywnych emocji. Bardziej przypominała odważnego wojownika idącego na śmierć. Oczy Kaori rozszerzyły się ze zdziwienia. Chcesz spróbować je powstrzymać? Nie możesz, zginiesz. To było o wiele za lekkomyślne. Pole bitwy zajęte przez królika z nadprzyrodzonymi mocami i zepsutego wampira było niewątpliwie polem śmierci. W chwili, gdy ktoś stanąłby między nimi, zginąłby. Jednak zdecydowany wyraz twarzy Kopie się nie zmienił. Jestem próbą tego labiryntu. Nie mogę pozwolić innym ingerować w moją, w twoją próbę. To moja duma jako odgałęzienia Labiryntu. Zrobię to. Dla mojego i twojego dobra. Widząc uśmiech Kopi, Kaori za nie mówiła. Doskonale wiedziała, że kopia nie ma szans na powstrzymanie walki y i Shea. Coś głębszego niż przyjaźń czyło te dwie, popychając je do walki. Możliwe, że obie po prostu oszalały. Ale mimo to Kaori się uśmiechnęła. Wstała i spojrzała swojej Kopi w oczy. Wróć cała i zdrowa. Będę na ciebie czekać. Fufu, chyba nie mam wyboru i muszę wrócić. Kaori wyglądała jak wierna żona patrząca, jak jej mąż idzie na wojnę. Scena między nimi idealnie pasowałaby do filmu. Gdyby Kaori i jej kopia nie były tak psychicznie wyczerpane, prawdopodobnie bardziej przejmowałyby się absurdalnością tej sytuacji. Kopia niechętnie odwróciła się od Kaori, a następnie wpatrzyła się w pole śmierci, zniszczenia i małostkowych obelg. Kopia Kaori Shirasaki, startuje. Proszę, uważaj na siebie. Kopia ruszyła do przodu bez wahania, tak jak zrobiłby to oryginał, ale sekundę później z drogi. K-a-ach. Leżała w powietrzu. Kopia zakreśliła idealny łuk na niebie. M, moja podróbko. NGH, N nic mi nie jest. Nadal mogę walczyć. Powstrzymam je, więc po prostu patrz. Kopia odwróciła się w powietrzu na szczycie swojego łuku i rozposterła czarne skrzydła, aby się ustabilizować. Jej włosy i ubrania były osmolone, ale jej determinacja pozostała nienaruszona. Następnie uniosła dwa ostrze i spojrzała na pole bitwy z odwagą bohatera. Właściwie wydawała się czerpać przyjemność z odgrywania roli tragicznego męczennika. To miało sens, biorąc pod uwagę, że była kopią Kori. Kopia wbiła wzrok w gry Kłajsza i krzyknęła głosem wystarczająco głośnym, by wstrząsnąć niebiosami: Przestańcie, wy dwie. To jest nasze pole bitwy. Przestańcie zakłócać próbę. Dwie równoczesne eksplozje i seria obelg przeleciały między y i Shaya, gdy całkowicie zignorowały kopię. Obie skupiały się tylko na sobie nawzajem. Zaatakowały kopię kaorią odruchowo, rejestrując ją jako nic innego jak kolejną przeszkodę. Zirytowana tym, że zostałaś ignorowana dwa razy z rzędu, kopia pękła w wydranie. Dobra, zrobię tak, żebyście nie mogli mnie ignorować. Z żyłami pulsującymi na czole, kopia Kaori zatrzepotała skrzydłami. Poruszając się szybciej, niż oko mogło nadążyć, wylądowała dokładnie między y i Gdy wylądowała, zmieniła uchwyt na swoich ostrzach. Trzymała miecze przed sobą, płaskimi bokami skierowanymi na zewnątrz. Kopia planowała jednocześnie ogłuszyć szea i Y-E płaskimi stronami swoich ostrze. Jej pierwszym celem była szea, która aktualnie była zmieniana w kamień przez oddech kamiennego smoka Y-E. Wykorzystując grawitację do przyspieszenia uderzenia, Kopia uderzyła w szea. Mam cię teraz. Przyjmij swoją karę. Ale tuż zanim ostrze Kopii uderzyło Shea HMPH, Szeja uwolniła się od skamieniałości. Wyglądało na to, że użyła magii ewolucji i magii odnowy, aby zatrzymać postęp skamieniałości. Po czym sama siła woli wystarczyła, by rozbiła cienką warstwę kamienia, która utworzyła się na jej skórze. Kopia nie miała nawet czasu, żeby być pod wrażeniem. Gdy Shaya się uwolniła, chwyciła ostrze kopii jedną ręką, unikając skaleczenia, chwytając ostrze między palce. Co więcej, złapała je z boku, ponieważ kopia Kaori zamierzała uderzyć płaską stroną ostrza. Żartujesz sobie. Kopia była całkowicie zaskoczona. Tymczasem sze wciąż była całkowicie skupiona na jej y E. Szarpiąc ostrze kopii do tyłu, niczym miotecz. Następnie z idealną formą rzuciła je prosto w gryku E. Masz to. Jej rzut był tak doskonały, że można go było nazwać sztuką. Oczywiście kopia Kaori wciąż trzymała się ostrza. Hach. Polociała w stronę Y jak czarny meteor. Pomimo jej krzyków, Y miała oczy tylko dla szei. Połknij to w całości, przeładowany smoczy grom. Smoczy piorun wielokrotnie większy od poprzednich Y zstąpił z nieba. Otworzył szeroko paszczę, gotowy złapać kopię Kaori. Ek. Kopia pisnęła i desperacko owinęła się skrzydłami, aktywując swoje zdolności dezintegracji. Przyrośnięty smoczy piorun Y połknął ją w całości. Jednak sekundę później kopia Kaori wyskoczyła z jego pleców. Użyła mocy dezintegracji swoich skrzydeł, aby otworzyć dziurę w smoku. Sekundę późniejsza wpadła przez tę samą dziurę. Ruszyła do przodu w chwili, gdy skończyła rzucać kopią Kaori. Wyglądało na to, że od początku planowała użyć kopii jako żywej tarczy. Z drugiej strony y zablokowała ścieżkę przed nią, rozmieszczając wiele niebiańskich upadków. Planowała odepchnąć się mocą grawitacji. Chwa ach. W rezultacie kopia została wessana w pole grawitacyjne i zsunęła się po ziemi w kierunku unoszących się sfer. Nie można było jej nie współczuć. Gdyby Shizuku była obecna, prawdopodobnie zrugałaby Shea i Y, za krzywdzenie jej najlepszej przyjaciółki, nawet wiedząc, że to tylko kopia Kaori. A kopia wiła się na podłodze, walcząc, by wstać. W chwili, gdy w końcu udało jej się podnieść głowę MMPH, Pecha, skoczyła jej na twarz, ponownie rzucając ją na ziemię. Nie oglądając się nawet na to, na co nadepnęła, Szea zamachnęła się drutczeniem na Y. -E. Podczas gdy Y zdołała uniknąć uderzenia, upadając do tyłu i wznosząc barierę, kopia nie miała tyle szczęścia. Zamach Shea uderzył w ziemię, a powstałe fale we wysłały kopię w powietrze. Wokół niej błyszczały odłamki lodu, a także kilka kropel wody. Wyglądało na to, że Kopia zaczęła płakać. Walka zbliżała się do punktu kulminacyjnego, a walczące nie były świadome biednej ofiary, którą dręczyły. Ubrania zarówno Y, jak i Shea były w rozsypce i chociaż ich magia uchroniła je obie przed obrażeniami, obie dyszały. Ich mana była prawie wyczerpana. Oczywiste było, że obie zbliżały się do swoich granic. Ale obie były zbyt uparte, by wyciągnąć swoje magiczne akcesoria, aby uzupełnić manę. Y-san. Szeja. Y przywołała swoje pięć smoczych żywiołów, podczas gdy Szea przygotowała swoją kulę na łańcuchu. Fale złotej many zalały pomieszczenie, a tornado blado-niebieskiej many wzbiło się do nieba. Powietrze zatrzeszczało, gdy ich mana się zderzyła. Zdając sobie sprawę, że będzie to ich ostateczne starcie, obie wymieniły spojrzenia. Pomiędzy nimi stała potykająca się kopia Kaori, ale żadna z nich nie zwracała na nią uwagi. Uciekaj, moja podróbko. Wynoś się stamtąd. Fech. Kaori miała dłonie złożone wokół ust i krzyczała do swojej kopii, żeby uciekła. Ale reakcję kopii osłabła. Wyglądało na to, że wciąż nie doszła do siebie po wcześniejszym ataku, co oznaczało, że nie była w stanie uciec przed tym ostatecznym starciem. Niczego, kurwa, nie rozumiesz. Krzyknęła Shea. Jesteś taka uparta. Odpowiedziała Y-E. Y-E uwolniła wszystkie pięć swoich smoków, skupiając ich niszczycielską energię w jednym punkcie. W odwecie Shea zamachnęła się z całej siły swoją metalową kulą. Wysłała ją z maksymalną mocą w kierunku ataku smoków. Szczyty magicznej i fizycznej mocy niszczycielskiej zderzyły się w centrum pomieszczenia. Niewiarygodnie potężne fale uderzeniowe rozchodziły się na zewnątrz, niszcząc wszystko na swojej drodze. Ach, Kopia ledwo zdążyła krzyknąć. zanim została trafiona. Fale uderzeniowe wysłały ją w stronę Kaori, a za nią ciągnął się biały dym. Kilka razy odbiła się od ziemi, a potem zatrzymała się u jej stóp. Z jej ciała wciąż unosił się dym i w ogóle się nie poruszała. Kaori zakryła usta i wyszeptała: i od jak okropnie." Twarz Kopi zadrżała. "Przepraszam. Nie mogłam ich pokonać." Wyglądało na to, że Kopia wciąż żyła, choć ledwo. Kaori objęła ją ramionami i mocno przytuliła. "Nie mów." Jeśli zmarnujesz zbyt dużo energii, umrzesz. Wystarczająco się napracowałaś. Po prostu odpocznij. Wiesz. Obie rozmawiały ze sobą jak kochanki, ale rzekomo były tą samą osobą. Oczywiście kopią kierował labirynt, ale ich emocje i osobowość były zasadniczo takie same. Niestety, ich spotkanie zostało przerwane przez złowieszczy chłop nad nimi. Sufit został tak poważnie uszkodzony przez walkę i gry kłajsze, że groził zawaleniem się na nie. Widząc pęknięcia bezpośrednio nad nią, kopia krzyknęła, uciekaj. Nic mi nie będzie. Nie ma mowy. Nie mogę cię tu zostawić Obień wygłaszał kwestie, które pasowałyby do telenoweli. Zbyt słaba, by się ruszyć. Kopia błagała Kaori, by uciekła sama. Ale Kaori odmówiła zostawienia jej. Oczywiście wszystko to można by rozwiązać, gdyby Kaori podniosła kopię i zabrała ją ze za sobą, ale tak estetycznie niezadowalające rozwiązanie nie przyszło do głowy żadnej z nich. Jestem niczym więcej niż twoją kopią. Cieniem. Moim przeznaczeniem jest umrzeć tutaj. Kopia uśmiechnęła się słabo. Kaori zawahała się na chwilę, a potem zebrała się w sobie. Chyba masz rację. Masz to. Z uroczym okrzykiem Kaori wbiła ostrzań w pierś kopi. Co? Czemu? Kaori odwróciła wzrok z zakłopotaniem i odpowiedziała, z znaczy, gdybyś umarła od czegoś, co nie było mną, labirynt nie rozpoznałby mnie jako kogoś, kto go ukończył, więc, moim jedynym wyborem było zabić cię, zanim umrzesz. Kaori miała absolutną rację. Ale to rodziło pytanie, dlaczego zadała sobie trud, by chwilę wcześniej przeprowadzić tę dramatyczną wymianę zdań ze swoją kopią. Patrząc wstecz, wszystkie błagania Kaori można było interpretować jako to, że nie chciała, aby jej kopia umarła, aby to ona mogła ją pokonać. Oczywiście Kaori nie przyznałaby się do tego swojej kopii teraz, gdy zaczęła znikać. Kopia jednak domyśliła się wszystkiego, a jej oczy zaszkliły się. Fufufu, fu fu, wygląda na to, że stałyśmy się silniejsze, niż myślałam. Cieszę się, że tak bardzo dojrzałaś, ale to naprawdę nie jest sposób, w jaki chciałam odejść. Spoglądając w górę, Kopia zauważyła, że właściwości samoregenerujące labiryntu już naprawiały sufit. Nie było to zaskakujące, labirynt robił to od momentu, gdy drużyna do niego weszła. Zdając sobie sprawę, że nawet jej ostateczne poświęcenie było marnotrawstwem, kopia opuściła głowę. Ze spłynęły jej z oczu, gdy rozpłynęła się w mgle. Zwycięstwo nigdy nie smakowało tak pusto. Gdyby ktoś słuchał Kaori, prawdopodobnie odpowiedziałby, jakbyś miała prawo to mówić. Czysta Kaori, która po raz pierwszy przybyła do tortus, dawno odeszła. Teraz została zatruta filozofią Heimę. Tymczasem walka y i jej i w końcu dobiegła końca. Kaszl, chryp. Obie leżały na lodzie, dysząc. Były tak wyczerpane z many, że nie mogły nawet wstać. Cisza wypełniła przestrzeń między nimi, gdy szukały odpowiednich słów. Po kilku minutach pierwszą, która w końcu przemówiła, była Szea. Proszę, nie mów już takich smutnych rzeczy. Kropka. Jeśli martwisz się, że coś cię dopadnie, pobijmy to razem. Kropka. Nie ma znaczenia, z czym się mierzymy, nie ma znaczenia, jakie są szanse, dopóki jesteśmy razem, nigdy nie przegramy. Jestem tego pewna. Szea była zaskakująco elokwentna, jak na kogoś, kto całkowicie stracił oddech. Y ujął słuchała cicho, jej oddech powoli się uspokajał. Ty, i Haime, sen nauczyliście mnie tego. Więc cokolwiek powiesz, nigdy nie zaakceptuję Twojej prośby. Nie tak długo, jak będziesz tak przerażona, że nie zrezygnujesz z własnej przyszłości, Y. San. Właśnie dlatego, że Sha mogła widzieć przyszłość, nigdy nie pozwoliłaby Y. -e na takie defetystyczne zachowanie. Zwłaszcza, że Y. -u -e była tą, która stała u boku jedynego mężczyzny, który nigdy się nie poddawał, bez względu na to, jaki los mu rzucił. Nie powierzaj mi swojej przyszłości. Pozwól mi ci pomóc. Zamiast prosić mnie o opiekę nad Hai i Mesanem, poproś mnie o walkę razem z Tobą. Ci, którzy walczyli u boku Haimę, nie potrzebowali słabych sentymentów, takich jak poświęcenie. Jeśli cokolwiek ścigało Y, -E, było wystarczająco potężne, by zniszczyć przyszłość wszystkich, i tak będą z tym walczyć razem. W końcu postanowili dzielić swoje losy. A Y -E powinna była wiedzieć o tym najlepiej ze wszystkich. Nigdy nie zgodzę się na twoją gównianą prośbę, bez względu na wszystko. Jak mogłabym? Że? Łzy spłynęły z oczu gdy smutek w końcu pokonał jej gniew. Miała nadzieję pokonać Y -E w walce i tym samym udowodnić, że jest wystarczająco silna, by ją chronić. W ten sposób Y -E przystałaby zachowywać się tak słabo. Tak myślała Szea. Ale ostatecznie jej mistrzyni okazała się zbyt trudna do pokonania. Shea nie wygrała i była równie sfrustrowana własną słabością, co y E. Myśl, że Y -E może umrzeć, ponieważ nie była wystarczająco silna, była nie do zniesienia. Jednocześnie jednak nie mogła znieść tego, jak defetystyczna była Y. -E. Podczas walki w jakiś sposób kontrolowała swoje emocje, ale teraz się z nich wylały. Gdy Szea szlochała, Y -E ostrożnie uniosła głowę z ziemi i wpatrzyła się w swoją najlepszą przyjaciółkę. Chociaż Y złożyła każdą krople mamy i była całkowicie wyczerpana, jej pomysł był chłodny i jasny jak słoneczny zimowy poranek. Mgła niepokoju, która ją otaczała, zniknęła. Przyszłość to coś, co zawsze możemy zmienić. To była jedna z pierwszych rzeczy, które Szea powiedziała Y i Haime. Co więcej pokonamy każdego, kto stanie nam na drodze i wydostaniemy się z tego gównianego świata. Złożyła tę obietnicę z Haime. Tak, masz rację. Y westchnęła do siebie. Chciała po prostu schować się w dziurę i ukryć. Nie mogła uwierzyć, że pokazała Szei tak żałosną stronę siebie determinacja, co? Shea miała rację. Y -E postanowiła walczyć, gdy uciekła z otchłani. Jaki sens było postanawiać cokolwiek innego? Y -E chciała się spoliczkować, ale Shea już dobrze się tym zajęła. Teraz musiała zrobić coś innego. Uzupełniła swoją manę za pomocą jednego ze swoich akcesoriów i z trudem podniosła się na kolana. Następnie podciągała się do szei. Kładąc głowę Shea na kolanach, delikatnie otarła jej łzy i smarki. Shea, przepraszam. Y -E sam? Shea spojrzała beznamiętnie na Y. -E. Masz rację. Nie ma znaczenia, co wydarzyło się w przeszłości, ani kim naprawdę jestem. Chcę być z tobą, Yuhayime. A jeśli coś stanie nam na drodze, roztrzaskamy to na kawałki. Czyż nie? Pytak, to prawda. MMM. Nawet jeśli coś mi się stanie, jestem pewna, że ty i nie mnie uratują. Więc nie ma się czym martwić. Czy to nieoczywiste? Ła. MMM. Przepraszam, że prosiłam cię o coś tak okropnego. Czy możesz mi wybaczyć? Oczywiście. Ale nigdy więcej nie proś o coś takiego. Obiecaj mi. MMM. Obiecuję. Shea podciągnęła się do pozycji siedzącej i przytuliła Y. -E. Rozkoszując się ciepłem uścisku swojej najlepszej przyjaciółki, i Y -E odwzajemniła uścisk. Obie pozostały tak przez kilka minut. Wydawało się, jakby powietrze w pomieszczeniu zrobiło się cieplejsze. To był pierwszy raz w ich życiu, kiedy walczyły z przyjaciółką. Na szczęście ich walka tylko wzmocniła ich więzi. Jak mówi przysłowie, co ich nie zabiło, to ich wzmocniło. Jednak całkowicie zapomniało o jednej ofierze ich walki. Kaori podeszła do pary, jej kroki przerwały ciszę. Niskim warczeniem powiedziała, dobrze wam tak. Nie mam pojęcia, o co walczyłyście, ale wygląda na to, że się dogadałyście. HM. Nadal obejmując się, i y bez beznamiętnie odwróciły się do Kori. Uśmiechała się, ale ten uśmiech nie sięgał jej oczu. Fufufu, -fu -fu, wyglądacie na zdezorientowane. Chyba nawet nie zdawałyście sobie sprawy, że tu jestem. W porządku, nie mam nic przeciwko. Wcale nie. Byłyście zajęte walką ze sobą, prawda? Nie zauważyłyście nawet, że pobiłyście moją kopię, kiedy byłam w trakcie mojej próby. W porządku, chyba po prostu łatwo mnie zignorować. fufu. -fu 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 -fu. Y I i Szea wymieniły spojrzenia. Nagle sobie przypomniały. Pomyśleć tylko, czy narzuciłam czymś w środku tej walki, a potem nie wysadziłam tego w powietrze moim młotem. Szea i Y oblały się zimnym potem. Spojrzały na Kaori, a potem szybko odwróciły wzrok. Wina zabarwiła ich twarze. Z całą ostrożnością eksperta od usuwania bomb Shea powiedziała: Ach, ee, e, Kaori-san, nie sądzisz, że powinnaś się trochę uspokoić? Aha, ha, ha, ha dobre sobie, Shea. Jestem tak spokojna, jak tylko można być. Shea skuliła się i przekazała pałeczkę Y-ku, e, kakaori. Eee, udało ci się przejść w próbę? HMMM. Och, pokonałam swoją podróbkę. Zabiłam ją własnymi rękami. I y kwaisza odetchnęły z ulgą. Czułyby się okropnie, gdyby przypadkowo zniszczyły próbę Kaori. Jednak następne słowa Kaori zatarły wszelkie poczucie bezpieczeństwa, jakie miały. Tak, zabiłam ją. Potem, jak wy dwieście zbiłyście ją na miazgę. Kropka. To nadal liczy się jako zaliczenie, prawda? Labirynt nie powie, że się nie liczy, bo wy dwieście ją najpierw pobiłyście, prawda? Co myślicie? I y głoisza ponownie oblały się zimnym potem. Kaori przykutnęła obok nich, jej uśmiechnięta twarz znajdowała się centymetry od ich twarzy. Żadna z nich nie mogła spojrzeć jej w oczy. Pomimo jej uległej postawy, w oczach Kaori czaiła się głęboka ciemność. Szczerze mówiąc, była przerażająca. Nie mogąc wytrzymać cichej presji emanującej z Kaori, chcąc chronić swoją przyjaciółkę, i y demonstracyjnie odwróciła się od Kaori i powiedziała celowo prowokującym tonem, więc powinnaś była po prostu uleczyć swoją kopię i zacząć od nowa. Uśmiech Kaori stał się głębszy i jeszcze bardziej przerażający. Naprawdę teraz ją pogięło. Co właśnie powiedziałaś? i y? To nie moja wina. To ty ją zabiłaś, zamiast ją uleczyć. Wpadając w panikę, Shea pospiesznie powiedziała, y, y san to trochę przesada. To my jesteśmy tutaj winne. Pospiesz się i przeproś. Ku rozczarowaniu Shei, Y tylko prychnęła i podwoiła stawkę. Nieśmiało Shea spojrzała na Kaori. Widząc jej wyraz twarzy, Shea pospiesznie spróbowała przeprosić. Umm, Kaori-san. Naprawdę zanim jednak zdążyła, Kaori wstała. Jedyne, na czym się skupiała, to Y e Fufu. To zabawny żart, Y. e Sparowałaś do mojego pokoju, zepsułaś mi walkę i to wszystko, co masz do powiedzenia? Może pogłębimy też naszą przyjaźń, co? Y -e. Kaori dobyła swoich bliźniaczych ostrze, a w jej oczach pojawił się morderczy błysk. Wciąż unikając spojrzenia Kaori, i y -e powiedziała: D dobra, dawaj, suko. Przyjęła jakąś dziwną pozycję karate. Upartość Y u im wzrastała dziesięciokrotnie, gdy chodziło o Kaori. Podobnie Kaori nie miała skrupułów, by dać z siebie wszystko, jeśli chodziło o Y. -e. Fu, fu 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 No to jazda, suko. I tak rozpoczęła się druga runda walk najlepszych przyjaciółek. Spokój właśnie skończył się naprawiać, ale po raz kolejny został bezlitośnie zniszczony. I yy -y -y San. Kaori san. Kaorisan. Wiem, że nie powinno się odzywać, ale naprawdę nie powinnyście walczyć. Uspokójcie się. Tym razem Sza musiała działać jako mediator. Nikt nawet nie zauważył, że część ściany się rozpadła, odsłaniając drogę naprzód. Rozdział drugi: dzięki Bogu, że nadal jest zboczeńcem. To był sen. Tyle wiedziała. To był nostalgiczny, choć przyziemny sen o nieistotnym wydarzeniu z przeszłości. Dwie licealistki siedziały wieczorem na ławce w parku. Zachodzące słońce barwiło wszystko na pomarańczowo, a w powietrzu rozbrzmiewało krakanie wron. Oprócz dziewczyn, park był w większości pusty. Wszedł tylko jeden starszy mężczyzna ze swoim psem i nikt więcej. Co jakiś czas, drogą przylegającą do parku przejeżdżał pojazd, a ryk jego silnika przedzierał się przez otaczający hałas. Obie dziewczyny były zgerbione na ławce, wyglądając bardziej jak wyczerpani pracownicy biurowi niż literalistki. Ach! Jedna z nich cicho jęknęła. Druga, Erina Kamura, uśmiechnęła się żałośnie do swojej towarzyszki. Suzu, brzmisz jak stary człowiek. Ale Erin. Suzu, bo drugą dziewczyną była oczywiście Suzu, machała rękami jak dziecko rzucające się o ziemię. Jej kucyki latały wokół niej, gdy potrząsała głową. Jestem prawie pewna, że to był dzień przed naszym wezwaniem. Pomimo tego, jak się zachowywała, er zimnymi, pozbawionymi emocji i oczami badała otoczenie. To było tak, jakby oderwała się od swojego ciała i patrzyła na wszystko z góry. Dlaczego widzę ten sen? To tylko jakaś bezsensowna scena splamiona kłamstwami i oszustwem. Jednak Erin, dziś jest niedziela. UMM. Tak, i co z tego? Pozwól, że cię o coś zapytam. Suzu, znowu próbujesz naśladować jakiegoś aktora telewizyjnego? Jesteśmy teraz w liceum, prawda? Czy nie naszym obowiązkiem jest cieszyć się młodością i znaleźć miłości przyjaciół i przede wszystkim miłość? En nie jestem tego taka pewna. Poza tym dwa razy powiedziałaś miłość. A jednak, jak spędziłyśmy nasz cenny weekend? Odpoczywałyśmy? Ty głupia okularnico, bibliotekarko szkolna. Jak możesz to mówić? Jakby to było coś dobrego? Se, co ma do tego bycie bibliotekarką szkolną? Suzu sięgnęła po okulary, które ta desperacko chroniła, niezręcznie się uśmiechając. Dla postronnego obserwatora ich żartobliwe przekomarzania się sprawiało wrażenie, jakby te dwie były niewiarygodnie blisko. To był po prostu kolejny normalny weekend, w którym idealnie normalna para przyjaciółek spędzała razem czas. Eri westchnęła w duchu, obserwując, jak rozgrywa się ta scena. Suzu nikuchi była dziewczyną, która potrafiła dogadać się z każdym. Tymczasem celem Eri było zdobycie Kołkiego. Jedynym powodem, dla którego zaprzyjaźniła się z Suzu, było wykorzystanie jej, by zbliżyć się do Kołkiego. Dla niej spędzanie czasu z Suzu było niczym więcej niż konieczną uciążliwością. Założę się, że ta tępa idiotka nawet nie zdaje sobie sprawy, że jej nieśmiało wyglądająca najlepsza przyjaciółka nią manipuluje. Oczywiście Suzu nie była jedyną, która tego nie zauważyła. Gdybyś zapytał kogokolwiek z klasy Eri, co o niej myśli, prawdopodobnie powiedziałby coś w stylu: to cicha, introwetyczna dziewczyna. Ale jest też całkiem bystra i ilekroć otwiera usta, to po to, by wnieść coś znaczącego. Jest miła i pomaga ludziom, niczego w zamian nie oczekując. Zawsze się uśmiechaj wie, jak pochwalić każdego. Jest jak idealna dziewczyna. Nikt nie zdał sobie sprawy z prawdziwej natury Eri. Nie wiedzieli, że jest szaloną, złośliwą psychopatką, która bez wahania skrzywdzi innych, jeśli pomoże jej to osiągnąć jej cele. Nawet spostrzegawcza Sisuku wierzyła, że Erina Kamura jest dziewczyną o dobrym sercu. Co za żart. Wszyscy byliśmy idiotami. Nie mogę w to uwierzyć. Cholerni normiki zabierają wszystkich facetów. En nie krzycz takich rzeczy, Suzu, to żenujące: Kiedy obudzę się z tego snu? Pomyślała Eri, patrząc z zimno na Suzu. Niestety, kolejne słowa Suzu wciągnęły Eri z powrotem w sen. Hej, Erlin. Jak myślisz, kto byłby dla mnie dobrym partnerem? Skąd mam wiedzieć? Och, daj spokój, myślałam, że twoim hobby jest obserwowanie ludzi. Czy nie powinnaś mieć wystarczająco dużo danych, żeby wiedzieć? To nie jest hobby. Eri mentalnie cmoknęła językiem, ganiąc swoje dawne ja za to, że tak się tym zdenerwowała. Podczas oglądania przypomniała sobie. Suzu ta nikuch i od czasu do czasu zwracała uwagę na takie rzeczy. Bez względu na to, jak dobrze Eri ukrywała swoją osobowość, Suzu udało się dostrzec fragmenty jej prawdziwego ja. Eri nie nienawidziła szczególnie Suzu, ani Suzu nie wnikała głębiej w jej życie osobiste niż jakakolwiek inna osoba. Suzu po prostu udało się wychwycić elementy prawdziwej osobowości Eri poprzez codzienne rozmowy, które prowadziły Częściowo dlatego, że ilekroć była z Suzu, Eri od czasu do czasu opuszczała gardę i jej fasada pękała Tak jak przed chwilą, pomyśleć tylko, że zawsze była dobra w wyczuwaniu emocji innych ludzi Biorąc pod uwagę, ile czasu spędziłyśmy razem, przypuszczam, że nieuniknione było, że wychwyci kilka wskazówek Eri próbowała usprawiedliwić swój błąd przed sobą Może zdała sobie sprawę, że jestem w rzeczywistości wyrechowaną, przebiegłą kobietą i mimo to postanowiła nadal się ze mną spotykać nie, to niemożliwe. Eri pokręciła w myślach głową, ganiąc własną głupotę. Poza tym oznaczałoby to, że wiedziałaby, że planuje coś naprawdę złego. Odkąd przybyła do Tortus, Eri była zachwycona. Wezwanie do innego świata znacznie ułatwiło jej zdobycie kołkiego. W porównaniu do czasów, gdy była w Japonii, była o wiele bardziej otwarta na temat swoich priorytetów. Zwłaszcza, że zostały zaatakowane przez te demonicę w wielkim labiryncie Ursusa. Prawie jej się wymsknęło, że w porządku byłoby, gdyby tylko ona i kołki uciekli. Przynajmniej była pewna, że jej wyraz twarzy nie był tak idealną maską jak wcześniej. Chociaż wątpiła, by ktokolwiek inny w klasie to zauważył, było prawdopodobne, że Suzu, jedyna osoba, która spędziła z Eri najwięcej czasu, wyczuła ukrytą w niej złośliwość. Ale ostatecznie Suzu nic nie powiedziała w tym pamiętnym dniu, co doprowadziło R do wniosku, że nawet Suzu niczego nie zauważyła. Albo to, albo wiedziała od początku i po prostu nie była w stanie nic powiedzieć. Osobiście R uważała, że ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna, ponieważ Ari znała Suzu równie dobrze, jak Suzu zdawała się znacieli. Suzu, jesteś tchórzem, prawda? Nawet gdy Suzu była czegoś świadoma, udawała, że nie jest. Nawet gdy rozumiała, udawała ignorancję. Bez względu na czas, bez względu na sytuację, dostosowywała się do innych i witała ich radosnym uśmiechem. To był fragment prawdziwej natury Suzu taniguchi, o którym Eri wiedziała. Eri szyderczo zaśmiała się z tchórzostwa swojej przyjaciółki. Właśnie wtedy poczuła się nagle, jakby unosiła się w powietrzu. Sen rozpadł się jak zamek z piasku. Wyglądało na to, że się budzi. Eri odpłynęła od snu, nie czując ani krzty żalu. Bez żalu odcięła się od swojej przeszłości Z głębi serca nie obchodziła ją jej tak zwana przyjacółka MMM Eri usiadła i się przeciągnęła Rozejrzała się po swoim pokoju, tym, który otrzymała w zamku władcy demonów Było popołudnie, a przez okno wpadało światło słoneczne Z tego, co mogła stwierdzić, była to ta sama pora dnia, o której zasnęła Co oznaczało, że spała dzień lub dłużej Eri pociągnęła nosem, wciąż czując się, jakby była we śnie Ogromna obecność przeleciała nad jej głową i, R. i zdała sobie sprawę, że to musiało ją obudzić Czas wyruszać Och, przyszedłaś tu osobiście, żeby mi to powiedzieć. Jesteś takim miłym facetem, Freid. Generał Armii Demonów, Freid Bagwa, patrzył na Eri z góry swojego białego smoka, Uranosa. Zmarszczył brwi w odpowiedzi na jej nonszalanski ton. Nie przepadał za tym, jak bardzo była złośliwa. Niestety, domyślnym stanem Eri było być irytującą, więc wszystko, co robiła, wkurzało Freida. Sam Freid wiedział, że mówienie czegokolwiek to strata czasu, więc po prostu pokręcił głową. Nie rób niczego pochopnego. Wykonuj moje rozkazy. Nie chcę cię grzebać. Tak, tak, wiem. Frejt chrząknął i odwrócił Uranosa, wylatując przez otwarte okno. Na plecach Harry pojawiła się para popielatych skrzydeł, a ona wstała na nogi. Jej włosy również stały się szare i wyglądała jak nieco brudniejsza wersja apostoła Boga. Obserwując odlatującego Freida, Eri spojrzała na pokój, w którym śniła. Nie mogła pojąć, dlaczego jej mózg pokazał jej taki sen. Nie dało się jednak zaprzeczyć, że śniła o kimś, kogo nigdy nie uważała za przyjaciółkę. Być może dlatego poczuła się zmuszona powiedzieć, zawsze odwracasz wzrok od prawdy. To twoja słabość, Suzu. Jej szeptane słowa zostały porwane przez wiatr, usłyszane tylko przez nią samą. Chwilę później zatrzepotała skrzydłami i pognała za freidem. Suzu w ogóle nie zaprzętała jej już myśli. Nawet jeśli miałyby się spotkać ponownie, Eri nie myślałaby o tym. To nasza słabość. Kopia Suzu-szyderto się do niej uśmiechnęła. Jej włosy, skóra, a nawet wachlarz w jej dłoniach były śnieżno w przeciwieństwie do samej Suzu. Jej szkarłatne oczy wpatrywały się w Suzu. Dyszała ciężko, otoczona ze wszystkich stron szkarłatnymi balerami swojej kopii. Sekundę później bariery zaczęły emitować przytłaczającą presję. NGH. Święta ziemia. Suzu stworzyła własną barierę, by się bronić, a ta naparła na grawitacyjną barierę kopii i zaczęła ją niszczyć od środka. Odłamki lśniącej żółtej bariery mieszały się z cienkimi wąsami szkarłatnej many, gdy obie bariery wzajemnej się unicestwiały Suzu następnie machnęła wachlarzami w dół, przywołując własną grawitacyjną barierę, by zaatakować swoją kopię. Zmuszona do cofnięcia się przez nacisk, kopia upadła na kolana. Jednak wciąż się uśmiechała szyderczo. Chociaż wiesz, chociaż rozumiesz lepiej niż ktokolwiek inny. Chociaż to kopia była atakowana, Suzu czuła się, jakby to ona była odpychana. Słowa kopie ściskały serce Suzu, jak madło i czuła, jak jej opanowanie pęka. Nie, to nie moja wina. Nic nie wiedziałam. Suzu chciała tylko krzyknąć te słowa w odpowiedzi. W końcu przyznanie, że jej kopia ma rację, oznaczałoby przyznanie, że jest częściowo winna. Wiedziałeś od początku, prawda? Zdałaś sobie sprawę od samego początku, że Er nie jest tylko miłą, cichą dziewczyną. Wszyscy inni myśleli, że R jest tylko taka, ale nie Suzu. Od początku wiedziała, że Er ma w sobie przebiegłość. Powodem, dla którego Eri przybrała introwertyczną osobowość, było to, że mogła obserwować ludzi z daleka i upewnić się, że może zapewnić sobie bezpieczne miejsce. Oczywiście Suzu nigdy tego nie zauważyła, ale nigdy też nie myślała o Eri gorzej z tego powodu. Ponieważ Suzu myślała, że Eri jest taka tylko po to, by się chronić. To był główny powód, dla którego Suzu chciała być przyjaciółką Eri. Suzu nigdy nie winiłaby nikogo za udawanie, by się chronić, nie mogła. W końcu myślałaś, że ona jest taka jak ty, prawda? Obwinianie Eri za udawanie byłoby równoznaczne z zaprzeczaniem samej sobie. Rozległ się ostry trzask, gdy kopia zniszczyła barierę Suzu. Następnie zaatakowała Suzu własną barierą. Tym razem ściany ognia runęły na nią. Suzu szybko zneutralizowała je barierą wodną. Użyła lewego wachlarza, by się chronić, a prawym machnęła w dół, by stworzyć kolejną barierę, która ograniczyła ruchy jej kopii. A może pomogę ci przypomnieć, kim jesteś. Wraz z tym, jakie zbrodnie popełniłaś. Obie strony kontynuowały rozmieszczanie i neutralizowanie barier w defensywnej grze i w przeciąganie liny. Klasą Suzu był mistrz barier, a ona skupiała się na obronie ze względu na sposób działania jej umiejętności, nie mogła się zbytnio ruszać podczas walki. Co oznaczało, że zarówno Suzu, jak i jej kopia stały w tym samym miejscu, tańcząc z wachlarzami, by przywołać jeszcze więcej barier. Tak wyglądała walka między mistrzami barier, w miarę jak ich bitwa trwała, słowa kopii nadal wdzierały się do uszu Suzu. Chociaż skupiała się całkowicie na walce, Suzu wciąż była zmuszona do ponownego przeżywania starych wspomnień. Pierwszym było wspomnienie z czasów, gdy była jeszcze dzieckiem i znacznie mniej wesoła. Odkąd pamiętała rodzice Suzu byli pracocholikami, dniem i nocą pracowali. Rzadko kiedy pojawiali się na zebraniach rodzicielskich lub uczestniczyli w szkolnych imprezach, na które zapraszano rodziców. W rzeczywistości Suzu została praktycznie wychowana przez opiekunkę, którą dla niej zatrudnili. Suzu miała więcej wspomnień ze spędzania czasu z nią niż z własnymi rodzicami. Ilekroć jej opiekunka wychodziła, Suzu zostawała sama w tym ogromnym domu. Być może z powodu odizolowanego środowiska, w którym dorastała, Suzu nie była zbyt radosnym dzieckiem i nie miała wielu przyjaciół. Samotna, ale też niepewna, jak pozbyć się swojej samotności, dzieciństwo Suzu było nieszczęśliwe. Gdyby nie jej wesoła i energiczna opiekunka, Suzu mogłaby skończyć jeszcze bardziej ponuro, niż to miało miejsce. Nie żeby jej rodzice jej nie kochali. Uważali, żeby jej nie rozpieszczać, a nawet jeśli Suzu często spała, gdy wracali do domu, to i tak sprawdzali ją każdej nocy. Ale to nie było wystarczająco dużo dla małego dziecka, takiego jak Suzu. Więc nawet gdy nie spała, kiedy jej rodzice wracali do domu, udawała, że śpi, a jeśli znaleźli czas, żeby wrócić wcześniej, to po prostu dąsała się, zamiast spędzać z nimi czas. To dzięki opiekunce Suzu udało jej się przekształcić z ponurego, humorzestego dziecka w radosną, otwartą dziewczynę, którą była teraz. Kilka lat po zatrudnieniu opiekunka zauważyła, że Suzu powoli zmienia się we społeczne dziecko i udzieliła jej rady. Po prostu się uśmiechaj. Szczerze mówiąc, była to dość połowiczna rada, ale stara opiekunka mówiła to z głębi serca. Co więcej, była dla Suzu jak druga mama. Chociaż Suzu nie do końca wierzyła, że to wystarczy, była gotowa spróbować wszystkiego, aby złagodzić swoją samotność. Najpierw spróbowała uśmiechnąć się do rodziców: Mamo, tato. Dziękuję. Zachowywała się uradowana, gdy następnym razem dali jej prezent. Szczerze mówiąc, wciąż czuła się na nich zła za to, że ją przez cały czas zaniedbywali, ale stłumiła te emocje. Oczywiście jej rodzice byli zaskoczeni jej nagłą zmianą nastawienia, ale byli też szczęśliwi. En nie ma problemu, Suzu. Tatuś chce, żebyś była szczęśliwa. Suzu, choć i tym mamę, nigdy wcześniej nie widziała ich tak szczęśliwych. Oczywiście ich obciążenie pracą się nie zmieniło, ale teraz wydawali się szczęśliwi, gdy byli z Suzu, a nie przepraszający. A to z kolei sprawiło, że Suzu naprawdę była szczęśliwa. Z czasem próbowała też więcej się uśmiechać w szkole. Nawet jeśli niekoniecznie dobrze się bawiła w szkole, I tak cały czas się uśmiechała. Zanim się zorientowała, miała dziesiątki przyjaciół. I wszyscy wydawali się szczęśliwi, że spędzają z nią czas. W mgnieniu oka jej ponure życie szkolne stało się ekscytujące. Wtedy Suzu dowiedziała się, że uśmiech jest rozwiązaniem jej problemów. Dopóki się uśmiechała, nigdy nie będzie sama. I tak narodziła się osoba, która tworzyła nastrój w klasie. Od tamtej pory Suzu zawsze uśmiechała się radośnie, nawet jeśli w środku nie czuła się tak szczęśliwa. Utrzymywała swoją szczęśliwą, żartującą osobowość bez względu na wszystko. Współczuła się jej wyrachowanej naturze, prawda? Suzu wróciła do teraźniejszości. Wyglądało na to, że poświęciła zbyt wiele uwagi swoim wspomnieniom. Podczas gdy była rozproszona walką z barierą i własnymi myślami, jej kopia przemyciła kilka ruchomych barier, mjarzycieli niebios, pod jej obronę i przysunęła je po podłodze do niej. Zanim zdała sobie sprawę, że jest w tarapatach, było już za późno. Mjarzyciele niebios uwolnili oślepiający błyski i eksplodowali w wybuchu many, wysyłając odłamki bariery na wszystkie strony. Jej kopia uderzyła ją wybuchem bariery. Gach! Suzu ledwo zdołała ochronić swoje organy wewnętrzne wachlarzami, ale eksplozja odrzuciła ją do tyłu i upadła na ziemię z hukiem. Po przetoczeniu się przez kilka metrów Suzu zatrzymała się i ostrożnie wstała. Sądząc po tym, jak mało mówiła, Suzu była okresu sił zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Jednak z jakiegoś powodu kopia rzuciła jej zdezorientowane, badawcze spojrzenie. Ale sekundę później znowu się uśmiechnęła i dodała: Myślałaś, że Eri jest taka jak ty. Wierzyłaś, że ona też ci współczuje. Dlatego naprawdę, naprawdę wierzyłaś, że jest twoją najlepszą przyjaciółką. Suzu myślała, że Eri po prostu gra, żeby się chronić, a nie dlatego, że jest zła. Wierzyła, że Eri naprawdę troszczy się o swoich przyjaciół i po prostu zachowuje się tak, jak się zachowuje, jako mechanizm obronny. Nie, to nieprawda. Chciałaś w to wierzyć. Suzu zignorowała wszystkie sygnały ostrzegawcze, które zauważyła od czasu przybycia do Tortus. Chociaż zaczęła podejrzewać, że Eri może być naprawdę zła, udawała, że nic nie widzi. Ślepo uwierzyła w Eri i stłumiła wszystkie swoje podejrzenia. Za bardzo bała się stawić czoła prawdzie Jednak w głębi duszy wiedziała, że i w chwili, gdy maska Eri na Kamury spadnie Ich przyjazny związek dobiegnie końca Więc uciekłaś od Eri Przecinek w rezultacie zaprosiłaś w tragedię Z powodu umyślnej ignorancji Suzu zginęło dwoje jej kolegów z klasy Kapitan cała masa innych rycerzy Na dodatek Kaori również omalnie straciła życia Powinnaś była skonfrontować się z Eri Powinnaś była zapytać ją, co tak naprawdę myśli Byłaś jedyną, która choć trochę przeczuwała, kim ona naprawdę jest Byłaś jedyną, która mogła powstrzymać tę tragedię ale zamiast tego uciekłaś. Aby chronić swoje kruche serduszko, odwróciłaś wzrok od niewygodnej prawdy. A robiąc to, odwróciłaś wzrok od swojej najlepszej przyjaciółki. Kopia Suzu wygłaszała krytykę za krytyką. Ale wszystkie te stwierdzenia były czymś, o czym sama Suzu pomyślała przynajmniej raz. NGH, Suzu zacisnęła zęby, nie mogąc się sprzeciwić. To była ciemność tkwiąca w jej sercu, ciemność, o której nikomu nie powiedziała, przytłaczające poczucie winy, które czuła, że nie skonfrontowała się wcześniej z Eri. Wmawiała sobie jej w kółko, że nie ma mowy, żeby jej najlepsza przyjaciółka była zła i zrezygnowała z krytycznego badania dowodów, które jej przedstawiono. W rezultacie doszło do tragedii. Nawet jeśli nie miała odwagi sama skonfrontować się z Eri, powinna była przynajmniej podzielić się swoimi obawami z Shizuku. W ten sposób mogliby się przygotować. Oczywiście to wszystko było gdybaniem. Ostatecznie to Eri wybrała ścieżkę zła, a Suzu była jedną z jej ofiar. Suzu wiedziała, że gdyby powiedziała Shizuku, co czuje, to właśnie to by jej powiedziała. Jednak nawet jeśli są zrozumiała, to w swojej głowie nie mogła pozbyć się poczucia winy, które ją gryzło, a jej kopia była manifestacją tej winy. Dlatego bezlitośnie wydobywała na światło dzienne to poczucie winy i obnażała je. Mogłaś nawet być w stanie zrobić coś, aby uratować Eri, zanim stała się tak pokręcona. I mimo to masz szczerość nazywać ją swoją najlepszą przyjaciółką? Przecinek myślałaś, że wszystko będzie dobrze, dopóki będziesz się uśmiechać, prawda? Ale tak naprawdę dało ci to tylko kilka płytkich przyjaźni. Nie ma ani jednej osoby, z którą jesteś naprawdę blisko, prawda? A jednak myślałaś, że już nie jesteś sama. Eri miała rację, jesteś idiotką. Suzu po cichu zamachnęła wachlarzami na swoją kopię. Dziesiątki mieszkańców niebios pojawiły się znikąd i rzuciły się w jej stronę. Gdy tylko otoczył kopię, eksplodowały w serii wybuchów bariery. Niezliczone postrzępione odłamki bariery poleciały w stronę kopii. Jednak kopia wyszła z tego bez szwanku. Była w stanie zablokować ostrzał prostą barierą i pogardliwie spojrzała na Suzu, zasłaniając usta wachlarzem. Od początku walki znacznie się wzmocniła. Suzu przez cały czas milczała, znosząc wszystkie uszczypliwe obelgi kopii bez się. Jej twarz była skontorsionowana z bólu i udręki i tylko ona odnosiła obrażenia od ataków barierami, które obień wypuszczały. Żadna z jej technik barierowych nie przedarła się przez obronę Kopii. Ta różnica w sile między nimi jasno pokazywała, jak strząśnięta była Suzu słowami swojej Kopii. Nawet jeśli spotkasz się ponownie z Eri, co zrobisz? Nie wiesz nawet, co chcesz jej powiedzieć. Poza tym nawet ty myślisz, że ona po prostu znowu spróbuje cię zabić. Kopia używała nawet obaw Suzu co do przyszłości jako broni. Chociaż prawdą było, że Suzu desperacko chciała ponownie spotkać Eri, prawdą było również, że bała się to zrobić i nie miała pojęcia, co powiedzieć swojej byłej najlepszej przyjaciółce. Na dodatek wciąż ciągnęła za sobą poczucie winy i nienawiść do samej siebie za to, że wcześniej się z nią nie skonfrontowała. Każdy z jej żalów i lęków został obnażony. Jej serce zostało zmiażdżone na miazgę, tak samo jak jej ciało, a jednak pomimo wszystkich moich obelg, nie staje się dużo silniejsza, właściwie to w ogóle przestałam się wzmacniać. Szyderczy uśmiech kopi zmienił się w grymas. Wtedy Suzu w końcu otworzyła usta. Jej głos był zaskakująco mocny, podobnie jak jej spojrzenie. Wiedziałam, tak działa ta próba. W takim razie od teraz nie będziesz już silniejsza. Wygląda na to, że tak. Odkąd wzdmuchnęłam cię tymi niszczycielami niebios, twoja determinacja powoli rosła. Teraz rozumiem, powód, dla którego nic nie mówiłaś, był taki, że przez cały ten czas Suzu skupiała się na sobie. To była próba, której Suzu pragnęła. Od początku chciała być zmuszona do stawienia czoła swojej słabości. Bo jeszcze zanim weszła do tego labiryntu, obiecała sobie, że już nigdy nie ucieknie. Tylko dzięki temu znalazła odwagę, by poprosić Haimę, aby z nim podróżował. Była prawie pozbawiona many, jej twarz była blada, oddychała z trudem, a jej dłonie drżały, gdy trzymała wachlarze. Ale jej postawa, spojrzenie i głos miały w sobie dzikie piękno. Wszystko, co powiedziałaś, jest absolutną prawdą. Naprawdę byłam tchórzem. Ale to już nie ma znaczenia. Mam dość prób chronienia siebie. Odkąd zobaczyłam Ten Sen w labiryncie Haltiny, zdałam sobie sprawę, że uciekałam od tego, co naprawdę ważne. To była całkiem niezła fantazja, prawda? Kopia znowu się uśmiechnęła szyderczo. Ale tym razem Suzu również się uśmiechnęła. Był to uśmiech naznaczony bólem i cierpieniem, ale ten uśmiech płynął prosto z serca. To marzenie mogło być rzeczywistością, gdybym tylko zaakceptowała rzeczywistość na samym początku. Jej oczy były wolne od wątpliwości, Suzu zaczęła mówić bardziej do siebie niż do swojej kopii. Wtedy, kiedy Umeko sam powiedziała mi, żebym się po prostu uśmiechnęła, nie miała na myśli, że uśmiechania się to jedyna rzecz, którą muszę zrobić. Chciała powiedzieć, że jeśli chcę zrozumieć innych, najpierw muszę otworzyć przed nimi swoje serce. Zdałam sobie z tego sprawę dopiero teraz. Suzu zdołała bardziej otworzyć się na innych. Ale nie do końca. Bo była tchórzem. Bała się rozgniewać swoich przyjaciół. Przerażała ją myśl, że nie zostanie przez nich porzucona. W rezultacie jednak straciła osobę, którą nazywała swoją najlepszą przyjaciółką. Masz rację. Nadal nie wiem, co powie Mary, kiedy ją znowu zobaczę. Nie wiem, czy chcę na nią nakrzyczeć, przeprosić za to, że nie zwracałam na nią większej uwagi, czy spróbować przekonać ją do powrotu. Tej nocy, w noc, kiedy została zdradzona, serce Suzu zostało rozerwane na strzępy. Wewnątrz niej narastał potok emocji i musiała użyć całej swojej siły, by się nie załamać. Wciąż tak było. Sozu nie miała wątpliwości, że kiedy ponownie spotka Eri, ta tama pęknie. Jednak nie mam pojęcia, co powiedzieć, ale wiem, że muszę ją znowu zobaczyć. Nigdy więcej nie powtórzę błędów, które popełniła w lesie Haltiny. Od teraz nie będzie odwracać wzroku od prawdy, bez względu na to, jak bolesna by ona nie była. Ognista determinacja w jej oczach jasno to pokazała. Moja moc słabnie. Wygląda na to, że ta Twoja determinacja jest prawdziwa. Tak. Mam dość oglądania słodkich snów. Prześcignę cię i będę iść naprzód. Zbierzcie się i stańcie się całością, święta ziemia, odwrócenie. Suzu włożyła całą swoją determinację w magię i rzuciła swój jak dotąd najpotężniejszy czar. Kiedy opuściła wachlarze, cały pokój zaczął świecić. Niezliczone, maleńkie kropki migotały w powietrzu jak gwiazdy na nocnym niebie. Były to roztrzaskane i fragmenty wszystkich barier, które Suzu do tej pory rzuciła. Fragmenty wirowały wokół kopii, tworząc wokół niej galaktykę gwiazd. Po kilku sekundach zaczęły nabierać kształtu. Więc ty, rozumiem. Kontrolowałaś wszystkie bariery, które rzuciłaś lewym wachlarzem, tym zaczarowanym magią odnowy. Wszystko po to, byś mogła je przywrócić. Planowałaś to od samego początku? Wiem, że próby labiryntu nie są łatwe do pokonania. Odkąd zaczęły się szepty, myślałam, że do tego dojdzie. I wiedziałam, że będę potrzebować asa w rękawie. Suzuka rzucała barier bezmyślnie. Liczba barier, które przywołała swoim lewym wachlarzem, wynosiła 150. Co więcej, wlała całą swoją pozostałą manę, aby stworzyć kolejne 300 barier, które miały zostać dodane do potężnego wybuchu bariery, który przygotowywała. Wszystkie jej tarcze zbiegły się na kopii. Świeciły na pomarańczowo, gdy się zbliżały, przygotowując się do eksplozji. Cały pokój wypełnił pomarańczowy blask zachodzącego słońca, a kolosalna masa barier wyglądała jak mityczny pływający zamek. W centrum tego świecącego na pomarańczowo zamku stała kopia, wyglądająca zaskakująco spokojnie. Bardzo dobrze. Pokaż mi, jak silna jest twoja wola. Udowodnij, że pokonałaś swoją słabość. Dziękuję za istnienie, Próbo. Nadchodzę. Za w tysiąc kwiatów uśmiechając się lekko, Suzu pchnęła wachlarze do przodu. Wybuch kwiatów. Nastąpiła eksplozja światła tak jasna, że przez chwilę wydawało się, jakby w pomieszczeniu nagle pojawiło się słońce. Światło pokryło wszystko, zagłuszając nawet dźwięk. Kilka sekund później rozległ się dźwięk eksplozji, wstrząsając pomieszczeniem z całą swoją siłą. Suzu wykorzystała całą dostępną manę do jednego potężnego wybuchu bariery. W przeciwieństwie do jej zwykłych zaklęć wybuchu bariery, był to pełnoprawny atak, który wymagał od niej kontrolowania jak największej liczby barier i jednoczesnego ich eksplodowania. To był ostateczny as w rękawie Suzu. Ponieważ skupiała się wyłącznie na ofensywie, Suzu nie była w stanie wznieść żadnych barier, aby się chronić. Fale uderzeniowe od eksplozji również ją zdmuchnęły i uderzyła w ścianę za sobą. Musiała się bardzo skoncentrować, by nie stracić przytomności z bólu. Nie słyszała nic poza nieustannym dzwonieniem w uszach. Chociaż była zbyt wyczerpana, by się ruszyć, jej zamazany wzrok był mocno skupiony na wrogu przed nią. Fragmenty rozbitej bariery i oderwane odłamki lodu błyszczały w powietrzu, ale kopii nigdzie nie było widać. Zamiast tego delikatny głos zdawał się szeptać Suzu prosto do ucha. Byłoby miło, gdyby twoje uczucia do niej dotarły. Ulga zalała Suzu, a jej świadomość zaczęła zanikać. Chyba odpocznę. Tylko na chwilę. Suzu patrzyła, jak fragment odległej ściany rozpada się, odsłaniając nowe przejście, a potem zemdlała z uśmiechem na twarzy. Jakiś czas później Suzu powoli zaczęła budzić się z głębokiego snu. Czuła się, jakby wynurzała się z ciemnego basenu wody. Sam basen był zaskakująco wygodny, jak kołyska. Kołysał ją nawet lekko falami. Z zemgloną świadomością Suzu czuła, że nie zaszkodzi zanurzyć się z powrotem w basenie na chwilę. Ale gdy tylko zaczęła zamykać oczy, dudnienie kroków i ciepła dłoń na jej policzkach zmusiły ją do pełnego przebudzenia. Co? Co się dzieje? Jaki gryko, Suzu? W końcu się obudziłeś? Uch. Ryutarou-kun? We własnej osobie. Przez chwilę Suzu myślała, że nie została porwana przez ogra, ale potem usłyszała znajomy głos Ryutarou i się rozluźniła. Wyglądało na to, że Ryutarou nie usłyszał na plecach. Czując się trochę winna, że pomyliła go z ogrem, Suzo odchrząknęła i zapytała, UMM, dlaczego mnie niesiesz, Ryuta Rokun? No widzisz. Pokonałem tego pieprzonego dupka, który wyglądał dokładnie jak ja i przeszedłem przez nowy tunel, który się otworzył. Doprowadził mnie do innego pomieszczenia, którym wyglądało dokładnie tak samo, jak to, w którym walczyłem, gdzie znalazłem cię nieprzytomną w kącie. Więc cię podniosłem i zabrałem ze sobą. Nie chciałaś się obudzić, bez względu na to, jak mocno cię potrząsałem, a nie zamierzałem cię budzić supleksem, więc noszenie cię było jedyną opcją. Tak, gdybyś mnie obudził supleksem, to dostałbyś barierą prosto w twarz. Suzu spojrzała z wyrzutem na tył głowy Ryutarou. Mimo to, biorąc pod uwagę, że kiedyś gadał o rzeczach takich jak równość płci, zanim zaczął bić dziewczyny, można chyba powiedzieć, że ryutarou też trochę dojrzał? Suzu oceniała Ryutarou, jej myśli były nietypowo aroganckie. Ale nie wiedziałam, że nasze sale prób są połączone z salami innych ludzi. Wygląda na to, że tak. Do czyjego pokoju, myślisz, że idziemy? Mam nadzieję, że do Kaorin lub Tiosan. Nadal jestem dość zmęczona i... Och, tak. Dzięki za noszenie mnie, Ryutarou-kun. Musiałeś też stoczyć ciężką walkę. Wszystko w porządku? Czy noszenie mnie cię męczy? Chociaż widziała tylko jego plecy, Suzu wiedziała, że Ryutarou również odniósł znaczne obrażenia podczas walki. Podobnie jak Suzu, jego sprzęt był podarty. W rzeczywistości wyglądał, jakby odniósł jeszcze większe obrażenia fizyczne niż Suzu. I chociaż brnął do przodu tymi samymi ciężkimi krokami jak zawsze, wydawał się lekko niezrównoważony. Szedł też trochę wolniej niż zwykle. Nie martw się. Jesteś lekka, Suzu. To tak, jakbym niósł roki papieru toaletowego. Przepraszam. Co to za metafora? Nawet jeśli dojrzał, wydawało się, że Reuterołowi nadal całkowicie brakowało taktu. Suzu znów spierunowała wzrokiem Reuterołowi. W zależności od twojej odpowiedzi, mogę cię zabić. Reuteroł zadrżał, a potem niepewnie powiedział: Cecha chciałem powiedzieć, lekka jak kwiatek. Czy to było wystarczająco dobre? Nieważne, po prostu sobie z tym poradzę. Na szczęście ratunek Reuterołów zadowolił Suzu i zapytała: A tak na poważnie, jesteś pewien, że nic ci nie jest? Nie wyglądasz zbyt dobrze. Uspokojony, że ten łzów wrócił do normy, Ryutarou odpowiedział radośnie, to nic takiego. Po prostu zwichnąłem ramię, złamałem pięć żeber i jedno ramię. Żaden problem. Dla mnie to brzmi jak naprawdę duży problem. Nie, stary. Wsadziłem ramię z powrotem na miejsce i używałem diamentowej skóry, żeby moje ramię było sprawne, więc gach. Ach. Ryutarou-kun, krztusisz się krwią. Ryutarou zgiął się w pół, krew tryskała mu z ust. Widok był tak makabryczny, że prawdopodobnie zdobyłby pierwsze miejsce w konkursie najbardziej szokujących filmów. Blada Suzu zeskoczyła z pleców Reutero i pospiesznie rzuciła na niego zaklęcie leczące. Nie miała do tego talentu jak Kaori, więc jej magia lecząca nie była zbyt skuteczna. Nauczyła się tylko kilku podstawowych zaklęć na wypadek sytuacji awaryjnych. Mimo to jej elementarna magia lecząca wystarczyła, by uleczyć większość drobnych ran Reutero i powstrzymać go przed krztuszeniem się krwią, więc zdecydowanie pomogła. Reutero otarł kąciki ust i uśmiechnął się szeroko. Trudno było sobie wyobrazić, że kilka sekund temu krwawił. Ła, jestem uzdrowiony. Dzięki, Suzu. Wcale nie jesteś uzdrowiony. Wiesz, Ryutarou-kun, wykaślałaś chyba wiadro krwi. Jak możesz nadal zachowywać się, jakby nic się nie stało? Jesteś minotaurem. Czy po prostu głupi? Naprawdę nie przebierasz w słowach. To znaczy, skoro już mnie tak bardzo uleczyłaś, mogę przezwyciężyć wszystko inne dzięki ikrze, więc wszystko jest w porządku. Ikra? Co? Jakie to wygodne? Wyglądając na wyczerpaną, Suzu skończyła leczyć Ryutarał. Chciała się sprzeciwić, ale znała pewnego królika, który dosłownie wszystko pokonywał dzięki ikrze, więc nie mogła. Chcę zobaczyć Izus z Ona jest normalna. Potrzebuję kogoś, kto uleczy moje serce bardziej niż moje ciało. Chociaż tak myślała, Suzu i tak rzuciła na siebie trochę magii leczącej. Większość tego, co była w stanie uleczyć, to drobne skaleczenia i siniaki. Nic nie mogła poradzić na głębokie wyczerpanie, które czuła, ani na tępy pól w stawach, który odczuwała od czasu uderzenia w ścianę. Do tego potrzebowała pomocy Tio lub Kaori. Widząc zirytowaną minę Suzu, Ryutarou pospiesznie dodał, Enno, chyba jestem też nakręcony, bo w końcu udało mi się zaliczyć jedną z prób labiryntu. Och, tak, rozumiem. To miło uczucie wiedzieć, że infaktycznie faktycznie potrafisz walczyć. W przeciwieństwie do tego, jak to było w lesie. Wiem, prawda. A tak przy okazji, jak ci poszła próba, Ryutaro-kun? mam wrażenie, że jesteś typem faceta, który nigdy się niczym nie martwi. Och, ale jeśli nie chcesz o tym rozmawiać, to w porządku. Suzu w zasadzie sugerowała: jesteś mięśniakiem, więc to nie tak, że obelgi mogą cię zranić, prawda? Przecinek co było dość ostre jak na zazwyczaj wesołą Suzu. Wyglądało na to, że i w końcu zaczęła porzucać swoją maskę. Z drugiej strony Rytaro nie przejmował się zbytnio domniemaną obelgą. Raczej nawet nie zdawał sobie z niej sprawy. Nie, nie mam nic przeciwko, żeby o tym porozmawiać. I tak to nie było nic specjalnego. Mój fałszywy po prostu nazwał mnie tchórzliwym przegrybem i głównym. Suzu spojrzała na Reutero pustym wzrokiem. Reutero był typem faceta, który rzucałby się na każde wyzwanie, bez względu na to, jak niebezpieczne. Nie wyobrażała sobie, żeby czegokolwiek się bał, w rzeczywistości było osobieniem lekkomyślnej odwagi. Ze wszystkich rzeczy, które kopia mogła wskazać, tchórzostwo wydawało się najdziwniejszym wyborem. Widząc zdezorientowaną minę Suzu, Rełtaro niezręcznie się uśmiechnął. Po prostu próbowałem to ukryć, udając twardziela, no wiesz, pomyśl tylko: jestem o wiele słabszy od kołkiego i Nagumo. Masz na myśli. Zawsze będziesz postacią drugoplanową, facetem, którego prawdziwi bohaterowie zawsze muszą ratować. Jesteś zazdrosny, prawda? Chcesz być tym facetem, który stoi w świetle reflektorów. Ale wiesz, dlaczego nigdy nie próbujesz go ukraść dla siebie? Zawsze myślałem, że nigdy nie pokonam tej dwójki, i zawsze bałem się przegranej z nimi. Nigdy nie chciałem rzucać im wyzwania, bo bałem się, że przegrana to udowodni. Udowodni, że jestem tylko bezwartościowym pomocnikiem. Takie gówno wmawiał mi mój sobowtór. Naprawdę tak myślałeś? Szli dalej korytarzem, ramię w ramię. Suzu z wahaniem spojrzała na ryutaro, który ze smutnym uśmiechem skinął głową. Ten irytujący sobowtór to byłem w zasadzie ja, prawda? Znaczy, że na pewno myślałem o tym gdzieś z tyłu głowy. Przynajmniej ryutaro wiedział, że nie był w stanie zaprzeczyć tym twierdzeniom. Drapał się niezręcznie po głowie i kontynuował swoją opowieść. Wiesz, jak to było, zanim zostaliśmy tu wezwani, Kołki i ja ciągle wtykaliśmy nosy w nie nieswoje sprawy? Tak. Cóż, to raczej Kołki-kun przyciągał problemy wszystkich innych. Shizu z zawsze mówiła o tym, jak jej ciężko. Tak, to brzmi znajomo. W każdym razie, przez większość czasu ratowaliśmy dziewczyny przed chuliganami i innymi gównami. I za każdym razem, gdy to robiliśmy, tylko Kołkiemu dziękowały. Aaaa. Ja ja. są zrozumiała, do czego zmierza Ryotaro. Kołki wyglądał jak rycerz wyśniącej zbroi. Wyróżniał się jak kwiatek do kożucha. Na dodatek był niewiarygodnie charyzmatyczny. Więc tak, nawet dziewczyny, w których się kochałem, wolały Kołkiego ode mnie. Ojej. Suzu zaczęła się zastanawiać, dlaczego Ryutarou w ogóle przyjaźnił się z Kołkim. Współczuła jego niedoli. Podczas gdy ona wciąż była zajęta przetwarzaniem wszystkich tych nowych rewelacji, Ryutarou zrzucił na nią kolejną bombę. Nawet YSN jest kobietą na gumo. Tak, ona. Czekaj. Co? Co? Suzu wrzesnęła, a jej krzyk odbił się echem w korytarzu. Jej oczy wyglądały, jakby miały wyskoczyć z orbit. Była tak zaskoczona, że nie zatrzymała się i cofnęła o kilka kroków. Ryutarou, rumieniąc się, odwrócił wzrok i zamknęł usta na kultkę. Czekaj, mówisz serio? Ryutarou-kun, ty ją lubisz? Poważnie? Czemu jesteś taka zdziwiona? Czy to takie dziwne, że się w niej zakochałem? nie niezupełnie, to tylko. Nigdy tego nie okazywałaś ani nic, Ryutarou-kun. Naprawdę myślisz, że mógłbym próbować do niej zarywać? Kiedy oni dwaj flirtują 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu? Biedny Ryutarou-kun. Zamknij się. Nie jestem żałosny. Poza tym, kiedy stałaś się taka wredna, Suzu spojrzała na Ryutaro, jakby był porzuconym szczeniakiem i delikatnie poklepała go po ramieniu. Ryutaro ze złością strącił jej rękę i zmienił temat. W każdym razie, mój sobowtór mówił o tym, jak tylko udawałem, że nie zadowalam się byciem pomocnikiem, chociaż tak naprawdę chciałem być głównym bohaterem. Teraz rozumiem. Czy twój sobowtór też stał się silniejszy, ryutaro kun Silniejszy? Co masz na myśli? Chuch. Czy cała próba nie polega na tym, czy odrzucasz, czy akceptujesz swoje uczucia? I twój sobowtór staje się słabszy lub silniejszy w zależności od tego, co robisz? O czym ty mówisz? Ryutarą w ogóle nie nadążał? Suzu i rytaru przekrzywili głowy w zakłopotaniu. Suzu krótko wyjaśniła zasady próby, ale Ryutaru wciąż wyglądał na zdezorientowanego. Wyglądało na to, że jego próba przebiegła inaczej niż jej. Sobowtór Ryutaru zaproponował mu układ. Poprosił go, by połączył z nim siłę, by zdobyć moc, która pozwoli mu wyprzeć Kołkiego i innych jako bohatera. Moc, by robić co zechce i brać, co zechce, wyłącznie siłą. Mógłby stać się swoim idealnym ja. Więc są ludzie, którzy też mieli takie próby. Zamiast pokonywać samego siebie, próba Ryutaroł skupiała się na tym, jak dobrze potrafiło przeć się pokusom, który mu oferowano. Biorąc pod uwagę, że bogowie prawdopodobnie stosowali podobne metody, miało to sens jako próba. Może próba uznała, że nie ma wystarczająco dużo negatywnych emocji, więc spróbowała go skusić w ostateczności, czy coś? Nie, to niemożliwe. Wów więc, co się stało, gdy podałaś sobie wtórowi rękę? Hej, naprawdę myślisz, że przyjąłbym taki układ? Suzu odwróciła wzrok. W odpowiedzi Ryutaro westchnął i powiedział, nawet ja nie jestem na tyle głupi, by myśleć, że podanie ręki temu sobowtórowi to dobry pomysł. Po prostu spuściłem mu w pierdol. Huch, więc nie uległeś pokusie? Suzu spojrzała na Ryutaro z podziwem, ale zamiast wyglądać na dumnego z siebie, wyraz twarzy Ryutaro był dziwnie sztywny. Jego oczy zaszły mgłą i powiedział, pomyśl tylko. Gdybym naprawdę dostał całą tę moc i robił, co bym chciał? Jak myślisz, co by się stało? HM. Cóż, mógłbyś brać siłą, co tylko chcesz, więc... Och. Zdezorientowany wyraz twarzy Suzu zmienił się we współczucie. Gdyby Ryutaro oblał próbę i uległ swoim podstawowym pragnieniom, było oczywiste, co by spróbował zrobić jako pierwsze: uczynić Y swoją. Ale Suzu i Ryutaro wiedzieli, jakby się to skończyło. Nieważne, ile mocy dałby mu labirynt, zostałbyś zniszczony przez Nagumokuna. Tak jak Hiyama. Widząc, jak blisko byli Hajime i Ygrekłe, Ryutaro pogodził się już z faktem, że ona nigdy na niego nie spojrzy. Próba zmiany tego teraz równała się samobójstwu. Sobowtór mógł myśleć, że próbuje skusić Ryutarou do życia w dekadencji, ale dla niego wydawało się to niczym innym jak drogą prowadzącą prosto na śmierć. Zacząłem krzyczeć na mojego Sobowtóra, co jest z tobą, kurwa? Przyjrzyj się rzeczywistości. Jeśli to zrobię, to po prostu zginę. Kropka. Reutaro w końcu pękł i pokonał swojego Sobowtóra w walce na pięści. Wysłuchawszy jego historii, Suzu powiedziała, więc w zasadzie zdałaś próbę, rzucając napad złości. W końcu, chyba taki po prostu jest Ryutarou-kun. Ramiona Suzu opadły z rozczarowania. Rełtaru wzruszył ramionami, a następnie ruszył dalej korytarzem. Mimo to, powiedziała Suzu z uśmiechem, nie chcąc porzucać tematu. Cieszyła się, że Rełtaru zechciał podzielić się z nią swoimi najgłębszymi uczuciami. W rezultacie nie czuła potrzeby, by być wobec niego powściągliwa. Jestem trochę zaskoczona. Nigdy nie pomyślałabym, że zakochałaś się w igre kojona samie, kun Nadal o tym mówisz. Poza tym, co w tym takiego dziwnego? To ty nazywasz ją ona od tamtego dnia. Och, tak, racja. Chyba to wcale nie jest takie dziwne. Suzu klasnęła w dłonie. Dzień, o którym mówił Ryutaro, to był dzień, w którym Hime i Yue uratowali ich przed demonem i jej potworami w wielkim labiryncie Ursusa. Yue wyglądała olśniewająco pięknie, gdy przecinała zastępy potworów swoim lazurowym ognistym smokiem. Walczyła z taką gracją, pomimo swojego młodego wyglądu. Na dodatek okazała Suzu odrobinę życzliwości. To naturalne, że wszyscy uczniowie obecni podczas tej bitwy zakochali się w niej. Tak samo jak Suzu zaczęła nazywać ją ona samą, Yoshiki Seitou, Shin i a jako Cui i Mao Joshino zaczęli darzyć Yue ogromnym szacunkiem. Nic więc dziwnego, że Ryutaro uczuł coś podobnego. Lepiej nikomu o tym nie mów. Nie powiem. Tylko by cię z tego powodu drażnili. Właściwie, po co w ogóle zwracałeś mi tym głowę? Cóż, chyba nie powinienem był, ale... Och, po prostu chciałeś, żeby ktoś cię wysłuchał? Prawda? Zawsze zapominam, jaka jesteś bystra. Tak, zasadniczo o to chodzi. Przepraszam, że marudziłem ci o tych wszystkich wzdurach. Reutero uśmiechnął się żałośnie do Suzu, a ona odwzajemniła uśmiech. Ale mimo to, naprawdę nie powinieneś próbować walczyć z każdym wyzwaniem w ten sposób. Kaorin, wścieknie się, jeśli będziesz się ciągle pojawiał pobity. Twarz mojego sobowtóra tak mnie wkurzyła. Samo myślenie o tym sprawia, że chcę mu znowu przywalić. Zawsze możesz zacząć walić w lustra. Oboje przez kilka minut przekomarzali się ze sobą, aż w końcu dotarli do ślepego zełka. Wyglądało na to, że znaleźli następny łącznik. Och, jesteśmy na miejscu. Naprawdę mam nadzieję, że to pokój Kaorin lub Tiosan. Suzu złożyła ręce do modlitwy, a następnie podeszła do ściany lodu. Gdy się zbliżyła, lód stopił się, odsłaniając pokój za nim. Na szczęście dla Suzu jej modlitwy zostały wysłuchane jednak ga, u pierwszą rzeczą, która powitała Suzu i Ryutaro, gdy weszli do pokoju, był strumień magii. Krzycząc z zaskoczenia, Ryutaro pospiesznie skoczył przed Suzu i skrzyżował ramiona w obronnym geście. W tym samym czasie Suzu wzniosła potężną barierę. Gdy fale uderzeniowe osłabły, oboje spojrzeli w górę i zobaczyli Tio i jej kopię wymieniające ataki oddechowe. Cofnijmy zegar o kilka minut przed przybyciem Suzu i Ryutarą. Tio stanęła twarzą w twarz ze swoją białą włosą, ubraną w białą szatę kopią, podczas gdy iluzoryczne czarne jak smoła płomienie tańczył na krawędziach jej wzroku. Te płomienie były manifestacją nienawiści, która szalała w jej wnętrzu. Ziarna tej nienawiści zostały zasiane 500 lat temu, kiedy Smoczy Lud został wymazany z historii, wraz ze swoim prosperującym narodem. Mimo, że troszczyliśmy się o słabych i bezsilnych, mimo, że ich wspieraliśmy i chroniliśmy przed krzywdą. Głos kopii był mieszanką pogardy i żalu. Przywołała fale płomieni, która groziła pochłonięciem Tio w całości. To prawda. My, Smoczy Lud, oferowaliśmy ochronę wszystkim, którzy jej szukali, bez względu na rasę, narodowość czy płeć. Odpowiadając spokojnie, Tio opuściła rękę. Rękaw jej kimona zatrzepotał na wietrze, a ściana wiatru uniosła się, by spotkać falę ognia. Wiatr zderzył się z płomieniami, pochłonął jej i przekształcił falę w ogniste tornado, które Tio wysłała z powrotem w stronę swojej kopii. Czy był ktoś, kto nie został ocalony przez naszą łaskę? Czy był ktoś, kto nie był poruszony naszą cnotliwą i szlachetną naturą? Czy był ktoś, kto nas nie szanował? Kopia przekształciła się w pięknego, białoskórego smoka i przebiła się przez płonące tornado. Skierowała się w stronę Tio, planując zmiażdżyć ją pod ciężarem swojego ataku. Inni chwalili nas, nazywając nas najsilniejszym i najszlachetniejszym narodem na świecie. Błysnęło czarne światło i Tio również przekształciła się w swoją smoczą postać. Zastygła w bezruchu, przyjmując atak Kopi na siebie. Nie była jednak w stanie wchłonąć pełnej siły uderzenia i została odetchnięta do ściany. Istniała wyraźna różnica w sile między nimi. Zachęcona tym Kopia krzyknęła: nasze państwo miało być rajem. Miejscem, w którym słabi i silni, bogaci i biedni mogliby żyć razem w harmonii. Droga do osiągnięcia tego raju nie była łatwa. Podtrzymywanie wzniosłych ideałów smoczego ludu było niewiarygodnie trudnym zadaniem. Przez wieki inne rasy śmiały się z marzeń smoczego ludu, patrząc na nich z góry jak na nic więcej niż głupich idealistów. Ale dzięki krwi, i pokoleń smoczego ludu w końcu stworzyli wymarzony kraj. Silny, niezłomny naród pełen dobroci i ciepła. Zdając sobie sprawę z ideału, który wszyscy inni uważali za niemożliwy, pozostałe rasy skłoniły głowy w gaście szacunku dla smoczego ludu. Odtąd smoczy lud był obrońcą świata, rozjemcą pokoju. Byli prawdziwymi władcami Tortusa. Rzeczywiście mruknęła Tio, a jej głos zabarwił smutek. Tuż przed tym, jak Tio uderzyła w ścianę, owinęła się walonem czarnego światła. Sekundę później rozległ się potężny i fragment ściany został sproszkowany. Jednak Tio nie było nigdzie w pobliżu ściany. Właściwie usunięcie ogranicznika. Wzmocniony magią ewolucji, czarny oddech Tio poleciał w stronę jej kopii. Przesunęła się bezpośrednio pod białego smoka i strzelała do niego z dołu. Tuż przed uderzeniem w ściany Tio anulowała swoją transformację, pozwalając sobie upaść pod swoją kopię. Zeskoczona kontratakiem, kopia Tio zdołała jednak rozłożyć skrzydła i zatrzymać swój ruch wsteczny tuż przed tym, jak uderzyła w drzewo na środku pokoju. Następnie otworzyła pasztę i wystrzeliła w Tio oddech białego oddechu. O dziwo, jej atak oddechowy był jeszcze silniejszy niż Tio, która używała magii ewolucji. Piekąc powietrze, którym przelatywał, oddech dudnił, pędząc w stronę Tio. Oddech otoczył Tio i natychmiast upłynął lodową podłogę pod nią. Następnie oddech zniknął, odsłaniając pustkę, w której kiedyś stała Tio. To było tak, jakby została odparowana. Kopia anulowała swoją transformację i wylądowała miękko na podłodze. Potem, jakby nigdy nic, wznowiła swoją umowę. Ale wszystko, na co pracowaliśmy, zostało zniszczone, obrócone w popiół przez nikczemność bogów i ludzi. Kopia odwróciła się na bok. Zgodnie z oczekiwaniami tio stała tam. Użyła ciepła resztkowego z własnego oddechu, by zostawić za sobą miraż samej siebie, który został trafiony atakiem kopii. Kiedy tio trafiła kopię swoim oddechem, straciła ją z oczu na sekundę. I w tej sekundzie tio zostawiła za sobą iluzję i przeniosła się w inne miejsce. Taki wyczyn można by nazwać boskim. Niestety, nie zmieniło to faktu, że tio przegrywała pod względem surowej mocy. Tio i jej kopia wyciągnęły ręce do przodu, wypuszczając jednocześnie ataki oddechowe. Dwa oddechy, jeden czarny, drugi biały, zderzyły się ze sobą. Oszałamiający kontrast ciemności i światła wypełniło pomieszczenie. Jednak te dwa oddechy nie były równej siły. Powoli, ale pewnie, biały oddech zaczął odpychać czarny. Właśnie wtedy do pokoju weszły dwie nowe osoby. Nawet nie patrząc, kopia wiedziała, że to są Ryutaru. Uśmiechając się złowieszczo, postanowiła pokazać tym nowym widzom, jak naprawdę brzydka jest Tio. Wierzyła, że ujawniając sekrety Tio innym, jeszcze bardziej ją osaczy. Smoczy lud to tak naprawdę nie ludzie. Wyewoluowali z potworów. Te słowa oznaczały koniec złotego wieku smoczego ludu. Suzu i Ryutaro spojrzeli w górę zaskoczeni, co zauważył zarówno Tio, jak i Kopia. Uśmiech Kopii stał się szerszy, a ona kontynuowała opowieść o tragedii ludu Tio. Kto wie, kiedy ich nikczemna natura znów pokaże swoje brzydkie oblicze? Udają obrońców świata, ale za tą maską kryje się prawda, że po prostu chcą rządzić innymi rasami. Kopia spojrzała z pogardą na Tio. To prawda, że nie w całym Tortusie tylko smoczy ludzie mogli przemieniać się w bestie. Ich smocze formy, tak odległe od normalnego ludzkiego wyglądu, z pewnością można było uznać za monstrualne. Dodaj do tego ich przytłaczającą siłę, a nie było zaskoczeniem, że inne rasy zaczęły wierzyć w tak podstępne słowa. Ale mimo to, pomimo nikczemnych plotek rozsiewanych przez bogów, smoczy ludzie pozostali szlachetni. Okazywali życzliwość wszystkim rasom i nadal rozwijali swój raj. Ich wielowiekowy altruizm powinien wystarczyć, aby zdobyć zaufanie rówieśników. A jednak, ich prawdziwym celem jest obalenie bogów. Zgadza się, smoczy ludzie to heretycy. Kropka. Tak kilka słów wystarczyło, by obalić całe zaufanie i dobrą wolę, jaką zbudowali smoczy ludzie. Prości ludzie zdradzili ich tak łatwo. To było jak koszmar. Szacunek innych raz zmienił się w strach, ich zaufanie w wątpliwości, ich podziw w pogardę. A potem, w mgnieniu oka, kraj Kios płonął. Jej rodacy zostali wymordowani, a ciała jej ojca, kargi i matki Orny zbeszczone. Przez tych samych ludzi, których ryzykowali życiem, by chronić i opiekować się nimi. Biały oddech kopii zepchnął czarny oddech tj. o kilka cali do tyłu. Powoli, ale nieubłaganie, białe światło unicestwienia zbliżało się do niej. Kopia zachichotała. Fufufu, fu, fu, czuję to. Twój gniew i twoją nienawiść, twój strach i twoją rezygnację. Nawet po tylu wiekach nadal nie możesz zapomnieć tragedii, jaka cię spotkała. Ty i twoje rodzeństwo zostaliście zdradzeni przez tych samych ludzi, których uratowaliście. Przydzili, gdy zabijali twoich przyjaciół i rodzinę, bezczeszcząc ich zwłoki dla sportu. Kropka. Tio milczała, gdy słowa jej kopii odbijały się echem po pokoju. Suzuj i Ryutaro, z drugiej strony, wydawali się poruszeni opowieścią kopii. Oboje nie wiedzieli o przyszłości Tio. Wiedzieli tylko, że smoczy ludzie mieli być wymarłą rasą. Ale nigdy nie zdawali sobie sprawy, że ta kilka kapitów, które przeczytali o historii smoczych ludzi w królewskiej bibliotece, kryje taką tragedię. Oboje nic nie wiedzieli o tej stronie Tio. I była jeszcze inna strona Tio, o której nie wiedzieli nawet Jaime i inni. Powiedz, to musiało być miłe, prawda? Rozwalenie kościoła na kawałki? W końcu to oni byli inicjatorami tej zdrady, wieki temu. Tu nie było ekscytujące móc wreszcie zabić znienawidzonego wroga? Kropka. Tio miała szczęście, że mogła użyć ratowania Jaime jako wymówki, by zniszczyć kościół. W końcu nie wyglądałoby to dobrze, gdyby powiedziała, że powodem, dla którego wymordowała wszystkich tych ludzi, była zemsta. Miała szczęście, że Aiko też tam była. Własne zmagania Aiko z tym, co zrobiła, były dobrym sposobem na odwrócenie uwagi od Tio. Udało jej się zniszczyć kościół i ujść na sucho bez pytania. Oczywiście Suzu i Ryutaro byli szokowani, odkrywając, jak głęboka była nienawiść Tio i jak bardzo była wyrachowana. Oczekiwali, że Tio odpowie na swoją kopię, ale tego nie zrobiła. Jej milczenie było jak milczące potwierdzenie, że mówi prawdę twierdzenia kopii zostały dodatkowo wzmocnione przez fakt, że oddech Tio nadal słabł, do tego stopnia, że groziło jej pochłonięcie przez oddech kopii. Uradowana kopia kontynuowała ujawnianie wszystkich mrocznych sekretów Tio. Prawdziwym powodem, dla którego początkowo dołączyłaś do drużyny Haimany Gumo, było to, że wierzyłaś, że możesz go wykorzystać, prawda? Kropka. Siła Heime była nienormalna. Tio wiedziała, że nie w końcu zwróci na siebie uwagę bogów. A to oni zorganizowali całą zdradę. Wiedziałaś, że jeśli bogowie obnażą swoje płyny Haimany Gumo, on nie zawaha się walczyć. Oznacza to, że byłby idealnym pionkiem do przeprowadzenia twojej zemsty. Czyż nie tak? Kropka. Biorąc pod uwagę, jak ty o zwykle zachowywała się wokół Haimy, nie można było uwierzyć, że żywiła tak mroczne myśli. Jednak słowa kopii były prawdą. Nawet jeśli te uczucia były na tyle słabe, że Tio nie była ich świadoma, gdzieś głęboko w swoim sercu rzeczywiście myślała o takich rzeczach. Suzu i Ryutaro nie mogli uwierzyć, że masochistyczna kobieta, która czasami zachowywała się jak miła i godna zaufania starsza siostra, ma taką stronę. Gdy patrzyli w oszołomionym milczeniu, to w końcu zwróciła się do nich. W jej wyrazie twarzy nie było żadnych emocji. Nie było radosnego uśmiechu, ani iskierki w oczach, ani mądrości, niczego. Suzu i Ryutarów zdrygnęli się. Ludzie, bestie, demony i bogowie. Nienawidzisz ich wszystkich za zniszczenie wszystkiego, co było ci drogie. Pięćset lat to zdecydowanie za mało czasu, by ugasić mroczne płomienie nienawiści, które płynęły w głębi serca Tio. A teraz jej kopia podsycała płomienie. Ale nie ma nic złego w Twojej nienawiści. Właściwie mamy pełne prawo pragnąć zemsty. Kropka. Słowa kopii odbiły się w tio. Częściej chciała zgodzić się ze swoją kopią. Ale inna częściej chciała zaprzeczyć pragnieniu zemsty. Jej matka i ojciec zawsze uczyli ją, by była miła dla innych i podążała szlachetną ścieżką, bez względu na to, co reszta świata postanowiła zrobić. Ostatnią rzeczą, jaką chciała zrobić, to zdradzić ich pamięć. Świadoma konfliktów tio, kopia uśmiechnęła się i wyciągnęła do niej rękę, a drugą wciąż wypuszczała oddech. Weź moją rękę. Razem możemy dokonać zemsty. Nie musisz ukrywać nienawiści tlącej się w twoim sercu. Jeśli będę z tobą, twoje sumienie nie stępi już ku w Twojej złości. Mogę ci pomóc poprowadzić Hajmane Gumo ścieżką, której pragniesz. W końcu ten mężczyzna darzy nas sympatią. Manipulowanie nim będzie łatwe. Zaproszenie kopii było iskrą potrzebną do przekształcenia ognia nienawiści w szalejące piekło. Zamiast próbować złamać ducha ty cierpkimi słowami, kopia postanowiła zwabić ją obietnicami miodu. To była ta sama taktyka, której użyła Kopia Gdyby ty wzięła rękę swojej kopii, wątpliwe, czy nadal byłaby tą samą osobą. Przynajmniej Hajime i inni nie mogliby utrzymywać tej samej relacji z Tio, która była zdeterminowana, by nakłonić swoich towarzyszy do przyłączenia się do niej w Krócejcie Bogobójstwa. Biały oddech Kopi stał się jeszcze potężniejszy, a osłabiony oddech Tio ledwo mógł go powstrzymać. Jego chwilejne światło zdawało się odzwierciedlać chwiejność serca Tio. Tio-san, nie słuchaj tych zdur. Kropka! Wróć do bycia Tio-san, którą znamy i kochamy. Kropka! Reutaro i Suzu krzyczeli na Tio, a w ich głosach słychać było desperację. Robili co w ich mocy, by ją wspierać tak, jak ona wspierała ich. Płonące, gorące, biały oddech kopii znajdował się teraz centymetry od twarzy Tio. W tym tempie jej jedynymi opcjami było albo zostać zdmuchniętą przez oddech, albo zaakceptować propozycję swojej kopii i stać się awatarem zemsty. Gdyby wybrała tę drugą opcję, było oczywiste, że Suzu i Ryutaro, świadkowie jej mrocznego paktu, nie mogliby odejść żywi. Ale Suzu i Ryutaro wcale nie martwili się o własne życie. Po prostu nie chcieli widzieć, jak niezawodna starsza siostra drużyny, która pomagała im iść naprzód, przechodzi na ciemną stronę. O wiele bardziej woleli uśmiechniętą, wesołą Tio, która zawsze trzymała się Haimę, niż pozbawioną wyrazu Tio, którą teraz widzieli. W rzeczywistości, gdyby Tio nie zamierzała ich słuchać, byli gotowi sami walczyć z jej kopią. Ale gdy przygotowywali się do walki, Suzu i Ryutaro coś zauważyli. Spojrzenie w jej oczach się zmieniło. W jej źrenicach błysnęła odrobinę delikatnej dobroci, a jej usta lekko wygięły się w uśmiechu. Chociaż nic nie powiedziała, Suzu i Ryutaro wiedzieli. Nie musieli się martwić. Mogli po prostu siedzieć cicho i patrzeć. Kia odwróciła się do swojej kopii i powiedziała: jeszcze nie poznaliśmy naszego celu na tym świecie. Jej głos był cichy. W rzeczywistości brzmiało to bardziej, jakby mówiła do siebie niż do swojej kopii. Czy to ciało jest człowiekiem, czy bestią? Jeśli wszystkie rzeczy zostały stworzone im w jakimś celu, to odpowiedź na to pytanie musi gdzieś leżeć. Te słowa, oczy kopii rozszerzyły się z zaskoczenia. Jej zaskoczenie wzrosło jeszcze bardziej, gdy zdała sobie sprawę, że jej oddech już nie pokonuje oddech odio. Przez wieki nie byliśmy w stanie znaleźć odpowiedzi. W takim razie czas, abyśmy sami zdecydowali o odpowiedzi. Kropka. NGH, moja moc jest... niemożliwe. Co cię do tego skłoniło? Kopia zerknęła na dwóch widzów, ale potem znowu spojrzała przed siebie i zobaczyła, że to jej oddech jest teraz odpychany. Czerń wkraczała na biel, jej ciemny blask wypełniał pomieszczenie. Szybkość jej natarcia przyspieszyła, rozrywając oddech Kopii. Nie mogła zrozumieć, co się dzieje. Była pewna, że rozbijała pęknięcia w sercu Tio. I rzeczywiście, jeszcze kilka sekund temu to ona stawała się silniejsza, gdy negatywne emocje Tio ją przypłaczały. Jednak teraz była całkowicie przytłoczona. Gdy patrzyła z niedowierzaniem, Tia okrzyknęła ponad rykiem swojego oddechu. Oczy Smoka widzą prawdę, przebijając wszelkie kłamstwa i oszustwa. Kropka. Być może był to oczy bestii, ale ich celem nie było wzbudzanie strachu w sercach innych. Były symbolem mądrości, mającym na celu przejrzenie mgły, która wprowadzała ludzi w błąd. Smocze szpony rozrywają fortece, niszcząc zło ukryte w środku. Kropka. Dopóki Tio miała ludzi do ochrony, niszczyła wszystko na swojej drodze. Ale podnosiła swoje szpony tylko po to, by walczyć ze złem. Smocze kły rozrywają własną słabość, przegryzając nienawiści gniew. To właśnie dlatego, że smoczy ludzie mogli przemieniać się w smoki, musieli być wobec siebie surowi. Jeśli kiedykolwiek się zachwiali, ich obowiązkiem było obnażyć kły w stronę własnej duszy. Duma smoczego człowieka polegała na tym, by nigdy nie pozwolić, aby niedawiść lub gniew kontrolowały ich działania. Gdy smok straci swoją życzliwość, nie jest niczym więcej niż bestią. Gdyby nadszedł czas, że Tio straciłaby siebie i użyła swojej mocy, by skrzywdzić niewinnych, przyznałaby, że smoczy ludzie są niczym więcej niż bestiami. Ale tylko wtedy, dopóki ostrze rozumu jest moją bronią, Tio oczy. Jej złote tęczówki emanowały olśniewającym blaskiem Jej wzrok przeszył jej kopię Wtedy nie jesteśmy bestiami, ale smoczymi ludźmi Kropka Tio Klarus ryknęła, wyjąc swoją tożsamość światu W tym samym czasie z jej ciała emanowała niewidzialna fala nacisku To nie była mana, ani przytłaczająca żądza krwi, którą Haima czasami uwalniał To było to samo szlachetne, a zarazem onieśmielające ciśnienie, które Tio uwolniła, gdy unicestwiła katedrę na Boskiej Górze To był majestat władcy, ciężar królewskości Niemożliwe Opanowała się siebie Kropka Kopia nie mogła uwierzyć w to, co widziała. Bez żadnego impulsu, który by ją wzmocnił, Tio niemal bez wysiłku zebrała swojego ducha. To mogło oznaczać tylko jedno. Tio przez cały czas miała pełną kontrolę nad swoim stanem psychicznym. Kopia nie czytała w myślach Tio. Tio pozwoliła jej je czytać. I tylko te, które chciała pokazać. Od samego początku Tio posiadała taką władzę nad sobą, że oszukała nawet labirynt. Jeśli Jaime i reszta byli przytłaczający, jeśli chodzi o waleczność, to Tio była przytłaczająca, jeśli chodzi o siłę psychiczną. Duchu tego labiryntu. Dziękuję Ci. Dzięki twojej próbie wiem, że mogę zachować kontrolę nawet w obliczu starożytnej magii. Mam nadzieję, że to oznacza, że będę w stanie poradzić sobie nawet z bogami. Więc wykorzystałaś całą tę próbę jako eksperyment. Aby sprawdzić, czy jesteś w stanie oprzeć się pociąganiu bogów. Nie, nie tylko to. Chciałaś zobaczyć, czy możesz oszukać nawet bogów. Kropka. Oczywiście chciałam też usłyszeć moje najgłębsze pragnienia z obiektywnej perspektywy. W serce człowieka jest tak rozległe i głębokie jak ocean. Całkiem możliwe, że przegapiłam jakieś pęknięcia. To okazało się bardzo pouczającą próbą. Od samego początku kopia tj. tańczyła na jej dłoni. Wycofując się, potrząsnęła głową z niedowierzaniem. Musiała szybko wymyślić plan, bo inaczej oddech ją przytłoczy. Jednak moje słowa nie były kłamstwem. Naprawdę żywisz w sercu nienawiści i gniew, więc jak możesz tak doskonale panować nad sobą, mimo że te uczucia płoną w tobie? Kropka. Tio w odpowiedzi zamknęła oczy. Rękawy jej kim ona jej długie czarne włosy zetrzepotały, gdy wokół niej informował się gwałtowny wirmany. W tamtej chwili wyglądała nieopisanie pięknie. Gdyby Jaime był obecny, nawet on byłby urzeczony jej wyglądem, niezależnie od tego, czy Y też by tam była, czy nie. Kiedy Tio w końcu przemówiła, jej słowa zabrzmiały uroczystym splendorem Wielkiej Cesarzowej. Wygląda na to, że mnie nie doceniłaś. Kim, twoim zdaniem, jestem? Kropka. Nigdy nie zapominaj o mrocznym ogniu, który narodził się w twoim sercu tego dnia, ale nigdy nie zapominaj też o dumie, którą żywisz jako członek rodu Klarus. Żyj silnie, Tio. To były ostatnie słowa, które ojciec Tio, Harga Klarus, powiedział Tio, zanim poszedł na śmierć. Zgodnie z jego prośbą żyła, trzymając swoją nienawiść, swój gniew, swoje brzydkie emocje tak blisko serca, jak swoją dumę i sumienie Z przysięgą, którą złożyła jako członek rasy smoczych ludzi, jako filarem podtrzymującym Wszystko, co jej powierzono, wszystko, co odziedziczyła, wciąż było z nią I te rzeczy połączyły się, tworząc niezniszczalny rdzeń, który ukształtował jej wolę Dlatego mogła z podniesioną głową powiedzieć, jestem Tio Klarus, dumna potomkini rodu Klarus i szlachetna smocza kobieta Kropka Ponieważ była Tio, nigdy się nie złamie bez względu na to, jak głęboka była jej nienawiść, nigdy nie będzie jedyną rzeczą wypełniającą jej serce To było wszystko Kopia zamilkła Uśmiechnęła się słabo, jakby zrezygnowana, jakby wiedziała, że nie ma sensu dłużej walczyć Spokojnie, Tio dodała, czułe zemsty są bezwartościowe Jedyne prawdziwie silne kły to te należące do smoka Pozwólcie, że wam to pokażę Oddech Tio zafalował, a potem rozszerzył się dziesiątki razy Następnie przebił się przez marny biały oddech kopii, pochłaniając go w całości w chwili, gdy to zrobiła, oddech Tio wyglądał jak rozwarte szczęki dzikiego smoka Gdy oślepiające czarne światło oddech Tio zniknęło, Suzu i Ryutarou zobaczyli, że nic nie pozostało tam, gdzie kiedyś stała kopia Przełknęli ślinę, Oni mieli tym, co właśnie zobaczyli Dopiero gdy usłyszeli cichy szelest materiału, wrócili do zmysłów Tio odgarnęła długie czarne włosy z oczu, a rękaw jej czarnego kimona zatrzepotał Wyglądała na spokojną i zdystansowaną Na jej twarzy nie było radości z pokonania próby, ani nie ogarnęły jej emocje Po prostu zrobiła to, co musiała zrobić Powoli podeszła do miejsca, gdzie czekali Suzu i Ryuteru. Nawet sposób, w jaki szła, wydawał się elegancki i wyrafinowany. Była nie tylko całkowicie niewzruszona, ale także niezrównaną pięknością. Ta kurwa. Chyba też będę musiał zacząć nazywać ją ona sama. Nie myślę o niczym. Nie, o niczym. Cholera, nie mogę kontrolować swoich myśli. Ryuteru i Suzu trochę panikowali. To był powrót super Tio, która pojawiła się w labiryncie Haltiny, by pomóc Kaori i Shei. Była nie tylko tak fajna, że aż przerażająca, ale także tak niezawodna, że aż straszna. Właściwie to wygląda na to, że od tamtej pory awansowała. Zarówno Suzu, jak i Reuterą czuli, że jeśli opuszczą gardę, po prostu wpadną jej w ramiona. Tym razem była tak niesamowicie fajna i niezawodna, że nie była ani przerażająca, ani straszna. Tia ewoluowała z Super Supertio do supertio, edycja cesarzowa. W tej chwili jej charyzma wystarczała, by oczarować każdego. Słysząc mamrotaną rozmowę Suzu i Ryutaro, kia uśmiechnęła się do nich delikatnie. Ich serca zaczęły bić szybciej. Przepraszam was oboje. Chociaż to wszystko było częścią mojego planu, to chyba was zmartwiłam. Doceniam jednak wasze słowa otuchy. Dziękuję wam. Och, uch, to nic takiego. he. Te tak. En, nie musisz nam dziękować. Tjo przechyliła głowę na bok, zastanawiając się, dlaczego oboje są tak zdenerwowani. Niestety, ten gest był tak uroczy, że serca Suzu i ryutaro zabiły mocniej. Zwykle jest taką zboczuchem, więc jak to możliwe, że teraz potrafi się tak słodko zachowywać? Reuterol krzyczał w myślach. Tjo spojrzała za Suzu i Reuterol, na przejście, przez które weszli. Hmm. Więc pokoje próbne są ze sobą połączone. Wy dwoje jesteście jedynymi, którzy się spotkali. Se chyba tak. Nie widzieliśmy nikogo innego. Rozumiem. Tio mruknęła, kiwając głową z lekkim rozczarowaniem. Wydawała się dziwnie samotna. Oczywiście, to tylko sprawiło, że wyglądała jeszcze bardziej seksownie. Ryutaro uczuł, jak się rumieni. Na szczęście Tio w głębi serca nadal była zboczeńcem. Gdyby tylko mistrz tu był. Z pewnością ukarałby mnie za to, że żywiłem tak manipulujące myśli. Prawdopodobnie surowiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jaka szkoda. To nasza kwestia. Suzu i Ryutaro odpowiedzieli jednocześnie. Naprawdę szkoda, że Tio była taka, jaka była. Mimo to Ryutarou i Suzu byli trochę ulżeni, że wróciła do nich zwykła tio. Oczywiście nigdy by tego nie powiedzieli. Potem cała trójka ruszyła nową ścieżką, która się otworzyła, z na czele. Jej magia regeneracji otuliła Suzu i Ryutarou, oświetlając korytarz delikatną poświatą. Och, przepraszam. Spędziłam tyle czasu na byciu poważną, że przypadkowo pozwoliłam, by moje emocje trochę się wydostały. Trochę. Po raz kolejny Suzu i Ryutarou byli zgodni. Wpatrywali się wymownie w Tio. Kiedy zachowywała się poważnie, pełna gracji i szlachetna postawa Tio sprawiła, że ich serca zaczęły bić szybciej, więc jej powrót do dawnego masochistycznego ja był jeszcze bardziej szokujący niż zwykle. Spojrzenie Ryutaro było szczególnie zimne. Czuło się, jakby ty właśnie jej z jego emocjami. Nawet gdy się w nią wpatrywali, zaklęcie regeneracji i Tio działał, a Sousou i Reuteru zostali całkowicie uzdrowieni, nawet ich zmęczenie zniknęło. i ciała czuły się lżejsze niż kiedykolwiek. To zajęło tylko kilka sekund, by całkowicie uleczyć ich stosunkowo poważne rany. Wow, ale chociaż twoja magia jest taka niesamowita to czuję, że nie mogę jej pochwalić z powodu twojej osobowości. Mimo to, dzięki, Tiosan. Tak, dziwnie się dziękuję zboczeńcowi, ale... Dzięki. Proszę bardzo. Jednakże, Ryutarou, nie sprawia mi przyjemności być obrażaną przez ciebie, więc nie zawracaj sobie głowy. Przepraszam, ale tylko mistrz jest w stanie sprawić, że dreszcz przebiegnie mi po plecach swoją pogardą. Mówisz tak, jakbym próbował ci się oświadczyć i właśnie zostałem odrzucony. Ryutarou wściekał się w duchu. Chciał nakrzyczeć na Tio, ale miał przeczucie, że to tylko spowoduje powtórkę tego, co się właśnie stało, więc ugryzł się język. To było zarówno irytujące, jak i imponujące, jak łatwo i szybko Tio potrafiła zmienić się z potężnej smoczej cesarzowej w masochistyczną zboczeńczynię. Ale jeszcze bardziej imponujące od tego było stary, Nagumo jest niesamowity. Naprawdę nie sądzę, żebyś powinien go chwalić za to, że potrafi sobie poradzić z Tio-san. Raczej jestem pewna, że Nagumo Kun jest po prostu sadystą. Reuterą był zdumiony, że Haima miał jaja i wielkoduszność, by radzić sobie z Tio, ale Sozu widziała to inaczej. Z tego, Co mogła powiedzieć, był po prostu na tyle bezduszny, by radzić sobie z taką zboczeńczynią jak Tio. Po kilku minutach marszu drużyna zauważyła ślepą uliczkę. Wyglądało na to, że dotarli do następnego pokoju. H.M. Wyczuwam wiele osób przed nami. Wygląda na to, że niektórzy z pozostałych już się spotkali. Mam nadzieję, że Nagumo jest jedną z tych osób. Musimy sprawić, żeby zabrał swojego zwierzaka, zanim doprowadzi mnie do szału, mruknął Ryutarą. Właścicielu Tio-san, proszę, bądź za tą ścianą. Suzu złożyła ręce do modlitwy. Tak bardzo chciała, żeby Hajime zebrał im Tio z rąk. Niestety, jej modlitwy nie miały być wysłuchane za każdym razem. Gdy cała trójka zbliżyła się do ściany, ta stopiła się, ukazując samę I Y, ty podstępna mała suko. Zamknij się. Ty głupi zboczeńcu. Jezu. Przestańcie już, wy dwoje. Y leżała na podłodze, a Kaori siedziała na niej okrakiem. Obie ciągnęły się za policzki, podczas gdy Sza stała z boku, próbując je pogodzić. Niestety, jej próby były daremne. Co one robią? Poważnie. To nic nadzwyczajnego. Te dwie są po prostu dobrymi przyjaciółkami. Tia uśmiechnęła się, ale Suzu i toraw westchnęli z irytacją. Ich przyjaciółka z dzieciństwa i ktoś, kogo bardzo szanowali, byli w trakcie nieestetycznej kociej walki. Gdyby walczyły na poważnie, Suzu i toraw wkroczyliby, by je powstrzymować, ale po sposobie, w jaki ciągnęły się za policzki i drapały, było oczywiste, że tak nie jest. Mimo że to właśnie przywróciła je do szczytowej formy, fala wyczerpania zalała je obie. Nawiasem mówiąc, powodem, dla którego obie uciekły się do tak dziecinnej taktyki, było to, że wyczerpały już całą swoją manę, walcząc ze sobą na poważnie. Zauważając przybycie nowych osób, Szeja odwróciła się w stronę nowo utworzonego wejścia. Och, Teosan? I ludzie z drużyny bohatera. Wygląda na to, że wszyscy zdaliście swoje próby. To wspaniale. Patrzcie, Y. -san, kaori San. Kaorisan. Teosan jest tutaj, więc przestańcie już walczyć i ruszajmy. No dalej, zabierzcie ręce z policzków i przestańcie się klepać. Hej, bez kopania. Uspokójcie się i pomimo błagań Szei, kopanie, bicie i ciągnięcie trwało dalej. Szeja miała już dość tych wygłupów. Mówiłam, kurwa, dajcie już spokój. Tracąc cierpliwość, Szea uderzyła Kaori i Y ujm głowy, używając wzmocnienia ciała, aby zwiększyć siłę pięści. Siła jej ciosów sprawiła, że Kaori i Y krzyknęły z bólu, chwyciły się za głowy i zwinęły się z bólu na ziemi. Hmm. Wygląda na to, że pozycja Y i odwróciły się odkąd weszliśmy do tego labiryntu. Przypuszczam, że Y jest bardziej dotknięta tym labiryntem niż większość. Albo Szea po prostu tak bardzo urosła w tym krótkim czasie Tior rozmyślała w duchu, obserwując, jak Szea chwyta Y i Kaori za karki ciągnie je w swoją stronę. Jej przypuszczenia były trafne. Rozwój szei, zarówno pod względem sprawności fizycznej, jak i siły psychicznej, był gwałtowny. Zwłaszcza po tym, jak Haime oficjalnie zaakceptował ją jako jedną ze swoich dziewczyn. Nie była już hałaśliwą, trudną do opanowania nowicjuszką w drużynie. Teraz była równie niezawodna jak i Greku E. W rezultacie I naturalnie zaczęła pozwalać sobie na rozpieszczanie przez w taki sam sposób, w jaki pozwalała sobie na rozpieszczanie przez Jaime. Uff. Przepraszam, że kazałam wam czekać. Nowe przejście jest w tamtą stronę. Chodźmy, chłopaki. Muszę powiedzieć, że wyrosła się na całkiem niezawodną liderkę, Szea. Shea, shea jesteś taka fajna. To pocieszające, że masz nasze plecy, Shea-san. Tio, Suzu i Ryutaro obsypali Shea pochwałami. Uszy króliczka Szei stanęły dęba, a ona przechyliła głowę na bok, wciąż trzymając y kaoli. To był dość dziwny widok, widzicie obień siedzące cicho w ramionach szei. Szeo na czele drużyny ruszyła do następnego przejścia. Jedynymi osobami, z którymi się jeszcze nie spotkaliśmy, są Haime-kun, shizuku Han i Kouki-kun. MMM. Mam nadzieję, że Haime będzie następny nie chcę wpadać na kolejne niewypały. Czy sugerujesz, że jestem niewypałem, Y? HMMM. Kaori i Y kłóciły się ze sobą polubownie, próbując szczypać się po policzkach, ale Szea powstrzymywała je, rozdzielając. Mogły tylko patrzeć na siebie gniewnie i klepać się po rękach. Kiedy zaczęły być zbyt zadziorne, Szea spojrzała na nie zimno, co spowodowało, że potulnie się ucieszyły. Wy dwie powinnyście chociaż chodzić same. Mruknął Ryutarą, a Sousuitio skinęły głowami na znak zgody. Zanim którakolwiek z nich zdążyła odpowiedzieć, dotarły do ślepego załuka, który wskazywał wejście do następnego pomieszczenia. Ale zamiast spieszyć się do przodu, Szeja i reszta zatrzymali się. Uszy Szeja poruszył się kilka razy, a jej wyraz twarzy stał się zaniepokojony. Po kilku sekundach jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia i wykrzyknęła co? Ten wie to? Kilka sekund później i y, Kaori i Tio również zorientowały się, co się dzieje za ścianą, a ich miny posmutniały. I y i Kaori wydostały się z ramion Szei, a Sozłyn i Utarał wymienili zdezorientowane spojrzenia. Nie ma sensu próżnować tutaj. Chodźmy zobaczyć sytuację na własne oczy. To nie jest przyjacielska walka, jak nasza, prawda? MMM. Jeśli on naprawdę jest wrogiem Heime, to go zabije. Wkrótce się dowiemy. i Tio ruszył naprzód z ponurymi minami. Y u im wyglądała wręcz morderczo, podczas gdy Kaori modliła się, aby sytuacja była mniej poważna, niż się wydawało. Niestety, modlitwy Kaori nie zostały wysłuchane. Za ścianą lodu szalała burza złości i żądzy krwi. Wyglądało na to, że Heime i kołki byli w trakcie prawdziwego pojedynku na śmierć i życie. Trzeci, co czyni bohatera Kołki Manogawa. Urodził się w przeciętnej, niepozornej rodzinie, ale była jedna osoba w jego rodzinie, którą bardzo szanował, nawet do dziś. Jego dziadek. Dziadek Kołkiego nazywał się Kani Manogawa i był kiedyś sławnym prawnikiem. W rodzinie Manogawa zwyczajem było spędzanie długich wakacji w domu Kaniego. Ponieważ żona Kaniego zmarła w młodym wieku, mieszkał sami, rozpieszczał Kołkiego, kiedy ten przychodził w odwiedziny. Kołki z kolei bardzo polubił swojego dziadka. Jako dziecko najbardziej lubił słuchać opowieści Kaniego o jego dniach pracy. Podczas swoich lat jako prawnik, Kanye zgromadził wiele doświadczenia i mądrości, którymi dzielił się ze swoim chętnym wnukiem. Oczywiście streszczał swoje historie dla kołkiego, zarówno po to, aby wnukowi łatwiej było zrozumieć zawarte w nich lekcje, jak i po to, aby chronić poufne informacje o klientach. Mimo to był dobrym gawędziarzem, a kołki chłonął każde jego słowo. Historie jego zawsze dotyczyły ratowania słabych, upokarzania silnych i pomagania potrzebującym. Bohaterowie jego opowieści zawsze postępowali właściwie i zawsze byli sprawiedliwi i bezstronni innymi słowy, byli stereotypowymi bohaterami. Ale oczywiście historie i jego były tylko tym, historiami. Chociaż były oparte na rzeczywistości, zostały upiększone do tego stopnia, że stały się bajkami. Jednakże, jeśli chodzi o Kołkiego, prawdziwym bohaterem był jego dziadek. Podczas gdy inne dzieci w jego wieku ubóstwiały popularnych fikcyjnych bohaterów, takich jak Kamen Rider, Kołki ubóstwiał swojego dziadka. A ponieważ Kani był kimś, z kim Kołki mógł rzeczywiście porozmawiać, a nie fikcyjną postacią, jego podziw dla niego był tym silniejszy. Marzeniem Kołkiego było, aby pewnego dnia stać się takim jak jego dziadek. Oczywiście jednak świat nie był taki jak historia Kanie jego. Rzecz nie było idealnie podzielone na czarne i białe, a sprawiedliwość nie zawsze zwyciężała. Prawnicy nie byli wzorami sprawiedliwości, których ostatecznym powołaniem było ujawnienie prawdy, ale raczej obrońcami prawnymi, których zadaniem było chronić interesy swoich klientów, niezależnie od tego, kim był klient. Rzeczywiście, powodem, dla którego Kani był tak sławnym prawnikiem, było to, że potrafił zaakceptować zarówno dobro, jak i zło, które wiązało się z jego opisem stanowiska, i podejmować racjonalne decyzje w oparciu o przedstawione dowody. Rozumiał najlepiej ze wszystkich, że sprawiedliwość i idealizm nie wystarczą, aby walczyć z ciemną stroną społeczeństwa. Oczywiście ukrywał przed kołkiem bardziej szczegółowe szczegóły swojej pracy, wierząc, że małe dziecko nie powinno być tak wcześnie narażane na takie prawdy. Zamierzał w końcu opowiedzieć kołkiemu o swoich bardziej ponurych historiach, gdy chłopiec będzie trochę starszy. Ale niestety nigdy nie miał takiej szansy. Niedługo przed tym, jak Kołki miał zacząć szkołę podstawową, Kanye zmarł, a jego śmierć miała ogromny wpływ na kołkiego. Miało to sens. W końcu właśnie umarł największy bohater kołkiego. Śmierć ukochanego dziadka sprawiła, że Kołki uwiecznił w swoim sercu ideły, o których opowiadał mu jako sposób na uhonorowanie jego pamięci. Ale te ideły były zabarwione dziecinną prostotą i nie pozostawiały żadnego marginesu na sytuację, które nie był czarno białe Co gorsza, sposób, w jaki kołki interpretował tę ideę, oznaczał, że zawsze będzie opowiadał się za tym, co większość uważała za słuszne, nawet jeśli ta większość się myliła. Oczywiście, nie był to wyjątkowy sposób myślenia. Większość dzieci w wieku kołkiego wierzyła w te same proste idee dobre i zła, co on. Jednak większość innych dzieci w końcu otrzymywała zimne, twarde dawki rzeczywistości, które zaprzeczały tym prostym zasadom moralnym, w którym wierzyły. A po wielu niepowodzeniach i porażkach nauczyły się iść na kompromis w swoich przekonaniach, aby przetrwać burzliwe może zwane życiem. Zdały sobie sprawę, że ich ideły to nic innego jak ideły, a bohaterowie, którymi kiedyś aspirowali do bycia, nie istnieją. Większość dzieci zamknęła swoje dziecinne ideły w pudełku i nauczyła się stawiać czoła rzeczywistości. To była część dorastania. To samo powinno było stać się z kołkiem. Gdyby doświadczył normalnego dzieciństwa, skończyłby idealnie dobrze Niestety dla go Amanogawy był zbyt niezwykły Jego nadludzkie talenty pozwoliły mu pokonać mur zwany rzeczywistością Nie doświadczył żadnych porażek ani niepowodzeń i zawsze był w stanie postawić na swoim siłą Był w stanie żyć zgodnie z ideałami, w które wierzył, bez względu na sytuację i zawsze odnosić sukcesy W rezultacie Kołki ani razu nie zwątpił w słuszność swoich działań Jego rodzice, Shizuko i inni jego bliscy przyjaciele zwracali uwagę na niebezpieczeństwa płynące z wiary, że zawsze ma rację, ale Kołki zawsze ignorował ich słowa ze względu na swoją naturalną charyzmę i fakt, że jego działania były zakorzenione w zasadach moralnych, wszyscy oprócz jego bliskich wierzyli, że Kołki naprawdę jest bohaterem i go wspierali. Niestety, to tylko wzmocniło przekonanie Kołkiego, że ostrzeżenia jego przyjaciół nie są warte słuchania. Oczywiście, nie wszystko, co zrobił, przyniosło pozytywne rezultaty. Choć nie zdawał sobie z tego sprawy, powodował prawie tyle samo problemów, ile rozwiązywał, na przykład sposób, w jaki sprawił, że koledzy z klasy i z zazdrościli jej. Jednak Kołki zawsze interpretował rzeczy w sposób, który faworyzował jego światopogląd, pozwalając mu w ten sposób udawać, że zawsze ma rację. Te urojenia były możliwe tylko dlatego, że zdecydowana większość ludzi go wspierała i uwielbiała. Jego popularność zaślepiła go na jego wady. Bez względu na to, ile razy jego rodzice lub Shizuku go ostrzegali, nie słuchał, chociaż zasadniczo zawsze starał się postępować właściwie, ideały Kołkiego zostały wypaczone przez swoją własną czystość. Dopiero po wezwaniu do tortus jego światopogląd został w końcu zakwestionowany. W przeciwieństwie do spokojnej Japonii, tortus był pełen przemocy i nienawiści. Co ważniejsze, w tym świecie wypełnionym nadprzyrodzonymi i nadludzkimi istotami, nawet boskie statystyki Kołkiego nie wystarczały, aby wszystko szło po jego myśli. Największym tego przykładem był moment, gdy całkowicie przemieniony Jaime uratował jego i jego towarzysze przed demonem i jej potworami w wielkim labiryncie Orcusa. Po raz pierwszy w życiu sprawnie potoczyły się po myśli Kołkiego. W następstwie jego pierwszej w życiu porażki, dziecinna natura jego osobowości została w końcu ujawniona wszystkim. Nie tylko to została ci skradziona, prawda? Nie. To nie to. Kopia kołkiego zmrużyła swoje szkarłatne oczy i uśmiechnęła się szyderto do kołkiego. Jej włosy były szare, a zbroja czarna. Od początku ich bitwy minęło 30 minut. Kołki ciężko dyszał, a po jego czole spływał pot. Ale to nie wyczerpanie sprawiło, że jąkał się. To tak, jak powiedziała Shizuku, Kaori kochała na gumę od samego początku. Więc ona nie była. Kogo ty próbujesz oszukać? Jestem tobą, pamiętasz. Znam cię lepiej niż ktokolwiek inny. Nawet jeśli udawałeś, że akceptujesz wyjaśnienia Shizuku, prawda jest taka, że wierzysz, że nie została ci skradziona. Cholera, nadal uważasz, że to ty powinieneś poślubić Kaori. Myślałeś tak od podstawówki. Kogo obchodzi, jaką schacka miała znak umów w gimnazjum, to ty znasz ją dłużej. Poza tym, ona ma być twoja, bohatera, bohaterką. Zamknij się. Jot, ja nigdy tak nie myślałem. Przestań pleść bzdury. Jesteś tylko kolejnym potworem z labiryntu. Nie dam się tobie oszukać. Z przekrwionymi oczami kołki wpatrywał się w swoją kopię i wypuścił w nią serię świetlnych cięć. Tale wypuściła równoważną serię mrocznych cięć, aby zniwelować atak kołkiego. Kilka z nich nawet przytłoczyło zaklęcie kołkiego i przebiło się w jego stronę. Tak mówisz, ale wyglądasz na mocno wstrząśniętego. Człowieku, ten legendarny miecz jest na ciebie zmarnowany. Nagumo nawet zadał sobie trud, żeby go ulepszać. A może właśnie dlatego nie chcesz go używać? Bo facet, którego zazdrościsz, uczynił go silniejszym? To nie ma z tym nic wspólnego. Poza tym, ja nie zazdroszczę, hahaha. Ha, ha. Po prostu wciąż odwracasz wzrok od prawdy, co? Tak dalej, a ja będę tylko silniejszy. Szedząc, kopia wypuściła niebiański błysk, roztrzaskanie. Był wyraźnie potężniejszy niż poprzedni. Drżąc, kołki zanurkował na bok w samą porę. Jego instynkt podpowiadał mu, że nie może zneutralizować tego ataku frontalnie. Ale jego kopia wystrzeliła kolejną serię fal uderzeniowych w miejsce, w którym wylądował, nie dając mu czasu na złapanie oddechu. Ataki stawały się również szybsze i kołki musiał użyć wszystkich sił, aby unikać. Tymczasem kopia nadal bez trosko nabijała się z kołkiego. Nienawidzisz też tego, jaki Grekła i reszta uganiają się za nagumą, prawda? Uważasz, że wszystkie te słodkie, silne dziewczyny należą do prawdziwego bohatera, takiego jak ty. I po prostu nie możesz zrozumieć, dlaczego wolą faceta takiego jak Nagumo, który jest gotów porzucić ludzi, których nie lubi. Zamknij się już. Te dziewczyny wszystkie kochają Nagumo. I to ich decyzja. Więc? Och, i nienawidzisz też tego, jaki Nagumo jest silny. Uważasz, że cała ta siła powinna należeć do ciebie, prawda? Cholera, po prostu nie lubisz Nagumo. Mylisz się. Jasne, uważam, że jest trochę samolubny, ale uratował mi życie wiele razy. Jak mógłbym go nienawidzić? Mówisz serio? Za każdym razem, gdy cię ratował, byłeś zazdrosny. Wcale nie czułeś wdzięczności. Byłeś po prostu wściekły, bo myślałeś, że to twoim zadaniem jest wkroczyć i uratować wszystkich. To nieprawda. Płamiesz. Naprawdę? To jak to możliwe, że moja moc wciąż rośnie? Jego pragnienie bycia bohaterem, jego zazdrość granicząca z nienawiścią do Heima i jego pragnienie zmonopolizowania Kaori, a jednocześnie chęć, by inne dziewczyny były w nim zakochane, to wszystko były rzeczy, o których myślał gdzieś w swoim sercu, ale kołki naprawdę zdołał przekonać samego siebie, że tak nie było. Podświadomie ignorował swoją prawdziwą naturę, dlatego jego kopia wciąż rosła w siłę. A ponieważ działo się to pod nie mógł tego nawet powstrzymać. Kopia uniosła wysoko swój czarny miecz, gromadząc wokół niego smolistą manę. Ponieważ był to bezpośredni odpowiednik świętego miecza Kołkiego, nazwa miecz demona pasowała do niego idealnie. Uśmiechając się, kopia pchnęła swój miecz demona w stronę niebios. Słup czarnego światła uniósł się do sufitu i eksplodował, przekształcając się w niezliczone ciemne meteory. Pędził w stronę kołkiego, niczym mroczny, śmiercionośny deszcz meteorów. Kołki użył kroku błyskawicy, aby uniknąć ostrzału i desperacko szukał okazji do kontrataku ale jego kopia nie wykazywała żadnych luk, a zimny pod zaczął spływać mu po plecach. Co gorsza, deszcz meteorów miał lekkie zdolności naprowadzania, a każdy meteor uwalniał falę uderzeniową many po eksplozji, co jeszcze bardziej utrudniało unikanie wszystkich meteorów. Jeśli unikał zbyt wcześnie, meteory podążały za nim, a jeśli unikał zbyt późno, fala uderzeniowa go dosięgała. Dzięki wszystkim ulepszeniom, które wprowadził Negumo, mój podróbka jest nawet. Ennie, nie powinienem tak myśleć. Ten facet jest po prostu silny. Kołki potrząsnął głową, odpędzając te negatywne myśli. W końcu nie był to właściwie rzeczy do myślenia o kimś, kto mu wcześniej pomógł. Niestety, jego sprzeczne emocje doprowadziły go do popełnienia fatalnego błędu. Źle ocenił moment uniku jednego z meteorów. Zdając sobie sprawę, że zaraz zostanie trafiony, kołki napiął mięśnie. Zaufał swojej boskiej zbroi, że go ochroni, i zamiast tego skupił się na kontrataku. NGH. Leć naprzód, błysk niebiański, burza. Błysk niebiański, burza był błyskiem niebiańskim z dodanymi do niego niewidzialnymi ostrzami wiatru. Co więcej, Kołki użył wystarczająco dużo many, by wystrzelić dwucyfrową liczbę świetlnych cięć. To była prawdziwa burza błysków. Jednak, marnotrawisz swoją manę. Zbierz się, niebiański grom, zniszczenie. Pozostałe meteory zebrały się wokół miecza Kopi. Miecz demona zaświecił złowrogim czarnym światłem, a meteory połączyły się w jeden strumień. Tchnął miecz w stronę kołkiego, wysyłając wiązkę w jego cięcia błysku niebiańskiego. To tak, jakby Kopia próbowała udowodnić, że nie musi nawet unikać. Rzeczywiście, różnica w sile między nią a Kołkim była już tak duża. Czarna wiązka zniszczyła błysk niebiański, burzę kołkiego w jednej chwili. Ach! Zapewni jej ochronę, boska zbrojo! Zasłona z białego światła pokryła zbroję kołkiego, a kołki trzymał miecz przed sobą jak tarcze. Sekundę później ciemne światło pochłonęło go w całości. NNNNNGH. Ogromna ściana nacisku zaatakowała kołkiego. Chociaż próbowało stać mocno, jego ochronna zasłona światła zaczęła migotać. Niebiański grom był pierwotnie stosunkowo słabym zaklęciem, które obejmowało duży obszar, ale dzięki konserwacji Hajime, miecz kołkiego został przywrócony do swojej pierwotnej mocy na dodatek miecz demona Kopii został jeszcze bardziej wzmocniony przez zaprzeczanie Kołkiego jego negatywnym emocjom. Mimo to było to spore zaskoczenie, że jego moc wystarczyła, by pokonać niemal nieprzenikalną zbroję Kołkiego. Gaach! Z cichym miękkim światło otaczające zbroję Kołkiego zniknęło, a Kołki został odrzucony do tyłu przez ciemną wiązkę. Dwach! Czuł się, jakby właśnie został zmiażdżony przez boksera wagi ciężkiej. Przetoczył się po ziemi, z krwią, gdy się zatrzymał. Chcesz pokonać Negumą, prawda? Chcesz, żeby uklęknął przed tobą i błagał wybaczenia? W ten sposób będziesz mógł odzyskać Kaori i sprawić, by Y i reszta należały do ciebie. Wtedy uratujesz świat, zabierzesz swoich kolegów z klasy do domu i wszyscy będą cię chwalić. Zamknij jej się, ignorując ból przeszywający każdy cel jego ciała, Kołki krzyknął i wstał na nogi. Powierzając się mrocznym emocjom, które narastały w nim, ruszył do ataku. W spirala czystej, białej many uniosła się z jego zmaltetowanego ciała. Jej olśniewający blask wypełnił pomieszczenie, Kołki właśnie aktywował limit break. Był tak bardzo naciskany, że nie mógł sobie już pozwolić na strategiczne jego użycie. Co więcej, nie mógł znieść słuchania kolejnych uszczypliwych uwag swojej kopii. Miał zawsze mieć rację, dlatego absolutnie nie chciał zaakceptować, że czuł to, co mówiła jego kopia. Wzmocniony potrojonymi statystykami, kołki wystrzelił do przodu niczym zmuga światła. W mgnieniu oka pokonał dystans dzielącego od kopii i zamachnął się swoim świecącym białym ostrzem. Nie, dziękuję, chyba będę dalej mówił. Szydząc, kopia zablokowała świętym mieczkołkiem swoim mieczem demona. Dwa miecze zderzyły się z ogłuszającym hukiem, a fale uderzeniowe rozlały się po ziemi. Jednak kopia pozostała nietknięta. Sądząc po czarnej aurze, która ją otaczała, ona również aktywowała Limit Break. Święty Miecz Kołkiego, spowity boskim światłem, walczył z Mieczem Demona jego kopii, odzianym w złowieszczą czarną aurę. Spojrzał w oczy swojemu przeciwnikowi kiedy zobaczył rozczarowania w oczach swojej kopii, ze złością machnął nadgarstkiem. Jego zamach w dół zmienił się w poziome cięcie, wymierzone prosto w szyję kopii. Ale kopia Kołkiego z łatwością zablokowała nawet ten błyskawiczny atak. Celujesz prosto w szyję, co? Myślałem, że jesteś przeciwnym morderstwu? Nie jesteś człowiekiem. Zdeterminowany, by zabić podróbkę przed sobą, Kołki wyprowadził serię jeszcze szybszych cięć. Jego miecz poruszał się tak szybko, że pozostawiał po sobie świecące smugi. Łatwo było zrozumieć, dlaczego był bohaterem. Jego szybkie i precyzyjne ładanie mieczem było tak przytłaczające, że wyglądało to tak, jakby burza spadła na kopię. Wszyscy zgodziliby się, że był jednym z najlepszych wojowników na tym świecie. Ale wróg przed nim był jeszcze potężniejszy. Uśmiechając się leniwie, Kopia z łatwością blokowała wszystkie cięcia Kołkiego. To tak, jakby tkała barierę swoim mieczem, tworząc strefę, której Kołki nie mógł przeniknąć, bez względu na to, jak mocno się starał. Co więcej, za każdym razem, gdy Kołki pokazywał najmniejszą lukę, atakowała go kontrol. Wkrótce ciało Kołkiego pokryło się licznymi małymi ranami. Uwoch. Co się dzieje? Nie powinieneś trochę stonować rządzy krwi, bohaterze? Dokuczanie kopii rozwścieczyło Kołkiego. I oczywiście to jeszcze bardziej wzmocniło kopię. Zapominając o limicie czasowym Limit Break, Kołki zatracił się w gniewie i zaczął ciąć na oślep. Jego praca mieczem stała się niechlujna, pozostawiając go bardziej odsłoniętym niż wcześniej. Iskry sypały się, gdy jego miecz zderzał się z mieczem kopii raz za razem. Patrzyła na niego zimnymi oczami, jak myśliwy gotowy do wykończenia ofiary. Tym razem uderzyła kołkiem słowami, których najbardziej się bał i których najmniej chciał usłyszeć. Jeśli to wszystko, na co ci stać, to tylko więcej rzeczy ci ukradną. Co? Przestań udawać, że nie zauważyłeś. Skoro ja to zauważyłem, to ty też, prawda? Nie chcę już nic więcej słyszeć. Kołki był zdeterminowany, by za wszelką cenę powstrzymać swoją kopię przed wypowiedzeniem kolejnego słowa. Zamieniając swój gniew w moc, Kołki pchnął miecz do przodu. Kogo, twoim zdaniem, Shizuku oceniała przez ostatnie kilka dni? Ach! Wściekłość Kołkiego sięgnęła zanitu. Jego umysł stał się pusty, a uszy przestały rejestrować dźwięki. Kierując się instynktem, Kołki spróbował rzucić błysk światła, nie zważając na to, że sam też zostanie pochłonięty przez eksplozję. Jego kopia zręcznie uskoczyła z drogi za pomocą kroku błyskawicy i ponownie uśmiechnęła się do niego drwiąco. Nie chcesz o tym myśleć Najpierw Kaori została ci odebrana, a teraz Shizuku. Zginij. Daj spokój, czy to coś, co powinien mówić bohater. Poza tym, krzyczenie nie zmieni faktu, że Shizuku lubi Nagumo bardziej niż ciebie. Też jej się nie dziwię. Uratował ją kilka razy, a ona zawsze chciała być damą w opałach. Aaaaaaa! Kouki zamachnął się mieczem, jego oczy pełne były nienawiści. To nie było możliwe. To nie mogło być możliwe. Kouki zaprzeczał zwłową swojej kopii, próbując przeciąć samą rzeczywistość. W rezultacie jego moc wzrosła wykładniczo. Aura otaczająca mieczko rozbłysła, sprawiając, że światło pokrywające ostrze kołkiego wyglądało w porównaniu z nią jak migoczące latarnia. Z łatwością zablokowała chaotyczny atak kołkiego, a następnie uderzyła go kopniakiem z półobrotu w brzuch. Ga. Jęcząc z bólu, kołki uderzyło ściany za nim. Dzięki zdolności pochłaniania many, którą Heimę dodał do zbroi kołkiego, mógł on pozostać w stanie limit bryk dłużej, ale spalał manę tak lekkomyślnie, że nawet wtedy jego limit czasowy się zbliżał. Nie chcesz słuchać, prawdy? Czy zamierzasz również zaprzeczyć uczuciom Shizuku? Kręcąc głową z rozczarowaniem, kopia spojrzała zimno na kołkiego. Dysząc, kołki użył miecza jako podpory, by z trudem podnieść się na kolana. Jego jadowite spojrzenie oszpeciło jego skądinąd przystojną twarz. To niemożliwe. Shizuku nigdy by. Jego głos zabrzmiał jak niski, zwierzęcy warkot. Tymczasem jego kopia brzmiała nonszalancko. Choć jej słowa były uszczypliwe, jej ton był niemal przyjemny. Nie zauważyłeś, jak często się do niego uśmiecha i jak często pozwala sobie na nadąsaniać się w jego towarzystwie? Ona tak robi przy wszystkich. Jak więc wytłumaczysz spojrzenia, które rzuca Hajime, kiedy flirtuje z Yggdrasil? Jest po prostu zirytowana, że Gumo robi takie nieprzyzwoite rzeczy publicznie. To dlaczego czasami rzuca Kaori te winne spojrzenia? Po prostu martwi się o Kaori. Człowieku, jesteś uparty. Naprawdę tak bardzo nie chcesz wierzyć w prawdę? Kopia pchnęła miecz przed kołkiego. Kołki wbił w nią mordercze spojrzenie, ale niestety dla niego, spojrzenia nie mogły zabijać. W rzeczywistości jego gniew tylko bawił jego kopię. Ale gdy kopia miała właśnie wykończyć kołkiego, mrknęła więc on już tu jest i odwróciła się do fragmentu ściany. Jej usta wykrzywiły się w nikczemnym uśmiechu. Jakiż to doskonały moment! Myślisz, że możesz odwrócić wzrok. Wyczuwając okazję, Kołki rzucił się na swoją kopię. Jednak ta zablokowała go, nawet się nie odwracając. Gdy Kołki starał się ją pokonać, spojrzała na niego i powiedziała, a teraz, ty będziesz w stanie zaprzeczyć rzeczywistości, gdy będzie patrzeć ci prosto w twarz? Co ty mówisz? Sekundę później fragment lodowej ściany rozpadł się, odsłaniając nowe przejście. Ponieważ Kołki nie ukończył jeszcze swojej próby, mogło to oznaczać tylko jedno oczywiście Kołki nie wiedział, jak połączone są sale prób, więc z ciekawością spojrzał na nowe przejście. Wygląda na to, że jeszcze nie skończył. Głos rozbrzmiewający w sali był znajomy, ale jednocześnie był to głos, którego Kołki najmniej chciał teraz słyszeć. Co gorsza, scena odbita w jego oczach potwierdzała słowa jego kopii. Haime właśnie wyszedł z przejścia, niosąc Shizuku na plecach. Jego wzrok naturalnie zwrócił się ku Shizuku, a jej wyraz twarzy wrył mu się w pamięć. Spała spokojnie z odprężonym uśmiechem na twarzy, a jej policzek spoczywał na plecach Haime. Coś w kołkim pękło. Potok czystego, białego światła spadł na Haimę. Przed nim stanęła znajoma twarz. Ale nigdy nie widział, żeby ta znajoma twarz robiła tak nieznany wyraz. Kołki wyglądał jak demon, gdy skoczył na Haimę, zamachując się na niego mieczem. Czy jest tak pochłonięty walką, że pomylił mnie z potworem czy coś? Chyba mógłbym po prostu rzucić je przed siebie, a on się upamięta i przestanie. Nie, te oczy nie wyglądają na zdrowe. W oczach Kołkiego czaiło się szaleństwo, które dawało Haimę do zrozumienia, że bohater nie jest przy zdrowych zmysłach. Wyczuwając, że kołki nie przystanie, Jaime odskoczył do tyłu, aby uniknąć ciosu. Sekundę później, w ziemię, na której przed chwilą stał, uderzył słup białego światła. Pęknięcia rozprzestrzeniły się po podłodze. Chociaż natychmiast się naprawiły, było oczywiste, że kołki uderzył Jaime z zamiarem zabicia go. Jaime zerknął na kopię kołkiego, która uśmiechała się szeroko w niewielkiej odległości. Potem odwrócił się do Shizuku, która coś mrknęła, ale pozostała mocno uśpiona. Był zdumiony jej zdolnością do spania w takim hałasie. Chociaż jej przebudzenie bardzo by pomogło w rozwiązaniu tej sytuacji, przesłuchanie kołkiego było na pierwszym miejscu. Hajime odwrócił się do niego i zapytał, co ty, do cholery, wyprawiasz? Amanogawa? Kołki spojrzał na swój miecz, który tkwił mocno w ziemi. Jego grzywka zasłaniała twarz, przez co jego wyraz był nieczytelny. Ty, to? Co? Nie słyszycie, człowieku? Słuchaj, to nie my jesteśmy tu wrogiem. To ten facet tam jest tym, który my? Kołki szarpnął głową w górę, a jego oczy złowieszczo jeszcze błysnęły z zagrzywki. O co? Kurwa, chodzi z tym pierdoleniem o nas i was? Shizuku do ciebie nie należy. Przestań gadać bzdury i dokończ swoją próbę. Twój przeciwnik jest tam, a nie tutaj. Chociaż głos Haimę był spokojny, miał złe przeczucie co do obecnego stanu psychicznego Kołkiego. Bohater wyciągnął miecz z ziemi i zataczając się, ruszył w stronę Haimę. Zgodnie z oczekiwaniami, słowa Haimę do niego nie docierały. Mane unosiła się wokół Kołkiego, gdy przygotowywał się do ponownego ataku. Och, dokończę. Jasne. Położę kres wszystkiemu. Oczy Kołkiego wytrzeszczyły się, a wiernice płynęły szaleństwem. Przepełniony nienawiścią i rządząc krwi Kołki rzucił się na Haimę. Zamachnął się poziomu swoim przesiąkniętym światłem mieczem, celując w szyję Haimę. PCH. Więc już zostałeś wskażony? Debilu. Zamknij się. Jeśli po prostu znikniesz, wszystko wróci do normy. Zgiń. Przeczucie Jaime było trafne. Kołki przegrał ze swoją kopią, a tym samym przegrał z samym sobą. Haimę uchylił się na bok, unikając ostrza kołkiego. Spokojnie patrzy, jak miecz przelatuje centymetry od jego twarzy. Sądząc po wcześniejszych słowach Kołkiego i sposobie, w jaki patrzył na Shizuku, haima domyśli się, że jego pojawienie się było gwoździem do trumny, który przypieczętował klęskę Kołkiego. PCH przyszedłem w najgorszym możliwym momencie. Błysk niebios, ośmioskrzydłe cięcie. Ła. Używając minimalnej ilości ruchu, Haime uniknął gra świetlnych cięć. Uspokój się, Amanogawa. Jeśli nie będziesz ostrożny, zabijesz Jagashi. W sposób, w jaki Haime to ujął, sprawia wrażenie, jakby trzymał Shizuku jako zakładniczkę, ale to, co mówił, było prawdą. Jednak Kołki nie był w stanie racjonalnie myśleć w tej chwili. Ty tchórzu! Natychmiast uwolnij Shizuku! Zgodnie z oczekiwaniami, Kołki źle interpretował słowa Heime, mimo że to on atakował Shizuku. Wściekły, wyprowadził kolejną serię ciosów. Wtedy właśnie śpiąca księżniczka w końcu się obudziła. Chociaż była wyczerpana po próbie, to i tak imponujące, jak udało jej się przespać przez to wszystko. Mmmmmmm. Co się dzieje? Pozwólcie mi jeszcze chwilę pospać. Nie mogę uwierzyć, że możesz spać w takiej sytuacji. Lepiej wstawaj, bo wystrzela cię jak z armaty. W tym momencie nawet Hajime był trochę zirytowany tym, że Shizuku wciąż była na wpół śpiąca. Sięgnął do tyłu i uszczypnął Shizuku w udo. Jeśli to nie wystarczyło, żeby ją obudzić, to naprawdę ją rzuci. Miejmy nadzieję, że to będzie wystarczająco szokujące, by kołki też odzyskał zmysły. Jednak Hajime nie mógł się zabawić, ponieważ jego uszczypnięcie, na szczęście, obudziło Shizuku. Wyjął swoje krzyżowe kawałki i rozmieścił barierę w kształcie sześcianu. Miecz Kołk błysnął, gdy jego atak rozproszył się wokół niewidzialnej bariery przestrzennej. Towarzyszący mu grzmot uświadomił Shizuku, że są w trakcie bitwy i pospiesznie zsunęła się z pleców Hajime. Cholera, ale z ciebie śpioch. En nie jestem. Po prostu twoje plecy były tak wygodne, że ja. Nieważne. Możemy podyskutować o twoich nawykach związanych ze snem później. Co ważniejsze, zrób coś z tym facetem. Hajem wystrzelił dwa wybuchowe pociski ze swoich krzyżowych kawałków, aby odeprzeć następne zaklęcie kołkiego. Pociski przecięły się tuż przed kołkiem, eksplodując i wysyłając w jego stronę fale uderzeniowe. Se co masz na myśli, mówiąc co ważniejsze? Czekaj, co tu się do cholery dzieje. Łzy napłynęły Shizuku do oczu z powodu bezdusznego traktowania jej przez Haimę. Jej wyraz twarzy zmienił się z urażonego na zszokowany, gdy zobaczyła, co się dzieje. Nie mogła w to uwierzyć. Osobą, która ich atakowała, był kołki. Jej zdziwienie było zrozumiałe. W końcu nie spodziewała się, że jeden z jej najlepszych przyjaciół będzie próbował ją zabić. Wygląda na to, że próba zdołała go skorumpować. Myśli, że jestem źródłem wszelkiego zła albo coś w tym stylu. Nie. Shizuku podążyła za spojrzeniem Haimę i zobaczyła, że już patruje się w kopię kołkiego. Kopia uśmiechała się, obserwując, jak Haime broni się przed atakami Kołkiego. To wystarczyło, by Shizuku poskładała sytuację do kupy. Jej wyraz twarzy posmutniał i odwróciła się do Kołkiego. Kołki, nie poddawaj się swojej kopii. Robisz dokładnie to, czego ona chce. Oprzytomnij i pokonaj samego siebie. Patrzyła na Kołkiego z troską w oczach. Chociaż był daleki od ideału, wciąż był dobrym facetem i wieloletnim przyjacielem Shizuku. Co więcej, był uczniem stylu Jalgashi, a zatem częścią rodziny Jalgashi. To był pierwszy raz, kiedy Shizuku widziała taką nienawiść w oczach Kołkiego. Nie mogła znieść patrzenia na niego w takim stanie Podnosząc głos, zrobiła wszystko, co w jej mocy, by dotrzeć do Kołkiego Jednak Kołki tylko się uśmiechnął, a jego oczy wciąż były pełne nienawiści i żądzy krwi Nie martw się, uratuję cię, Shizuku Kołki, co ty mówisz? Zostałaś poddana praniu mózgu przez Nagumo, prawda? W porządku, wrócisz do normy, gdy go zabiję Kołki odwrócił się od oszołomionej Shizuku z powrotem do Heime. Nagumo, nawet jeśli jesteś byłym kolegą z klasy, nie myśl, że możesz bezkarnie krzywdzić moich przyjaciół Zamierzam Cię zabić i uwolnić Kaori i inne dziewczyny spod twojego prania mózgu. Potem uratuję świat razem z nimi. Shizuku nie mogła wydusić z siebie słowa. Całkiem możliwe, że kołki skończyłby tak o wiele wcześniej, gdyby Shizuku nie porozmawiała z nim w noc, kiedy Kaori odeszła, by dołączyć do drużyny Hajime. Ciężar jej słów powstrzymał go przed wściekłością. Jednak nie była w stanie naprawdę zmienić zdania Kołkiego i wciąż żywił on pewną urazę do Hajime. To był powód, dla którego zawsze kłócił się z Hajime, kiedy podróżowali razem. Mimo to Shizuku powstrzymała go przed całkowitym zerwaniem więzi z Hajime lub próbą odebrania Kaori siłą. Jednocześnie jednak oznaczało to, że tylko dlatego, że Shizuku była przy nim, zachował zdrowe zmysły. Procesy myślowe i światopogląd kołkiego były bardzo dziecinne. To było zrozumiałe, ponieważ do tej pory nie napotkał żadnych przeszkód, których nie mógł pokonać swoimi młodzieńczymi ideałami. Naturalne było więc, że wpadł w furię, że jego ostatnia przyjaciółka z dzieciństwa została mu odebrana. Ledwo był w stanie zachować zdrowe zmysły, ciągle zaprzeczając prawdą, którymi atakowała go jego kopia, ale w końcu został zmuszony do zaakceptowania rzeczywistości, gdy zobaczył Shizuku śpiącą szczęśliwie na plecach Aime. Nawet Kołki nie był na tyle oderwany od rzeczywistości, by zaprzeczyć temu, co widział, a kiedy już zaakceptował rzeczywistość, rozpoczął się jego upadek. Kołki, przepełniony emocjami, postanowił zastąpić rzeczywistość wygodną fantazją. To był jedyny sposób, w jaki mógł chronić swoje kruche serce. Przekonał samego siebie, że Jaime był potworem, który wyprał mózg Kaori i innym, i był diabłem, który próbował powstrzymać go przed uratowaniem świata. Zszokowana dzikimi twierdzeniami Kołkiego, Shizuku zacisnęła zęby i starała się przemówić mu do rozsądku. Kołki, opanuj się. Nie pozwól, by Twoja kopia cię oszukała. Shizuku. Shizuku ostrożnie dobierała kolejne słowa. Mówiła cicho i życzliwie, jakby próbowała uspokoić dziecko wpadające w furię. Wiedziała, że jeśli popełni błąd, kołki przekroczy punkt, z którego nie będzie powrotu. Posłuchaj, kołki. Wiem, że trudno jest stawić czoła najbrzydszym częściom siebie. Sama prawie umarłam, więc rozumiem. Ale jeśli nie zaakceptujesz swoich negatywnych emocji i ich nie pokonasz, nie będziesz mógł iść naprzód. Jeśli naprawdę chcesz uratować ten świat, nie możesz pozwolić sobie na trzymanie się swoich urojeń. Twoim prawdziwym wrogiem jesteś ty sam. Ta uśmiechnięta, czarna wersja ciebie. Otwórz oczy, Kołki. Słowa Shizuku odbiły się echem w komnacie. Kopia się nie poruszyła. Wyglądało na to, że ingerencja towarzyszy była uważana za ważną część próby. Ale jej uśmieszek nie zniknął, gdy spojrzała na oryginał, z którego została stworzona. Jaime w milczeniu obserwował rozgrywającą się scenę z za pleców Shizuku. Powodem, dla którego nie walczył od razu, gdy został zaatakowany, była troska o nią. Pod czujnym spojrzeniem Shizuku, Jaime i jego kopi, Kołki się uśmiechnął. Chociaż przypominało to uroczy uśmiech, który często dawał dziewczynom Japonii, było w nim coś wypaczonego. Dziękuję, Shizuku. Dziękuję, że zawsze się o mnie martwisz. Kouki. Nadzieja i smutek walczyły w Shizuku. Jestem naprawdę szczęśliwy. Mimo że zostałeś poddany praniu mózgu, nadal o mnie myślisz. Kouki. W porządku. Pokonam mojego fałszywego jaju i cię przed Nagumo. Nie będziesz musiała spędzać więcej czasu z facetem, którego nawet nie lubisz. Zabiorę cię z powrotem tam, gdzie twoje miejsce, Shizuku. Przecinek Shizuku zacisnęła dłonią w pięści. Jej wyraz twarzy stał się obojętny i cicho zapytała: Gdzie moje miejsce? Co masz na myśli? Rozumiem, więc nawet to zapomniałaś. Biedactwo. Nagłośno to prawdziwy potwór? Odpowiedz mi, Kołki. Oczywiście u mego boku. Tak było zawsze i tak powinno być zawsze. Shizuku zirytowana uniosła wzrok. Ciemne chmury zebrały się w jej sercu i westchnęła z bólu. Kołki, pamiętasz, o czym rozmawialiśmy na moście tamtej nocy, kiedy Kaori odeszła? Tak, oczywiście, że pamiętam. Powiedziałaś coś o tym, że nie zawsze mogę zakładać, że mam rację, prawda? Nie martw się, zawsze uważałem nagmo za łajdaka, ale dzięki twoim zwowom trzymałem się go, żeby się upewnić. A teraz wiem na pewno, że jest parszywym zdrajcą. Nie, Kołki, próbowałam powiedzieć, że nie trać tchu, Shizuku. Zostałaś poddana praniu mózgu, więc nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale robię to, co słuszne. Kołki przerwał Shizuku, lekceważąc jej słowa, mówiąc sobie, że wszyscy zostali poddani praniu mózgu, miał wymówkę, by walczyć o swoją idealną przyszłość. Kołki odwrócił się do Haimy, a jego oczy błyszczały mrocznym szaleństwem. Jego limit break, który celowo stanował podczas rozmowy, powrócił z pełną mocą i wokół niego wybuchnęło białe światło. Kołki, przestań. Ale rozpaczliwy krzyk Shizuku nie dobiegł do jej przyjaciela z dzieciństwa. Kołki rzucił się do przodu, pozostawiając za sobą smugę światła. Nie rzucił nawet Shizuku drugiego spojrzenia. Jego wzrok był skupiony wyłącznie na Haimę, jego zaprzysięgłym wrogu. Próby przekonania Shizuku zakończyły się niepowodzeniem. Uśmiech Kopi stał się szerszy, a Hajmę z irytacją umlasnął językiem. Emocje zniknęły z jego oczu, zastąpione zimnym, spokojnym spojrzeniem. Shizuku zbladła, obserwując zmiany wyrazu twarzy Hajime. Pojedynek na śmierci życie między nimi był najgorszym możliwym rezultatem. Czekaj, mogę go powstrzymać. Pod wpływem limit break statystyki Kołkiego znacznie przewyższały statystyki Shizuku. Było mało prawdopodobne, że uda się go powstrzymować, a próba zrobienia tego skończyłaby się tylko jej zranieniem. Mimo to nie mogła znieść widoku, jak dwie bliskie jej osoby próbują się zabić. Zmusiła swoje wyczerpane ciało do działania i wskoczyła między Hajime i Kołkiego. Jagaski, na prawo. Och, Ach. Chociaż była zdezorientowana, ciało Shizuku poruszyło się odruchowo. Podniosła katanę na prawo i odwróciła się. Kopia Kołkiego biegła prosto na nią. Dreszcz przeszedł jej po plecach i przygotowała się na uderzenie, ale zanim miecz kopii do niej dotarł, znajomy przedmiot wbił się między nich. Jeden z rozbitów Haime. Świecił nakarminowo, wskazując, że ma aktywną diamentową skórę. Był tam, aby zamortyzować siłę ciosu kopii, ułatwiając Shizuku blokowanie. Niestety, kopia została niewiarygodnie wzmocniona dzięki słabości Kołkiego. NGH. Jęcząc z bólu, Shizuku została zdmuchnięta przez kopię Kołkiego. Smugi czarnej manę ciągnęły się za kopią, wypełniając przestrzeń między Kołkiem i Hajime. Kołki z siłą wystarczającą do rozłupania głazu zamachnął się mieczem na Hajime, ale Hajime zablokował go pokrytym azentem donnerem. gdy rozległ się ostry metaliczny dźwięk. Hajime usłyszał, jak Kopia Kołkiego mówi: "Dotrzymam Shizuku towarzystwa. Ty skup się na swoim znienawidzonym wrogu." Shizuku zmrużyła oczy i krzyknęła: "NGH, ty mały. Odejdź ode mnie. Nie mam na ciebie czasu. Daj spokój." Ten facet nie widzi nic poza Haime na gumo. Ta próba jest teraz między nimi Nie wtrącaj się. Nie decyduje o tym sam. Wyglądało na to, że Kopia postanowiła wykorzystać Haimę do próby kołkiego. To był teraz test, aby sprawdzić, czy Kołki będzie w stanie uspokoić swój gniew i zaakceptować rzeczywistość taką, jaka jest. Kopia była zadowolona, widząc, jak potoczy się walka między nimi. Zirytowany wykorzystywaniem go jako egzaminatora, Haimę zerknął na miejsce, w którym Shizuko i Kopia Kołkiego walczyli. Jesteś pewien, że chcesz ze mną walczyć? Twój cenny przyjaciel z dzieciństwa jest atakowany. Ta podróbka jest częścią mnie. Nie zabiję jej. A trochę szorstkości nauczy ją, by nie dała się ponownie mamić szumowiną takim jak ty. Ty nie nazwałaś tego wcześniej potworem. To potwór z moją osobowością skopiowaną do niego, prawda? W takim razie, nawet jeśli to potwór, nie zabijesz Izuku, to w ogóle nie ma sensu. Kołki naprawdę był mistrzem w interpretowaniu rzeczywistości w najwygodniejszy dla siebie sposób. Chociaż właśnie wyparł się swojej kopii, twierdząc, że jest potworem, wierzył również, że nie skrzywdzi Izuku, ponieważ była to jego kopia. Ta logiczna niespójność w ogóle go jednak nie martwiła. W rzeczywistości, bez względu na remy czy powody, Kołki zdawał się być przekonany, że to naprawdę prawda. Włożył jeszcze więcej siły w ostrze, próbując przeciąć Donnera. Ale nawet ze swoimi statystykami wzmocnionymi limit break, nie był w stanie ruszyć Haimę. To było jak stawianie czoła fortecy ze stali. Wściekłe, krzyknął, przygotuj się. Nie pozwolę ci już i grać z kaori, i grekła nikim innym. Uwolnij ich wszystkich od twojej trani. Kołki poruszył nadgarstkiem i zmienił swój zamach z góry na poziomy. Bez wahania wycelował w szyję Haimę. Ale oczywiście Haimę z łatwością zablokował cios. Tym razem Lufon Donnera. Co? Kołki krzyknął z zaskoczenia, a Jaime zbliżył twarz do bohatera. spojrzał zimno w oczy Kołkiego i powiedział: Kiedy jesteś tak głupi, nie ma sensu nawet zwracać uwagi na twoją głupotę, ale pozwól, że powiem ci tylko jedno. Za kogo ty się uważasz, wypowiadając imię i y bez honorowego zwrotu? Ty Draniu. Ach. Haime uwolnił swoją rządzę krwi, pozwalając jej spływać na Kołkiego falami. Presja, którą Haime wywierał, była tak ogromna, że ledwo można go było uznać za człowieka. W obliczu tak przytłaczającej, potwornej siły kołki zesztywniał, Rozległ się głośny huk, gdy Haimę pociągnął ze spust, a jego pocisk przyspieszony działem nowym odrzucił miecz Kołkiego, jakby był niczym więcej niż plastikową zabawką. Nadgarstek Kołkiego nie był w stanie wytrzymać uderzenia i został zmuszony do puszczenia. Jego święty miecz wirował w powietrzu. Zanim zdążył zarejestrować, co się stało, Jaime uderzył go potężnym kopnięciem z przodu. Gaach! Jego kości wydały złowieszczy trzask, a Kołki poleciał do tyłu z niewiarygodną prędkością. Haimę ruszył za nim w pogoni i wykonał kopnięcie okrężne. Kołki poczuł się, jakby przejechał go ciężarówka, gdy zmienił kierunek z tyłu na bok. Poruszał się tak szybko, że w ogóle nie upadł, jak ludzki pocisk. Nie mogąc się zatrzymać, mógł jedynie zakryć tył głowy w ramach środka ochronnego. Ta niewielka różnica uratowała go przed utratą przytomności, gdy z impetem wystarczającym do sproszkowania go uderzył w lodową ścianę. Mimo to odniósł znaczące obrażenia. Kołki kaszlał krwią, próbując podnieść się na czworaki. Mimo że nosił najmocniejszą zbroję w Heilig i używał Limit Break, został prawie wyłączony z walki przez kopnięcie Heime. Na dodatek Jaime nawet nie aktywował swojego limit break. Kołki zacisnął zęby, sfrustrowany różnicą sił między nimi. Ale oczywiście Jaime nie zamierzał dać mu czasu na użalanie się nad sobą. Zanim kołki zdążył wstać, kolejny głośny huk odbił się echem po całym pomieszczeniu. Dwie smugi czerwonego światła poleciały w jego stronę, ale kołki zdołał wyczuć nadchodzący atak i sturlał się na bok. Niestety, to nie wystarczyło. Jaime oddał trzeci strzał w kierunku, w którym, jak przewidział, kołki się potoczy i trafił go w ramię, gdy ten próbował wstać. Przeszył go ból, ale Kołki nie miał czasu, żeby go zarejestrować. Ten ostatni pocisk był o wiele szybszy. Rzeczywiście, trzeci pocisk Haime był o wiele szybszy niż dwie pierwsze. Powód był prosty. Haime oddał dwie pierwsze strzały maną, żeby wyglądał, jakby przyspieszył je za pomocą piorunowego pola, ale tak naprawdę przyspieszył tylko trzeci strzał. A powód, dla którego oddał dwa normalne strzały, był taki gaach. Miały się odbić od lodowej ściany, a nie ją zniszczyć. Wykorzystując nierówny teren, Jaime precyzyjnie odbijał pociski, tak aby przebijały się przez szczeliny w zbroi Kołkiego i roztrzaskał jedną z jego rzepek kolanowych. NGH. Chodź, święty mieczu! Leżąc na ziemi, krwawiąc z nogi i ramienia, Kołki mimo wszystko wezwał swój święty miecz. Ten odpowiedział na jego wezwanie i poleciał do jego wyciągniętej ręki. Ale oczywiście poleciał w linii prostej. Znaczy to, że zanim dotarł do ręki Kołkiego, Jaime przechwycił go i przyszpilił pod swoim butem. Czy to z lojalności, czy po prostu dlatego, że został do tego zaprojektowany, Miecz szamotał się pod stopę Haimę, starając się dotrzeć do swojego pana. Jednak stopa Haimę ani drgnęła. Żałosne. Czemu nie używasz dodatkowych funkcji, które dodałem do twojego sprzętu? Przynajmniej w ten sposób stawiłbyś większy opór. W głosie Haimę nie było pogardy. Po prostu spokojnie stwierdzał prawdę. Ale ta spokojna analiza rzeczywistości jeszcze bardziej wkurzyła Kołkiego, a jego nienawiść płynęła mocniej niż kiedykolwiek. W jego wyrazie twarzy nie było nic, co przypominałoby starego, charyzmatycznego Kołkiego. Człowiek, który potępiał morderstwo bardziej niż ktokolwiek inny, teraz nie przypominał niczego bardziej niż oszalełego mordercę. Jaime pochylił się i przycisnął donner do czoła Kołkiego. Podobnie jak Kołki, emanował wystarczającą ilością rządzy krwi, by spowodować, że normalni ludzie zemdleliby. Było oczywiste, że Kołki został zaszachowany. Wszystko, co Jaime musiał zrobić, to pociągnąć za spust. Ale zanim zdążył, rozległ się do niego zdesperowany głos. Nagumokun, proszę, nie rób tego. Obiecuję, że mogę go ocucić. Nawet walcząc z kopią Kołkiego, Shizuku błagała Haimę, by oszczędził życie Kołkiemu. To nie spodobało się kopii ani trochę. Wygląda na to, że musimy cię zdjąć z tej sceny, Shizuku. A Gieha? Z powodu swojej desperacji Shizuku odsłoniła się. Kopia w pełni to wykorzystała i uderzyła ją, gdy była nieostrożny, z pełną mocą świetlistego wybuchu. Shizuku zatoczyła się do tyłu, a kopia poszła za ciosem z niebiańskim błyskiem, rozbitym. Wyglądało na to, że kopia nie miała skrupułów przed użyciem dodatkowych funkcji, które Haimę dodał do jej wyposażenia. Zanim Shizuku zdążyła pomyśleć o obronie, przed nią pojawił się krzyżowy bit Haime. Dzięki szybkiej ochronie Hajime, Shizuku udało się uniknąć poważnych obrażeń. Kopia oczywiście powstrzymała się, aby uniknąć zabicia również Shizuku, więc fale uderzeniowe od efektu rozbicia niebiańskiego błysku były wystarczająco silne, by spowodować u niej wstrząs mózgu i ogłuszyć ją. Odepchnęły ją również do tyłu, ale krzyżowy bit Haime złapał ją, zanim uderzyła w ścianę. Następnie delikatnie położył ją na ziemi, opierając o ścianę. Potem stworzył barierę przestrzenną, chroniąc Shizuku przed wszystkim, co Kopia mogłaby spróbować jej zrobić. Uśmiechając się, kopia wzruszyła ramionami i odwróciła się do Hajime. Wskazała na niego swój demoniczny miecz i wystrzeliła serię czarnego światła. Spirala czarnej energii była na tyle duża, że trafiłaby zarówno Kołkiego, jak i Haimę. Wyglądało na to, że kopia planowała pogrzebać ich obu za jednym zamachem. Hajime rzucił Shizuku przelotne spojrzenie, mruknął Boże, co za odskoczył. skoczył. Oczywiście zostawił kołkiego tam, gdzie był. Uwah! Z roztrzaskaną rzepką kolanową kołki nie mógł nawet stać. Zdając sobie sprawę, że nie będzie w stanie uniknąć. Krzyknął i przyjął postawę obronną. Ale tuż przed uderzeniem w niego, eksplozja zmieniła trajektorię i skręciła w stronę haimy. Wyglądało na to, że wiązka była samonaprowadzająca. naprowadzająca. Haime skupił się na sygnale dochodzącym z jego demonicznego oka. W ten sposób był w stanie zobaczyć jądro zaklęcia. Wystrzelił z donnera, zestrzeliwując jądro z precyzyjną celnością. Kopia jednak nie wydawała się tym przejmować. Wyglądało na to, że jej celem było po prostu odsunięcie haimy od kołkiego. Nieskrępowana, odwróciła się w stronę kołkiego. Kołki słabo pchnął w nią miecz, ale kopia z łatwością go odbiła i pochyliła się, by kołkiemu ducha. Wyglądała jak diabeł, próbujący wciągnąć go w pokusę. Jaime nie miał pojęcia, co szepnęła kołkiemu, ale kiedy skończyła, kołki zaczął spoglądać to na Haimę, to na kopie, z przekrwionymi oczami. Potem, jakby zrezygnowany, skinął głową. Sekundę później zarys i zaczął się rozmywać i zaczęła znikać. Z niej uniosły się drobinki czarnego światła i zaczęły krążyć wokół kołkiego. A teraz czas, żebyśmy naprawdę stali się bohaterami. Pokonajmy zło i uratujmy nasze ukochane bohaterki. Zamknij się, nie przyjmuję rozkazów od Ciebie. Po prostu wykorzystuje Twoją moc, by pokonać na gumo. Kiedy on zniknie, ty będziesz następny. Kopia uśmiechnęła się szeroko. Potem całkowicie zamieniła się w czarne cząsteczki i weszła do kołkiego. Sekundę później ciało kołkiego zaczęło pulsować. Pulsowało tak głośno, że hałas odbijał się echem po całym pomieszczeniu, a w otaczającym go białym świetle zaczęły pojawiać się czarne smugi. To było jak krople atramentu z w kałużę mleka. Kołki z trudem podniósł się na nogi. Jego ramię i kolano zostały całkowicie wyleczone. Jak długo zamierzasz kazać mi czekać? Co zaskakujące, Haima czekał jak dobry czarny charakter, aż kołki dokończy swoją bohaterską transformację. Ale teraz znudziło mu się stanie w miejscu i wystrzelił z raj szlaka w kołkiego. To nie było wszystko. W tym samym czasie, gdy pociągnął ze spust, rzucił w niego również granat. Kołki w ogóle nie próbował unikać, a smugi czerwonego światła przebiły jego ramię i nogę. Granat również wybuchł na nim, oblewając go ogniem. To już nie zadziała. Kołki wyszedł z płomieni całkowicie niepknięty. Jego głos drżał z ledwo tłumionej radości. Biała i czarna mana wybuchła z jego wnętrza, zdmuchując płomienie. Jedno z oczu kołkiego zmieniło kolor na ciemnoczerwony, nadając mu dziwaczny wygląd. Obrażenia, które odniósł od wcześniejszych kul choimy, również w większości się zagoiły. Wyglądało na to, że niektóre z umiejętności bohatera Kołkiego, takie jak odporność fizyczną, zaawansowane leczenie i absorpcja wstrząsów, znacznie się wzmocniły wraz z nagłym wzrostem many. Jego włosy były teraz poprzecinane białymi pasemkami, a pajęczyna ciemnoczerwonych żył pokrywała jego czysto białą zbroję. Co najważniejsze jednak, teraz dzierżył dwa miecze. Swój oryginalny święty miecz i demoniczny miecz swojej kopii. Wy dwaj się połączyliście? Nie podoba mi się to, ale tak. To jedyny sposób, w jaki mogę cię pokonać ale następny będzie ten facet Debilu, już uległeś pokusie Szczekaj sobie, ile chcesz Już mnie nie pokonasz Z tą nową mocą odzyskam wszystko, co do mnie należy Jak do cholery jeszcze tego nie zrozumiałeś? To dlatego, że jesteś taki, że wylądowałeś w tym żałosnym stanie Dość gadania Do ataku Przeciążenie Mana Kołkiego rozrosła się do ogromnych rozmiarów Użył jedynej umiejętności pochodnej Limit Break Przeciążenia, która pięciokrotnie zwielokrotniła jego statystyki to w połączeniu z faktem, że połączył się ze swoją kopią, oznaczało, że jego statystyki przekroczył 10. Był teraz takim samym potworem jak Jaime. Kołki uniósł swoje bliźniacze miecze, a następnie zniknął. Hach. Sekundę później pojawił się ze haime i z bojowym okrzykiem zamachnął się swoimi bliźniaczymi mieczami po przekątnej w dół. Był tak szybki, że Haime nawet nie zdążył się odwrócić. Mam go. Chorobliwe poczucie satysfakcji narastało w Kołkim, ale sekundę później usłyszał trzy znajome huki. Jego miecze zostały wyrwane z jego rąk, a coś twardego uderzyło go w brzuch. Powietrze uleciało z jego płuc i poleciał do tyłu. Dysząc, jakimś cudem udało mu się wyprostować w powietrzu i bezpiecznie im wylądować. Myślałem, że nie zdąży zareagować. Kołki, trzymając się za brzuch, spojrzał w górę zdezorientowany. Odpowiedź na jego pytanie była tuż przed nim. Lufa donnera była skierowana prosto na niego, chociaż Jaime wciąż patrzył przed siebie. Wyglądało na to, że Jaime odwrócił chwyt pistoletu bez patrzenia i precyzyjnie trafił kołkiego. Prawdę mówiąc, Jaime miał wystarczająco dużo czasu na reakcję. Po prostu nie musiał się odwracać, żeby powstrzymać kołkiego. Nie zadzieraj ze mną. Kipiąc wściekłością i upokorzeniem, Kołki ponownie rzucił się na Haimę i zamachnął się mieczami. Niebiański błysk, burza. W końcu zaczął używać umiejętności, którymi Haimę obdarzył jego miecz. Kołki nie miał już żadnej dumy. Został zredukowany do bestii działającej wyłącznie na wściekłości. Niezliczone ostrze wiatru zaatakowały Haimę ze wszystkich stron. Wszystkie były niewidzialne, przyczepione do fal uderzeniowych światła, które uwolnił. Dzięki ulepszonym statystykom niebiański błysk Kołkiego był wystarczająco potężny, by unicestwić armię. Ale Haime tylko kołysał się jak liść na wietrze, unikając większości ostrzału. Te kilka ataków, których nie mógł uniknąć, zestrzelił lub odbił Donnerem i z chlagiem. Nawet jeśli coś było niewidzialne, o ile było magią, demoniczne oko Haimy mogło to zobaczyć. Dodatkowo, dzięki temu, że szczelina wzmocniła jego zmysły, mógł z łatwością dostrzec sposób na uniknięcie burzy wiatru. Dodaj do tego jego bogate doświadczenie, trening i racjonalne podejście do walki, a unikanie niewidzialnych ostrzy wiatru było dla niego pestką. A ponieważ nie skupiał całej swojej uwagi na unikaniu, oznaczało to, że mógł kontratakować. Unikając, Jaime naturalnie wycelował pistolety w kołkiego Wystrzelił, a jego kula prześlizgnęła się między setkami ostrzy wiatru, by uderzyć w ziemię u stóp kołkiego Oczywiście, to nie było pudło Celował tam celowo Ła! Karmazynowe fale uderzeniowe rozlały się po ziemi Ziemia pod kołkiem wybrzuszyła się, wyrzucając go w powietrze Udało mu się wbić miecz w ziemię, by odzyskać równowagę, ale to go odsłoniło Zanim się zorientował, Jaime był przed nim Ponownie oberwał kopniakiem z przodu od Jaime i został wyrzucony w róg pokoju jak piłka do pinballa Do cholery! Kołki nawet nie zdążył dokończyć przekleństwa. Jaime już celował w niego donnerem z schlagiem, gdy ten leciał do tyłu. Szybko aktywował aerodynamiczne, by usunąć się z drogi, ale Jaime poprawił cel i wycelował w miejsce, w którym kołki wyląduje. Zesztywniały kołki obserwował w zwolnionym tempie, jak Jaime porusza się, by pociągnąć za spust, ale potem na chwilę się zawahał. Jaime zastanawiał się, czy strzelić, czy lekko poprawić cel, by trafić w głowę. Jego instynkt podpowiadał mu, by zakończyć to tutaj i trafić kołkiego śmiertelnym strzałem. Ale jednocześnie przypomniał sobie, jak Shizuku błagała go, by oszczędził życie kołkiego. Jak desperacko próbowała uratować swojego przyjaciela z dzieciństwa. Pomyślał też o tym, jak zdruzgotana byłaby Kaori, gdyby Shizuku popadła w depresję z powodu śmierci Kołkiego. Ech. Haime uśmiechnął się do siebie z żalem i pociągnął za spust. Wystrzelił trzy razy szybko po sobie z obu rewolwerów. Nie mogąc zmienić swojej trajektorii, Kołki został zasypany kulami. Szarpał się jak szmaciana lalka, gdy smugi czerwonego światła przebijały go nowy lot. Haim wziął nawet pod uwagę, jak każda kula spowoduje wykrzywienie ciała kołkiego, upewniając się, że żaden z jego strzałów nie trafi w ważne organy. Sekundę później krew trysnęła z licznych ran kołkiego i upadł na ziemię z mokrym hukiem. Z daleka kołki wyglądał jak trup. Ale było oczywiste, że nim nie jest, gdy zaczął się ruszać. Używając swoich bliźniaczych mieczy jako kul, z trudem podniósł się na nogi. Jego ramiona, ręce i nogi obficie krwawiły, ale w ciągu kilku sekund rany się zamknęły. Dlaczego się powstrzymujesz? Gardzisz mną. Każdy strzał Heimy był obliczony na unieruchomienie kołkiego, a nie na jego zabicie. Upokorzona twarz Kołkiego wykrzywiła się z wściekłości. Mimo, że tak bardzo chciał zabić Jaime, Jaime nie był nawet zainteresowany walką na śmierć i życie z nim. Lekko stukając Donnerem w ramie, Jaime odpowiedział, jeśli cię zabiję, ja gaz i Kaori będą w depresji. Zabicie cię byłoby o wiele bardziej uciążliwe niż po prostu pozostawienie cię przy życiu. Po prostu zrobię z ciebie miasgo i pozwolę twoim przyjaciołom z dzieciństwa się tobą zająć. Pieprz się. Pokażę ci, co się stanie, gdy mnie zlekceważysz. Wściekły Kołki ponownie rzucił się na Haimę. Nienawidził tego, że Hajime bardziej przejmował się Shizuko i innymi niż przeciwnikiem tuż przed nim. Wyprowadził serię cięć, próbując zmusić Haimę do zwrócenia na niego uwagi. Niestety, żaden z nich nawet się nie zbliżył. Bez względu na to, jak potężne były ciosy kołkiego, bez względu na to, jak szybko się poruszał, Haimę spokojnie blokował je wszystkie. Wściekłość płynęła w jego sercu tak mocno, że temperatura jego ciała zaczęła rosnąć. Jego emocje zaczęły wymykać się spod kontroli do tego stopnia, że jego technika władania mieczem również stała się niechlujna. Ty tacy, jak te zawsze gadają, jakby wszystko wiedzieli. Ale to ja naprawdę rozumiem Kaori i Shizuku. To ja troszczę się o nie najbardziej. To ja powinienem być z nimi. Nie ty. Nie taki gówniany drań jak ty. Brzmisz jak rozpieszczony bahor. Hajime schylił się między cięciami Kołkiego i wystrzelił w niego donnerem z bliskiej odległości. Chociaż nadal unikał ważnych organów Kołkiego, tym razem trafił go w tors. Jednak nawet to nie wystarczyło, by powstrzymać Kołkiego w jego obecnym stanie. Nieważne, jak poważne obrażenia Hajime mu zadał, jego przeładowane statystyki pozwalały mu natychmiast się uleczyć. Kołki naprawdę zachowywał się jak rozpieszczony bachor, który dostawał napadu złości, bo coś poszło nie po jego myśli. Chociaż dawno przekroczył swoje fizyczne ograniczenia, negatywne emocje kołkiego pozwalały mu wycisnąć jeszcze więcej mocy z przeciążenia. Teraz, gdy połączył się ze swoją kopią, za każdym razem, gdy jego kopia zyskiwała na sile, on też. Patrząc tylko na statystyki, kołki doszedł do punktu, w którym wkrótce przewyższyłby haimę. Chyba że sam Haimę użyłby limit Break. Wymachiwał mieczami z taką samą prędkością i mocą, jak Noint. Ale nawet to mu nie wystarczało, a jego siła wciąż rosła. Ułoch! Kropka. Kołki wydał z siebie bestialski ryk. Z drugiej strony Heime milczał. Chociaż Kołki pozornie miał taki sam poziom mocy jak Noint, Heim nie czuł się przez niego ani trochę zagrożony. Nie wydał z siebie okrzyku bojowego, jak w przypadku Nointa, ani nawet nie zadał sobie trudu, by aktywować limit Break. I pomimo całej mocy, jaką dysponował Kołki, wciąż nie mógł trafić Haimę. Bez względu na to, jak szybkie i silne były jego ciosy, nie mogły one grasnąć jego przeciwnika. Powód był prosty: jego stan psychiczny był w rozsypce. Był w Moku, pochłonięty pragnieniem zjeżdżania wroga na krwawą miazgę. W obecnym stanie miałby problem z pokonaniem kogokolwiek z drużyny, nie mówiąc już o Heime. Podczas gdy kołki szalał, kolejna część ściany rozpadła się, odsłaniając kolejne przejście. Haliman zignorował ściekła cięcia kołkiego i odwrócił się, by zobaczyć glekła i resztę wbiegających do pokoju z ponurymi minami. Z ich oszołomionych wyraż twarzy było oczywiste, że nie mogli pojąć, jak do tego doszło. Normalnie kołki zauważyłby ich wejście, ale był tak pochłonięty walką z Haimę, że tego nie zrobił. To wszystko przez ciebie. Gdyby cię to nie było, wszystko byłoby idealnie. Kaori i Shizuku byłyby moje. Uratowałbym świat. Ale ty wszystko zrujnowałeś. Kropka. Chociaż jesteś mordercą, chociaż porzucasz ludzi bez mrugnięcia okiem, dlaczego wszyscy cię lubią? To nie ma sensu. Więc dlatego uważasz, że wszystkich zmanipulowałem. Jak inaczej to wytłumaczysz? Kaori, Shizuku, Y, Sze, tio, wszystkie zostały przez ciebie zmanipulowane. Założę się, że próbujesz zmanipulować też Ryutaro i Suzu? Co? Cóż, nie pozwolę ci. Jestem bohaterem. Uratuję wszystkich przed tobą i odzyskam należne mi miejsce. Nikt cię już nie potrzebuje. Krzyki Kołkiego rozbrzmiewały w pokoju. Oczywiście oczy Y, -e, Szei i Tio zwęziły się groźnie, gdy to usłyszały. Kaori zakryła usta zszokowana, Reuteru i złoń mieli. Haim westchnął i przemówił do Y -e i reszty za pomocą telepatii. Y, -e, wygląda na to, że udało wam się przejść próby. MMM. Bułka z masłem. W każdym razie, co jest nie tak dość tym kretynem? Naprawdę się na ciebie gdziera. W telepatycznych głosach Y -e i, i słychać było nutkę gniewu. Oczywiście nie podobało im się, że kołki obraża Hajime i ich przyjaciół, zwłaszcza, że kołki wymawiały imiona bez honorowych zwrotów. Jaime uśmiechnął się do nich i powiedział: w skrócie przegrał ze swoim fałszywym ja i wmówił sobie, że ma rację. Teraz wyładowuje swój nieuzasadniony gniew na mnie. Wzmocnił się, akceptując ofertę swojego fałszywego ja i łącząc się z nim. Gdyby tylko mógł się opanować, nadal byłby w stanie przejść próbę, ale nie wygląda na to, żeby miało się to stać. Jagashi próbowała go przekonać i tak skończyła. Jaime uderzył kołkiem kolanem w brzuch i spojrzał w stronę, gdzie odpoczywała Shizuku. Y i reszta podążyli za jego wzrokiem. Shizuku Han. Nie oberwała bezpośrednio, więc powinna być cała, ale może się dla mnie sprawdzić? Kaori. O, oczywiście. Zostaw to mnie. Widok nieprzytomnej najlepszej przyjaciółki przywrócił Kaori do zmysłów i rzuciła się do Shizuku. Dopiero wtedy Kołki w końcu zdał sobie sprawę, że i y i reszta weszli do pokoju. Jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia i odsunął się od Haime. Odwrócił się do nowo przybył i uśmiechnął się szaleńczo. Och, jesteście. Poczekajcie jeszcze chwilę. Skopię temu facetowi tyłaki was wszystkich uwolni. Jego słowa były tak oburzające, że Y, Shea i Tio, przeszły od gniewu do litościwego spojrzenia na niego. Z drugiej strony Ryutaro i Suzu otrząsnęli się z zamyślenia i krzyknęli: Co ty mówisz, Kołki? Co się z tobą stało? O przytomni, Weź się w garść, Kołki Kun. Nagumo Kun nie jest twoim wrogiem, jesteś nim ty sam. Zamiast cieszyć się, że jego przyjaciele się o niego martwią, uśmiech Kołkiego zmienił się w gniewny grymas. Zgodnie z oczekiwaniami, odwrócił się z powrotem do Heime. Nagumo, nie mów mi, że już zmanipulowałaś Ryutaro i Suzu? Jak nisko się posuniesz? Ile musisz mi zabrać, zanim będziesz usatysfakcjonowany? Och, teraz rozumiem. Zdrada Eri też była twoją sprawką, prawda? Zawsze myślałem, że to dziwne, jak nagle się zmieniła. Ale jeśli została przez ciebie zmanipulowana, to wszystko ma sens. Nie, nie ma, idioto. Zachowaj swoje żałosne wymówki dla siebie. Zapłacisz za swoje grzechy. Największym grzechem jest to, że brakuje ci mózgu. Wyjąc, Kołki uniósł swoje bliźniacze miecze. Wybuchła z nich spirala czarno-białej many. Same fale uderzeniowe many zniszczyły ziemię w pobliżu Kołkiego i sufit bezpośrednio nad nim Kołki zbierał swoją manę, by uwolnić największy boski gniew w swoim życiu. Wiesz, że nie będę czekał, aż skończysz za każdym razem, prawda? Zirytowany Hajma wyjął ze swojego skarbu trowę Bolas z zaklętem w magię przestrzenną i cisnął nimi w kołkiego. Ponieważ kołki był w trakcie inkantacji, nie udało mu się w pole uchylić. Bolas owinęły się wokół niego, unieruchamiając go w miejscu. Z wciąż uniesionymi mieczami kołki krzyknął, kurwa, tchórzu. Wyglądało na to, że złoczyńcy, którzy nie czekali na zakończenie transformacji i bohatera, byli tchórzami. Przeklinając, kołki wyciągnął jeszcze więcej many, próbując siłą zrzucić bolas Ale nawet Noint potrzebował kilku sekund, by się z nich uwolnić Więc naturalnie Haim miał wystarczająco dużo czasu, by zaatakować Decydując, że najwyższy czas zakończyć to, Haim wyciągnął swoją ciężką artylerię Dosłownie, wyciągnął nową broń ze swojego skarbu trowa Była pomalowana na czarno z czerwonymi akcentami i przypominała wyglądem schlagena Jednak jej lufa była znacznie większa niż lufa schlagena Piłka do koszykówki z łatwością by się w niej zmieściła Karmazynowa mana zaczęła gromadzić się w pobliżu lufy tej nowej broni. Gdy skupisko many osiągnęło masę krytyczną, zaczęło iskrzać. To było, jakby Haimę umieściła niej miniaturową gwiazdę. Ilość siły skondensowanej w tym jednym strzale była tak duża, że nawet Y i, i reszta zadrżeli. Nawet jeśli jesteś zbyt głupi, by słuchać samego siebie, powinieneś był chociaż posłuchać jej W Sposób, w jaki mówił Haimę, sugerował, że zamierza zabić kołkiego tutaj i teraz. Czekaj, Nagumokun. Nagumo, proszę, nie. Nagumokun. Shizuku, która została ocucona przez Kaori, Ryutarou i Suzu, wszyscy krzyczeli na Haimę. Ale niestety, on i tak pociągnął za spust. Powietrze zadrżało, aż karłatne światło wypełniło pomieszczenie. Ta nowa broń Haimę miała siłę ognia porównywalną z działem głównym statku kosmicznego z i Fiction. Nawet gdy ściana niszczycielskiego światła zbliżała się do Kołkiego, niedawiść nie zniknęła z jego twarzy. Gdyby tylko ciebie tu nie było, ja bym światło pochłonęło go, zanim zdążył dokończyć tę myśl. Shizuku, Kaori, Ryutarou i Suzu patrzyli z przerażeniem. Wybuch z pistoletu Haime był tak cichy, że można było usłyszeć szpilkę puszczoną w pokoju. I tak jak nie było dźwięku, tak nie było też zniszczenia. Światło zabarwiło czyste, lodowe ściany na szkarłat, nie uszkadzając ich, tworząc pomieszczenie zmieniających się granatów. Widok był tak piękny, że trudno było uwierzyć, że wymazał kołkiego z istnienia. Prawdopodobnie dlatego, że tego nie zrobił. AGH. Koł pięknął cicho, co było ogromną zmianą w porównaniu z dziecinnymi obelgami, które ciskał kilka sekund temu. Shizuku i reszta spojrzeli w górę zdezorientowani. Światło rozproszyło się, ukazując całkowicie nietkniętego kołkiego. Osunął się ze zmęczenia, i gdyby Boles Haima nie trzymał go w miejscu, prawdopodobnie upadłby na ziemię. Nie otaczała go już żadna mana. Co się właśnie stało? mruknął Reuterą, wyrażając myśli wszystkich. Odpowiedź była prosta. Nowa broń Hahime, magiczne działo Grandzen, było artefaktem, który wystrzeliwał pociski z czystej many, bez fizycznego komponentu. W zatopionych ruinach Melusine natknął się na iluzję przyszłości, które mogły zostać zranione tylko przez magię, więc stworzył tę broń na wypadek, gdyby podobna sytuacja pojawiła się ponownie. Po prostu nie miał potrzeby jej używać do tej pory. Magiczne pociski Grandzena były zrobione z połączenia magii ducha i ducha ewolucji, i siła pozbawiały mane wszystko, z czym się zetknęły. Oznaczało to, że Hajme właśnie wyrwał kołkiemu jego fałszywy, a także całą jego menę. Chociaż Suz nie rozumiała mechaniki tego, co się właśnie wydarzyło, westchnęła z ulgą, gdy zdała sobie sprawę, że Hajme unieszkodliwił kołkiego bez robienia mu krzywdy. Reuteruł wdzięcznie skinął głową Hajime, a Kaori uśmiechnęła się radośnie, a łzy radości napłynęły do oczu Shizuku. Chrapliwym głosem, Kołki mruknął, em, moja moc zniknęła. Nie, jeszcze niczego nie odyskałem. Nie mogę się tu zatrzymać. Kołki puścił swoje miecze i upadły one na ziemię z brzękiem. tym, jak trzęsły mu się ręce, było oczywiste, że nie miał już nawet siły, by je utrzymać. Po kilku sekundach miecz demona, który kołki odziedziczył po swojej kopii, zniknął, dowodząc, że sama kopia została zniszczona. Oczy i włosy kołkiego również wróciły do swojego normalnego koloru. Widząc, że kopia naprawdę zniknęła, Jaime uwolnił kołkiego z bolas. Bohater osunął się na ziemię i był koteł majacząc, muszę wszystko przywrócić do normy. Szukał na ośle prękami swojego świętego miecza. Jego oczy były nieostre i było jasne, że ledwo trzymał się przytomności. Jednak nienawiść płonąca w nich nie zmniejszyła się ani trochę. Upokorzony i kipiący zdrością kołki skupił się na czasie w swoim życiu, kiedy wszystko szło po jego myśli. Jaime schował krędzę z powrotem do swojego skarbca i podszedł do kołkiego. Widząc Buty Haime przed sobą, kołki przestał się ruszać. Spojrzał w górę i powiedział z upiornym wyrazem twarzy, proszę, na Nagumo, oddaj mi to wszystko. Błagam cię, po prostu umrzy. Nie zdawał sobie sprawy, że wszyscy jego przyjaciele z dzieciństwa wpatrują się w niego. Trudno było odczytać ich wyrazy twarzy, ale nie wydawali się smutni ani źli. Źle to rozumiesz, stary? To nie jesteś ty. Jak do tego doszło, kołki? Ryutaro zacisnął dłonie w pięści, tak mocno, że jego paznokcie drasnęły krew. Wyraził to, co myśleli wszyscy jego przyjaciele. Haima po cichu złapał Kołkiego go za kołnierz i podniósł go. Kołki słabo się szarpał, ale oczywiście nie był w stanie się uwolnić. Hajime odwrócił się do Kaori Shizuku. Shizuku po cichu zamknęła oczy, dając do zrozumienia, że zaufa każdej decyzji, którą podejmie. Jej brwi uniosły się przepraszająco, co było bardzo w jej stylu. Zdała sobie sprawę, że sprawiła haime wiele kłopotów, prosząc go o oszczędzenie Kołkiego. Kaori natomiast patrzyła prosto na Haimę jej wiara w niego była absolutna. Wzdychając, haime uśmiechnął się żałośnie. Dobra, dobra, mruknął cicho. Odwrócił się do kołkiego i zacisnął prawą rękę, tę, która nie była protezą, w pięść. I ci przeżyj swoje życie od nowa, typie im imbecilu. Uderzył kołkiego w twarz, nie używając żadnego wzmocnienia ciała ani magii, aby się wzmocnić. Ale dla kołkiego ten cios był jeszcze cięższy niż wszystkie kule, które u niego wystrzelił. Poleciał do tyłu, tracąc przytomność na kilka sekund przed uderzeniem o ziemię. Jaime rzucił kołkiemu spojrzeniem z boku, potem podrapał się po głowie i westchnął. Chyba trochę na to zasłużyłem, myśląc, że wykorzystam tych facetów jako żywe tarcze przeciwko arminu. Gdy walka się skończyła, Y i reszta podbiegli do Haimę. Lub w przypadku Y, wleciała mu w ramiona za pomocą magii i grawitacji. Jaime odwrócił się do niej zaskoczony, a potem uśmiechnął się do niej łagodnie, co było całkowitym przeciwieństwem ponurego wyrazu twarzy, jaki miał do tej pory. Mmm. Jaime. Tak, to ja. Jak poszła Twoja próba, Y? -a? Chyba było dość ciężko, co? Y uśmiechnęła się, zadowolona, że Jaime od razu wyczuł jej uczucia. Chociaż było to bardziej niepokojące niż trudne, ponieważ teraz Y nie była pewna, co przyniesie przyszłość. Było jej wstyd, że pozwoliła, by tak drobny problem zachwiał jej determinacją, ale Hajime w ogóle się tym nie przejął i mocno ją przytulił. Sha'a i Kaori wiedziały o okolicznościach Y, -e. Y -e powiedziała Kaori, gdy obie walczyły, więc nie były zaskoczone tym, jak rozpieszczona się zachowywała. Reuteru, Suzu, Kyo i Shizuku byli jednak. Hajime spojrzał na resztę członków swojej drużyny i skinął głową. Wygląda na to, że wszyscy wyszli cali i zdrowi. Ruszajmy więc, czekaj, chwila. Musimy jeszcze uleczyć kołkiego kuna. Kaori spojrzała na kołkiego, który leżał rozłożony na podłodze Reuteru i Suzu skinęli głowami na znak zgody. Naprawdę musimy? Tak, naprawdę musimy. Kaori obstawała przy swoim, Reuteru i Suzu ponownie skinęli głowami. Hyme skrzywił się, ale nie powstrzymał Kaori przed podejściem do kołkiego. Mówiłaś, że wchłonął swoją kopię, prawda? Myślę, że to uszkodziło jego duszę. Prawidłowe wyleczenie go zajmie trochę czasu. Przesunął się daleko poza swoje fizyczne granice, łącząc przeciążenie i wzmocnienie kopii, więc jego ciało było w równie złym stanie, jak jego umysł. Oczywiście jego obrażenia fizyczne można było łatwo wyleczyć magią regeneracji, ale jego duch to inna sprawa. Duch człowieka był dość kruchy, a kołki poważnie go uszkodził, łącząc się ze swoją kopią. Gdyby Kaori nie uważała podczas naprawy, mogło budzić się z zupełnie inną osobowością. Właściwie, gdyby jej się nie udało, całkiem możliwe, że zmieniłby się w wesołego faceta, który mówiłby coś w stylu, siema wszystkim. Piękny dziś poranek, prawda? Ha ha, 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 ha. Gdy Kaori wyjaśniała to heimę, jego mina stawała się coraz bardziej niechętna. Nieświadomie przytulił Y mocniej, co oczywiście jej się podobało. Cokolwiek robisz, po prostu nie uzdrawiaj go całkowicie. Dopóki jego życie nie jest w niebezpieczeństwie, to wystarczy, prawda? Ostatnią rzeczą, jakiej chce, to żeby się obudził. Puch. Dlaczego? Och, tak, chyba to będzie najlepsze. Kaori zmarszczyła brwi w zakłopotaniu, ale natychmiast zdała sobie sprawę, o co chodzi Hajime. Zmarszczywszy brwi z troską, Kaori zaczęła leczyć kołkiego na tyle, by uniknąć trwałych obrażeń. Hej, Nagumo, zdaje sobie sprawę, że kołki próbują cię zabić i tak dalej, ale. Wiesz, Nagumo kun. Ryutaro i Suzu, którzy nie domyślili się, jakie były intencje Hajime, wyglądali na niezadowolonych z jego decyzji. Myśleli, że Hajme robi to na złość Kołkiemu, bo nie lubił bohatera. Ale jednocześnie Kołki próbował zabić Hajmę, więc nie mogli się tak naprawdę kłócić. Shizuku z kolei przez cały czas patrzyła na Kołkiego ze smutkiem na twarzy. Znała go najdłużej ze wszystkich i był dla niej praktycznie rodziną. W odpowiedzi na słowa Ryutaro i Suzu, Haime wskazał na Kołkiego. Na jego twarzy nie było wrogości, tylko irytacja. Spójrzcie, pomyślcie, ile zachodu będzie kosztowało całkowite wyleczenie go. Zachodu. Och, wygląda na to, że się domyśliłaś, Tani Głuchi. Słuchajcie, Amanogawa nie zdał swojej próby. Nie mógł znieść konfrontacji z samym sobą, więc wyładował się na mnie. To nie zmieni się magicznie, gdy się obudzi. Nadal będzie na mnie wściekły. Chcesz powiedzieć, że to będzie tylko powtórka tego, co się tu stało. Dokładnie. No cóż, tym razem podpuszczała go jego kopia, więc możliwe, że tym razem nie wpadnie w szał, gdy się obudzi, ale i tak. Hajman wyciągnął z kieszeni kompas i spojrzał na niego. Jesteśmy prawie na miejscu. Zgaduję, że to była ostatnia próba labiryntu, ale nie ma gwarancji, że na końcu nie czeka na nas coś jeszcze. Ostatnią rzeczą, jakiej chce, to zostać zaatakowanym od tyłu podczas radzenia sobie z próbami labiryntu. Ha! Chyba ma szczęście, że w ogóle żyje. Wzdychając, rył niechętnie, skinął głową. Argument Haiime miał sens, ale tak jak Shizuku, nie mógł powstrzymać się od lekkiego smutku z powodu tego, jak potoczyły się sprawy. Tylko y nie była poruszona ponurą atmosferą i uśmiechała się błogo, spoczywając w ramionach Haiime. Powinniśmy go tu zostawić. To za mało, y Powinniśmy go dobić, póki mamy szansę. Shea groźnie uniosła druckien. Wydwoje. Rozumiem, co czujecie, ale opanujcie swoją wściekłość. Wasza nienawiść do Kołkiego powoduje u niego koszmary. Tia odgoniła Shea i Y, zachowując się jak naraz jak starsza siostra, na której można polegać. Shea niechętnie schowała młot, a Y rozproszyła miniaturowego smoka błyskawic, którego przywołała. Obie dziewczyny nadal były wściekłe, że Kołki ośmielił się zaatakować Haimę. Nienawidził też tego, jak używał ich bez honorific, ale najważniejsze było to, że na serio chciał zabić Haimę pięknął boleśnie przez sen, gdy obie dziewczyny skierowały na niego swoją nienawiść. Jego brwi się zmarszczyły i zalał go zimny pot. Prawdopodobnie śniło mu się, że atakuje go długa i dziewczyny królika. Potrząsając głową, Jaime uśmiechnął się do nich. Cieszył się, że był złem w jego imieniu, ale gdyby koszmary kołkiego zniszczyły jego psychikę jeszcze bardziej, to zniweczyłoby to cel utrzymywania go przy życiu. Joe ma rację. Przeszedłem przez wszystkie kłopoty, żeby go nie zabić, więc nie psujcie tego. MRR. Dobra, skoro tak mówisz, Jaime. Masz farta, pieprzony bohaterze. Szea splunęła pod nogi kołkiego. Czy zawsze byłaś taka agresywna? Pomyślał Haimę, odwracając się do niej zaskoczony. Próbując dobruchać Szeja, Haimę wolną ręką pogłaskał ją po króliczych uszach. W ciągu kilku sekund Szea zmieniła się z gangsterskiej Szea z powrotem w swoją normalną, łagodną siebie. I y odsunęła się trochę, żeby zrobić miejsce dla Szea, a dziewczyna królik chętnie umościła się w ramionach Jaime. I y potarła głową o brzuch Haimę, a Szea oparła się o jego klatkę piersiową. Szea zamknęła oczy i owinęła królicze uszy wokół szyi Haimę. Jej ogon radośnie merdał tam i z powrotem. Płótnia y i zakończyła się tym, że obie zbliżyły się do siebie, ale sprawiła też, że stał się bardziej przywiązany do Hajime. Chyba wydarzyło się coś ważnego podczas ich prób. Hajime uśmiechnął się delikatnie i objął ją obie ramionami. Było już wystarczająco źle, gdy tylko y i Haimę flirtowali, ale teraz, gdy dołączyła do nich Szea, ich flirt był jeszcze bardziej cukrzycowy. Czując się trochę pominięta, Tio również podeszła do Hajime. Po kilku sekundach ciszy, Tio powiedziała: Mistrzu, muszę się do czegoś przyznać. HM. Co takiego? Prawda jest taka, że przez cały czas wykorzystywałem cię, żeby zemścić się na bogach. Suzujrutarą zszokowani odwrócili się do niej. Naprawdę mu to powiesz? Uch. Przecież ja już o tym wiedziałem. Suzujrutarą zszokowani odwrócili się do Haime. Już o tym wiedziałeś? Hime i Tio w milczeniu spojrzeli sobie w oczy. Po około 10 sekundach Tio zapytała, jaka będzie moja kara? Żadna. Ja upadła na kolana z rozpaczy. Suzujrutarą również upadli na kolana, ale z innego powodu. To naprawdę nie jest odpowiedni moment. Pomyśleli. Suzu uznała, że to do niej należy zadawanie właściwych pytań i zwróciła się do Haimy. Hahej, Nagumokun, naprawdę wiedziałeś, co myśli tio o sam? jasne, że tak. Haime wyjaśnił, że Tio już wcześniej opowiedziała mu sporo o swojej przeszłości. Do tego dochodził fakt, że opuściła swoją wioskę, by zbadać bohaterów, którzy zostali wezwani. A kiedy odkryła, że Haime jest silniejszy od bohatera, postanowiła zostać z nim. Połączenie elementów układanki nie było dla Haime trudne. Przede wszystkim jednak poza tym chciałbym myśleć, że mam pojęcie, jakim człowiekiem jest Tio. W końcu Tioklarus była jedną z cennych towarzyszek Hajime. To naturalne, że zwracał na nią uwagę. Wiedział, jak bardzo pragnęła zemsty, a także to, że była godną zaufania sojuszniczką, która bez wahania oddałaby życie za swoich przyjaciół. To jeden z powodów, dla których poprosiłem cię, żebyś przyszła podczas mojej walki z Noind. Wiesz, walka Hajime z Noind miała miejsce 8000 metrów powietrzu. Gdyby jego jedynym celem było zapewnienie jego bezpieczeństwa, mógłby poprosić Y, żeby przyszła przez portal teleportacyjny. Oczywiście Tio była wtedy wolna, bo pełniła służbę wartowniczą, a siła YUE była potrzebna do ochrony Liliany i innych w pałacu, ale częściowo powodem, dla którego Jaime wybrał Tio, było to, że chciał dać jej szansę na zemstę na kościele, który zrujnował jej życie. Panie. Po raz pierwszy Tio zdawała się być miała. Jej serce przepełniał emocje, ale nie potrafiła znaleźć sposobu, by jej wyrazić. Tio wyglądała tak uroczo, że nawet cudzu się zarumieniła, a Reutaro spoliczkował się, by zachować jasność umysłu. Nie da się nabrać na sztuczki tej zboczenicy po raz drugi. Panie, czy ja również mogę spocząć w twoich ramionach? Zanim Jaime zdążył cokolwiek powiedzieć, y Szea przysunęły się na boki, robiąc miejsce dla Tio. Zdając sobie sprawę, że Tio musiała przejść równie trudną próbę, Jaime po prostu wzruszył ramionami i pozwolił na to. Promieniając, Tio wtuliła się w ramiona Jaime, między y Szea. Teraz flirtowały już cztery osoby zamiast trzech. Scena była tak mdła o cudyczy, że Ryutaro nie mógł na nią patrzeć. Niedaleko Kaori z zazdrością obserwowała Tio i pozostałe. Och, przegapiłam swoją szansę. Cóż, chyba to wystarczy dla Kouki Gokun. Jaime Kun. Och. Hej, Kaori. Czy to nie ty mówiłaś, że powinniśmy go uleczyć? Kaori wystrzeliła ostatni, niedbały podmuch magii leczącej w stronę Kołkiego, a potem zostawiła go, by pobiec w ramiona Jaime. Przynajmniej upewniła się, że jego życie nie jest zagrożone, ale na tym mniej więcej się skończyło. Kołki drgnął lekko, gdy ostatnie resztki magii leczącej Kaori spłynęły na niego. Mimo że to Kaori powiedziała, że leczenie uszkodzonych dusz to delikatna sprawa, pod koniec nie była zbyt delikatna. Shizuku zmartwiona spoglądała to na Kołkiego, to na Kaori. Kaori próbowała wepchnąć się do grupowego uścisku, ale Y ją powstrzymała. Gdy pobiegła do przodu, Y u wystrzeliła w jej czoło mały kamyk. Tym razem jednak Kaori nie dała się zniechęcić. Uniknęła pocisku i wcisnęła się obok y E. Oczywiście oznaczało to, że Kaori znalazła się między Y a ramieniem I Y uśmiechnęła się groźnie do Kaori, która odwzajemniła uśmiech. Jak zwykle obie dziewczyny przywołały swoje iluzoryczne stęty i wbiły sobie nawzajem sztylety w oczy. Reuterowi i Susu z zachwytem obserwowali, jak dziewczyny pocichu walczą ze sobą, jednocześnie flirtując z Hajime. Zdając sobie sprawę, że wszyscy zapomnieli o Kołkim, Shizuku podeszła, by upewnić się, że jego puls i oddech są w normie. Gdy upewniła się, że nic mu nie jest, odetchnęła z ulgą. Ryutaro, Mógłbyś ponieść Kołkiego? Jasne. Chyba tylko Kołkiemu się nie udało. Będzie przygnębiony, gdy się obudzi. Twarz Ryutaro posmutniała, gdy wziął Kołkiego na plecy. Suzu spojrzała na niego, jej mina również była zmartwiona. Tak. Chociaż nie wiemy na pewno, czy nam się udało. Poza tym, dopóki żyje, może spróbować ponownie. Suzu uśmiechnęła się radośnie, próbując poprawić nastrój. Ryutaro potrząsnął głową, by pozbyć się negatywnych myśli i odwzajemnił jej uśmiech. Masz rację. Choler nie spieprzył sprawę, ale przynajmniej żyje, żebyśmy mogli mu wbić trochę rozumu do głowy. A jeśli chcę spróbować ponownie, możemy mu po prostu pomóc. Jak zawsze. Tak. Shizuku uśmiechnęła się, patrząc na swoich dwoje przyjaciół. Zauważając, że na nich patrzy, Ryutaro i Suzu pomyśleli: to dlatego, że tak się zachowujesz, wszyscy nazywają cię mamą klasy. Uśmiech Shizuku szybko zmienił się w groźne spojrzenie, jakby czytała w ich myślach, a oni szybko zaczęli myśleć o czymś innym. Wzdychając, Shizuku spojrzała na Haima i pozostałych i zmieniła bieg myśli. Jej próba nauczyła ją już, by przestała stawiać innych na pierwszym miejscu i tłumić własne pragnienia. Postanowiła teraz żyć dla siebie. Oczywiście oznaczało to, że nie wstydziła się już wpatrywać tęsknotą w haimę. To pierwsza zauważyła spojrzenie Shizuku. Przechylając pytająco głowę, smoczyca odwróciła się w jej stronę. I y grekła i Kaori był zbyt zajęte walką, by to zauważyć, a Shaya próbowała ją uspokoić. Shizuku uniosła rękę do piersi, przypominając sobie, czego nauczyła się podczas próby. Zacisnęła palcem w pięść, a Tio bez trudu domyśliła się, co postanowiła zrobić. To całkiem interesujące. Fufu. Powodzenia, młoda demo. Fuch. Czy coś powiedziałaś? Och, po prostu życzyłam zmartwionej młodej damie powodzenia w jej staraniach. Haime był przez chwilę zdezorientowany odpowiedzią Tio, ale potem podążył za jej wzrokiem i zobaczył, jak Shizuku zbiera się na odwagę. Od razu zdał sobie sprawę, o co chodzi. Trudno było tego nie zauważyć, skoro wcześniej słyszał już wyznania Shizuku. Kurwa, chyba żartujesz. Wzrok Haimy spotkał się ze wzrokiem Shizuku. W tej samej chwili Shizuku się zarumieniła. Sekundę później jej wyraz twarzy stał się zdecydowany i podeszła. Nieświadomie jej prawdziwych intencji, Ryutaro i Suzu podążyli za nią. Shizuku zatrzymała się obok Haimy po przeciwnej stronie, gdzie Kaori i Y wciąż wpatrywały się w siebie morderczym wzrokiem. Była strasznie blisko niego. Właściwie to praktycznie przykleiła się do lewego ramienia Haimy, który w tej chwili trzymał szea. Wtedy i y pozostała również zauważył jej obecność. I y odwróciła się z pytającym wzrokiem, a Sza mrugnęła zaskoczona. Shizuku spojrzała Kaori w oczy. Wymieniły spojrzenia i Kaori wszystko zrozumiała. Jej oczy rozszerzyły się z zaskoczenia. Nie zdziwiły ją uczucia Shizuku, ale raczej fakt, że już ich nie ukrywa. Gdy otrząsnęła się z sztoku, promieniała. Jej uśmiech był delikatny i życzliwy, pełen zrozumienia i akceptacji. Zawierał w sobie wszystko, co czuła do Shizuku, w jednym wyrazie twarzy. Po cichu wyszeptała do Shizuku powodzenia, okazując jej wsparcie. Shizuku skinęła głową i odwzajemniła uśmiech. Powstrzymała z radości, które groziły wypłynięciem I niepewnie spojrzała na Haimę nagumo dziękuję za uratowanie kołkiego. Po prostu go pobiłem Ton Haimę był szorstki Właśnie dlatego, że z uczucia Shizuku Nie chciał się z nią zadawać Niestety dla niego, ona nie dała się zniechęcić Uśmiechając się nerwowo, dodała Ale go nie zabiłeś? Utrzymałeś go przy życiu ze względu na Kaori i trochę ze względu na mnie, prawda? Co mówiłeś wcześniej, 20% ze względu na mnie? Tak, chyba tak Haimę nie zamierzał cofać swoich słów ale wciąż wydawał się nieszczęśliwy, przyznając to. Jego gburowość pomogła złagodzić zdenerwowanie Shizuku i dziewczyna zachichotała. I y burknęła pod nosem, obserwując, jak rozmawiają, a Sza mruknęła. Ach, więc to w końcu się dzieje. Chyba naprawdę mnie chroniłeś, jak obiecałeś. Mam jednak swoje granice. Nie będę cię chronił przed wszystkim. Wiem, ale dzięki tobie nie straciliśmy przyjaciela. Wiem, że jest strasznym mącicielem i idiotą, ale. Nadal jest dla mnie jak rodzina. Shizuku spojrzała na Heimen z mieszaniną wdzięczności i smutku, a on wzruszył ramionami bez przekonania. Prawdę mówiąc, Jaime chciał zabić Kołkiego i mieć to z głowy, by zapobiec potencjalnemu zagrożeniu w przyszłości. Ale widząc minę Kaori i Shizuku, zdał sobie sprawę, że oszczędzając Kołkiego, dokonał właściwego wyboru. Przynajmniej o wiele mniej kłopotliwe będzie radzenie sobie z problemami, które Kołki spowoduje, niż z dwiema straumatyzowanymi dziewczynami, które właśnie widziały, jak mężczyzna, którego kochają, zabija jednego z ich przyjaciół. Jednocześnie Jaime był pod wrażeniem i jednocześnie zdziwiony, że Shizuku nadal próbowała pomóc Kołkiemu, nawet po tym, jak zobaczyła radykalną transformację, przez którą przeszedł. Ona naprawdę jest jak mama dla wszystkich. Podczas gdy Reutero i inni byli rozczarowani kołkiem, Shizuku była po prostu smutna, że doszło do tego, co pokazało, jak bardzo jej na nim zależało. Gdyby ktokolwiek z ludzi, którzy ubóstwiali Kołkiego, tacy jak jego inni koledzy z klasy lub szlachetne tam w zamku, zobaczyli jego działania tutaj, prawdopodobnie nie chcieliby mieć z nim już nigdy nic wspólnego. Ale Suzu, Kaori, Shizuku i Reutero łączyła z kołkiem więź, która sięgała głębiej. Tak jak powiedziała Shizuku, był jak rodzina, nie tylko dla niej, ale dla nich wszystkich. Więc jeśli Jagaski jest mamą, to czy to czyni z buntowanym synem? Normanian Shizuku rzuciłaby Haimemu mordercze spojrzenie za myślenie o takich niegrzecznych rzeczach, ale w tej chwili była zbyt skupiona na własnych troskach. Wzięła dwa głębokie oddechy, a potem spojrzała z pasją na Haimę. Dziękuję, że niosłaś mnie również po mojej próbie. To był pierwszy raz, kiedy ktoś to dla mnie zrobił, ale czułam się zaskakująco komfortowo. Mówi dziewczyna, która groziła mi, żebym to zrobił. Uch, no cóż. Chyba tak, ale to był jedyny sposób, żebyś mnie przytulił, prawda? Shizuku zarumieniła się po same uszy. Jej serce waliło jej w piersi. To było niesamowite, jak bardzo różniła się od swojej zwykłej, zdystansowanej jaźni. Delikatnie położyła dłoń na lewym ramieniu Hajime. Prawdę mówiąc, chciała go złapać, ale była zbyt zawstydzona, by zrobić coś więcej niż położyć na nim rękę. Czuła na sobie spojrzenia wszystkich, ale mimo to zebrała się na odwagę i powiedziała drżącym głosem: W każdym razie jestem ci naprawdę wdzięczna. Więc oto twoja nagroda. A także to dowód na to, że nie żartowałam z tego, co powiedziałam wcześniej. Shizuku stanęła na palcach i złapała Haimę za ramię, żeby go przytrzymać. Następnie, używając no aby uniemożliwić Jaime odczytanie jej ruchów, szybko pochyliła się i pocałowała Haimę w policzek. Poczuł delikatne uczucie jej warg na sobie. Były gorące i trochę wilgotne i rozgrzewały go do głębi duszy. Pocałunek trwał tylko sekundę, ale wystarczająco długo, by przekazać Jaime swoje uczucia. Sekundę później za Shizuku rozległ się głośny huk. Ryutaro był tak szokowany jej działaniem, że upuścił kołkiego. Właściwie był tak zszokowany, że nawet nie zdawał sobie sprawy, że upuścił swojego przyjaciela. Shizuku szybko się cofnęła, jej twarz płynęła czerwienią. Spojrzała w dół, zbyt zawstydzona, by spotkać się z czymkolwiek wzrokiem. Ale potem spoliczkowała się i zebrała w sobie. Hajma nie wiedział, co zrobić. Wiedział, co musi powiedzieć. Cholera, nawet nie zaakceptował jeszcze Kaori. Nie było mowy, żeby mógł zaakceptować uczucia Shizuku. To powiedziawszy, musiał ostrożnie dobierać słowa. Gdyby Kaori wyglądała na zmartwioną, od razu odrzuciłby Shizuku, ale ku jego zdziwieniu uśmiechała się. Gdyby całkowicie odrzucił uczucia Shizuku, spowodowałoby to tylko więcej problemów w przyszłości. Chociaż Shizuku nie miała możliwości odgadnięcia uczuć hajime, zobaczyła, że waha się i uznała, że to jej szansa. Wzięła się w garści i powiedziała, Y-she, tio, Kaori. Wiele się nauczyłam z tej próby. Nauczyła mnie, jakie złe nawyki muszę naprawić i jakie są moje prawdziwe uczucia. Wiem, że na Nagumokun no ma już Y-she -i, i wiem, że ty też go kochasz, Kaori. Zdaję sobie sprawę, że to czyni mnie okropną osobą. Ale mimo to, Shizuku urwała, wahając się, ale Kaori uśmiechnęła się i dała jej potrzebne wsparcie. W porządku, Shizuku Han. Nikt nie uważa cię za okropną osobę. Poza tym nie możesz kontrolować, w kim się zakochasz. Właściwie to cieszę się, że jej w końcu stawiasz własne pragnienia ponad pragnienia innych ludzi. Shizuku Han. Kaori. Shizuku martwiła się, że jej wyznanie swoich uczuć denerwuje Kaori, więc widząc, jak Kaori całym sercem ją wspiera, zdjęła z jej barków ogromny ciężar. I ujmę z ramionami, a potem uśmiechnęła się bez lęku. Bez względu na to, ile nowych rywalek się pojawi, Y, -Y będzie walczyć z nimi uczciwie, tak jak powiedziała Kaori. Z drugiej strony Shea tylko zrezygnowana pokręciła głową, a to mrugnęła do Shizuku Shizuku uśmiechnęła się, ulżyło jej, że może kontynuować, nie nadeptując nikomu na odcisk Trzymając głowę wysoko, powiedziała, jestem w tobie zakochana, Nagumo-kun I zrobię wszystko, żebyś był mój Uśmiech Shizuku był jak czyste, błękitne niebo, które nadeszło po burze, Wolne od zmartwień i absolutnie urzekające Miał ten sam olśniewający blask co poranna rosa w jasne, pogodny świt Shizuku-han, wyglądasz teraz super uroczo Dobra, wreszcie czas pokonać duet Y-shea, tworząc własne po przyjaciółek z dzieciństwa. Co? Kaori, ledwo co? Hech, cóż, przypuszczam, że to może nie być zły pomysł. Uczynimy nagłomoką naszym i tylko naszym. Wiedziałam, że to się w końcu stanie, Shizuku. Pochowam ciebie i Kaori. Nie możesz tego zrobić, Y-san. Och, ale nie możemy pozwolić im mieć Haimę Sana tylko dla siebie. Podejmiemy cię frontalnie, Shizuku-san. y szea Kaori i Shizuku zaczęły się przepychać o Haimę, który ze smutkiem patrzył w dal. Shizuku nawet nie zadała sobie trudu, by czekać na jego odpowiedź. Kiedy próbował coś powiedzieć, Kaori przerwała mu i powiedziała, przygotuj się, Haime-kun. Co gorsza, nawet trzeba dodała, powiesz nie, prawda? Już wiemy, więc po prostu zamilknij na chwilę, Haime-san. Więc teraz siedział sam, dąsając się. W końcu wiedział, że nie zamknie Shizuku tak mocno, że naprawdę się podda, więc postanowił to po prostu zostawić. Hej, mistrzu. Czuję się, jakbym została pominięta w rozmowie wszystkich. Co powinnam zrobić teraz, gdy wszyscy się połączyli w pary? Czemu nie zaczniesz dyszeć z powodu bycia ignorowaną? Jak zawsze? Teo zaczęła dyszeć. Hajime spojrzał na dziewczyny w swoich ramionach i pomyślał sobie: Naprawdę chciałbym, żeby przestał się kłócić o to, które mnie bardziej lubi. Ryuteru westchnął, pół z irytacją, płył ze zdumieniem, obserwując, jak zaczyna się walka o Hajime Bowl. Nie mogę uwierzyć, że nawet Shizuku się w nim zakochała. Co w ogóle jest takiego dobrego w Nagumo? Wow, on nawet zdobył serce z Hizumu. Nagumo-kun to prawdziwy Casanova. Co jeśli ja też się w nim zakocham? Czy spędzę noce, robiąc różne niegrzeczne rzeczy z ona samą? To brzmi całkiem gorąco. Oj, wróć do zmysłów, Suzu. Nie zostawię mnie samej w tym gnieździe szaleństwa. Suzu podniosła rękę do brody i rozważała tę perspektywę, podczas gdy Reuteru znów westchnął. Wtedy w końcu zdał sobie sprawę, że upuścił kołkiego i pospiesznie go podniósł. Spojrzał ze swojego najlepszego przyjaciela na hejma i mruknął cicho: Hej, kołki. Trochę rozumiem, jak się czujesz. Naprawdę nie mogę cię winić za zazdrość. Oczywiście Reuteru wiedział, że kołki nie będzie mógł go usłyszeć. Pytanie brzmiało: jak się zachowa, gdy się obudzi. Jeśli znów wpadnie w szał, Reuter postanowił, że to on przemówi swojemu najlepszemu przyjacielowi do rozsądku. Rozdział czwarty, klucz do świata rozumiem. Więc kiedyś mówiłaś bardziej jak księżniczka, Y. E. Huch. Gdy wszystkie próby dobiegły końca, w lodowym drzewie na środku sali prób pojawiły się schody prowadzące do podziemi. Na dole znajdował się długi korytarz, którym obecnie podążała drużyna. Y. -e właśnie skończyła opowiadać Haimę o swojej próbie i walce z Szę, a on odpowiedział jej właśnie tym. Zeskoczona Y. -e pomyślała, to o tym teraz mówisz. Poza tym twoje oryginalne imię było naprawdę długie. Puch. To o tym teraz mówisz? Pomyślała ponownie. Szeja i reszta również spojrzeli na Hajmen z zdziwieniem. Ale Hajmen zignorował ich zmieszane miny. Hej, Y. E. Zacznij znowu mówić jak księżniczka. Co czemu? Chcę tylko usłyszeć, jak brzmisz, kiedy jesteś taka oficjalna. Jak zwykle Hajmen nie przebierał w słowach. Możesz mówić jak księżniczka albo królowa, cokolwiek, chcę to po prostu usłyszeć. Wiem, może spróbuj powiedzieć, że je, by służyć ludowi albo coś? MMM. To żenujące, więc nie. Sądząc po jej wyrazie twarzy, Y. -e nie kłamała. A co powiesz na, Haime-san, dobrze ci poszło w tej próbie? Zawsze w ciebie wierzyłam. W nagrodę spełnię każde twoje życzenie, co? To o wiele za długie. Nie chcę. Y odwróciła się zirytowana. Świadczyło to o tym, jak bardzo była zażenowana, że odmawiała prośby akurat Haime. Prawdopodobnie uważała to za równie złe, jak Haime, gdyby poprosiła go, żeby zaczął mówić tak jak kiedyś, w swoich mrocznych czasach. Chyba jak tak o tym pomyślę, to to zrozumiałe. Haime czule potargał Y włosy i przeprosił za dokuczanie. Właśnie wtedy Kaori podkradła się za Y i powiedziała, no dalej, Y, o co tyle hałasu? Czemu nie powiesz nam czegoś jak księżniczka? Hej Kaori. Dwach. Y odwróciła się i uderzyła Kaori w twarz. Polociała do tyłu, wirując, ale potem odyskała równowagę szybciej, niż ktokolwiek by się spodziewał, i krzyknęła, za co to było? Y zignorowała ignorowała ją i odwróciła się z powrotem do Haime. Ja też mówiłam poważnie. Głupi Haime. Y martwiła się, że jeśli naprawdę jest bardziej wyjątkowa, niż myślała, to być może już w przyszłości będzie musiała zostać ponownie zapieczętowana. Oczywiście dzięki walce z Szeo nie dawała się ponieść tej obawie, ale wciąż był to poważny temat. Y nadąsała się, a Haima uśmiechnął się do niej krzywo. Przepraszam, ale wiesz, nie sądzisz, że trochę za późno na takie odkrycia? Jeśli o mnie chodzi, to sposób, w jaki zachowywałaś się, gdy byłaś królową, było o wiele ciekawszy. Y mrgnęła zaskoczona, i grymas zniknął. Już to rozgryzłeś, Haima? Mniej więcej. Chodzi mi o to, że masz moc nieskończonej regeneracji. Jestem pewien, że twój wujek miał mnóstwo sposobów na pozbawienie cię many, więc oczywiście zastanawiałbym się, dlaczego zdecydował się cię zapieczętować, zamiast po prostu zabić. Gdybyś tylko była całkowicie nieśmiertelna, nigdy nie musiałbym się martwić, że jesteś w niebezpieczeństwie. Pomyślał Heimen z westchnieniem. Zauważył, że Y Amał -E z w oczach i dodał, ale wiesz, z tego, co mi powiedziałaś w otchłani, było oczywiste, że nie wszystko pamiętasz. Wyglądało na to, że szok po zdradzie był tak ogromny, że po prostu się wyłączyłaś i zanim się zorientowałaś, zostałaś zapieczętowana. MMM. Więc pomyślałem, że zamiast próbować zmusić cię do przypomnienia sobie tych wszystkich traumatycznych wspomnień, łatwiej będzie, jeśli po prostu pozbędę się wszystkiego, co próbowało cię skrzywdzić. Nie ma znaczenia, kim naprawdę jesteś, i tak cię kocham, Y. -e. Haim nie oddałby Y -e nikomu i zabiłby każdego, kto próbowałby ją mu odebrać. Niezależnie od tego, czy świat, a nawet bogowie, chcieliby śmierci Y, -e, Haim stałby przy niej. Nieważne, jakie były jej okoliczności, przekonanie Haimę nie zmieniłoby się. Świat, który sprawiał Y cierpienie, nie zasługiwał na istnienie. A wszystko, co ją raniło, zniszczyłby z zimną krwią. Oczy Haimę płynęły bestialską dzikością, gdy mówił to Y -E. Nawet gdyby oznaczało to poświęcenie całego świata, Hajma zawsze wybierałby Y e. W obliczu tak przytłaczającej miłości y -E zarumieniła się i spojrzała na Haimę tęsknym wzrokiem. Pochyliła się i ugryzła Haimę w szyję. Potem, po ssaniu jego krwi, podniosła się, by pocałować go w usta. Shizuku, co ty wyprawiasz? Ale zanim zdążyła, czarną pochwę zablokowała jej drogę. Ygryku odwróciła się do właścicielki pochwy, Shizuku, z groźnym spojrzeniem. Shizuku odwróciła wzrok, zmieszana. Wyglądało na to, że przerwała im nieświadomie, a nie celowo. Ee. No cóż, wciąż jesteśmy w labiryncie i próba jeszcze się nie skończyła, więc wiesz, zachowaj takie rzeczy na czas, kiedy będziemy w bezpiecznym miejscu. Co tak naprawdę myślisz? Jestem zazdronie? Zapomnij. Po prostu nie. To też nie. Publiczne okazywanie uczuć jest złym. Tak, o to chodzi. Biorąc pod uwagę, że Shizuku nie chciała spotkać się z Y wzrokiem, było oczywiste, że kłamie. Obok niej Teori krzyknęła radośnie: Nie mogę uwierzyć, że udało ci się powstrzymać Greku E. Naprawdę jesteś niesamowita, Shizuku Han. Mówi dziewczyna, która pocałowała mnie publicznie kilka minut temu. Hajime spojrzał przez ramię na Shizuku z uśmiechem. Shizuku zarumieniła się głęboko. I grek i grek? to było, no wiesz, nie chciałam być jedyną, która cię nie pocałowała, wymamrotała cicho. Dołączając do żartów, Tia powiedziała, a jednak zadowoliła się zwykłym pocałunkiem w policzek. Szermierze powinni być odważni i zdecydowani. Powinnaś była siłą wziąć usta mistrza, gdybyś musiała. Teto. Byłoby złe. Do takich rzeczy potrzebny jest odpowiedni nastrój i zgoda. Poza tym walałabym, żeby Nagumo-kun sam to zainicjował. Shizuku spieszona spuściła wzrok, gdy to mówiła. Cofnęła swoją czarną katanę, prezent, który otrzymała od haimę i przytuliła ją do piersi. Niemal jakby sugerowała Haimę, że to właśnie chciałaby mu zrobić. Nawiasem mówiąc, Shizuku przez cały ten czas szła trzy kroki za Haimę, idealnie dopasowując się do jego tempa. Jej kucyk podskakiwał w przód i w tył, gdy szła, a spinka do włosów, którą zrobił dla niej Haimę, błyszczała w jej włosach. Kropka. Haimę wpatrywał się w Shizuku, jakby była jakimś rzadkim zwierzęciem. Większość dziewczyn, które zakochały się w Haimę, była bardzo agresywna w okazywaniu uczuć. Drapieżniki, które chętnie pożarłyby Haimę dla siebie, gdyby nadarzyła się okazja. Był więc dość zaskoczony, że Shizuku była gotowa być tu stroną bierną. Przypomniało mu to, jak agresywne był Y i pozostałe. Widząc na Heimę, Y zadrżała. Co za niewiarygodna kobiecość. Shizuku Yagashi, naprawdę jesteś potworem. Jeśli chodzi o Y, Shizuku była najbardziej dziewczęca ze wszystkich. Kaori odwróciła się do Y i uśmiechnęła. Popchnęła Shizuku do przodu, jakby chciała się nią pochwalić. W tej chwili Shizuku była zmieszana komentarzami wszystkich i daleka od zwykłej, zdystansowanej, opanowanej dziewczyny, jaką zazwyczaj się wydawała. M.R.R. Y jęknęła i popchnęła Shizuku przed siebie. Zdezorientowana Shea stała bez ruchu, podczas gdy Y użyła magii wiatru, by jej miękkie uszyło potały w przód i w tył. Uśmiechnęła się do Kaori, pewna, że jej protegowana jest równie urocza jak Shizuku. Wyglądało na to, że relacja Kaori i Y ewoluowała do tego stopnia, że toczyły wojny zastępcze. Obie nadal robiły różne rzeczy, by udowodnić, że ich najlepsza przyjaciółka jest najsłodsza. Jak zawsze, Shea skończyła jako ta, która musiała mediować między nimi. A raczej próbować mediować. Obie nadal kłóciły się jak pień z kotem, ignorując próby Shea, by je uspokoić. W końcu Shea miała ich tak dość, że wyciągnęła drutkę na i zagroziła im nim. Kiedy zobaczyło jej gniewny uśmiech, Y i Kaori zamarły. Po krótkiej przerwie się wycofały i utkwiły wzrok w korytarzu przed nimi. Wszyscy inni spojrzeli na Shea z nowo odkrytym szacunkiem. Nawet ma był pod wrażeniem. Pomyślał o historii, którą Y opowiedziała mu wcześniej i powiedział, ale muszę przyznać, że jestem zdumiony, że byłaś w stanie walczyć na równi z Y, -ka, kale, kiedy ta była poważna. Poza tym zasługujesz na nagrodę za to, że dałaś jej porządny oszan, kiedy tego potrzebowała. Czego chcesz, shea. Kropka. Jot, J ja niczego nie potrzebuję. Szea była zdecydowania MVP tego podboju labiryntu. Zwłaszcza, że to ona przypomniała Y o jej własnej determinacji. Sama Y zdawała się nie mieć nic przeciwko i spiorunowała Szea wzrokiem. MMM. Jesteś pierwszą osobą, która mnie spoliczkowała, Szea. Nawet moi rodzice mnie nigdy nie spoliczkowali. Nigdy nie zapomnę, jak bardzo to bolało. Zasługujesz na nagrodę to. Czy tylko mi się wydaje y San, Czy chowasz urazę z tego powodu? W każdym razie nie mogę wymyślić żadnych specjalnych próśb. Mam już wszystko, czego chcę. Chyba, że ręcznie robiony prezent byłby miły. Nakrzyczałam na YSN tylko dlatego, że osobiście nie mogłam znieść tego, jak bardzo była przygnębiona. W przeszłości Szea błagała był randkę albo o to, by Jaime odebrał jej dziewictwo, ale teraz nie było to już potrzebne. Uśmiechnęła się z satysfakcją, wyglądając dziwnie dostojnie. Tym razem Kaori była pod wrażeniem tego, jak uroczo wyglądała Shea. Niewiarygodne. Szea stała się już tak samo groźną rywalką jak E. Właściwie, jest teraz jeszcze bardziej groźna. Jak mogłam to przeoczyć? Kropka. UMM, Kaori. Nie musisz tego tak dramatyzować. Shizuku Han. Nie możemy wiecznie pozostawać w tyle. Musimy wywalczyć sobie miejsce u boku Heime Kuna i osiągnąć ten poziom spełnienia. RR. Kropka. Kaori zdawała się być niezadowolona z faktu, że Shizuku zadowoliła się możliwością wyznania Heime swoich uczuć. Założyła ręce na piersi i położyła dłoń na brodzie, próbując przeanalizować sposoby na zdobycie serca Heime. Oczywiście jej ekscentryczne zachowanie wprawiło Shizuku w zakłopotanie. Sekundę później oczy Kaori otworzyły się szeroko i oznajmiła, wiem. Musimy przestać uważać się za pretendentki i przejść do ofensywy. Od teraz jesteśmy szturmowcami. Kropka. Kaori. Wiem, że jesteś zmęczona po próbie, ale musisz się uspokoić. Kiedy ten labirynt zostanie zdobyty, musimy wślizgnąć się do łóżka Heimakuna, Shizuku Han. Co ty do cholery opowiadasz? Kropka. Nie martw się. Ta próba pomogła mi zrozumieć, jak wykorzystać pełną moc tego ciała. Powinnam być w stanie coś zrobić z Y i Szea. Najpierw musimy coś zrobić z Twoim mózgiem. Rzuć na siebie magię regeneracji, Kaori. R rozumiem, że to będzie pierwszy raz dla nas obu. Ale damy radę, jeśli będziemy razem. Kropka. Może powinnam ci wbić trochę rozumu do głowy, tak jak Szeja zrobiła to Y -e. Shizuku potrząsnęła głową z irytacją, patrząc, jak Kaori zaciska pięści i się nakręca. Ale naśladowanie szaja nie będzie łatwe. Wyleczenie Kaori z tendencji do szarżowania na oślep będzie prawdziwą męką. Przestańcie odgrywać romantyczne anime i idźcie dalej, wydwie. Jak to możliwe, że spotkanie sprawiło, że wszyscy są jeszcze bardziej zmęczeni, zamiast odczuwać ulgę? Kropka. Suzu i Ryutaro narzekali na Kaori resztę, mając dość ich flirtowania. Zganiona grupa ruszyła dalej korytarzem. Żadne potwory ani przeszkody nie blokowały im drogi, a Haima nabierał optymizmu, że uda im się dotrzeć do końca bez dodatkowych prób. Po około dziesięciu minutach dotarli do ślepego zełka. Lodowa ściana przed nimi miała wyryty w sobie herb w kształcie siedmiokąta. Do tej pory Haima widział podobne herby wyryte gdzieś pod koniec każdego labiryntu. Były to osobiste symbole każdego wyzwoliciela. Gdy grupa się zbliżyła, symbol zaczął świecić, a otaczająca go ściana pokryła się warstwą światła. Haima niepewnie dotknął świecącej ściany, powodując jej falwanie. Z wyglądu było to światło portalu teleportacyjnego. Hajma odwrócił się do swoich towarzyszy i skinął im głową. I i pozostali skinęli głowami w odpowiedzi, gotowi. Hajma zebrał się w sobie i wszedł w zasłonę światła. Wygląda na to, że tym razem się nie rozdzieliliśmy. MMM. Co ważniejsze, spójrzcie na to. HRM, wydaje się, że tym razem naprawdę dotarliśmy do końca. Jaki ładny pokój. To, pałac, prawda? Kropka. Gdy światło zgasło, Hajma i pozostali znaleźli się w szerokim pomieszczeniu. Cylindryczne filary z lodu podtrzymywały kwadratowy pokój, który oczywiście również był zrobiony z lodu. Jednak ten lód był idealnie przezroczysty, zamiast działać jak lustro. Najbardziej uderzająca była jednak podłoga. W centrum była wypełniona wodą, czego grupa w ogóle nie widziała od czasu wejścia do tego labiryntu. Ten pokój był wyraźnie utrzymywany w cieplejszej temperaturze niż wszystkie inne miejsca. Powierzchnia jeziora bulgotała, co oznaczało, że gdzieś z fontanny pompowana jest woda. Miniaturowe wyspy zdobiły jezioro, połączone ze sobą szeregiem kamieni z lodu. Na wyspie kwitły kwiaty, a pokój bardziej przypominał park niż cokolwiek innego. A w samym centrum jeziora stał pałac. Był uroczysty i piękny, a jego ściany zdobiły misterne malwidła przedstawiające naturę i kwiaty. Grupa czuła się, jakby została przeniesiona do fantastycznej krainy snów, w której parki były zrobione z lodu. Przez chwilę grupa po prostu podziwiała widok w oszołomionej ciszy. Ale potem Heim zdjął swoją strefę powietrzną i wszyscy odyskali zmysły. Tak, już nie jest zimno. Jest trochę chłodno, ale szczerze mówiąc, pogoda jest ładna. To mogło oznaczać tylko jedno. Nie ma wątpliwości. Dotarliśmy do końca. To tutaj mieszkał Andres Haime dla pewności jeszcze raz sprawdził swój kompas, a potem się uśmiechnął. Oczy Suzu zaszył łzami. My? Naprawdę to zrobiliśmy. Hik. Kropka. Zalały ją emocje. Dotarcie tak daleko wymagało od niej każdej uncji i siły i woli. Jej reakcja była całkiem naturalna. Shizuku i Ryutaro mieli podobne miny. Pokonaliśmy labirynt. Kropka. Tak. Myślałem, że tyle razy zginę, ale daliśmy radę. Nie pakowałbyś się w tyle kłopotów, gdybyś tylko pomyślał, zanim ruszysz do przodu. Haha, chyba tak. Ale udało mi się, więc kogo to obchodzi, prawda? Kropka. Szyzuko rzuciła Ryutaro mrożące żyłach spojrzenie, ale potem oboje uśmiechnęli się do siebie i roześmiali. Dołączyła do nich również Suzu i cała trójka przyjaciół poklepała się po plecach, czując satysfakcję z wykonanego zadania. Kaori, Sze, Tio, a nawet Igrekła y uśmiechnęły się na ten widok. Co najbardziej zaskakujące, Haima również zamknął oczy i się uśmiechnął. Nie ma tu żadnych pułapek ani niczego takiego, prawda na górze? zrobił krok w stronę pałacu, ale zaraz się rozmyślił i odwrócił do Haimy. Co? Nie podobało ci się zamienianie w sopel lodu. Secz, nie możemy o tym zapomnieć. W każdym razie, nawet ja nie jestem na tyle głupi, żeby popełnić ten sam błąd dwa razy. Nigdy więcej nie zaznę wstydu, jakim było odsłonięcie krocza przed członkami drużyny. Chichocząc, gdy przypomniał sobie ten incydent, Jaime przeskanował kamieniami stopami swoim demonicznym okiem i ruszył naprzód. Bez problemu dotarł do wyspy pałacowej. Tuż przed samym pałacem znajdował się szczegółowy magiczny krąg. Wszedł do niego i nic się nie stało, więc domyślił się, że to skrót, który teleportuje ich z powrotem na powierzchnię. Sam pałac był zbudowany z nieprzezroczystego niebieskiego lodu, co stanowiło wyraźny kontrast z przezroczystym lodem, z którego zbudowana była reszta pomieszczenia. Jaime spojrzał na parę podwójnych drzwi, które służyły jako wejście do pałacu. Herb w kształcie płatka śniegu był wyrzeźbiony na środku, tam, gdzie znajdowałyby się klamki obu drzwi. To był symbol Wandry Hne. Hajime pchnął drzwi i otworzyły się bez wysiłku. Fakt, że nie skrzypnęły, był dowodem na to, że Frejt był tu niedawno. MMM. To wygląda bardzo podobnie do domu Oscara, prawda? Tak, to prawda. Chociaż ten jest jeszcze większy i bardziej ozdobny. Podstawowa konstrukcja tego miejsca była jednak dość podobna do domu Oscara. Był po prostu większy i wypełniony bardziej niepotrzebnymi dekoracjami. Wszystko, od żyrandoli wykonanych z lodu, po balustrady i drzwi do pokojów, było wypełnionym fantazyjnymi rzeźbami natury. Jeśli Oscar był kimś, kto wierzy, że prawdziwe piękno tkwi w prostocie i funkcjonalności, to Wendel był wyraźnie jego przeciwieństwem. Jaime przeczytał w dzienniku Oscara, że on i Wandre nie dogadywali się zbyt dobrze, a teraz, gdy Jaime zobaczył dom wandrę, mógł sobie łatwo wyobrazić, jak oboje kłócą się o estetykę i tym podobne. Mam wrażenie, że byli trochę jak. Jaime zerknął na i kaori Obie spojrzały na niego pytająco. Pokręcił głową, dając do zrozumienia, że to nic takiego, i ponownie podniósł kompas. Chciał wiedzieć, w którym pokoju znajduje się magiczny krąg, który nauczy go starożytnej magii tego labiryntu. Prosto przed siebie, co? Przejmując prowadzenie, Jaime ruszył korytarzem, przecinając środek pierwszego piętra. Po drodze minęli kilka pokoi, ale większość z nich to prosta sypialnie z drewnianymi i metalowymi meblami. Lodowe ściany były chłodne w dotyku, ale w rzeczywistości nie były zimne. Podobnie jak strefy powietrzne haime wydawało się, że zostały zaczarowane, aby kontrolować temperaturę wokół nich. Podziwiając kunszt pałacu, drużyna dotarła przed drzwi, które były większe i grubsze niż pozostałe. To musi być to. Jaime bez wahania otworzył drzwi, I jak się spodziewał, w środku znajdował się magiczny krąg, którego szukał. Suzu i Ryutaro podekscytowani odwrócili się do Haimę, prosząc o pozwolenie na wejście. Nie widząc powodu, by ich blokować, Haimę skinął głową i wszyscy weszli do kręgu. Jak zawsze, labirynt odczytał ich wspomnienia i tym, którzy zostali uznani za godnych, wlano bezpośrednio do mózgów wiedzę o tym, jak używać starożytnej magii Wandre. Czując lekkie zawroty głowy, Suzu, Ryutaro i Shizuku zataczali się, gdy sekrety magii i metamorfozy, ostatniej starożytnej magii, której mieli się nauczyć, wlewały się do ich umysłów. Gdy proces dobiegł końca, odwrócili się do siebie, uśmiechając się. Ale właśnie wtedy NGH Gah. Och. Uwach! Jaime i Greywy krzyknęli. Shea i pozostali spojrzeli na nich, klęczących i trzymających się za głowy. Jaime sam? y sam? Co się stało? Nic we mnie jest. Shea i Shizuku podbiegły zaniepokojone. Uspokójcie się, Kaori. To nieczesna stanie bezczynnie. Och. Och, tak. uleczy ich. Zszokowana nagłym obrotem spraw, Kaori otrząsnęła się dopiero po okrzyku tio. Szybko podbiegła i zaczęła badać Jaime i Greywy. NGH! Mmm ale zanim zdążyła cokolwiek zrobić, ból ustąpił, a Heime i Yukue osunęli się, zlani zimnym potem. Shaya złapała Heime, a Shizuku i Yukue, zanim oboje upadli na ziemię. Wyglądało na to, że stracili przytomność. Nikt nie spodziewał się, że dwójka najpotężniejszych członków ich drużyny się w ten sposób, a pozostali byli całkowicie zbici z tropu. Chyba powinniśmy ich na razie gdzieś położyć. Spokojna, jak zawsze ją zasugerowała, najbardziej racjonalny kolejny krok. Wciąż zdenerwowane Shaya i Shizuku skinęły jednak głowami i zaczęły szukać pokoju, w którym mogłyby ich umieścić. Jakiś czas później Hajime poczuł coś miękkiego na swoich ustach i odzyskał przytomność. Co robisz, Y? MMM. -e? Budzę cię pocałunkiem. Cóż za wspaniały sposób na przebudzenie. Hajime odzajemnił pocałunek Y, -e, a następnie rozejrzał się wokół. Leżał w łóżku, a ściany wokół niego były zrobione z nieznajomego lodu. Wyglądało na to, że wciąż był w pałacu Wandra. Hajime odwrócił się do Y -e i spojrzał jej w oczy. Chyba inni przenieśli nas tutaj po tym, jak upadliśmy. Y, -e? wiesz, gdzie są wszyscy inni? MMMM. Przepraszam. Sama dopiero co się obudziłam, więc nie wiem. Jaime myślał, że obudziła się jakiś czas temu i poszła rozejrzeć się po okolicy, zanim wróciła, by go obudzić, ale wyglądało na to, że tak nie było. Y o twarz Haimę, a jej bose stopy podskakiwały w górę i w dół. Dokładnie jak dawno temu się obudziłeś? MMM. Jakieś 10 minut temu? I przez cały ten czas byłaś taka? MMM. No wiesz, byłaś tuż obok, kiedy się obudziłam, Haimę. To była ta sama logika, co u ludzi, którzy mówili, że nie wspinali się na góry tylko dlatego, że tam były. Y przysunęła usta do Hajime, planując pocałować go ponownie. Kątem oka Hajime zobaczył kolejne łóżko. Sądząc po tym, jak wyglądały prześcieradła, domyśli się, że Y została tam położona. A kiedy się obudziła, uznała, że spania z nim jest ważniejsze niż dowiedzenia się, dokąd poszli Shaya i pozostali. Podczas tej próby była tak wstrząśnięta, że Shaya musiała przemówić jej do rozsądku. Potem, kiedy w końcu spotkała się z Hajime, Shizuku powstrzymała ją przed bliższym kontaktem fizycznym z nim. Ale teraz próba się skończyła, a ona obudziła się i zobaczyła, że Haimę smacznie śpi obok niej. Oczywiście nie mogła się oprzeć. Cholera, mam naprawdę uroczą dziewczynę. Urzeczony urokami Y, -E, Haima szybko stał się bardziej agresywny. Chichocząc, Y -E oblizała usta i pochyliła się bliżej i Y. -E. Myślę, że trochę dłużej nam zajmie przebudzenie. MMM. Możemy powiedzieć Shei, że nie śpimy, kiedy w końcu się obudzimy. Niestety dla Jaime i y HM. Już nie śpicie? Chwila, co wy robicie? Ktoś był tam, by powiedzieć im, że już nie śpią. Shea otworzyła drzwi i wkroczyła do pokoju. Jej nadludzki słuch wychwycił głos Y -E i z ubrani. W chwili, gdy zobaczyła, co Hajime i Grekła y kombinują, jej uszy stanęły dęba. Za nią do pokoju weszły Kaori i Shizuku. Szeja, co się dzieje? Hajime-kun? Grekue? Y? Co wy sobie myślicie? Ach, za Kaori pojawił się jej jak z maską diabła. Tymczasem Shizuku zrobiła się czerwona jak buraki i zakryła twarz dłońmi. Oczywiście zostawiła na tyle małą szczelinę między palcami, że mogła przez nią zerkać. Hajime i y wymienili spojrzenia, zirytowani, że nie zostali zatrzymani, gdy właśnie wpadali w nastrój. W idealnej synchronizacji powiedzieli, wróćcie za dwie godziny. -Oczywiście nikt nie zamierzał słuchać. Czyście oszaleli? Nigdzie się nie ruszamy. Cie ćwiczcie trochę samokontrolę, wy dwoje. Ha, i, i Grekłe byli okrzykiwani ze wszystkich stron. Cóż, reprymenda Shizuku była bardziej cichym stwierdzeniem niż krzykiem. Była zbyt zawstydzona, by być naprawdę zła. Shea przewróciła łóżko, na którym odpoczywali, zmuszając ich do stoczenia się, podczas gdy Kaori związała ich osobno za pomocą swoich wiążących łańcuchów światła. Shea następnie stoczyła ich oboje do salonu, ignorując ich protesty. Hej, co się do cholery stało? Ach, chyba się domyślam. W salonie stał duży drewniany stół, otoczony skórzanymi sofami. Ryutarou i Sus rozsiedli się na jednej z sof, popijając filiżanki herbaty. Przerzuciła rzuciła hejme -Y i grykłe na sofę naprzeciwko nich. Po zobaczeniu ich rozczochranych ubrań, Ryutarou również był w stanie domyślić się, co się stało. Sekundę później coś uderzyło go w czoło, przewracając go do tyłu. Gwach! Przewrócił się przez oparcie sofy i upadł na ziemię. HMPH! Tomasz masz zagapienie się na y E. Dlaczego mnie obwiniasz? Poskarżył się Ryutaro, masując czoło. Nawet związany łańcuchami kaori, Hajime miał wystarczającą swobodę ruchów, by z precyzją strzelić ryutorał w głowę gumowym pociskiem. Tym razem jednak kreuterę miał rację, bo to nie była jego wina. MMM. Jesteś zazdrosny, Heima? Jakie to urocze? I Głoś zarumieniła się, co spowodowało, że Szea na nią nawrzeszczała. Wy Wydwoim w ogóle nie zastanawiacie się nad swoimi działaniami, prawda? Macie pojęcie, jak bardzo się o was martwiliśmy? Pomimo gniewu i głosie, oczy Szea napełniły się łzami. Zatoczyła się do Halime i Grekue, y którzy już rozwiązali swoje więzy, i usiadła między nimi. Jej królicze uszy smutno opadły przed nią. Halime i jej y w końcu zdali sobie sprawę, jak bardzo się o nich martwiła. Szea ma rację. Naprawdę się martwiliśmy. Tak. Gdybyście byli cali, powinniście byli dać nam znać od razu. Wyglądało na to, że Kaori i Shizuku również się martwiły. Podobnie jak Szea, miały łzy w oczach. Halime i Grekue y nagle poczuli się naprawdę winni. Wymienili niezręczne spojrzenie, a następnie skłonili głowy w przeprosinach. Uch, moja wina, chłopaki. Naprawdę przepraszam. Kiedy się obudziłem, Y już mnie całowała, więc zapomniałem o wszystkim innym. Tak? To wszystko wina Y, że jest zbyt urocza. MMM. Przepraszam. Powinnam była dać ci znać, że wszystko w porządku. Ale śpiąca twarz Heimy była tak urocza, że nie mogłam się powstrzymać. To wszystko wina Heimy, że jest zbyt fajny. Jednak ich przeprosiny nie brzmiały jak właściwe przeprosiny. Wy dwoje wcale nie jesteście przepraszający, prawda? ach. Och, kogo to obchodzi? Dalsze kłótnie tylko mnie zmęczą. To bolesne patrzeć na coś takiego po tym, jak właśnie się wyznałam. Hajime i Yui flirtowali nawet podczas przepraszania, a Shia patrzyła na nich gniewnie. Kaori z drugiej strony tylko westchnęła zirytowana, aż Izuku spuściła wzrok, o tym, jak dużą przeszkodę musi pokonać. Właśnie wtedy do pokoju weszła Tio. Och, widzę, że masz się dobrze, mistrzu. Wspaniale. Cieszę się, że wiem, że moje zmartwienie było niepotrzebne. Ach, Tio-san. Przepraszam, zapomniałam ci powiedzieć. Shia odwróciła się do Tio i przeprosiła. Wyglądało na to, że Tio poszła sprawdzić bibliotekę pałacu, aby zobaczyć, co mogło spowodować upadek Haime i y Greque. Martwiła się, że mogą się nie obudzić sami. Kiedy Szea zastała Haime i y -e przebudzonych i flirtujących, była zbyt ulżyła i zła, by pamiętać, żeby powiedzieć Tio, że nie musi już przeszukiwać dokumentów. Nieważne. Rozumiem, że mistrz i y -e próbowali uprawiać seks w chwili, gdy się obudzili. Skąd zgadłaś? HMPH. To było oczywiste. Gdybym była na miejscu i y -e, zrobiłabym to samo. Wtedy mistrz ukarałby mnie bardziej niż kiedykolwiek. Ach. Hach, w każdym razie, co się z wami stało, Haimekun? To musiało być dość bolesne, skoro sprawiło, że nawet wykrzyczeliście Ignorując Tio dyszącą w tle, Kaori i Shizuku zwróciły się do Haimę Oczywiście Haimę i Grekła i również ignorowali Tio Przestawili jednak swoje miejsca siedzące tak, że Tio nie miała gdzie usiąść Rumieniąc się, tia usiadła u stóp Haimę, jakby to było jej miejsce Cóż, powodem tego jest Chyba, mówiąc wprost, nasze mózgi przegrzały się od informacji Co masz na myśli? Szea przekrzywiła głowę w zakłopotaniu Uch, więc, kiedy do naszych mózgów dotarła wiedza o tym, jak używać ostatecznej starożytnej magii, magii metamorfozy, nauczyliśmy się też czegoś innego. Ale ta wiedza obciążyła nasze umysły i straciliśmy przytomność. HRMMM. Jedyną rzeczą wystarczająco potężną, by powalić was na kolana, byłaby wiedza o tym, jak używać magii pojęciowej, prawda? Mmm, Zgadza się. Nawet jeśli jesteś zboczeńcem, jesteś taka mądra, Tio, gdybyś tylko nie była zboczeńcem. YY -E powtórzyła się, chociaż wszyscy już to wiedzieli. Pomimo swoich dziwnych fetyszy, Tio była geniuszem. Nawet jeśli siedziała u stóp Haime, była najmądrzejszym członkiem drużyny. Jestem pewien, że pamiętacie, ale hologram Lutilis Haltiny powiedział nam, że musimy znać każdą starożytną magię, aby móc używać magii pojęciowej. Tylko Y i ja ukończyliśmy każdy labirynt. Shaya i reszta skinęli głowami ze zrozumieniem. Wyglądało na to, że nie było żadnych trwałych skutków ubocznych zdobycia tej wiedzy, co było ulgą. Kaori zadała Heimę pytanie, o którym wiedziała, że wszyscy myślą. Magia pojęciowa jest nawet silniejsza niż starożytna magia i może zrobić wszystko, prawda? Czy to znaczy, że możemy wrócić do domu do Japonii? Czy potrafisz jej już używać? Nie, jeszcze nie. Tillis podała nam to super niejasne wyjaśnienie, że potrzebujemy niewiarygodnie silnej woli, aby jej użyć, pamiętacie? Sama wiedza o tym, jak jej używać, nie wystarczy. Poza tym nie nauczono nas dokładnie kroków potrzebnych do jej użycia, a raczej ogólnej idei stojącej za tym, jak to wszystko działa. Ogólna idea. Shizuku powtórzyła słowa haime. To była ich szansa na powrót do domu. Shizuku, a także Ryutarou, Suzu i Kaori, wszyscy chcieli wiedzieć jak najwięcej. Tak. Na przykład, wiecie, jak wszyscy nauczyliście się magii metamorfozy, prawda? Jakbyście opisali tę magię komuś. Shizuku i reszta byli zaskoczeni. Po kilku sekundach wahania powiedziała, UMM, cóż, to magia, która pozwala mi tworzyć i przekształcać potwory. Pozwala mi również podporządkować sobie zwykłe potwory? Tak, ja też to tak rozumiem. Poza tym możesz wzmocnić swoje potwory. Wyjaśnienie magii metamorfozy przez Shizuku i Kaori było mniej więcej takie samo. Gdyby chcieć być bardziej szczegółowym, można by dodać fakt, że zdolność wzmacniania magii metamorfozy miała różne poziomy. Jeśli zamienianie zwierząt w potwory i potworów w chowańce było podstawą magii i metamorfozy, to wzmacnianie statystyki specjalnej magii i potworów było pierwszym poziomem. Nadawanie chowańcom inteligencji i własnej woli było drugim poziomem. Trzeci poziom polegał na zwiększeniu tej inteligencji, a także ich specjalnej magii i statystyk do gergantuicznych rozmiarów. Potem chowaniec musiał zacząć zdobywać doświadczenie, zanim mógł zostać dalej wzmocniony. Wygląda też na to, że potwory nie są potworami, bo mają w sobie kryształy many. To trochę zaskakujące. Jak powiedziała Shea, to nie kryształy many zamieniały zwykłe zwierzęta w potwory. Właściwie było odwrotnie. Kiedy stworzenie wchłonęło wystarczająco dużo many, by zamienić się w potwora, mana zestalała się w kryształ many. Zasadniczo, gdy mana gromadziła się poza żywym ciałem, zamieniała się w kamień boskości, ale gdy gromadziła się w żywym stworzeniu, stawała się kryształem many. Jednak mana łatwiej krystalizowała się w żywym stworzeniu, więc kryształy many miały znacznie mniejszą pojemność niż kamienie boskości. Oczywiście, różne czynniki, takie jak temperament stworzenia, środowisko, w którym żyło itd., wpływały na pojemność jego kryształu many, gdy zamieniło się w potwora. Powodem, dla którego kryształy many nie tworzyły się w ludziach i demonach, było to, że te dwie rasy stworzyły formalny system używania magii. Zwykle regularnie zużywały manę, a jeśli przypadkowo zmagazynowały jej zbyt dużo w swoich ciałach, istniały sposoby na wyleczenie tego, aby kryształy many się nie tworzyły. Innymi słowy, technologia i cywilizacja powstrzymywały czujące rasy przed wytwarzaniem kryształów many w ich wnętrzu. Mimo to, możliwe było, że ludzie, którzy nie używali magii przez dziesięciolecia, nadal mogli tworzyć kryształy many w sobie. Upewniając się, że wszyscy poznali te same informacje dotyczące magii i metamorfozy, Tio dodał, wygląda na to, że można również wybrać, jaką specjalną magię będą miały potwory stworzone za pomocą magii i metamorfozy. Ale ta magia musi być przynajmniej w pewnym stopniu zgodna z naturalnym usposobieniem stworzenia, na którym pierwotnie oparty jest potwór. Tak, ten biały smok, na którym jeździ Freyjt, ma tak oddechem, jako swoją specjalną magię. A tak przy okazji, jak bardzo go wzmocnił? zapytał Ryotarą. Był w stanie przełamać barierę stolicy jednym atakiem, więc prawdopodobnie bardzo. Jest z łatwością. 5 lub sześć razy silniejszy od potworów wokół 80 piętra labiryntu Orcusa. Heyman sformułował swoją odpowiedź, używając średniej siły potworów w wielkim labiryncie Orcusa jako punktu odniesienia. W każdym razie, tak w zasadzie działa magia metamorfozy. Jednak wy, chłopaki, jesteście trochę w błędzie. Bardziej precyzyjna definicja magii metamorfozy to magia, która pozwala manipulować substancjami organicznymi. Y yyy. Szea spojrzała na Heyman z dezorientacją. Kaori i reszta mogli gdzieś w szkole usłyszeć to słowo, ale Szea nie miała pojęcia, co oznacza organiczny. Zresztą ty też nie. Zdając sobie sprawę, że używa nieznanej terminologii, Haime odchrząknął i wyjaśnił, to nie jest tak dokładna definicja, ale mówiąc prościej, magia metamorfozy pozwala bawić się tym, z czego zrobione są żywe istoty. Znaczy, jeśli chcesz, możesz jej użyć na przykład na jedzeniu, papierze i innych rzeczach, nie tylko na roślinach i zwierzętach. Oczywiście możesz jej użyć również na ludziach. Mówiąc prościej, można by bawić się włosami, oczami i tak Kiedy Haime skończył mówić, y zaprezentowała wizualną demonstrację. Rzuciła magię metamorfozy i zmieniła swoje złociste blond włosy na blado-białe. Zmieniono również jej szkarłatne oczy na błękitne. Woow. Teraz pasujemy do siebie, Y-san. -e MMM. Wszyscy z podziwem patrzyli, jak Y -e kończyła swoją transformację. Haim wpatrywał się intensywnie w Y, -e, a następnie wyciągnął z stresu retrowy artefakt aparatu i zrobił zdjęcie. Kiedy Y -e zdała sobie sprawę, co robi, nonchalansko zapozowała do zdjęcia. Kiedy czas robienia zdjęć dobiegł końca, Y -e przywróciła swoim włosom i oczom normalny wygląd, a następnie zwróciła się do Tio. Nogi smoczego człowieka zdrętwiały od długiego siedzenia na podłodze. Myślę, że transformacje smoczych ludzi również wykorzystują tę samą zasadę. Nie mam jednak pojęcia, jak to się dziedziczy. Oho! Zatem magia metamorfozy jest fundamentem, na którym zbudowane są zdolności naszej rasy. Rozumiem. To zamyślił się, a Haimek kontynuował swoje wyjaśnienia. W każdym razie o to mi chodziło. Każda starożytna magia pozwala manipulować jakimś fundamentalnym faktem natury, ale do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy, czym one wszystkie są. Aby użyć magii koncepcyjnej, trzeba zrozumieć fundamentalne aspekty każdej starożytnej magii. MMM. Poza tym zrozumienie ich wszystkich jest tak trudne, że trzeba być wystarczająco silnym, by oczyścić każdy labirynt, aby wytrzymać ciężar, jaki ta wiedza nakłada na umysł. To był powód, dla którego Wzwoliciele wymagali od potencjalnych pretendentów oczyszczenia każdego labiryntu, zanim obdarzyli ich wiedzą o magii koncepcyjnej. Teraz, gdy Jaime i Grygwyn zdobyli wszystkie siedem, zdali sobie sprawę, że ich zrozumienie każdej starożytnej magii było niewystarczające. Weźmy na przykład magię tworzenia, która przez cały ten czas była dla Heimego kołem ratunkowym. Nie była to magia, która pozwalała oczarować rudę, ale raczej magia, która pozwalała manipulować materią nieorganiczną. Innymi słowy, przeciwieństwo magii metamorfozy. Teraz, gdy Jaime to wiedział, zdał sobie sprawę, że magia tworzenia może być stosowana również do wody lub soli. Co więcej, magia grawitacji to magia, która manipulowała energią planety. Innymi słowy, ci, którzy ją znali, mogli ingerować w pole magnetyczne planety lub wykorzystywać energię geotermalną, taką jak magma. Mogła być również używana do wywoływania trzęsień ziemi lub erupcji wulkanów. Magia przestrzenna to magia, która manipulowała granicami. Oznacza to, że można jej było użyć do stworzenia całych wymiarów, a także do manipulowania granicami między fantazją a rzeczywistością. Utalentowany mistrz mógł zamienić rzeczywistość w iluzję, a iluzję im w rzeczywistość. Magia odnowy to magia, która manipulowała czasem. To wyjaśnia, dlaczego w swoim przysłaniu Meir opisała ją jako magię, która przywraca, a nie magię, która leczy. Mogła jednak zrobić coś więcej niż tylko przywrócić rzeczy do poprzedniego stanu. Ponieważ mogła bezpośrednio ingerować czas, można jej było użyć do spojrzenia w przeszłość lub potencjalną przyszłość na podstawie ustalonych zmiennych decyzyjnych. W przyszłym widzenie jej było w rzeczywistości tylko jednym z zastosowań magii odnowy. Magia duchów to magia, która manipulowała niematerialnymi elementami czujących istot. Mówiąc bardziej konkretnie, można jej było użyć do manipulowania ciepłem, elektrycznością i inną bezmaterialną energią, która krążyła w ciele danej osoby. Obejmowało to również takie rzeczy jak wspomnienia, myśli i świadomość. Przy wystarczających umiejętnościach użytkownik magii i duchów mógł pobrać te niematerialne elementy, powielić je i stworzyć z nich nową duszę. Innymi słowy, stworzyć inną osobę. Magia ewolucji była magią, która manipulowała informacjami. Kiedy była używana do wzmacniania statystyk lub umiejętności kogoś, skutecznie nadpisywała informacje o jego zdolnościach czymś z wyższej półki. Ale magię ewolucji można było również użyć do przeglądania informacji o dowolnej osobie lub obiekcie, a także do ingerowania w ich całkowitą pojemność many. Wszystkie starożytne magie otrzymały swoje nazwy, ponieważ te nazwy najlepiej reprezentowały sposób, w jaki ta magia oddziałuje z ludźmi. Nawiasem mówiąc, kompas wiecznych ścieżek używał magii duchów do odczytywania życzeń użytkowników, następnie używał magii przestrzennej do określenia lokalizacji tego, czego pragnęli, a na koniec używał magii ewolucji do przetworzenia wszystkich tych informacji i dokładnego ich wyświetlenia. Żadna z tych trzech rzeczy nie była możliwa w przypadku bardziej znanych zastosowań starożytnej magii. Haim wyjaśnił to wszystko pozostałym, aż Izuku lekko zmarszczyła brwi. Rozumiem. Tak więc każda starożytna magia może ingerować w jakąś fundamentalną abstrakcyjną koncepcję. Chyba to za dużo dla zwykłych ludzi. Nic dziwnego, że nie możesz po prostu zrobić czegoś, co zabierze nas do domu. Z tego, co słyszę, połączenie wszystkich odpowiednich elementów będzie dość trudne. To zdecydowanie część tego. Ale najważniejsze jest to, że magia koncepcyjna wymaga niewiarygodnie silnej woli. Jaime uśmiechnął się żałośnie. Zaczynając od tej bardzo niejasnej koncepcji, on i Y musieliby wyjaśnić swój cel, skondensować go do serii kroków, które można by wykonać, a następnie zapewnić niezbędną energię do osiągnięcia tego, czego chcieli, jednocześnie wzmacniając się na tyle, by znieść obciążenia rzucaniem takiej magii. MMM. Musimy też użyć twojej magii kreacji, aby dołączyć zaklęcie do obiektu. Tak. Musimy zsynchronizować twoją precyzyjną kontrolę manę z moimi zdolnościami transmutacji i stworzyć artefakt, który jest w stanie przenosić ludzi między światami. Ale to możliwe, prawda? Na pytanie szej, uśmiechnął się bez lęku. Oczywiście, że to możliwe. Zapracowałem sobie tyłek w otchłani, ćwicząc, aż będę mógł zrobić wszystko. W oczach Heimego pojawił się ogień. Od samego początku myśl o powrocie do domu dodawała mu sił, by parę naprzód w otchłani. Nie zamierzał tu ustępować. Kiedy zobaczyli jego wyraz twarzy, Kaori i pozostali byli pewni, że bez względu na to, jak trudne było to zadanie, Jaime sobie z nim poradzi. W tym samym czasie nagle ogarnęła ich tęsknota za domem. Heim wrócił myślami do czasów spędzonych w Japonii i w Tortus. Poczuł ucisk w klatce piersiowej i wymienił spojrzenia z Y e. Oboje skinęli głowami i wstali. Czy planujesz spróbować od razu? Tak, wyjaśnienie tego pomogło mi wyjaśnić kilka rzeczy. Ostateczny cel jest tuż przed moimi oczami, więc nie ma mowy, żebym mógł po prostu siedzieć bezczynnie. Muszę spróbować. Jaime zacisnął pięści i uderzył ją w otwartą dłoń. Próbując go uspokoić, Y położyła dłoń na jego dłoni. Jej delikatny dotyk pomógł Hajmemu opanować emocje. Trochę się rozluźnił, a część napięcia zniknęła z jego mięśni. Kai me uśmiechnął się wtedy do Y, ale zanim zdążyli znowu zacząć flirtować, Suzu niezręcznie zapytała: "Umm, Nagumo-kun, czy zrobienie czegoś, co może zabrać nas do domu, zajmie dużo czasu? Bo jeśli tak, to myślę, że może spróbuję najpierw spotkać się z Eri. Nie, to nie zajmie dużo czasu." Nawet biorąc pod uwagę czas potrzebny na przećwiczenie nowych zastosowań całej starożytnej magii, której się nauczyli, a także fakt, że to była ich pierwsza próba, Jaime oszacował, że on i Y będą potrzebować tylko kilku godzin, aby przygotować odpowiedni przedmiot do zaklęcia, a następnie skupić się i rzucić zaklęcie. Kiedy będziemy gotowi, zaklęcie powinno zostać rzucone w mgnieniu oka. Założę się, że uda mi się to za jednym zamachem. Nikt tak bardzo nie chce wracać do domu jak ja. Jedyną rzeczą, której nie jestem pewien, to jak wyczerpujące to będzie. Bezcelowe byłoby, gdyby Jaime stworzył drogę powrotną tylko po to, by zostać ponownie wezwanym. Dlatego potrzebowałby również magii koncepcyjnej, która mogłaby temu zapobiec. Ale w zależności od tego, jak wyczerpujące byłoby rzucanie magii koncepcyjnej, możliwe, że nie byłby w stanie od razu dodać tej ochrony. Oznaczało to, że musiał najpierw spróbować wszystkiego, zanim cokolwiek powie na pewno. Suzu przez kilka minut rozważała swoje możliwości, a potem skinęła głową. Dobra, rozumiem. W takim razie odpocznę tutaj, dopóki nie skończysz rzucać magii. W końcu zdobyłam prawo do używania magii i metamorfozy, więc prawdopodobnie powinnam ją też poćwiczyć. Później możemy iść do stolicy demonów. UMM, co zamierzasz zrobić? Shizu schizu, Shizu. Suzu odwróciła się do Shizuku, zastanawiając się, jakie są jej plany. Suzu była zadowolona, że Shizuku w końcu postanowiła być szczera ze swoimi uczuciami i nie miałaby nic przeciwko, gdyby również opuściła drużynę, by trzymać się Heimego. Suzu również zwróciła się do Ryuteru. Jej sprawa była osobista, i nie zamierzała nikogo zmuszać do przyłączenia się do niej w infiltracji i terytorium wroga, jeśli nie chciał. Oczywiście, że pójdę z tobą, Suzu. Ja też. Shizuku i Ryutaru odpowiedzieli natychmiast. W ich głosie nie było cienia wahania. Uśmiechając się, Suzu podziękowała Ryutaru, Ale kiedy odwróciła się do Shizuku, jej wyraz twarzy stał się nieśmiały. Shizu, Shizu, jesteś pewna? W końcu. Co ty mówisz? Moje uczucia do Nagumokun są ważne, ale ty też jesteś ważna. Nie mogę cię po prostu zostawić w rękach tych dwóch idiotów. Poza tym nie planujesz zostać na długo, prawda? Jak skończysz rozmawiać, możemy wrócić do Nagumokun, więc nie będę się czuła samotna ani nic. Poza tym ja też chcę powiedzieć, Eri, co myślę. Shizuku non wzruszyła ramionami po tych słowach. W odpowiedzi Suzu uśmiechnęła się z ulgą. To moja z hizu Taka meska, że zawsze dziewczyny się w niej zakochują. Zirytowana tym, że nazwano ją meską, Shizuku dała Suzu takiego kuksańca, że Suzu się popłakała. Próbując zmienić temat, zapytała, a także około kim kun. Hajma przekrzywił głowę. Potem rozejrzał się po pokoju. Och, tak, gdzie ten facet się podział? Dopiero teraz zdałaś sobie sprawę, że go tu nie ma. Położyłem go w jednym z pozostałych pokoi. Pewnie jeszcze przez jakiś czas się nie obudzi. Shizuku spojrzała na Haimę zirytowana. Nie mogła uwierzyć, że do tej pory zapomniało o bohaterze. Oczywiście Haimę ją ignorował. Och, cóż, kogo to obchodzi? Ja i Y zaczniemy pracować w pokoju, w którym znajduje się magiczny krąg. Jeśli Amanogawa obudzi się, zanim skończymy, upewnijcie się, że nam nie przeszkodzi. Nie ma mowy, żeby próbował ci przeszkadzać, jeśli jesteś w trakcie tworzenia drogi powrotnej do domu, prawda? Reuteru, rozdarty, próbował stanąć w obronie swoich przyjaciół. Haime tylko wzruszył ramionami i nie zadał sobie trudu, by odpowiadać. Mam taką nadzieję. Będę zbyt skupiony na rzucaniu zaklęcia, więc to tylko na wszelki wypadek. Zostaw to mnie, haime san. Skoro nie mogę ci pomóc w tworzeniu magii, to przynajmniej dopilnuję, żeby nikt ci nie przeszkadzał. Dzięki. Liczymy na ciebie, Szea. Jeśli pilnujesz naszych pleców, nie musimy się martwić. Szea dumnie wypięła pierś. Jaime i Grykła uśmiechnęli się do niej, absolutnie jej ufając. Następnie udali się do pokoju, w którym znajdował się krąg magiczny. Szeja została na zewnątrz, by pilnować drzwi, podczas gdy Mei i Grekła y weszli do środka. Dwie godziny później. Zastanawiam się. Zmartwiony głos Suzu rozległ się w salonie. Urwała, jej niejasne obawy były tak niewyraźne, jak jej słowa. Kaori, która siedziała obok niej, zapytała, nad czym dokładnie się zastanawiasz, Grek i Y. Nad wszystkim, chyba. Zastanawiam się, czy u nagumo wszystko w porządku? Zastanawiam się, czy naprawdę możemy wrócić do Japonii? Zastanawiam się, czy z kołkiem kun wszystko w porządku? Wiesz. Zastanawiam się, czy uda nam się wydostać z demonicznej stolicy żywymi. Chociaż wyglądała, jakby po prostu leżała i odpoczywała, wydawało się, że Suzu ma wiele na głowie. Wszystko będzie dobrze, Suzu-han. Bez względu na to, jak ciężko będzie, Haime-kun zawsze sobie poradzi. A do tego ma ze sobą Y, -E, więc nie ma niczego, czego nie mógłby zrobić. Kaorin. Jeśli chodzi o kołki gokun to on jest jedynym, który może cokolwiek zrobić, by poprawić swoją sytuację. Oczywiście, pomogę mu, jak tylko będę mogła, ale ostatecznie to od niego zależy. A Erihan. Cóż, najpierw działaj, potem myśl. Bez względu na to, ile będziesz nad tym myśleć, nie dowiesz się, jak pójdzie wasze spotkanie, dopóki do niego nie dojdzie. Próby Kaori uspokojenia Suzu były tak chaotyczne, że Suzu nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Kakaorin. Hahaha, ha, ha, jesteś zbyt fajna. Chyba na Gumokun zaraził cię swoim podejściem. Mylisz się, Suzu. Kaori zawsze taka była. Kiedy już zdecyduję się coś zrobić, będzie parła do przodu, aż to zrobi. Hej, to niegrzeczne. shizuku Han, Suzu Han. Mówicie tak, jakbym była taka sama jak Ryuteru. Hej, Kaori. Co jest złego w byciu takim jak ja, co? Szukasz zaczepki? Ignorując protesty Ryutarou, Kaori zacisnęła usta i nadyła się. Ale sekundę później otrząsnęła się i zwróciła do Suzu, zaciskając pięść. W każdym razie, nawet jeśli nie wiem, jak potoczą się sprawy z Arihan, to przynajmniej dopilnuję, żeby cię nie skrzywdziła. Będę z tobą cały czas, a jeśli spróbujecie zabić, to wszystko rozwalę i dam nam czas na ucieczkę. Suzu i Ryutarou unieśli brwi na deklarację Kaori, rozwalę wszystko. Mrugając zaskoczona, Suzu zapytała, grek, y -y 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 -y, idziesz z nami, Kaorin? Oczywiście, że idę. Nie zostawię cię samej, Suzuhan. Ale na gumokun. jak powiedziałaś, Shizuku Han, nie będziemy długo rozdzieleni. Poza tym, nie mogę mu pomóc w dodawaniu zaklęć, które uniemożliwiają nam ponowne wezwanie, ani zdobyć dla niego Emigre, Uhan i Remisan. Więc równie dobrze mogę chronić ciebie, Suzuhan. Och, Kaorin, jesteś taką dobrą dziewczynką. Kocham cię, Suzu, dlaczego tak mówisz? Suzu była tak przytłoczona dobrocią Kaori, że zaczęła się wygłupiać, by ukryć zakłopotanie. Uśmiechając się, gdy patrzyła, jak grupa przyjaciół się bawi, ty powiedziała, jeśli Kaori jest z tobą, nie muszę się martwić. HMMM, -mm, chyba powinnam wrócić do mojej wioski przynajmniej raz, zanim pójdę za mistrzem do jego świata. Muszę w końcu wypełnić swoją misję. Och, tak, badałaś Tortusa w imieniu swojego klanu, prawda, tio Zupełnie o tym zapomniałam, dopóki H.I. san nie wspomniał o tym jakiś czas temu. Twarz Tio posmutniała z rozczarowania. Nie mogła uwierzyć, że Shea zapomniała o tak ważnym fakcie. Shea, ty też chcesz spotkać się z Sandoną, zanim wyjedziesz, prawda? Tak, ale teraz jest artefakt teleportacyjny łączący się z wioską Heulia, więc mogę ich odwiedzić, kiedy tylko zechcę. Och, tak, twoja wioska jest na wyspie daleko za północnymi górami, prawda? Ty o sam? jakże bała w swoich wspomnieniach. Podczas gdy Jaime rozumiał, że wszystkie dziewczyny chciały porozmawiać ze swoimi rodzinami przed wyjazdem, to jeśli ich podróże zajęłyby zbyt dużo czasu, prawdopodobnie zmęczyłby się czekaniem. Rzeczywiście, to dość duża odległość, jednak jestem pewna, że mistrz pozwoli mi iść, po tym jak mnie ukaże za to, że kazałam mu czekać. Zwłaszcza, że będę mogła wrócić do domu przez portal Twoja rodzina prawdopodobnie będzie się zastanawiać Dlaczego wyglądasz tak szczęśliwie, mimo że jesteś cała poraniona Mam nadzieję, że nie wpadnę w panikę Tio zaczęła się ślinić na myśl o tym, jak Haima ją ukaże A Shaya i reszta cofnęły się Były przyzwyczajone do jej masochistycznych urojeń Ale to nie znaczyło, że chciały ją oglądać Shaya nie chciała sobie wyobrażać Co pomyślą inni smoczy ludzie, gdy zobaczą, w co Tio się zmieniła Księżniczka, którą wszyscy czcili, była teraz tylko zboczańcem To będzie tragedia Niektórzy mogą nawet umrzeć z szoku. Hej, Karolin, ze mną będzie wszystko w porządku, więc może pójdziesz zamiast tego z kiosem? Może będziesz musiała wskrzesić innych smoczych ludzi? Na Nagumo lepiej, żeby wziął odpowiedzialność za to, co zrobił. Do diabła, powinien osobiście przeprosić. Czy nie jesteście trochę zbyt nierzeczliwe? Podczas gdy wszyscy żartowali, drzwi nagle się otworzyły i wszedł kołki. Więc tu wszyscy byliście. Och, w końcu się obudziłeś? Jak się czujesz? Shizuku zawahała się przez chwilę, niepewna, co powiedzieć, ale potem uśmiechnęła się do kołkiego i zapytała o jego zdrowie. Ale pozostała czujna, na wszelki wypadek Kołki uśmiechnął się w odpowiedzi, ale było oczywiste, że za jego uśmiechem kryje się cień W porządku Przepraszam, że was zmartwiłem Nic się nie stało, dopóki nic ci nie jest Tak, stary, cieszymy się, że cię widzimy całego i zdrowego Dzięki Bogu Shizuku, Ryutaro i Suzu uśmiechnęli się do kołkiego. On na krótko odwzajemnił uśmiech, ale potem zaczął rozglądać się po pokoju Jego wyraz twarzy był niezwykle sztywny Kaori łatwo domyśliła się, kogo szuka i powiedziała Jeśli szukasz Haimekun, to zaszył się w innym pokoju. Rozumiem. Pomyślałem, że powinienem przeprosić za to, że go zaatakowałem, ale, przynajmniej wydawało się, że Kołki nie rzuci się na Haimego jako ostatnim razem. Jego stan psychiczny był bardziej stabilny niż oczekiwano, jednak wyraźnie był dość przygnębiony. Nie musisz się martwić o przepraszanie Jaime San. Dopóki znowu go nie zaatakujesz, prawdopodobnie nie będzie mu to przeszkadzać. Szea chyba masz rację. Kołki mówił niepewnie, jakby przełykał bardzo gorzką pigułkę, mówiąc to. Prawdę mówiąc, Haimę uznała tak szału Kołkiego za uciążliwe, ale ani go nie nienawidził, ani nie obchodził go na tyle, by chcieć przeprosin. Po prostu zrobił to, co zrobił, by chronić serca Kaori i Shizuku przed traumą. Nazwanie Kołkiego wrogiem oznaczałoby zniszczenie tego, co już tak ciężko chronił, więc postanowiło po prostu go ignorować. Ale fakt, że nawet nie chciał przeprosin, po raz kolejny dowodził, że Haimę nawet nie uważał go za rwala. Wygląda na to, że odzyskałaś zmysły. A może nadal uważasz, że na gumę nam wszystkim wyprał mózgi? Spojrzenie Shizuku było surowe. Chociaż cieszyła się, że Kołki się obudził i nie był w morderczym szale, wiedziała też, że jedynym powodem, dla którego Haimę go nie zabił, była ona. To znaczy, że to ona była odpowiedzialna za to, by Kołki nigdy więcej nie wpadł w szał. Kołki niezręcznie odwrócił wzrok, nie mogąc spotkać się z zimnymi oczami Shizuku. Jednak Shizuku miała już dość niańczenia go. Spójrz na mnie, Kołki. NGH. Tak, już w to nie wierzę. Nie myślałem trzeźwo. Chociaż wyraz twarzy Kołkiego wciąż był zachmurzony, spotkał się ze spojrzeniem Shizuku i powiedział stanowczo. Shizuku spojrzała na niego, próbując ocenić, czy mówił poważnie, czy nie. Shea i pozostali zrobili to samo. Chociaż trudno było stwierdzić, czy Kołki naprawdę w to wierzył w głębi serca, wydawało się, że przynajmniej wierzy, że w to wierzy. To wystarczyło Shizuku i skinęła głową? Rozumiem. Dobrze, Kołki. Czy jest coś, o co chcesz nas zapytać? Próbując rozproszyć ponurą atmosferę, Shizuku uśmiechnęła się i powiedziała radośnie. Wyczuwając jej intencje, Kołki uśmiechnął się do niej żałośnie. Zapytał ją, co się stało, gdy stracił przytomność. Shizuku wyjaśniła, że wszyscy oprócz niego przeszli próbę Jehajimej i y Greku, a obecnie pracują nad opanowaniem magii konceptualnej na tyle, by stworzyć sposób na powrót do domu w drugim pokoju. Kouki usiadł na pobliskiej sofie i słuchał wszystkiego w milczeniu. Jego wyraz twarzy w ogóle się nie zmienił podczas wyjaśnień Shizuku. Jednak był jedynym, któremu nie udało się ukończyć labiryntu. Nie było wątpliwości, że uznał to za trudną do zaakceptowania prawdę. Shizuku mogła również łatwo stwierdzić, że wahał się, czy zadać to jedno pytanie, na które tak naprawdę chciał znać odpowiedź. To był powód, dla którego wpadł w szał i dla którego wmówił sobie, że Shizuku została poddana praniu mózgu. Shizuku czekała, aż zapyta, ale czując, że prawdopodobnie nie będzie nie w stanie się do tego zmusić, postanowiła sama przekazać mu tę informację. Kouki. Jestem zakochana w nagłym I chcę być z nim razem. Ach, na to wyraz twarzy Koukiego się zmienił. Usłyszenie tego wprost od przyjaciółki z dzieciństwa utrudniło mu interpretację prawdy w bardziej dogodny sposób, ale była to również trudna do zaakceptowania prawda. Kołki przypomniał sobie, jak spokojnie Shizuku spała na plecach Haimego i nagle poczuł przemożną chęć wyrwania sobie serca. Trzymając emocje na wodzy, kołki zapytał tak spokojnie, jak tylko potrafił. Czy to znaczy, że ty też będziesz podróżować z Nagumo? Mimo że on już ma ma i Kaori. Nie sądzisz, że powinnaś to przemyśleć. Mówię to dla twojego dobra, Shizuku, ty Shizuku potrząsnęła głową i mu przerwała. Kołki, nie proszę Ci tu o radę. Po prostu daję ci znać, bo jesteś moim przyjacielem z dzieciństwa. Kropka. Kołki wyglądał, jakby właśnie połknął tysiąc plus Kiew. Spojrzał na Ryutorał i Suzu w poszukiwaniu ratunku, a także na Kaori. Na pewno nie chcesz, żeby twoja najlepsza przyjaciółka walczyła z Tobą o faceta, którego lubisz, prawda? Zdawało się mówić jego spojrzenie. Ale żaden z nich go nie poparł. Już zaakceptowali decyzję Shizuku. Nikt nie współczułby Kołkiemu w tym momencie. Kołki zbladł na twarzy. Zdając sobie sprawę, że nie może dłużej uciekać od rzeczywistości, niecierpliwość, zazdrość, nienawiść gniew narastały w nim. Ale nie miał żadnego uzasadnionego celu dla swojej wściekłości i wiedział, że nie może po prostu zacząć rzucać napadów złości. W końcu ostatnim razem, gdy to zrobił, stracił przytomność. Gorzka świadomość, że został pokonany, była jednym z głównych powodów, dla których nie zamierzał wpadać w kolejny szał. Jednak wszyscy mogli stwierdzić, że Kołki znów stacza się na mroczną ścieżkę. Chociaż Ryutaro wiedział, że to próba, którą Kołki musiał sam pokonać, nie mógł powstrzymać się od chęci pomocy swojemu najlepszemu przyjacielowi. Spojrzał na Kołki go z współczuciem, ale Kołki zinterpretował to jako litość, co jeszcze bardziej go rozzłościło. Wiedząc, że nie może po prostu dziko wymachiwać mieczem na ludzi, Kouki powiedział sardonicznie, ha ha ha, więc teraz wszyscy jesteście jego przyjaciółmi, co? Mimo, że jest mordercą, który porzuci każdego, kogo nie lubi. Kouki! krzyknęła Shizuku. Shea i Kyo oczy groźnie. Tymczasem Kaori z zaniepokojeniem obserwowała całą scenę. Ale Kouki nie zauważył żadnej z ich reakcji. Nawet gdyby to zrobił, był jak rozpieszczone dziecko, które nie wiedział, kiedy jest dość. Może to ja powinienem spaść z tego mostu? Kołki posunął się za daleko. Kaori, dziewczyna, która najbardziej ucierpiała z powodu domniemanej śmierci Haimego, spoliczkowała Kołkiego, żeby go uciszyć. Kołki podniósł rękę do policzka i spojrzał na Kaori pustym wzrokiem. Z wciąż uniesioną ręką powiedziała łkającym głosem, Kołki-kun, jesteś jednym z moich drogich przyjaciół, więc proszę, nie zmuszaj mnie do nienawiści do ciebie. Kaori. Kołki za nim mówił. Ten policzek wytrącił je wszystkie z niego. Wyraz twarzy Kaori wypalił się w jego siatkówce. Mimo to, zdeterminowany, by coś powiedzieć, Kołki otworzył usta. Ale zanim zdążył się odezwać, podmuch wiatru wdarł się do pokoju. Po nim nastąpiła fala many tak gęstej i grubej, że wyglądała jak ściana. Chociaż nikt nie wystrzelił fali uderzeniowej many, wszyscy czuli to tak samo. To jest jak Haime-san. Y-san. Rzeczywiście, ściana many była mieszanką szkarłatu i złota. Szeja wybiegła z pokoju. Nic takiego nigdy wcześniej się nie zdarzyło, gdy Haime tworzył artefakt. Z pokoju, w którym byli Haime i y co jakiś czas emanowały kolejne impulsy Cokolwiek się tam działo, nie było normalne. Kaori i pozostali oprzytomnieli ułamek sekundy później i pobiegli za szeł. Im bliżej grupa zbliżała się do pokoju z magicznym krękiem, tym silniejsze stawały się fale many. To było jak próba przedarcia się do centrum tajfunu. Gdyby nie byli ostrożni, strumień many pozbawiłby ich przytomności. Mimo to grupie udało się w końcu dotrzeć do pokoju. Drzwi były otwarte, a szea weszła pierwsza. Zakrywając twarze, Kaori i pozostali poszli w jej ślady. Wewnątrz znaleźli spiralę złotej szkarłatnej many wznoszącą się do sufitu. Haimy i y klęczęli w centrum spirali, twarzą do siebie. Ich oczy były zamknięte, a dłonia splecione. Żadne z nich nie drgnęło. Z ich dłoni emanowało niebiesko-białe światło, a w dłoniach trzymali świecący kryształ. Był wykonany z kamienia boskości połączonego z różnymi innymi rudami. SHA: Co do diabła jest? Nie wiem. Ale im wygląda na to, że przynajmniej oni oboje mają się dobrze. Uszy króliczka Shei zadrżały. Uśmiechnęła się z ulgą, gdy usłyszała regularny dźwięk bicia ich serc. Pomimo burzy man wirującej wokół nich, oboje byli całkowicie spokojni. Kaori i pozostali również wpatrywali się w Oboje milczeli, nie wydając żadnego dźwięku. Byli całkowicie skupieni na wykonywanym zadaniu. Żadnie z nich nawet nie zauważyło, że Szeja i pozostali weszli, a na ich czołach perlił się pot. Najwyraźniej wkładali całą swoją energię w rzucanie magii koncepcyjnej. Jeśli nic im nie jest, powinniśmy odejść, powiedziała cicho Shizuku. Tio skinęła głową na znak zgody. Rzeczywiście, byłoby szkoda, gdyby ponieśli porażkę z powodu naszej ingerencji. Mistrz prawdopodobnie ukarałby nas wszystkich. Proszę, nie wyglądaj na tak szczęśliwą z tego powodu, Kiosan. Po cichu grupa wycofała się z pokoju. Kiedy wychodzili, Kołki wpatrywał się intensywnie w Hajime. W jego oczach nie było żadnych emocji. Ale to dlatego, że robił co w jego mocy, by nie okazywać swojej wściekłości i frustracji. Kołki. Shizuku zawołała go. Ale Kołki nic nie powiedział. Właściwie to zrobił krok do przodu. Kołki. Ach. Shizuku złapała go za ramię i spiorunowała wzrokiem. Jej uścisk był jak żelazo. Przerażony jej spojrzeniem, cofnął wyciągniętą stopę i powoli zrobił kilka kroków do tyłu. Ale sekundę później, co się dzieje? Se, czy to film. Pokazuje. Ciemną jaskinię. Przed innymi pojawiła się projekcja nieznanego miejsca. Projekcja była odbijana na cienkiej warstwie Gęstej Mgły, a sama projekcja była wykonana z many. Szeja i pozostali wpatrywali się w dziwną scenę, zapominając, że mieli wyjść. Su zmruknęła, wygląda trochę jak labirynt Orcusa. Z pewnością jedyne jaskinie, o których wiem, że są oświetlone zielonym świecącym kamieniem, to ten w wielkim labiryncie Orcusa. Teos skinęła głową na znak zgody. To prawda, że tylko wielki labirynt Orsusa o tyle zielonego świecącego kamienia. Jednak powodem, dla którego Suzu wydawała się niepewna, było to, że jaskinia wydawała się o wiele bardziej naturalna niż sztuczne tunele, które tworzyły górne piętra wielkiego labiryntu Orcusa. tym wyglądały, jakby w ogóle nie zostały ukształtowane ludzkimi rękami. Co więcej, jaskinia była znacznie szersza i bardziej przystronna niż którekolwiek z pięter, które Suzu i pozostali znali. Ale w miarę odtwarzania wideo wszyscy szybko zdali sobie sprawę, co się dzieje. Głęboko w ciemnej jaskini znajdowało się czterokierunkowe skrzyżowanie. Na tym skrzyżowaniu stał królik z białym fotrem. Jego nogi były dziwnie powiększone, a po ich długości biegły ciemne żyły. Kolejny impuls, many przeszedł przez drużynę, tym razem niosąc ze sobą emocje. Czy to niepokój? Czy niecierpliwość? Wyczuwam również strach. Myślę, że to wideo to wspomnienie. Podejrzewam, że to wspomnienie mistrza. Wspomnienie z czasów, gdy przebywał w miejscu, które opisuje jako otchłań. Dedukcja dziewczyn okazały się słuszne. W miarę jak wideo było odtwarzane, więcej emocji wlewało się do many pulsującej z Chaimem. Z lękiem i niepokojem obserwował nieznanego potwora. Nikt nie miał pojęcia, jak i dlaczego odtwarzane są filmy z przeszłości Haimy, ale wszyscy byli pewni, że to rzeczywiście przeszłość Jaime, a uczucia przekazywane przez jego manę to jego uczucia. Niemal nic nie powiedział o czasie spędzonym w otchłani przed spotkaniem Greku y E. Tym wydarzenia był już za nim, a Jaime nie był typem faceta, który chwaliłby się tym, ile cierpienia przeszedł, jak ciężkie było jego życie i tym podobne. Shea i pozostałe dziewczyny spojrzały na siebie. To była okazja, by dowiedzieć się więcej o przeszłości Haimy, a one nie chciały jej przegapić. Zjednoczonej w swoich uczuciach, skinęły głowami i postanowiły zostać. Odwróciły się z powrotem do projekcji, obserwując ją z zapartym tchem. Żadna z nich nie zamierzała przegapić tego, co mogło być ich jedyną szansą, by dowiedzieć się, co uczyniło Haimę tym, kim jest teraz. Ryuteru, Suzu i Kołki również patrzyli. Oni także byli ciekawi przemiany Haimę. Kiedy dziwny królik skoczył w stronę Haimę, ktoś sapnął Haime-san. Haime-kun. Szai i Kaori odruchowo krzyknęły ostrzeżenia. Projekcja lekko się rozmazała, a strach w manie Haimę ogromnie wzrósł. Wszyscy patrzyli, jak królik bawi się nim. Zmierzył mu lewe ramię, a w jego emocjach strach zaczął mieszać się z udręką. Szeja i Tio zacisnęły zęby z współczuciem, a twarz Kaori wykrzywiła się z bólu. O nie, Haime San, jak mogłaś dać się tak łatwo pokonać? To jest ten Negumakun, którego znaliśmy. Był tak słaby, że ledwo mógł walczyć. Na chwilę wideo się przerwało. Haime tak bardzo bał się królika, że zamknął oczy. Gdy wszyscy byli pogrążeni w jego strachu, otworzył oczy ponownie. Przed nim królik, który go wcześniej torturował, kulił się ze strachu. Podążając za spojrzeniem królika, Haimę zobaczył białego niedźwiedzia wpatrującego się w niego. Już na pierwszy rzut oka wiedział, że jest na zupełnie innym poziomie niż królik. Niedźwiedź jednym machnięciem przeciął królika na pół i zjadł go. Przez wideo i pozostali dostrzegli jego oczy. Przy ich obecnym poziomie umiejętności zwykły niedźwiedź pazur był ledwie zagrożeniem. Ale sposób, w jaki patrzył na Haimę, jakby ten był tylko jedzeniem, w dużej mierze wyjaśniał, dlaczego Haimę tak bardzo bał się tego stworzenia. Dziewczyny z przerażeniem patrzyły, jak niedźwiedź zapędził Haimę w róg, odciął mu ramię i zjadł je tuż przed nim. Ich miłość do niego sprawiła, że scena ta była jeszcze bardziej bolesna. Z emocji wydobywających się z many Haime mogli wywnioskować, że chciał uciec od rzeczywistości, ale ból utraty ręki i krew tryskająca z kikuta zmusiły go do zaakceptowania tego, co się dzieje. Chociaż nie mogli słyszeć krzyków Haimy, ponieważ projekcja była tylko wizualna, bogate emocje płynące z jego many pomogły obserwującym odtworzyć je w ich umyśle. Traktowany jak nic więcej niż jedzenie, strach Hajme osiągnął punkt krytyczny. Nie dbając już o to, jak żałośnie wygląda, uciekło tak szybko, jak mógł, napędzany strachem. Nie mogąc biec, przemienił przejście w ścianie i wdrapał się głębiej i głębiej w ciemność. Przez jego umysł przebiegało tak wiele emocji, że trudno je było zidentyfikować. Wideo trwało dalej, pokazując Haimę szlochającego, gdy czołgał się dalej. Wkrótce szlochy ucichły, a żar jego życia powoli gasł. Haimę san z oczu jej popłynęły łzy, a ona przygryzła wargę. Kaori, szizuku i suzu zakryły usta dłońmi, drżąc, wyglądały, jakby czuły pół heimę. Z drugiej strony Pio zamknęła oczy i robiła co w jej mocy, by zapanować nad emocjami. Wideo pociemniało, gdy Jaime stracił przytomność, a następnie wróciło po kilku sekundach. Zdziwiony, że wciąż żyje, Jaime zaczął przemieniać się dalej w dół ścieżki, którą tworzył. W końcu stanął twarzą w twarz ze zdumiewającym kryształem, którego płynu ratował mu życie. Kamień boskości, który wtedy był tak pełen many, że przeciekał Ambrosią. Jaime zlizał leczniczy płyn i przykucnął w kącie, ze złamanym sercem. Przez wiele dni czekał na zbawienie, które nigdy nie nadeszło. Jego wspomnienia z tamtego okresu były wyraźnie mglisto, ponieważ wideo stosunkowo często się urywało. Jednak emocje, które odczuwał, były nadal wyraźnie przekazywane przez jego manę. Shai i pozostali poczuli na własnej skórze, jak bardzo czuł się samotny, czekając daremnie na pomoc. Ciemność, w której żył, była tak absolutna, że czasami prawie zapominał, kim i czym jest. Głód dręczył go w każdej chwili jego życia, a na dodatek ból fantomowy po utraconej ręce nie dawał mu spokoju. Dzień po dniu, Jaime przeżywał tortury. W końcu położył się i zapragnął śmierci, ale cudowny płyn, który utrzymywał go przy życiu, uniemożliwiał nawet to. Od tego momentu, przerywanie pragnienia śmierci, mieszało się z desperacką chęcią życia Jak zepsute radio, ciągle przełączał się między tymi dwoma trybami W kółko zadawał sobie pytanie, jak do tego doszło Nie mając ujścia dla swoich emocji, w końcu zaczął nienawidzić swoich kolegów z klasy i przeklinać niesprawiedliwość świata Wreszcie, jego serce pękło Ale to nie był koniec Odrzucając niepotrzebne emocje i zachowując jedynie pragnienie przetrwania, Jaime przekształcił się w osobę, która bez wahania mogłaby zabić każdego, kto stanąłby mu na drodze Ekstremalna presja, pod którą się znalazł, przekuła jego wolę w niezłomne ostrze. Kiedy już zdecydował, że nie wydostanie się stąd żywy, Haima zaczął działać. Spojrzał w dół na zagłębieniem zagłębienie wypełnionym brosią. Podczołgał się do niego i zlizał ją jak pies. Jak zawsze, uleczyła tylko jego fizyczne obrażenia, nie robiąc nic z jego głodem ani bólem. Twarz odbita w tej małej, świecącej kałuży była twarzą innej osoby. Nie był tym samym Jaime, którym był, zanim tu spadł. Z oczami lśniącymi nienawiścią, Jaime opuścił małą kryjówkę, którą sobie stworzył Jedyną bronią, jaką dysponował, była jego zdolność transmutacji, zdolność tak słaba, że trudno ją było nazwać bronią. Mimo to uzbroił się w nią i wyruszył na polowanie na potwory. Tam zabił swojego pierwszego potwora, NGH, to wygląda tak. Wspomniał, że musiał jeść potwory, ale to okropne. Kołki i Ryotorał patrzyli z przerażeniem, jak Haime po raz pierwszy jadł mięso o potwora. Jego ręce, ubrania i twarz były poplamione krwią. Naprawdę wyglądał jak dziki potwór, jednak po kilku sekundach upuścił jedzenie i krzyknął: Ból, w jakim się znajdował, był niewiarygodny heimeras po raz uderzał głową o ziemię, a fido wielokrotnie się urywał, gdy mięso niszczyło jego ciało, Ambrosia składała je z powrotem. To był przerażający widok. W miarę jak scena się rozgrywała, mana go przekazywała, jak bolesna była ta pierwsza transformacja. Jeśli piekło istniał, to właśnie takie cierpienie czekało na ludzi w nim. Gdyby Tio nie użyła magii ducha, aby ustabilizować stan psychiczny Ryutarou, Suzu, Shizuku i Kołkiego, zemdleliby tylko od uczuć przekazywanych przez many Mimo to wszyscy byli bladzi. Nie mogąc znieść dłuższego oglądania, Reuterą odwrócił wzrok podczas gdy Su zrobiła co w jej mocy, żeby nie wymiotować, Wreszcie transformacja dobiegła końca, a postać Heimego odbijała się w kałużach krwi i rozlanej Ambrosi wokół niego. Wyglądał tak samo jak teraz. Jego obsesja na punkcie przetrwania i nienawiść do świata wzmocniły się wraz z jego ciałem. To właśnie w tym momencie naprawdę stał się potworem odchłani. Wykorzystując zdolności nadane jego pospolitej pracy synergisty, która była chyba najbardziej ogólną pracą w Tortus, stworzył broń, o której dowiedział się w innym świecie. Zajęło mu to tygodnie ciągłej praktyki i tysiące prób, ale w końcu udało mu się stworzyć pistolet. Następnie rzucił wyzwanie Niedźwiedziowi z pazurami, temu samemu potworowi, który kiedyś zmiażdżył jego ducha, aby udowodnić sobie, że może przebić się przez wszystko, co stanie mu na drodze. Po zaciętej walce pokonał Niedźwiedzia z pazurami. Wtedy zdał sobie sprawę, jakie jest jego prawdziwe pragnienie. Mianowicie, powrót do domu. Jakby odpowiadając na to pragnienie, Mana w pomieszczeniu zapulsowała. Następnie skurczyła się, otaczając tylko haimego i y ku E. Chce wrócić do domu. To było czyste, proste życzenie. Szaj i inni byli tak poruszeni głębią tego pragnienia, że czuli, jakich piersi się zaciskają. Karmazynowa mana Jaimego lśniła olśniewającym światłem, podczas gdy złota mana jej wspierała ją z boku. Olśniewający filar many powoli przygasał, a następnie zaczął wirować wokół Haimego i Yui. i e. innym wydawało się, że wokół nich krąży galaktyka. Chce wrócić do domu do Japonii. Życzenie Jaimego było ciche, stonowane. Ale jednocześnie było to życzenie, które nigdy się nie zachwieje, a głębia jego przywiązania do niego była przytłaczająca. no wideo spojrzał na ciemny sufit i cicho zamknął oczy, potwierdzając swoją determinację. Kiedy je ponownie otworzył, w ich wnętrzu odbijała się niewiarygodnie silna wola. Haim ruszył naprzód, kierując się na dno otchłani. Nie wahał się już przed wejściem w niekończącą się ciemność. Stamtąd wideo zniknęło, a mana, która je stworzyła, została wyssana do wiru wirującego wokół Haimego i y E. Szea, Kaori, Tio i Shizuku szlochały. Nie mieli słów na emocje, które obecnie odczuwali. Ale wszyscy uśmiechali się, płacząc. Byli dumni z mężczyzny, któremu udało się przezwyciężyć rozpacz i wyczugać się z piekła dzięki sile woli. Nawet jutaro i Suzu byli przypuszeni. Jednocześnie zdali sobie sprawę, że właśnie dlatego zawsze czuli, że nie mogą mu dorównać. Chociażby bycie w drużynie Kołkiego oznaczało, że mieli swój udział w ciężkich bitwach, zawsze mieli Melda jego doświadczonych rycerzy, którzy ich wspierali. Co więcej, zawsze mieli u boku uspokajających towarzyszy, z których każdy był na swój sposób przytłaczająco silny. Gdybyś zapytał są z czy byliby w stanie pokonać tę surową otchłań, oboje z pewnością odpowiedzieliby, że nie. Zwłaszcza, że wiedzieli, że to, co widzieli, to dopiero początek. Nie było mowy, żeby mogli wytrzymać to, co ich czeka. Kołki z drugiej strony bezradnie rozejrzał się dookoła, mając puste oczy. Pomyślał o tym, jak powiedział, że byłoby lepiej, gdyby to on wpadł do otchłani. Do chwili temu naprawdę wierzył, że to niesprawiedliwe, że Hajma jest taki silny, mimo że pozornie wcale się nie stara. Mimo, że Shizuku powiedziała Kołkiemu, kiedy Hajma po raz pierwszy wrócił, że haime prawdopodobnie przeszedł przez wiele trudności, Kołki tak naprawdę w to nie uwierzył. Myślał, że Hajma zyskał siłę tylko dzięki temu, że został wrzucony do otchłani i teraz robi co mu się podoba. Ale teraz, gdy Kołki zobaczył to wszystko oczami Haimego, zdał sobie sprawę, że się mylił. Chcesz wrócić do domu, co? Kołki pomyślał do siebie. Zapytał sam siebie, czy kiedykolwiek naprawdę chciał tak bardzo wrócić. I jednocześnie zdał sobie sprawę, jak słaba była jego własna determinacja. Twierdził, że będzie prawdziwym bohaterem i uratuje każdego, kto potrzebuje ratunku, ale tak naprawdę nigdy nie był zdecydowany, by to zrobić. Ennie, to nieprawda. To nie ja się mylę. Jasne, rozumiem, skąd się wziął na gumo. Ale mimo to, zabrał mi wszystko. Kołki desperacko próbował przekonać samego siebie, że nie zrobił nic złego. Ale gdy przechodził przez swój mentalny dylemat, zaklęcie Haime i Grekła y postępowało. Ich dłonie otworzyły się jak pączek kwiatu, a karmazynowa mana zaczęła wlewać się do kamienia boskości i innych ród, które trzymali. Metale zaczęły się łączyć i formować coś nowego. Cała otaczająca mana zaczęła być ciągana do tych maleńkich ród. Były transmutowane. Ocierając łzy rąbkiem rękawa, Kaori z ciekawością obserwowała. Czy to... klucz? Jak powiedziała, rudy formowały kształt klucza. U podstawy klucza, tam, gdzie miał być trzymany, uformował się półprzezroczysty, dwunastościenny, karmazynowy kryształ. Drobiny złotej many migotały w krysztale jak maleńkie gwiazdy. Sam klucz wyglądał jak jakiś stary, antyczny klucz z różnego rodzaju artystycznymi dodatkami. Jaime i Grecoe, którzy przez cały czas mieli zamknięte oczy, w końcu je otworzyli. Wyglądało na to, że wpatrują się w nicość, ale jednocześnie patrzą na siebie. Gdy rozgrywała się ta mistyczna scena, ktoś przełknął ślinę. Oboje otworzyli usta jednocześnie i powiedzieli, otwórzcie drzwi do naszej upragnionej krainy. Ich głosy rozbrzmiały w pomieszczeniu jak bicie dzwonu. Oboje rozbłysnęli, świecąc jaśniej niż słońce. Wirująca galaktyka many wokół nich wybuchła jak supernowa, a pomieszczenie zostało zalane czerwonym i złotym światłem, które przysłoniło wszystko. Mana niosła ze sobą niezachwianą, niezniszczalną wolę. Siła man na sekundę powaliła Shea i innych, ale odzyskali przytomność, zanim upadli na podłogę. Zanim znów stali się przytomni, światło zniknęło. Chwiejąc się, Shea i pozostali odzyskali równowagę i obserwowali, jak ta ogromna ilość many wlewa się do kryształu klucza. Wreszcie Heimer stworzył to, czego chciał. Klucz prowadzący do domu. Mówiąc dokładniej, artefakt teleportacji magii konceptualnej znany jako kryształowy klucz. Haime-san. Y-san. Nic wam mnie jest? Szea podbiegła do swoich dwóch towarzyszy. Haime i Y-un siedzieli obok kryształowego klucza, opierając się o siebie. Nadal trzymali się za ręce. Kaori i pozostali również podbiegli do Haime, sekundę po Szei. Kaori-san, jakim idzie? Szea odwróciła się do Kaori z zaniepokojeniem na twarzy. Po krótkiej przerwie Kaori rozluźniła się i powiedziała: Wszystko w porządku. Po prostu zużyli tyle many, że stracili przytomność. Wszyscy odetchnęli z ulgą, słysząc diagnozę Kaori. Kaori szybko rzuciła zaklęcie, aby przenieść część swojej many do Haime -Y i Gryku-e. Po kilku sekundach oboje jęknęli i otworzyli oczy. Huch. Jak poszło? MMM. Gdzie jest artefakt? Kaori przedstawiła im krótkie podsumowanie sytuacji i wręczyła im kryształowy klucz. Oboje zemdleliście po zużyciu całej many. Dałam wam trochę mojej, więc teraz powinno być dobrze. Nie jestem pewna, czy wam się udało, czy nie, ale to jest artefakt. Rozumiem. Dzięki, Kaori. Dawno nie zemdlałem z powodu nadmiernego zużycia many nie byłem pewien, ile będziemy potrzebować, więc po prostu użyłem wszystkiego, co miałem, ale... Następnym razem będziesz mogła dostosować, ile użyjemy, prawda? MMM. Tak. Myślę, że już załapałem. Pytanie brzmi, czy następnym razem będziemy w stanie wykazać się wolą wystarczająco silną, aby zostać przekształconą w koncepcję. Jaime odwrócił się do klucza w swoich dłoniach i zbadał go swoim demonicznym okiem. Był nasycony większą ilością man niż cokolwiek, co kiedykolwiek stworzył, a przez jego demoniczne oko wyglądał jak maleńka wiązka światła. Zrobiliśmy całkiem niezłą robotę. Czuję energię w jego wnętrzu. Czuję się tak samo jak kompas wiecznych ścieżek. Jaime uśmiechnął się z satysfakcją. Nawet Y nie potrafiła odczytać emocji w jego oczach, gdy spoglądał na kryształowy klucz. Jaime był tak głęboko poruszony, że jego ręce drżały. Cała jego dotychczasowa podróż miała na celu zdobycie tego klucza. Kryształowy klucz miał taką nazwę, ponieważ był krystalizacją najsilniejszych uczuć Jaime. Y uśmiechnęła się delikatnie i położyła dłoń na dłoni Jaime. Dziękuję, Y. MMM. Jaime nie tylko dziękował jej za pomoc w stworzeniu tego klucza, Dziękował jej za to, że zachowała go przy ludziach, gdy po raz pierwszy spotkał ją w otchłani, za to, że zawsze była przy nim, za to, że go kochała i oczywiście za to, że stworzyła z nim ucieleśnienie jego woli. Dziękował jej za wszystko. Spoglądając w górę, zobaczył, że Shea i pozostali również patrzą na niego łagodnie. Czując się trochę zawstydzony, Haimę głośno odchrząknął i powiedział, przetestujmy to. Wyciągnął z kieszeni kompas wiecznych ścieżek. W przeciwieństwie do jego kluczy do bram, których można było użyć do otwierania portali do odpowiednich dziurek od klucza, z którymi się łączyły, kryształowy klucz robił dokładnie to, do czego została zaprojektowana jego magia koncepcyjna. Otwierał drzwi prowadzące do celu pożądanego przez użytkownika. Ale aby to zrobić, użytkownik musiał mieć dokładny obraz mentalny swojego celu, a także dobre rozeznanie w fizycznej lub metafizycznej odległości do niego. Ale to oznaczało, że dopóki Jaime miał również kompas, mógł sprawić, że klucz zabierze go wszędzie. Jaime wyznaczył sobie cel i napełnił kryształowy klucz maną. Klucz zaświecił głęboką czerwienią, a złote cząsteczki z krysztale osadzonym w jego podstawie zaczęły tańczyć. Z Hajme uniosła się spirala many. Nerwowo pchnął klucz w powietrze przed sobą. Stopił się bezproblemowo w powietrzu, jakby tam były jakieś niewidzialne drzwi. Jego karmazynowy i złoty blask stał się jaśniejszy. Jak można było się spodziewać po obiekcie zaczarowanym magią koncepcyjną, jego aktywacja pochłaniała ogromną ilość many. Hajme czuł, jak jego mana opuszcza go w alarmującym tempie. Marszcząc brwi, wpatrzył się w migoczące powietrze przed sobą i wziął głęboki oddech. Następnie przekręcił klucz. Błysnęło i sekundę później przestrzeń wokół niego zawirowała, przekształcając się w okrągły portal. Jaime odniósł sukces. Uśmiechając się radośnie, odwrócił się, by poinformować swoich towarzyszy o swoim sukcesie. Ach, Ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, usłyszał z portalu jęk ekstazy dziewczyny. Po nim nastąpił charakterystyczny dźwięk uderzenia ciała o ciało. Czując się, jakby zaglądali w głąb otchłani, Jaime i pozostali zajrzeli do środka całkowicie otwartego portalu. To, co zobaczyli, ich przeraziło. Podoba ci się to, prawda, ty bezstydna mała suko? Ach. Sam sama. Naprawdę jesteś ojcem Szei. Jesteś niesamowity. Sam chłostał Altinę, która leżała pod nim na łóżku. Dwach. Szeja zatoczyła się do tyłu, wyglądając, jakby jej dusza opuściła ciało. Kaori pospiesznie poklepała ją po plecach, przywracając Szea do świata żywych. Podczas gdy inni nie doznali tak wielkiego szoku jak Shea, byli jednak przerażeni. Wyczuwając, że ktoś tam jest, sam odwrócił się. Kiedy zobaczył Heimej i innych po drugiej stronie portalu, jego oczy się rozszerzyły. S Jot, jak udało ci się otworzyć, tu brama, Chuch. Shea. I wszyscy inni też. Sam wyglądał na kompletnie oszołomionego, podczas gdy Altina szybko otrząsnęła się z konfuzji i uśmiechnęła się radośnie do grupy. Jakoś radząc sobie z szokiem, Jaime powiedział, Y, Sam, przepraszam, że wam przerywam. Nie zdawałem sobie sprawy, że jesteście w trakcie czegoś. MMM, nie wiedziałam, że was dwoje łączy tego typu relacja. Sze, nie umieraj mi teraz, dodała Y. Fufu, towarzyszko Altino. Cieszę się, że znalazłaś godnego mistrza. Ignorując całkowicie Tio, Sam zwrócił się do Jaime i Y Te te to nieporozumienie. Jednak nikogo nie oszukał. Shea, która doszła do siebie, drżała z wściekłości. Słup blado-niebieskiej Manu uniósł się z jej ciała. W milczeniu zrobiła krok do przodu i wyjęła druzkę ze swojego skarbu. Wpatrując się zimno w całą zmieniła swój modbojowy w tryb bombardowania. Jej ręka spoczęła na spuście, gotowa do wystrzelenia eksplodującego pocisku jej ojca. Pepo czekaj, Shea. To nie tak, jak wygląda. Twój tata nigdy by Shea. Sam Dono to wspaniały mężczyzna. Powinno było się tego spodziewać po twoim ojcu. Chciałam tylko rzucić okiem na twoje rzeczy, ale kiedy mnie złapał, ukarał mnie tak ostro. Altina uśmiechnęła się niewinnie, niszcząc wszelkie szanse sama na wygadanie się z tej sytuacji. Spojrzał na Altina i warknął: zamknij jej się, ty. Ale to tylko sprawiło, że nie zadrżała z przyjemności. Wyglądało na to, że Altina była już stracona. Według Cama, prawda była taka, że Altina miała taką obsesję na punkcie szei, że próbowała wkraść się do jej starego pokoju i przejrzeć jej rzeczy. Sam ją złapał i właśnie ją karcił, mówisz tak, ale wyglądałeś, jakbyś czerpał przyjemność zbicie jej. Szefia? Nie tylko Jaime nie był przekonany, ale córka sama również. Zgiń, ty cholerny, zboczony tato. Szea bezlitośnie pociągnęła ze spust, celując w ojca. Eksplodujący pocisk trafił go prosto w tors. Jaime zamknął oczy ze współczuciem, a następnie zamknął bramę. Tuż zanim skurczyła się do zera, wszyscy usłyszeli krzyki i Altiny. Nikt jednak nie wydawał się skłonny im pomóc. Szea, rozchmurz się. Nie martw się, Szea. To był tylko. Moment słabości. Jestem pewna, że twój tata teraz się opamięta. Hitz. Y-san. Kaori-san, dziękuję. Ale wiem, że to nie wystarczyło, żeby zabić tatę. Zanim pójdziemy do świata Haime-sana, muszę się upewnić, że go wykończę na dobre. Siekając go na drobne kawałki. Szea nie mogła uwierzyć, że widziała swojego tatę w czymś na pograniczu seksu z dziewczyną w jej wieku. Była naprawdę porządnie zszokowana. Pomimo nieszczęśliwego incydentu, którego byli świadkami, Jaime przynajmniej potwierdził, że kryształowy klucz działa. Odczuwając ulgę i trochę nie współczując Szei, Haime potargał jej króliczy uszy. Eee, ee, słuchaj Shea. Jego ja odpowiednio ukaże, więc proszę, nie płacz. Ła Shea wskoczyła w ramiona Haimę. Jej uszy podskakiwały w przód i w tył, gdy próbowała zaprzeczyć rzeczywistości, którą właśnie zobaczyła. Za każdym razem, gdy to robiły, uderzyły Haimę w oko. Ale on wytrzymał, dla dobra Shei. Zanim Su mruknęła, mam wrażenie, że ich relacja niczym się nie różni od relacji Nagumoku na San. Dla dobra szei Haimę zignorował również to. Wszyscy w milczeniu wrócili do salonu. Nikt nie chciał rozmawiać o tym, co właśnie zobaczył, a atmosfera była niezręczna. Ale wkrótce Shea przestała płakać, a wszyscy wyrzucili ten widok z pamięci. Hajma i reszta rozsiedli się na sofach w salonie i trochę odpoczęli. Kiedy już się zregenerowali, Haima spojrzał na wszystkich z uśmiechem. Dobra, pierwszy test miał kilka nieprzewidzianych problemów, ale, uniósł kryształowy klucz. Z trudem powstrzymując wzruszenie, powiedział: działa. Mamy sposób, żeby wrócić do domu, ludzie. Suzu zerwała się na równe nogi, uśmiechając się szeroko. Reuter również wstał i uniósł pięść w powietrze, wyjąc z radości. Shizuku i Kaori objęły się, z szerokimi uśmiechami na twarzach. Nawet Kołki, który przez cały ten czas był przygnębiony, nie mógł powstrzymać lekkiego uśmiechu. Jaime uśmiechnął się, a głębokie poczucie spełnienia ogarnęło go. Widząc tak szczery uśmiech na jego twarzy, Y, -e, Shea i Tio również się uśmiechnęły. Wszyscy byli w świątecznym nastroju. Przez dobre 30 minut wszyscy weselili, śmiali się i żartowali ze sobą. Kiedy ludzie zaczęli się uspokajać, Jaime powiedział, to świetnie i w ogóle, ale... Wygląda na to, że zajmie mi trochę czasu, zanim opracuję magię koncepcyjną, która ochroni nas przed ponownym wezwaniem. Samo stworzenie kryształowego klucza sprawiło, że Jaime i Y -e byli bardziej wyczerpani niż kiedykolwiek. Wyglądało na to, że proces przekształcania koncepcji w rzeczywistość pozostawiał rzucających w stanie takiego zmęczenia, że nawet magia duchowa lub regeneracyjna nie mogła go wyleczyć. Miało to sens, biorąc pod uwagę, że rzucanie magii koncepcyjnej wymagało poziomu wiedzy i wytrzymałości, który można było osiągnąć tylko po przejściu wszystkich siedmiu labiryntów. Jedynym sposobem na regenerację Haime i Y był zwykły, stary odpoczynek. Co więcej, Haime teraz wiedział, jak niewiarygodnie potężnej, niewiarygodnie potężnej woli potrzebował, aby rzucić magię koncepcyjną. Jego pragnienie czegoś musiało być tak wielkie, jak jego pragnienie powrotu do domu. Ale oczywiście było oczywiste, że jego pragnienie powrotu do domu było znacznie większe niż jego pragnienie, by nie zostać ponownie wezwanym. Aby nadrobić brak woli, musiał mieć znacznie bardziej konkretne zrozumienie tego, co próbował osiągnąć. Czy próbował zablokować magię z jakiegokolwiek innego świata przed wpływem na niego? Czy próbował odeprzeć tylko moce Hita? Czy może próbował unieważnić samą magię przywołania? Co więcej, musiał się upewnić, że niezależnie od tego, jaką magię koncepcyjną stworzy, nie uniemożliwi mu to powrotu z własnej woli. W przeciwnym razie emigreku, Remia, Szea i Tio nie mogłyby ponownie zobaczyć swoich przyjaciół i rodzin. A na to nie mógł pozwolić. Więc tak, będę musiał przeprowadzić o wiele więcej prób i błędów. Chyba mogę próbować różnych rzeczy, kiedy będziemy szli po emigreku i odwiedzimy rodzinę Tio. Ale nie jestem stuprocentowo pewien, czy mi się to uda. Haima podrapał się po głowie z przepraszającym wyrazem twarzy, ale szczerze mówiąc, Kaori i reszta mieli gdzieś to, że nie był stuprocentowo pewien, czy nie zostaną wezwani z powrotem. Nawet jeśli tak, to oznacza, że możemy faktycznie wrócić do domu. To jest niesamowite. Hitz. Haime Kun. Dziękuję. Zmotywowana emocjami, Kaori chwyciła Haimę za rękę i zaczęła płakać. Jej podziękowanie było tak samo pełne uczuć, jak wcześniejsze podziękowanie Jaime dla y e. Była szczególnie wdzięczna po tym, jak zobaczyła jego wspomnienia. Była wdzięczna, że wciąż żyje, wdzięczna, że nie poddał się w otchłani, wdzięczna, że przyszedł ją uratować, kiedy go najbardziej potrzebowała, wdzięczna, że się o nią troszczy i wdzięczna, że znalazł dla nich sposób na powrót do domu. Jaime podrapał się wolną ręką po policzku. Potem, po chwili wahania, objął ją. Oczy Kaori rozszerzyły się, ale sekundę później uśmiechnęła się i odwzajemniła uścisk, chowając twarz w jego piersi. Widząc to, Y -e tylko wzruszyła ramionami i delikatnie poklepała Kaori po ramieniu. Wybaczę to tylko ten jeden raz powiedziała. Shizuku przez chwilę patrzyła na Kaori z zazdrością, ale potem spojrzała na Kołkiego, pokręciła głową i uśmiechnęła się do Hajime i Kaori. Szczerze mówiąc, ona też chciała przytulić Hajime, ale nie chciała ryzykować dalszej destabilizacji Kołkiego w tej chwili. Oczywiście, teraz, gdy zdecydowała się żyć bardziej dla siebie, nie zamierzała zadowolić się samym patrzeniem. Później, gdy kołkiego nie będzie w pobliżu, sprawi, że Haime ją przytuli. Nie miała pojęcia, czy udaje jej się zebrać na odwagę, by rzeczywiście zapytać, ale przynajmniej będzie trzymać go za rękę. Pomimo faktu, że pocałowała go już w policzek, Shizuku wciąż łatwo się zawstydzała. Haime był w stanie odczytać myśli Shizuku, patrząc tylko na jej wyraz twarzy, ale udawał, że tego nie robi, i zamiast tego mówiło o ich planach na przyszłość. Chcę poświęcić trochę czasu na stworzenie artefaktu blokującego przywołanie, więc zabierzemy Fernir, aby poszukać Amigreku. Podróżowanie sterowcem zamiast kryształowego klucza pomogłoby zachować manę Hajime, której potrzebowałby, gdyby próbował więcej magii konceptualnej. Musiałby również oszczędzać manę, aby wrócić do domu. Otwarcie bramy na ziemię wymagałoby znacznie więcej many, niż posiadał Haimę. Co najmniej 4-5 razy więcej niż jego maksymalna pule many. I chociaż miał swoje klucze bram, którym zużywały stosunkowo mało many, mógł ich używać tylko do otwierania portali do miejsc, w których wcześniej ustawił dziury bram. Ponieważ opracował klucz bram dopiero po powrocie do stolicy, nie był jeszcze w stanie ustawić sali Verisen. W takim razie w międzyczasie udamy się do stolicy demonów. Teraz, gdy w końcu mamy tę fajną starożytną magię, chcę oswoić kilka potworów, żeby zabrać je ze sobą, ale... Suzu nie była pewna, jak przydatne byłoby oswajanie potworów z lodowych jaskiń. Podczas gdy potwory z labiryntu były znacznie silniejsze niż te, które można było znaleźć na zewnątrz, te w tych jaskiniach były oparte na lodzie. Tutaj, gdzie temperatura poniżej zera niwelowała większość magii i ognia, nie stanowiło to większego problemu. Ale większość innych miejsc nie była tak zimna. Potwory tutaj nie tylko zostałyby łatwo zestrzelone przez magię ognia na powierzchni, ale nie byłby nawet w stanie się regenerować, tak jak mogłyby to robić za pomocą lodu tutaj. Jaime przez chwilę zastanawiał się nad kłopotami Suzu, a potem nonszalancko rzucił jej jeden ze swoich kluczy bram. Potykając się, Suzu ledwo zdołała go złapać. Spojrzała na Jaime z dezorientowanym wzrokiem. Y -a I ja trochę odpoczniemy, żeby odzyskać manę. Ten klucz bram łączy się z Werbergen, więc może pójdziecie tam oswoić kilka potworów z lasu, podczas gdy my będziemy tu odpoczywać. Większość potworów tam jest dobra w manipulowaniu swoją obecnością. Jeśli je oswoisz i wzmocnisz, na pewno się przydadzą. Rozumiem. Tak, to brzmi jak świetny pomysł. Dzięki, nagumo -kun. Suzu uśmiechnęła się do Haime, a on pomachał jej, żeby szła dalej. W końcu Suzu, Ryutarou, Shizuku, Kołki i Kaori postanowili udać się do Werbergen, podczas gdy Haimę i Yui w miarę możliwości regenerowali siły po wyczerpaniu spowodowanym użyciem magii konceptualnej. Kaori poszła z nimi, ponieważ martwiła się, że zostawi Suzu i resztę samych, podczas gdy Kołki rzekomo miał pomóc swoim przyjaciołom. Prawdę mówiąc, po prostu nie mógł znieść przebywania w tym samym miejscu co Haime. Kiedy wyszli, salon wydawał się znacznie bardziej pusty. Spośród tych, którzy pozostali, Tio zdecydowała, że zamiast próbować oswajać potwory, lepiej będzie, jeśli wykorzysta swoją nowo nabytą magię metamorfozy, aby wzmocnić swoją smoczą transformację. Shea natomiast była bardzo podobna do Haime pod tym względem, że jej zdolności do magii metamorfozy były żałośnie niskie. Mimo to mogła pójść z innymi, ale teraz naprawdę nie chciała spotykać się ze swoim tatą Gdyby zobaczyła ich teraz, nie była pewna, czy byłaby w stanie powstrzymać się przed zmiażdżeniem ich na placek. Jaime i Grekła y odpoczywali jeszcze przez chwilę, odzyskując siłę. Wyraz twarzy Jaime był spokojniejszy i bardziej zrelaksowany niż kiedykolwiek wcześniej. Wyglądał, jakby opalał się w przyjemny wiosenny dzień. Znalazłszy w końcu drogę do domu, Jaime coraz bardziej wracał do swojego dawnego, miłego ja. To miało sens, biorąc pod uwagę, że jego długa, żmudna podróż w końcu dobiegła końca. Gdy Jaime i reszta odpoczywali, omówili bardziej szczegółowo wszystko, co wydarzyło się podczas ich walk z kopiami. Kiedy Tio skończyła swoją opowieść, po raz kolejny błagała Haimę, aby ją ukarał za to, że ośmieliła się wykorzystać go jako narzędzie do zemsty. I chociaż wszyscy wiedzieli, że staje się milszy, Shea i Y-UE były całkowicie zszokowane, gdy Haimę zaczął lekko klepać ją po plecach, zamiast odpychać jak zwykle. Właściwie nawet Tio była zaskoczona. Tak zaskoczona, że siła opuściła jej kończyny i zaczęła się nerwowo wiercić z zażenowania. Dopiero gdy Shea krzyknęła, czy przestałeś być zboczeńcem choć raz. Przecinek wróciła do siebie. Haha -m, M. Jesteś zbyt miły, mistrzu ale chociaż lubię być dręczona, to w jakiś sposób jest to zaskakująco przyjemne. Chociaż jest to również dość krępujące. Tio-san, gdybyś tylko była taka przez cały czas. Byłabyś najbardziej czarującą i zdolną kobietą w okolicy. MMM. Haime zdecydowanie musi wziąć odpowiedzialność za jej zrujnowanie. Rumieniąc się, Tio wyprostowała plecy i usiadła formalnie przed Haimę. Szea i -y Grykła uśmiechnęły się krzywo, obserwując. Jaime również się uśmiechnął i powiedział. Cóż, chyba nie chciałbym, żeby Tio nazywała jakiegoś innego faceta mistrzem, więc będę musiał wziąć odpowiedzialność. ha -huch. Mistrzu, czy mówisz, że i w końcu widzisz we mnie godną kochankę? Tak jak jakszia? Oczy Twia zabłysły nadzieją. Jaime odpowiedział z kamienną twarzą, to znaczy, czy chciałabyś, żeby twój piesek zaczął machać ogonem do jakiegoś innego faceta? MMMMMM. Czy to moja kara? Pomyśleć, że im wypowiesz tak surowe słowa po tym, jak byłaś taki miły, mistrzu, naprawdę jesteś niesamowity. I przytuliła Heim i zaczęła dyszać z podniecenia. Ale tym razem Jaime jej nie odepchnął. Oboje są nie do uratowania. Y I Gry pomyślał jednocześnie. Minęło pół dnia, podczas gdy Jaime i Grekła y odpoczywali, a tiotenowała. wreszcie w centrum salonu otworzył się portal. Suzu i reszta wrócili. Przyprowadzili ze sobą menażerię tygrysów, wilków, węży i innych potworów wysokiego poziomu z Werbergen. Wyglądało na to, że ich próby oswajania zakończyły się sukcesem. Grupa odpoczywała jeszcze przez pół dnia, a Suzu i reszta wykorzystali ten czas na wzmocnienie swoich nowych chowańców. Jaime również wykonał artefakty w kształcie obroży, zaczarowane jego dziurami klucze bram, dla wszystkich chowańców. W ten sposób Suzu i reszta mogli pozwolić im swobodnie wędrować po swojej ojczyźnie i nadal przywoływać je, kiedy tylko ich potrzebowali. Dobrze, chyba powinniśmy już ruszać, powiedział Jaime. Suzu i reszta skinęli głowami. Ich przygotowania zostały zakończone. Och, tak! Proszę bardzo, Jaime san. Kiedy opuszczali pałac, Szyja wręczyła Jaime wisiorek w kształcie łzy. Był wykonany z przezroczystego niebieskiego kryształu, który wyglądał jak lód i był wygrawerowany herbem van To był dowód, że Jaime i pozostali podbili jaskiniem mrozu. Prawdę mówiąc, kiedy Haimę i Greg y stracili przytomność, część ściany zsunęła się, odsłaniając wnękę z wisiorkiem. Sze odzyskała go wtedy, ale zapomniała dać go Haimę do teraz. Haim wziął wisiorek i wszedł do magicznego kręgu, który znajdował się przy wejściu do pałacu. Rozległ się ostry trzask, a fontanna przed pałacem zamarzła. Jajowaty kawałek lodu uniósł się z zamarzniętej fontanny. Sekundę później jajo pękło, rozrzucając odłamki lodu we wszystkich kierunkach. Z jaja wyłonił się smok z lodu. Przezroczysty lód mieniący się białym światłem. Haim i Maj pozostali z podziwem obserwowali to widowisko. Lodowy smok szedł na dół, gdzie znajdowała się drużyna, i obniżył szyję, aby mogli się na niego wspiąć. Wyglądało na to, że ten lodowy smok był skrótem, który miał ich wyprowadzić z jaskini mrozu. To cholernie dziwny sposób na zrobienie skrótu. MMM. Może to nasza nagroda? Nigdy bym nie pomyślał, że facet, który stworzył tak paskudną próbę, da nam coś takiego. Haim i Maj pozostali wdrapali się na grzbiet smoka, używając jego łuskowatej szyi jak schodów. Gdy już się usadowili, smok zatrzepotał skrzydłami i wzbił się w niebo. Wyglądało na to, że smok zaraz uderzy w sufit, ale na chwilę przed tym pojawił się okrągły otwór, przez który mógł przelecieć. Przeleciał przez otwór bez zwalniania. Gdy drużyna cieszyła się bryzą, Tio jedynym smokiem godnym noszenia mistrza na grzbiecie jestem ja. Czy jest już za późno na zamianę? Jaime i Maj pozostali się roześmiali, a kilka sekund później byli już po drugiej stronie tunelu. Smok wynurzył się na śnieżonym terenie półśnieżnych śnieżnych z He. Jaime spodziewał się, że smok zostawi ich tutaj, ale ten kontynuował lot w górę. Wzbił się w górę przez ciemne chmury pokrywające pola śnieżnej. i zatrzymał się dopiero wtedy, gdy drużyna wygrzewała się w ciepłym świetle słońca. Stamtąd skręcił i zaczął lecieć poziomo. Sądząc po położeniu słońca, leci na północny zachód. Chyba zabierze nas aż na sam koniec pol śnieżnych. MMM. Milady i Meiru powinny się uczyć od Wandra. Mam wrażenie, że wszystkie im zwolicielki miały paskudne charaktery. Na zachód od pol śnieżnych znajdowało się królestwo demonów Garland, a na północy wąwóz Reisen. Ponieważ smok leciał na północny zachód, miał ich zostawić gdzieś blisko obu lokacji, więc niezależnie od rasy pretendentów, byliby blisko jakiejś części swojego terytorium. Sądząc po tym, że drużyna nie czuła zimna pomimo wysokości, smok stworzył również prostą barierę chroniącą przed warunkami atmosferycznymi. Skrót wandry był daleki od toalety milerii czy torpedy z wodą morską Meiru. I chociaż Haltina nie wyrzucała bezceremonialnie pretendentów ze swojego labiryntu, to włączyła do swojej próby karaluchy. Tymczasem Wandra nie tylko zapewnił wygodny i komfortowy skrót, ale też wyglądał fajnie. Jaime nie mógł powstrzymać się od wdzięczności wobec wandra. Jednocześnie nie mógł powstrzymać się od współczucia dla męskich członków wyzwolicieli. Bez wątpienia mieli ciężki orzech do zgryzienia z żeńskimi odpowiedniczkami. Wiesz, nigdy nie widziałam, żeby Nagumokun robił taką minę. Nie wiem, co się stało w labiryncie San, ale wyraźnie pamiętam, jak okropny był koniec ruin Meluzyny. Gdy Suzu i Kaori rozmawiały, smok zaczął schodzić w dół. Wyglądało na to, że zbliżał się do celu. Z wyglądu lodowy smok nie był w stanie przekroczyć granic pól śnieżnych. Zanurzył się z powrotem w chmury, które wiecznie pokrywały pola śnieżne i sprowadził ich na sam skraj śniegu. Dzięki. Jestem pewien, że facet, który cię stworzył, był wspaniałym człowiekiem. W przeciwieństwie do Miledi, Wandel jak traktować swoich gości. MMM. Dziękuję. Cieszę się, że Wander był o wiele lepszym człowiekiem niż Milediczyme czy Meiru. Jaime, Szea i Grykła podziękowali Smokowi, gdy z niego zeszli. Jaime nie był pewien, czy to tylko jego wyobraźnia, ale Smok wydawał się zadowolony z pochwały. Radośnie zamachał ogonem, a następnie odleciał z powrotem w lodową zamieć. Haima i Mai pozostali nie byli zadowoleni, że znowu utknęli w zamieci na polu śnieżnym, ale przynajmniej wiedzieli, że wyjście nie jest daleko. Drużyna pospieszyła w kierunku granicy pol śnieżnych, ale wtedy Haima i, i Szea nagle się zatrzymali. Zmrużyli oczy i powiedzieli: Uważajcie wszyscy. Wygląda na to, że mamy komitet powitalny czekający na zewnątrz. Zdecydowanie rozpoznaje tę obecność. Jest ich też sporo. To niedobrze. Wszyscy zesztywnieli, słysząc ostrzeżenia Haima i, i Szea. Wyciągnęli broni i przygotowali się do bitwy. Haima i Mai pozostali wymienili spojrzenia, skinęli głowami, a następnie wyszli z zamieci. Na zewnątrz zobaczyli więc jednak tu wyszliście. To to samo miejsce, w którym mnie zostawiono. Udało wam się więc przejść labirynt? Białowłosy chłodcze? Fufu. Dawno się nie widzieliśmy, kołki kun Jak się masz? Generał demonów Freyd Bagwell i jego biały smok Uranos przyprowadził ze sobą kilkaset latających potworów, w większości smoków. Eri również tam była, jeśli we włosy powiewały na wietrze. Latała, a z jej pleców wyrastała parę szarych skrzydeł. Ale najbardziej przerażające były apostoły. Było ich pięciuset. Armia wystarczająco duża, by zasłonić niebo, czekała na Haimę. Dodatkowy rozdział, siedem najważniejszych rzeczy przy przyzywaniu do innego świata Haimę. Zejdź na dół. Słyszę głos mam wołającej mnie z dołu. Patrząc na zegar, zdaję sobie sprawę, że jest 18.15. Czas na kolację. Ale teraz walczę z armią władcy demonów, więc nie mam czasu na kolację. Cóż, jeśli jesteś w trakcie walki, to kolacja może poczekać. Jak zawsze, mama potrafi domyślić się, co robię, bez słowa z mojej strony. Moja mama, Sumire Nagumo, jest popularną artystką mangi show i prawdziwą otaku, dlatego rozumie te rzeczy lepiej niż większość mam. Otwieram usta, żeby krzyknąć, że ziem, jak skończę przygotowania do ataku władcy demonów, ale wiedz tylko, że jeśli teraz nie zjesz kolacji, to zrobię twoją miskę z wołowiną bez tej super wysokiej jakości wołowiny, którą dostaliśmy w prezencie. Miskę z wołowiną bez wołowiny to po prostu ryż. Mama dostała w prezencie wysokiej jakości wołowinę? To nie czas na walkę z władcą demonów. Szybko odkładam kontroler i wstaję. Mama nigdy nie rzuca słów na wiatr. Hajime. Zostaw mi przygotowania do kolacji i skup się na swojej bitwie. Kropka. Nie mogę uwierzyć, że mój tata, słucha imię. tak bardzo chce mojego mięsa, że próbuje mnie przekonać, żebym nie schodził na kolację. Bolą mnie plecy, ale mimo to zbiegam po schodach. Czas to pieniądz. Wpadam do salonu, a tata cmoka językiem. TCH. Kropka. Z niechęcią odkłada wąwinę, którą wyjął z mojej miski, na swoje miejsce. Tato, zdajesz sobie sprawę, że normalnie ojcowie nie próbują kraść jedzenia swoim dzieciom, prawda? Kropka. Zajmuję miejsce i patrzę na tatę. Cóż, nie jestem normalnym tatą. Rodzina na gumo nie wierzy w luźne rodzicielstwo. Kropka. Kradzież mojej wołowiny nie ma nic wspólnego z tym, czy twoje rodzicielstwo jest luźne, czy nie. Kropka. Po prostu uczę cię, że tam na zewnątrz obowiązuje prawo silniejszego. Patrzę na miskie taty z wołowiną. Czas na polwanie. Jeśli prawo silniejszego jest prawem obowiązującym w tym kraju, to nie może narzekać, jeśli zrobię z jego wołowiny swoją. Dobra, wystarczy nam dwojgu. Przestańcie się wygłupiać i jedzcie. Fufufu, fu, fu, nie ma nic smaczniejszego niż darmowe mięso. Mama przynosi zupę miso i zaczyna się kolacja. W chwili, gdy cała trójka bierze pierwszy kęs, milkniemy. Wąwina jest tak mięciutka, że rozpływa się w ustach. Jak wygłodniali dzikusy, rzucamy się na nasze miski z wąwiną. Gdy kolacja się kończy, wszyscy wzdychamy z zadowoleniem. Wąwina wysokiej jakości to jednak coś, podczas gdy rozkoszujemy się resztkami uczucia sytości, w telewizji zaczynają się wieczorne wiadomości. Głos pięknej prezenterki wypełnia moje uszy. Najwyraźniej jakiś licejzysta, który zaginął jakiś czas temu, został odnaleziony cały i zdrowy. Nie został porwany, po prostu poszedł w górę bez odpowiedniego sprzętu i utknął. Chyba po prostu nie mógł panować swoich pragnień. Popijam herbatę. Rozumiem. Więc został wezwany do innego świata. Tata również popija herbatę. Dobre, tato. Udało ci się wymyślić jeszcze bardziej dziwaczne wytłumaczenie niż ja. Tata jest jeszcze większym otaku niż ja i jest prezesem firmy produkującej gry wideo, więc chyba ma sens, że ciągle myśli o takich rzeczach. Ale skoro udało mu się wrócić, będzie mógł wykorzystać wszystkie supermoce, które zdobył w tym fantastycznym świecie, aby wieść o łatwe życie. Czy możemy przestać udawać, że on naprawdę został isekajet? Nie ma mowy, żeby to się stało. Jego rodzina prawdopodobnie się o niego martwiła. Jeśli wszystko, co powiedział po odnalezieniu, to och, po prostu poszedłem na chwilę do innego świata. Przecinek to jego życie jest już zbyt pojebane, żeby było łatwe. Tata wzdychaj kręci głową, nie bądź taki pewien, haj imę. Nic na tym świecie nie jest pewne. Wiesz, on ma rację. My oboje często mieliśmy nadzieję, że przeżyjemy szalone, fantastyczne przygody, gdy byliśmy młodzi. Bumna i zaczął się zaledwie kilka lat temu. Znaczy, że mama i tata wyprzedzili trendy, gdy byli młodzi. Nie wiem, czy mi się to podoba. O tak. Pokażę ci coś fajnego, haj ime. Kropka. Tata pędzi na górę. Z jego pokoju na drugim piętrze zaczynają dochodzić dziwne odgłosy. Po 30 sekundach walenia i tłuczenia schodzi na dół. Proszę. Przekazuję ci to, haj Co to jest? Kropka. Tata podaje mi stary zeszyt. Jest oprawiony w skórę i wygląda niepotrzebnie wymyślnie. Ojej, to takie nostalgiczne. Kropka. Mówi mama, a jej oczy błyszczą Zanim zdążę go otworzyć, tata uśmiecha się i mówi To trzecia część mojej serii, co by było, gdyby To edycja Isekai Kropka Co to, kurwa, ma znaczyć? Kropka Najwyraźniej mama i tata zapisywali wskazówki i przewodniki na wypadek Gdyby kiedykolwiek przydarzyły im się różne i fantastyczne sytuacje Nazwali je serią, co by było, gdyby Sytuacje wahały się od apokalipsy zombie, przez inwazję obcych Po to, co zrobić, gdy nagle zacznie pulsować lewa ręka Najwyraźniej ten zeszyt dotyczył tego, co zrobić, gdy zostaniesz isokajet. Naprawdę przerażające było to, że tata trzymał ten dwudziestoletni zeszyt w miejscu, do którego mógł dotrzeć w ciągu trzydziestu sekund. Chociaż powiedziałem rodzicom, że nie potrzebuje czegoś tak absurdalnego, oni upierali się przy swoim. W końcu udało im się wprowadzić do mojego telefonu siedem najważniejszych rzeczy, które musiałbym wiedzieć na wypadek, gdybym został wezwany do innego świata. Zablokowali nawet plik, żebym nie mógł go usunąć. To mnie tylko wkurzyło, więc postanowiłem, że nigdy ich nie przeczytam, bez względu na wszystko. Potem, mniej więcej w czasie, gdy zaczynałem zapominać, że w ogóle są w moim telefonie mamo, tato. Przepraszam, myliłem się. Nigdy nie myślałem, że będę siedział w pałacu w innym świecie. Naprawdę zostałem wezwany do innego świata, razem z resztą mojej klasy. Jutro wyruszamy do naszego pierwszego lochu. Niestety, jestem najbardziej bezużytecznym członkiem naszej klasy. Nie dość, że moje statystyki są naprawdę niskie, to jeszcze moja praca to pospolitykował, którą wykonuje mnóstwo ludzi na tym świecie. Wszystko, co potrafię, to przetwarzać i kształtować rudę. Nikt w mojej klasie mnie też nie lubi. Prześladowanie mamy z dnia na dzień się pogarsza, a teraz mam magię i podkręcone statystyki, żeby uprzykrzyć mi życie. To jak dać dziecku broń. Ale gorszy od tego jest kościół, który czci Boga, który nas tu sprowadził Echita. Będę szczery, papież i jego zwolennicy cholernie mnie przerażają. Papież zawsze się uśmiecha, zachowuje uprzejmie i daje nam wszystko, czego chcemy, ale zdecydowanie jest straszny. Boję się też króla i innych szlachciców. Wygląda na to, że wszyscy kochają papieża. Przez cały ten czas prześladuje mnie ten obraz uśmiechniętego Echita, który zobaczyłem w katedrze, do której zostaliśmy wezwani. Poza tym to kościół chce, żebyśmy walczyli w ich wojnie. Boję się walki, zarówno z potworami, jak i z innymi ludźmi. Na dodatek jestem wkurzony na Hieme. Więc cała ta sprawa z Isekań szczerze mówiąc nie jest taka fajna. To znaczy, jest kilka naprawdę fajnych rzeczy, ale bardziej się martwię niż podziwiam. Co prawda, nie jest tak, że jestem przyparty do muru, czy coś. I nadal staram się robić wszystko, co w mojej mocy. Ale naprawdę chciałbym, żeby była chociaż jedna rzecz w moim życiu, która nie chciałaby mnie dopaść. Jestem po prostu zmęczony. Chyba dlatego nagle przypominam sobie te kolacje, kiedy daliście mi siedem najważniejszych rzeczy, o których muszę pamiętać w przypadku wezwania do innego świata. Wracam do swojego pokoju i otwieram szafę. Wisi tam mój mundurek. Sięgam do kieszeni i wyciągam komórkę, która jest bezużyteczna w tym świecie. Ponieważ wyłączyłem ją zaraz po tym, jak zostaliśmy wezwani, nadal mam sporo baterii. Rozluźniam się, gdy światło cywilizacji pada mi na twarz. Następnie poruszam się po folderach, aż znajduję plik, którego szukam. Uśmiecham się, czytając absurdalny tytuł. Jest tu w sumie siedem stron. Wygląda na to, że każda strona zawiera jedną wskazówkę. Przewijam w dół, aby przeczytać pierwszą wskazówkę. Jeśli zostaniesz wezwany wraz z innymi ludźmi i ktoś w twojej grupie nie wygląda na bezużytecznego, koniecznie się z nim zaprzyjaźnić. Zdecydowanie ma jakąś ukrytą siłę, której po prostu nie widzisz. Kropka. Tato, mamo, przepraszam, ale to ja jestem tym bezużytecznym. Poza tym zdecydowanie nie mam żadnych okrytych mocy. To w ogóle nie pomaga. Zobaczmy, co mówi kolejna wskazówka. Uważaj, księżniczki kraju, do którego zostaniesz wezwany, to często wredne suki. Jeśli już masz komuś zaufać, zaufaj księżniczce z innego kraju. Nie mogę uwierzyć, jak bardzo jesteś cię stronniczy. W przeciwieństwie do fanatycznego króla i jego szlachty, Liliana jest zaskakująco miłą księżniczką. Zaprzyjaźniła się już z Shirasaki-san i innymi. I jest nawet naprawdę miła dla mnie. Prawdopodobnie dlatego, że jestem bezużyteczny. Jeśli nawet jej miłe uśmiechy skrywają w rzeczywistości złe wnętrze, to nie sądzę, żebym mógł komukolwiek zaufać. Co dalej? Pośpiesz się i zapieczętuj lewe ramię. Tato, mamo, moje lewe ramię nie pulsuje i nie ma w nim złego Boga. Jeśli usłyszysz tajemniczy głos, koniecznie go posłuchaj. To prawdopodobnie duch albo coś takiego. Zdecydowanie będzie to pomocny sojusznik. Nie słyszę żadnych głosów. Następny. Zarejestruj się w gildii poszukiwaczy przygód. Teraz po prostu wypisujecie rzeczy, które chcecie robić. Boże, moi rodzice są tacy bezużyteczni. No cóż, może następna rada będzie przydatna. Zaprzyjaźnij się z zabójcą w swojej drużynie. Prawdopodobnie jest najsilniejszy z grupy. Zabójca, co? Chyba faktycznie mamy jednego. To pierwsza sensowna rada, jaką mi dali. Chowam telefon do kieszeni i idę poszukać zabójcy z naszej klasy. Szukałem go przez pół dnia. Nie mogę znaleźć Endo Okuna. Czemu? Dlaczego bez względu na to, kogo pytam, nikt nie ma pojęcia, gdzie on jest? Kiedy sprawdziłem stołówkę i teren treningowy, znalazłem ślady jego obecności, więc dlaczego nie mogę go znaleźć? Tato, mamo, mieliście rację. Endo jest najsilniejszy z nas. Zawsze był trudny do zauważenia, a nawet nauczyciele czasami zapominają wywołać jego nazwisko podczas sprawdzania obecności, ale nigdy nie był tak trudny do znalezienia. Jestem prawie pewien, że mnie nie unika. Poza tym mam wrażenie, że cały czas, kiedy go szukałem, słyszałem, jak ktoś szeptał moje imię. Chyba po prostu jestem zmęczony. Poszukam endołku na później. Jest trudniejszy do znalezienia niż Waldo. Wracam do pokoju ze spuszczonymi ramionami. Potem kładę się na łóżku i wyjmuję telefon. Spodziewam się, że ostatnia rada mamy i taty będzie równie bezużyteczna, jak reszta. Jeśli sytuacja będzie wyglądać nieciekawie, uciekaj. Twoje życie jest najważniejsze. Wiem, że zazwyczaj podchodzisz do wszystkiego na luzie, ale zawsze działasz lekkomyślnie, gdy robi się niebezpiecznie, więc upewnij się, że o siebie zadbasz. Nieważne, jakich brudnych rzeczy będziesz musiał się dopuścić, żeby przeżyć, po prostu wróć żywy. Wybaczymy ci wszystko, co będziesz musiał zrobić, o ile do nas wrócisz. Mój wzrok się zamazuje, a ręka zaczyna drżeć. Ale nie mogę jeszcze zacząć płakać. Zostało jeszcze jedno zdanie. Nie poddawaj się. Upewnij się, że wrócisz do nas bez względu na wszystko. Co do cholery. Żadna z tych rat nie jest tak naprawdę przydatna. Jak poważnie traktujecie swoje urojenia? Eh. Przez chwilę wpatruję się w ekran w milczeniu. Krople wody spadają na ekran LCD, utrudniając czytanie, ale nie odwracam wzroku. Czas zwalnia. Nie mam pojęcia, ile czasu spędziłem wpatrując się w telefon, ale kiedy odyskuję zmysły, bateria jest prawie rozładowana. Słońce też zaszło, a w moim pokoju jest ciemno. Światło z telefonu jest jedynym światłem w pokoju. Zwykle uważam mechaniczne światło ekranu LCD za zimne, ale teraz wydaje się zaskakująco ciepłe i delikatne. Ale potem bateria się wyczerpuje i światło znika. Mój telefon komórkowy już się nie włączy. Przynajmniej dopóki nie wrócę do domu. Ocieram mu z rękawem i wstaję. Otwieram szafę i wkładam telefon z powrotem do kieszeni munduru. Czuję się, jakbym miał teraz jakieś wsparcie. Moje serce nie czuje się już uwięzionym w mgle niepokoju. Ciepłe światło mojego wyświetlacza LCD osiadło we mnie, prowadząc mnie naprzód. To dzięki temu światłu byłem w stanie poprosić shirazaki Sano o ochronę w noc poprzedzającą wejście do labiryntu. Jakkolwiek żenujące to było, to dzięki temu światłu byłem w stanie powiedzieć jej, że wszystko będzie dobrze. Szczerze mówiąc, myślałem, że wyglądała pięknie, kiedy uśmiechnęła się do mnie w świetle księżyca. Przynajmniej jestem wdzięczny mamie i tacie za to, że dodali mi odwagi, by ją uspokoić. Ale jednocześnie przepraszam, mamo, tato. Nie posłuchałem tego, co mi powiedzieliście. Kiedy powinienem był uciekać, postanowiłem zostać i walczyć. Ostatecznie nie mogłem postawić swojego życia na pierwszym miejscu. Wiedziałem, że to głupota próbować walczyć z tym gigantycznym behemotem. Kiedy spadałem w otchłań, myślałem tylko o tym, jak bardzo mi przykro, że was zawiodłem. Od tego momentu się zmieniłem. Myśląc o tym teraz, to prawdopodobnie te słowa moich rodziców pomogły mi przetrwać wszystkie te trudności na dole w otchłani. Gdyby nie oni, nie byłbym w stanie wstać i stawić czoła niedźwiedziopazuru. Nie poddawaj się. Upewnij się, że wrócisz do nas bez względu na wszystko. Nawet gdy moje serce i dusze zostały zmiażdżone, wciąż trzymałem się tych słów. Dlatego właśnie ja, Haima, powoli otworzyłem oczy i zobaczyłem Y -u i wpatrującą się we mnie. Przepraszam, zasnąłem. MMM. To było tylko pięć minut. Otrząsając się ze snu, rozejrzałem się. Byłem w salonie lodowego pałacu na końcu mroźnych jaskiń. Tanikuch i inni właśnie wrócili i wszyscy odpoczywali. Chyba zasnąłem, kiedy wszyscy rozmawiali. Robiłeś dużo minuty przez sen. Wszystko w porządku? Y wspięła się na moje kolana, a ja spojrzałem jej w oczy. Wpatrywała się we mnie sennym wzrokiem, a jej szkarłatne oczy lekko świeciły. Odgarnąłem jej blond włosy do tyłu i pogłaskałem po policzku. Kiedy ją poznałem, myślałem, że jest promienna jak księżyc, oświetlająca ciemność otchłani. Dlatego nadałem jej imię Y. -E. Kilka innych imion, takich jak cukro, Luna i Selena, również pojawiło mi się w głowie, ale Y -E wydawało się pasować najlepiej. Przestałem być bezmyślnym potworem i stałem się partnerem Y, -E, wępirzej księżniczki. To dzięki niej mogłem być zarówno potworem z otchłani, jak i człowiekiem. Prawdę mówiąc, decyzja o odpowiedzi na prośbę Y o ratunek była jednym z największych punktów zwrotnych w moim życiu. Spotkanie Shei było kolejnym. Ale wtedy to Y przekonała mnie, żebyśmy pozwolili Shei dołączyć do nas. Podobnie było z moim spotkaniem z Tio. To dzięki zwołom Y zacząłem kwestionować moje osobiste kredo zabijania każdego, kto mi się sprzeciwia, i postanowiłem oszczędzić Tio. Wszystkie trzy poszły ze mną bez słowa sprzeciwu, kiedy chciałem uratować Am Y i Kaori. Tak jak powiedział mój fałszywy sobowtór, może używam Y jako podpory emocjonalnej. Dopiero niedawno dowiedziałem się, jak brzmiało jej prawdziwej imię. Aletia. Nie potrafię sobie wyobrazić, co musiała czuć, kiedy porzuciła to imię i poprosiła mnie o nowe. Ale przynajmniej Y-E. MMM. Szczęśliwy wyraz twarzy, jaki mi dawała za każdym razem, gdy zwracałem się do niej jej nowym imieniem, upewniał mnie, że dokonałem właściwego wyboru. Byłem pewien, że podarowałem jej nowe imię, które było o wiele lepsze od starego. Imiona miały moc. Mogły być używane jako klątwa, aby ograniczać ludzi, lub w moim przypadku, aby związać dwie osoby ze sobą. Kiedy Aletia stała się Y-E, narodziła się na nowo. Pomimo głębokiej traum zdrady, Y mimo wszystko mi zaufała. A kiedy po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła, związała mnie ze sobą. Przynajmniej była jedną osobą, przy której wiedziałem, że nigdy nie będę w stanie się równać. Uśmiechając się do siebie, mruknąłem: dziękuję. MMM. 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 Y przechyliła na chwilę głowę, a potem uśmiechnęła się do mnie. Ten uśmiech jasno dawał do zrozumienia, że zrozumiała wszystko, co próbowałem powiedzieć. Powinnaś zapisać się do szkoły, jak wróćmy do Japonii, Y. Chcę cię zobaczyć w mundurku szkolnym. MMM. Zgoda. Nie mogę się doczekać. Zastanawiam się, co powiedzą mama i tata, kiedy przedstawię im Grekuę. Mogą być nawet bardziej szczęśliwi z faktu, że przyprowadziłem Grekuę, niż z tego, że wróciłem do domu. Nie, nie mogą. Zdecydowanie będą z tego bardziej szczęśliwi. Ci dwaj otaku uwielbiają oklepane główna, takie jak wampirze księżniczki i tym podobne. Postaram się zrobić dobre wrażenie na twoich rodzicach. Brzmi dobrze. Muszę ich też zapytać, ile wnuków chcą. By brzmi dobrze. I muszę przeprosić. Chuch. Przeprosić za co? Mamo, tato, proszę, wybaczcie mi. Ukradłem waszemu synowi dziewictwo, zanim zapytałam was, czy akceptujecie mnie jako jego narzeczoną. Igrekłe y san, proszę, nie mów tak. Błagam cię. Cholera. Będę musiał nauczyć Igrekłe, y że japońskie zwyczaje różnią się od tutejszych, zanim wrócimy. Zwłaszcza, że mama i tata naprawdę by się w to wkręcili, gdyby zaczęła mówić takie rzeczy. Ostatnią rzeczą, jakiej chciałem, to wprowadzać chaos do mojego domu. Otworzyłem usta, żeby wyjaśnić Igrekłe, y jak będzie wyglądała rozmowa z moimi rodzicami, ale zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, została zdjęta z moich kolan. Do licha. Spuszczam cię z oka na sekundę, a ty znowu się do niego przyklejasz. To Kaori podniosła Grekła i rzuciła małą wampirzycę na osobną sofę. Co ty wyprawiasz? Powiedziała Grekła zimno, rzucając się na Kaori. Kaori odpowiedziała tym samym, że została zmuszona do interwencji i ponownego mediowania między nimi. Teo i Hagashi był tak przyzwyczajone do tego widoku, że ledwo na nie spojrzały. Patrząc na nie, pomyślałem o naszej dotychczasowej podróży. Pierwszą rzeczą, która przemknęła mi przez myśl, było moje pierwsze spotkanie z sze. Na początku pomogłem szlochającej bezużytecznej dziewczynie króliczce tylko dlatego, że chciałem, żeby poprowadziła mnie przez morze drzew. Ale potem ta sama dziewczyna, która bała się walki, zdołała pokonać golema Milady. Szczerze mówiąc, byłem pod wrażeniem. A potem, bez wahania, wskoczyła, by uratować Sensei, mimo że nic o niej nie wiedziała. Tylko dlatego, że Sensei była kimś, na kim mi zależało. Potem, kiedy walczyła ze swoim zaprzysięgłym wrogiem, Imperium Hoelscher, była tak olśniewająco jasna, że nawet ja byłem nią urzeczony. Właściwie to jest lepsze w uwodzeniu niż ja. Udało jej się zdobyć serce y i moje. Nie było wątpliwości, że to ta jasnowidząca dziewczyna króliczka z większym charakterem niż jakikolwiek bohater, o którym kiedykolwiek czytałem, wniosła kolory i radość do naszego życia. Szea. Tak? O co chodzi? Jestem trochę zajęta, dziękuję. Pomimo tego, jak bardzo ją na początku odrzucaliśmy, uparcie trzymała się nas. Udało jej się nawet sprawić, że się w niej zakochałem. Szea przestała próbować przyszpilić Kaori ręce za plecami i spojrzała na mnie beznamiętnie. Jej zdziwienie było tak urocze, że się uśmiechnąłem. Ennowajś. Takie ataki z zaskoczenia nie są fair. Zaczęła się wiercić, machając ogonem tam i z powrotem. Potem zakryła twarz króliczymi uszami, zawstydzona. Wyglądało na to, że również zrozumiała, jak głęboka jest moja wdzięczność dla niej. Jej zażenowana reakcja była naprawdę urocza. Niestety musiałbym znaleźć jakiś sposób, żeby ukryć jej uszy, kiedy wróćmy na ziemię. Niezależnie od tego, czy ludzie myśleliby, że są prawdziwe czy sztuczne, jej uszy w połączeniu z jej wyglądem przyciągnęłyby zbyt wiele uwagi i innych facetów. Właściwie, biorąc pod uwagę, że sam zamieniał wszystkich ludzi królików w lesie w bezlitosnych zabójców, Szea może być ostatnią super uroczą dziewczyną króliczką. Chyba to moja wina, co? Szea. Uch, przepraszam. Chyba domyślam się, za co przepraszasz, ale w takim razie, czy nie powinieneś brzmieć trochę bardziej szczerze? Szea zsunęła uszy z oczu i spiorunowała mnie wzrokiem. Odwróciłem wzrok, czując się zbyt winny, by spotkać się z jej spojrzeniem. Poza tym musiałbym też opowiedzieć mamie i tacie o szei. Powinienem im też powiedzieć o Altinie. Ci dwaj uwielbiają elfy. Jeśli dobrze pamiętam, tata nalegał, żeby jego zespół programistów umieścił Elfy w najnowszej grze, nad którą pracował. Właściwie to jeden z jego pracowników przyszedł do mnie, żeby przekonać tatę, żeby przestał, bo gra, którą tworzyli, nie była osadzona w świecie fantasy. HMMM. Hej, Szea. Y-san. Kaori-san. Mam tu chwilę z haime więc mogłybyście przestać mnie ciągnąć z och. O co chodzi, haime -san? Myślę o porwaniu Altiny i podarowaniu jej mojemu tacie. Co o tym myślisz? Myślę, że oszalałeś. Hej, to niegrzeczne. Nie patrz na mnie tak, jakbym naprawdę oszalał. O nie, teraz prosi Kaori, żeby rzuciła na mnie magię regeneracji. I Kaori to robi. Pozwól, że wyjaśnię. Tata jest wielkim fanem elfów. Zwłaszcza uwodzicielskich elfów. Chociaż, chyba Altina jest bardziej masochistką niż uwodzicielką. Mimo to jestem pewien, że mu się spodoba. Gdybyśmy wsadzili ją do klatki i trzymali jako zwierzątko, prawdopodobnie byłaby nieszkodliwa, prawda? Kaori san. Potrzebujemy więcej magii regeneracji, już? Czy możesz przestać to na mnie rzucać? Światło mnie oślepia. Pomyśl o tym. Tata będzie szczęśliwe. Altina będzie zachwycona, że będzie Twoim zwierzątkiem, szeja. To sytuacja, w której wszyscy wygrywają. Nie, to sytuacja, w której wszyscy przegrywają. Szeja walnęła mnie w głowę. Nie rozumiem. W czym problem, Mistrzu? Po co się ograniczać do niej? Z przyjemnością zostałabym Twoim chcecie przedstawić jako jedną z moich towarzyszek, więc odrzucone. Nie mogę traktować Cię tak samo jak Altiny. Och, rozumiem. Jo poruszyła się zażenowana. Rumieniąc się, mruknęła. Ostatnio byłaś dla mnie taki miły, Mistrzu. Nie jestem pewna, jak mam reagować. Chyba mówienie Tio prawdy jest skuteczniejszym w trzymaniu jej w ryzach niż traktowanie jej jak śmiecia. Pomyślałem o moim pierwszym spotkaniu z Tio. Wszystko zaczęło się od tego, że próbowałem wbić jej kołek w tyłek. W rezultacie zmieniła się w wielką zboczenicę. Wow, to właściwie wszystko, co było na tym spotkaniu. Nie było żadnych emocjonalnych scen ani niczego takiego. Chce co jest, mistrzu, proszę, nie wpatruj się we mnie tak intensywnie. Gdyby wiedziała, że myślę tylko o tym, że tak naprawdę nie mamy żadnych wspólnych emocjonalnych wspomnień, że moja próba wbicia jej kołka w tyłak jest moim najżywszym wspomnieniem o nas, pewnie by się wkurzyła, co? Właściwie to pewnie by ją to podnieciło. Martwiłem się, że członkowie klanu Tio będą na mnie źli, kiedy wrócimy, żeby zobaczyć jej rodzinę. Miałem nadzieję, że nie będą mnie winić za to, że zmieniłem ich księżniczkę w zboczenicę. A tak, całkowicie zapomniałem, że Tio jest królewskiej krwi, aż do teraz. Hej, Tio, co co jest? Chcesz, żebym walczył z Bogiem dla ciebie? Kiedy to zapytałem, w pokoju zapadła cisza. I Grekła i Kaori przestały walczyć, a Shaya i Algazki spojrzały z Tio na mnie i z powrotem. Rumieniec zniknął z twarzy Tio, a ona spojrzała na mnie uroczyście. Jej smocze oczy, pełne inteligencji i obdarzone mocą widzenia prawdy, przewiercały mnie na wskroś. Po krótkiej przerwie uśmiechnęła się i powiedziała: Doceniam, że tak bardzo się o mnie troszczysz. Naprawdę. Tio położyła dłoń na piersi i zamknęła oczy. Wyglądała tak oszałamiająco, że wszystkim zaparło dech w piersiach. To prawda, że mój klan marzył o dniu, w którym ktoś pojawi się, by zabić dla nas Boga. Tak. Powodem, dla którego opuściłaś swoją wioskę, było to, że chciałaś się przekonać, czy ten czas wreszcie nadszedł, prawda? Rzeczywiście. Obecnie jesteś jedynym, który jest w stanie walczyć z Bogiem, mistrzu, tak myślałem. Jednak, to mówiła stanowczo, z przekonaniem. Zmuszanie ludzi do walki, gdy nie chcą, byłoby sprzeczne z kredy smoczych ludzi. Przecinek mistrzu, cieszę się, że chcesz mnie zapytać o moje życzenia, pomimo tego, że twoje pragnienie powrotu do domu jest tak silne, że udało ci się stworzyć wokół niego magię koncepcyjną. Ale odpowiedz mi szczerze. Czy chcesz zabić Boga dla dobra tego świata? Nie, nie bardzo. Odpowiedziałem natychmiast. Nie miałem ochoty walczyć dla dobra tysięcy ludzi, których nawet nie znałem, ani świata, na którym mi nie zależało. Na dobre i na złe, zawsze priorytetowo traktowałem ludzi, którzy byli mi bliscy. Jeśli jednak po moim powrocie do domu nadszedłby czas, kiedy Tio musiałaby wrócić do Tortusa i walczyć, by chronić swoją rodzinę. Wtedy nie miałoby sensu prosić Cię o walkę, powiedziała Tio łagodnie, z uśmiechem. Masz już inne obietnice do dotrzymania, prawda? Tak. Obiecałem YQ, że pokażę jej moje rodzinne miasto. Obiecałem to również Amy Greku. i reszta też chcieli pojechać do Japonii. Obiecałem wszystkim, że ich tam zabiorę i zamierzałem dotrzymać tej obietnicy. W takim razie musisz najpierw je spełnić. Cholera, to jest o wiele bardziej dojrzała ode mnie. Spojrzałem na Amanogawa. Drgnął, a potem odwrócił wzrok, udając, że nie zauważył, że się na niego gapie. Od jakiegoś czasu powtarzał, że uratuje wszystkich przed Bogiem. Nie miałem pojęcia, co się stanie w przyszłości, ale wiedziałem, że facet taki jak on nigdy się nie podda. Istniała również możliwość, że ktoś inny z takim potencjałem jak Amanogawa pojawi się w tortusie i oczyści również wszystkie labirynty. Jednak, pomyślałem o naszym pobycie w wielkim wulkanie Gruen. Kiedy zostałem ciężko ranny przez Frejda czy kogokolwiek innego, Tio bez wahania się przemieniła, mimo że oznaczało to, że jej istnienie stanie się znane światu. Więc jeśli kiedykolwiek nadejdzie czas, że Tio będzie musiała wrócić i walczyć. Tio? Tak? Wracamy do domu. Do Japonii. Rozumiem. Chcę ci też pokazać moje rodzinne miasto. Chcę przedstawić moim rodzicom smoczycę, która tak bardzo mi pomogła w tym świecie. R rozumiem. Chcę wrócić do spokojnego, normalnego życia. Ale jeśli nadejdzie czas, że będziesz musiała wrócić do tortusa, by walczyć, tak? Wszyscy przełknęli ślinę, patrząc z niepokojem to na tio, to na mnie. Ja jednak miałem oczy tylko dla tio, a ona podobnie patrzyła tylko na mnie. Po krótkiej ciszy powiedziałem stanowczo, wtedy złożyć nową obietnicę. Nową obietnicę? Tak. Co do tego, jaka to będzie obietnica? Cóż, możemy o tym zdecydować, gdy nadejdzie czas. Rzeczywiście, możemy. Dziękuję, mistrzu. Tio zakryła twarz rękawami, a Y i reszta uśmiechnęły się do niej szeroko. Otoczyły ją, próbując dojrzeć jej mimę. W tej chwili Tio w niczym nie przypominała spokojnej, super Tio, którą się stawała, gdy robiło się poważnie, ani zwykłej perwersyjnej smoczycy, którą zazwyczaj była. Hej, Sensei. Dokonałem właściwego wyboru, prawda? Kiedy po raz pierwszy spotkałem Tio, Sensei udzieliła mi reprymendę. Powiedziała mi, że jeśli porzucę wszystko, co nie jest dla mnie ważne, to skończę samotnie. Że moje wybory nie przyniosą szczęścia ani mnie, ani ludziom, na których mi zależy. Ostatecznie moje priorytety się nie zmieniły. Nie byłem w stanie walczyć o sprawiedliwość, równość ani abstrakcyjne idee tego typu. Ale przynajmniej byłem gotów walczyć o to, co było ważne dla ludzi, na których mi zależało. W końcu to tylko dzięki Tio i reszcie udało mi się zejść tak daleko. Z uśmiechem patrzyłem, jak i y Łe, Szea i Kaori próbują oderwać dłonie Tio od jej twarzy. Potem spojrzałem na Jagaski i resztę, którzy również obserwowali tę scenę z uśmiechem. Widząc, jak wszyscy są szczęśliwi, poczułem się zrelaksowany. Moje emocje musiały być widoczne na mojej twarzy, bo kiedy się odwróciła się do mnie. Ach, zesztywniała. Po sekundzie zszokowanej ciszy nagle się zarumieniła. Zastanawiając się, co tak zdenerwowało Shizuku, Kaori i reszta również odwrócili się do mnie. Kiedy zobaczyli moją twarz, oni również zesztywnieli. Co? Zapytałem Yagashi, czując się trochę zażenowany. En nic. Po prostu. Wyglądałaś wyjątkowo łagodnie jak na siebie, więc, zdezorientowany dotknąłem swojej twarzy. Nie czułem, żeby mój wyraz twarzy był inny. Zapytałem Y wzrokiem, a ona skinęła głową na znak, że się zgadza. Co do cholery? Sprawiacie, że się rumienie. Szybko spróbowałem zmienić temat. Och, tak, muszę też coś zrobić z twoim ciałem, Kaori. Och. co masz na myśli. Zrobić coś z moim ciałem. Rumieniąc się, Kaori zerknęła na pobliską ścianę. Byłem prawie pewien, że za tą ścianą jest sypialnia. Otworzyłem usta, żeby coś powiedzieć, ale Y mnie uprzedziła. Ty cholerny zboczeńcu. Haime mówi o tym, co zrobi z tym ciałem, w którym jesteś teraz, po tym, jak wrócisz do swojego pierwotnego. Och. O, oczywiście, że to. Te to nie tak, jak myślisz, Hajime-kun. Niczego się nie spodziewałam. Poza tym chciałabym, żeby mój pierwszy raz odbył się w obecności Shizuku Han. Nie jestem zboczeńcem. Proszę, uwierz mi. Agaski spiorunowała Kaori wzrokiem, jakby chciała powiedzieć: Nie wciągaj mnie w swoje urojenia. Kropka. Tymczasem zauważyłem Mamanogabę dużącego w kącie. Sakagami i Taniguchi również zauważyli, że dziwnie się zachowuje, a potem wymienili spojrzenia. Oboje chcieli, żeby ten drugi podszedł i go uspokoił. Mamy tu całkiem ożywioną imprezę. Pamiętam, jak dawno temu Kaori i Jalgashi były wielkami klasy. Nigdy nie pomyślałem, że obie się we mnie zakochają. Zwłaszcza Kaori. Pomyślałem o rozmowie, którą odbyliśmy w noc poprzedzającą mój upadek do otchłani. Kaori przysięgła, że mnie ochroni. I nawet po moim upadku, była jedyną, która wierzyła, że wciąż żyje. Po tym, jak się spotkaliśmy, ciągle czuła się gorsza od Y i reszty. Do tego stopnia, że po tym, jak raz umarła, zamieniła się ciałami. Jej oddanie dla mnie było tak wielkie, że nie mogłem się nie wzruszać. Była niezdarą, która miała zwyczaj tak bardzo skupiać się na swoich celach, że nie zapominała o otoczeniu, ale była milsza i silniejsza niż ktokolwiek inny. Gdyby mnie wpadł do otchłani, prawdopodobnie byłaby idełem, do którego bym aspirował. Eee, ee, Heimekun. Wyglądało na to, że nieświadomie się na nią gapiłem. Rumieniąc się z zażenowania, Kaori odwróciła wzrok. Przepraszam, właśnie myślałem o naszej długości życia. O naszej długości życia? Kaori nie była jedyną osobą zaskoczoną tą odpowiedzią. Wszyscy wyglądali na zdezorientowanych. Uśmiechnąłem się do niej żałośnie i powiedziałem: Skoro zjadłem tyle mięsa potworów, nie mam pojęcia, co się teraz stało z moją długością życia. Wcześniej o tym nie myślałem, ale to było dość ważne. Kaori, i Isza przełknęły ślinę, wyglądając na zmartwione. Kaori wyglądała na szczególnie zmartwioną, jakbym właśnie ogłosił, że umrę jutro albo coś w tym stylu. Uniosłem rękę, żeby wszystkich uspokoić i dodałem, biorąc pod uwagę, że zostałem wzmocniony na każdy możliwy sposób. Moja długość życia jest prawdopodobnie o wiele dłuższa niż normalnego człowieka. Och, to miałaś na myśli. Kaori westchnęła z ulgą. Uśmiechnąłem się do niej i powiedziałem: niezależnie od tego, nie mam zamiar umierać i zostawiać igre samej. Ale Kaori, kiedy wrócisz do swojego pierwotnego ciała, będziesz miała taką samą długość życia jak zwykła osoba, prawda? To samo dotyczyło Jangaski i szei. Obie mruknęły. Och, podczas gdy Kaori powiedziała: To prawda, ja nie wyglądaj na tak zmartwioną. Milady udało się przyczepić swoją duszę do Golema i żyć przez tysiące lat, więc wiemy, że istnieją sposoby na dłuższe życie. W najgorszym przypadku możemy to zrobić z wami. Ale jest szansa, że nie znajdziemy sposób na wydłużenie waszego życia, jeśli trochę dokładniej zbadamy ciało tego apostoła. Kropka. Kaori wpatrywała się we mnie intensywnie. Przechyliłem głowę, zastanawiając się, czy powiedziałem coś dziwnego. Ale sekundę później uśmiechnęła się równie delikatnie jak Tio wcześniej i powiedziała, Mekun, zawsze myślisz o przyszłości, prawda? Czy to źle? Kaori gwałtownie pokręciła głową, a jej uśmiech stał się głębszy. W tym samym czasie Y, -e, Shea, Tio i Hagashii również się do mnie uśmiechnęły. Po prostu zawsze walczyliśmy o to, by wyjść z następnego kryzysu żywi, więc... Jestem szczęśliwa. Zwłaszcza, że przyszłość, o której myślisz, obejmuje mnie. Fufu, czuję się, jakby moje serce unosiło się. Rozumiem. Nie wiedziałem, co jeszcze powiedzieć. Kiedy zobaczyłem uśmiechy Kaori i wszystkich innych, poczułem, że i tak każde słowo, które mógłbym wypowiedzieć, byłoby bezcelowe. Czując, jak ciepło napływa mi do twarzy, znowu niezręcznie odwróciłem wzrok. W chwili, gdy to zrobiłem Kaori. Powinnaś wziąć to swoje ciało i odpłynąć z sercem. A potem nigdy nie wracać. Y, jak możesz tak mówić? Nie masz duszy? Nie wiedziałem, czy chciała oszczędzić mi spojrzeń wszystkich, czy po prostu Y lubiła drażnić Kaori, ale znowu zaczęła ją obrażać. Oczywiście uśmiech Teorii zmienił się z szczęśliwego w groźne i odwróciła się do Y-E. Jak zawsze, obie zaczęły się szarpać. Wzdychając, Szyja poszła jej rozdzielić, podczas gdy Tio tylko patrzyła, a Jagaski pokręciła głową. Dołączył do nich również tani głuchi, decydując, że fajniej będzie uczestniczyć niż odpoczywać. Gdy chaos znów zapanował w salonie, znów pomyślałem o słowach moich rodziców. Nie poddawaj się. Upewnij się, że wrócisz do nas, bez względu na wszystko. Ostatnia z ich siedmiu wskazówek okazała się bardziej przydatna, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. Nie martwcie się, mamo, Tato. Niedługo wracam do domu. Razem ze wszystkimi wspaniałymi ludźmi, których poznałem na tym świecie. Po słowie cześć wszystkim, miłośnik uni był Ari tutaj. Dziękuję bardzo za wybranie tomu dziesiątego Arifurety. To pierwszy raz, gdy mamy arc obejmujący dwa tomy. Co o tym myślicie? Wspomniałem o tym również ostatnim razem, ale pisanie o myślach i uczuciach postaci jest o wiele trudniejsze niż cokolwiek innego. Wymyślenie, co pasowałoby do osobowości każdej postaci, było naprawdę trudne i wiele razy utknąłem. Przez cały czas czułem się, jakbym robił jeden krok do przodu i dwa kroki do tyłu, aż w końcu udało mi się dotrzeć do punktu, w którym robiłem trzy kroki do przodu. Mógłbym pisać sceny bitewne przez wiele dni, ale takie bardziej emocjonalne momenty są naprawdę trudne. Spędziłem tyle czasu przyklejony do komputera, pisząc wszystkie te fajne sceny akcji, a potem odzyskiwałem zmysły i zdawałem sobie sprawę, że muszę pisać więcej emocjonalnych momentów i wpadałem w depresję. W każdym razie dość o moich nieszczęściach. Skończyło się na tym, że drugą połowę tego arcu zrobiłem dość krótką w oryginalnej wersji, ale w wersji drukowanej postanowiłem trochę bardziej rozwinąć wszystkie postacie. Mam nadzieję, że fani oryginału uznają cały dodatkowy tekst za wystarczająco wartościowy, aby sięgnąć po wersję drukowaną. Zbliżamy się do końca historii Arifurety i jesteśmy już w dwucyfrowych numerach tomów. Szczerze mówiąc, przez cały czas pisania tego tomu byłem pod wrażeniem faktu, że dotarliśmy do tomu dziesiątego. To wszystko dzięki wam, czytelnikom, że dotarłem tak daleko. Dziękuję wam bardzo, bardzo. Z drugiej strony, tom dziesiąty jest dostarczany z płytą ceden z dramatem. Na okładce płyty CD z dramatem tio nosi swobodne japońskie ubrania i wygląda w nich absolutnie świetnie. To tak, jakby przeszła w tryb supertio, aby podkładać głos. Niestety, w środku płyty CD z dramatem jest po prostu zboczeńcem od początku do końca. Dla tych z was, którzy kupili wersję z płytą CD z dramatem, mam nadzieję, że spodoba Wam się jej erotyczne sepanie. A teraz wybaczcie, ale chciałbym trochę się pokazać w tych kilku linikach, które mi zostały. Tom piąty mangi i tom trzeci spin-off mangi Arifureta 0 ukazały się w tym samym czasie co Arifureta 10, więc proszę, kupcie je również. Roga Sensei, Misaki Mori i Ataru Kamihi Sensei to wspaniali mangace, a ich sztuka naprawdę ożywia świat Arifurety. Manga to zupełnie inne doświadczenie niż powieści, więc zdecydowanie powinieneś spróbować. Anime również wkrótce wyjdzie, więc koniecznie je obejrzyjcie. A teraz, na koniec, podziękowania. Chciałbym podziękować takiej jak i Sensei, Roge Sensei, Misaki Mori i Ataru Kamihi Sensei za wszystkie ich wspaniałe ilustracje. Chciałbym również podziękować mojemu redaktorowi, korektorom i wszystkim pracownikom działu publikacji za to, że każdy tom jest tak doskonały, jak to tylko możliwe. Na koniec chciałbym podziękować moim czytelnikom, zarówno tym z Narole, jak i tym, którzy czytają wydania drukowane. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że będziecie nadal cieszyć się serią Arifureta. Eric jako śrej dodatkowe opowiadania królicza dziewczyna nie zna granic nie spojrzała na Heimę z tęsknotą, błagając o ukaranie. Heime i reszta odpoczywali w salonie pałacu Vanderschnę, regenerując siły po długiej męce. Tio siedziała na podłodze pod Jaime i patrzyła na niego maślanymi oczami, z palcem w ustach. Miała idealne spojrzenie, a to wkurzyło Haimę. Wyglądało na to, że Tio nadal miała nadzieję, że Jaime ukaże ją za ujawnienie, że potajemnie chciała go wykorzystać do zabicia Hita. Ale oczywiście Jaime wiedział o tym od początku, więc nie miał zamiaru dawać jej tego, czego chciała. Haimę. Haimę. Ożywczy głos przerwał zirytowany myśli Haimę. Odwrócił się do Y, -E, która siedziała obok niej i zapytał, tak? Czy mnie ukażesz? Kropka. Dobra, muszę się uspokoić. Po prostu zachowaj spokój, zabierz Y do tamtej sypialni. Hajime-kun, lepiej tego nie rób. W chwili, gdy Hajime zobaczył, jak za Kaori pojawia się jej stojak, odzyskało panowanie i skinął głową. Zamaskowany demon wyglądał jeszcze gorzej niż wcześniej. Czy ona używa magii ewolucji, żeby go urzeczywistnić, czy coś? Odwracając uwagę od Kaori, Jaime odwrócił się do Y i przekrzywił głowę. Ekhm? Skąd to się wzięło, Y? -E. Wyglądało to prawie tak, jakby zmienił temat, bo bał się dłużej patrzeć w oskarżycielskie oczy Kaori. Mmm bo myślałam, żeby powierzyć Cieszej. Wyglądało na to, że Y prosiła o ukaranie, bo pozwoliła, by strach przed przyszłością wziął nad nią górę. A ponieważ Tio prosiła o karę, Y nie chciała zostać pominięta. Spojrzała na Heimę błagalnie, podobnie jak Tio przed chwilą. Potem odwróciła się i wystawiła w górę swój słodki tyłek, jakby prosząc Heimę, żeby ją w niego klepnął i oblizała usta. Rozpadnie się. mm Srebrzysty błysk światła poleciał w stronę y e. Sekundę później sofa rozpadła się. y ledwo zdążyła się w porę wyturlać, by uniknąć eksplozji. Zimny podsłynął jej z czoła i odwróciła się do winowajczyni. Kaori. Kaori odwróciła się do Y z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Tak? Zapytała niewinnie, przez co Y kipiała z gniewu. Wyraz twarzy obu był na tyle przerażający, że mógłby doprowadzić dzieci do płaczu. Uspokój się, y Co do twojej kary. Czy Szei nie ukarała cię już wystarczająco? MRR. Y niechętnie opadła na inną, nieuszkodzoną sofę. Uśmiechając się krzywo, Jaime odwrócił się do Szei. Ale muszę powiedzieć. Jestem pod wrażeniem, że udało ci się walczyć z Y jak równy z równym, Sze. Rany Y -u goiły się natychmiast, mogła rzucać magię wysokiego poziomu bez inkantacji, a przede wszystkim mogła używać wszelkiego rodzaju starożytnej magii. Szczerze mówiąc, Jaime był zdumiony, słysząc, że Szea stała się wystarczająco silna, by walczyć z y -e. na wpół Nawpół zawstydzona, nawpół dumna Szea zarumieniła się, a jej królicze uszy poruszały się tam i z powrotem. Hehehe, myślałam, że tam umrę. Czy mogłabyś podać nam więcej szczegółów na temat waszej walki? W chwili, gdy Tioto zapytała, wszyscy nadstawili uszu. Y -u skrzyżowała ramiona i opowiedziała lekko drżącym głosem. Nawet gdy próbowałam zamrozić ją w lodzie, po prostu przebiła się przez moją magię pięściami. Czekaj, serio? Tą magią udało ci się powstrzymać golemami ledej? Jaime był teraz jeszcze bardziej zaskoczony. Ale oni wszyscy inni słuchacze wkrótce zdali sobie sprawę, że to tylko wierzchołek góry lodowej. Kiedy próbowałam ją powstrzymać magią grawitacji, po prostu zignorowała nacisk za pomocą ducha walki. En no cóż, ona specjalizuje się w magii wzmacniającej ciało. Ale i tak to niesamowite. Twoja magia grawitacji może nawet mnie odepchnąć, Y-e. odpowiedziała z podziwem Kaori. Rozpieprzyła mój smoczy grom. No cóż, gdyby pokryła swój odbojowy maną, teoretycznie byłoby to możliwe. Wymamrotała Tio i zatrzymała moje ataki magią przestrzenną samym ciałem. W tym momencie Hei i reszta zaczęli się zastanawiać, czy ona nadal jest człowiekiem bestią. Jednak Y jeszcze nie skończyła opowiadać o wyczynach Shei. Podobno każdy atak Shei przekraczał barierę dźwięku. Podobno wszystkie jej rany goiły się w ciągu sekund, nawet te poważne. Podobno, mimo że miała do niej niewielkie powinowactwo, szare była w stanie użyć magii ewolucji na swojej magii wzmacniającej ciało, dzięki czemu stała się tak szybka, że nawet y nie mogła śledzić jej ruchów. Podobno udało jej się wykorzystać swoją wrodzoną umiejętność królika do manipulowania swoją obecnością, robiąc to wszystko, co jeszcze bardziej utrudniało jej śledzenie. I nawet gdy y udało się trafić z zaklęciem, ta najwyraźniej po prostu wytrzymała je bez odniesienia obrażeń. Podobno same jej okrzyki bojowe były wystarczająco głośne, by spowodować u y wstrząs mózgu. Lista ciągnęła się w nieskończoność. Oczy grekuń y zaszkliły się, gdy przypomniała sobie wszystkie jej wyczyny Shei, a wszyscy ze zdumieniem odwrócili się do Shei. Och, zawstydzasz mnie tymi wszystkimi pochwałami, E. Szea naprawdę się zarumieniła. Właściwie wyglądała absolutnie uroczo, chowając twarz za uszami. Ale za tą uroczą powierzchownością. Shea, możesz stanąć tam na chwilę? Zapytał niedbale Haimę. HM. Czy to dobrze? Shea stanęła pod ścianą, jak poproszono. W chwili, gdy to zrobiła, Haimę z prędkością światła wyciągnął Donnę i wystrzelił w nią. Chociaż wystrzelił tylko gumowy pocisk, który nie został przyspieszony przez jego szynową armatę pola błyskawicy, Y i reszta byli szokowani, widząc, że strzelił do szei. Ła! Szyja niemal złapała pocisk wymierzony w jej ramię. Y i reszta zadrżeli. Ona naprawdę właśnie złapała pocisk w powietrzu. Jezu, o co chodziło, sam? Nawet gdy się dąsała, wyglądała uroczo. Myśląc, że może ostatni pocisk był przypadkiem, Haimem wystrzelił jeszcze jeden na wszelki wypadek. Rozległ się metaliczny brzęk, gdy Szyja zablokowała go pięścią, a wszyscy patrzyli na nią zszokowani. Lekcja magii y -e. część druga Podczas gdy wszyscy odpoczywali w salonie Wandereschnee I odyskiwali siły, Suzu nagle podeszła do Y-E Ona sama, czy możesz udzielić mi korepetycji z magii? Suzu splotła ręce przed piersią, wyglądając prawie tak, jakby się modliła Jej oczy błyszczały z oczekiwania Y-E, która próbowała uwieść Haimę, odwróciła się z fuch Zawstydzona, szybko się wyprostowała i udawała, że nie zamierzała się na niego rzucić Chcesz, żebym cię uczyła magii? Tak, udało mi się zdobyć chowańca, ale magia metamorfozy jest nadal trudna do opanowania. Dlaczego mnie pytasz? Bo jesteś najlepsza, ona sama. Suzu spojrzała na Igrekuę y z czymś, co przypominało uwielbienie bohatera. Igrekuę y zamrugała kilka razy, a potem dumnie wypięła pierś. Cieszyła się z pochwały. Mmm. Cóż, nie powiedziałabym, że jestem najlepsza, Marknęła, ale radośnie kopała nogami w przód i w tył. Jej radość była jednak krótkotrwała. Sekundę później dwie jej przyjaciółki przyszły zepsuć jej humor. Suzu-san, mówię to dla twojego dobra. Nie powinnaś prosić e y san żeby cię uczyła. Zgadzam się. Suzu, lepiej byś się uczyła ode mnie niż od y E. Szea, Tio, Szea i Tio położyły ręce na ramionach Suzu. Yuen spojrzała na nią zranionym wzrokiem, a Suzu tylko odwróciła się beznamiętnie. Ee, Szea, Sch, Dlaczego tak mówicie? Bo Y sen jest najgorszą nauczycielką na świecie. Co więcej, jest takim naturalnym geniuszem, że tylko się zniechęcisz. Szea, Tio? Kiedyś Szea i Tio próbowały uczyć się magii od Y, e ale ostatecznie Yue była zdumiona, zastanawiając się, dlaczego koncepcje, którym wydawały jej się niezwykle elementarne, umykały jej uczennicom. Fakt, że nie działała z arogancji, tak naprawdę zmiażdżył ducha Shea i Tio i sprawił, że poczuły się głupio. Nawiasem mówiąc, tak właśnie Igrekła y próbowała uczyć Shea i Tio, więc zbieracie swoją manę z bua, a potem idziecie na PFPF. Potem musicie iść za ciosem z Fiu. Proste, prawda? Nic dziwnego, że Shea i Tio były oszołomione. Igrekła y zwróciła się do Haimę z łzami w oczach. Wskazała na Shea i powiedziała, są dla mnie wredne. Tani głuchi. Polecam uczyć się też od Tio. Jest najlepszą nauczycielką wśród nas. Igrekła y usunęła się na ziemię. Nigdy nie spodziewała się, że Haime, ze wszystkich ludzi, ją zdradzi. Rozumiem. Wszyscy cię w końcu zdradzą. Tak po prostu są ludzie. Miałaś rację, Kopio. Pomyślała sobie. Podczuwała się do rogu pokoju i skulona, objęła kolana. I gdy się dąsała, wpatrywała się w Haime, tio, Nienawidzę was. Mruknęła. Potem schowała głowę w kolanach. Suzu patrzyła to na nią, to na i pozostałych, podczas gdy Shizuku zaśmiała się sucho, a tio tylko pokręciła zirytowane głowami. Hajma natomiast wyglądał na zbolałego, podobnie jak Ryutarou i kołki z jakiegoś powodu. Tylko Kaori wydawała się zadowolona z takiego obrotu spraw. Uśmiechając się, podeszła do Y, -E, nucąc do siebie i wyglądając na absolutnie zachwyconą. Y-sensei. -E Zawołała śpiewnym głosem. Shizuku zirytowana spojrzała w sufit, a wszyscy inni cofnęli się o kilka kroków, spodziewając się kolejnej bójki. Zginie, Kaori. Widzisz, oto twój problem. To dlatego, że zawsze jesteś taka wredna dla ludzi, że jesteś do dupy w nauczaniu. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że Kaori udziela rozsądnej rady, ale z jej wyrazu twarzy było oczywiste, że cieszy się, że jej w końcu uchwyciła jedną z niewielu słabości Y. -E. Tylko w pobliżu Y -E Kaori była kiedykolwiek tak wojownicza. Mimo to Heima tęsknił za czasami, kiedy była łagodną boginią jego liceum. Hej, mam pomysł. Dlaczego nie spróbujesz mnie uczyć? Na przykład. Co powiesz na to, żebyś nauczyła mnie, jak zmieniłaś kolor włosów za pomocą magii metamorfozy? Co ty na to? Tch. Po prostu będziesz się ze mnie śmiać i nazywać moim wyjaśnienia niezrozumiałymi Jedyne, czego Yue była skłonna nauczyć Kaori, to znaczenia bólu. Rzuciła się na uzdrowicielkę, ale Kaori była przyzwyczajona do gwałtownych wybuchów Yue, więc po prostu złapała pięści Yue i powiedziała, no już, przestań się wygłupiać i ucz mnie porządnie. Yue przez kilka sekund wpatrywała się w Kaori, ale potem najwyraźniej zmieniła zdanie i postanowiła zagrać w szaradę Kaori. Najpierw wściskasz swoją manę jak bła. Potem zaczynasz ją ugniatać jak pa. I na koniec wystarczy ją wypuścić z fiu. i Tio zwróciły się do Suzu, jakby chciały powiedzieć, widzisz, jej wyjaśnienia są niezrozumiałe. Wyraz twarzy z ustężał i uśmiechnęła się do nich nerwowo. Reakcja Shizuku była bardzo podobna. Żadna z nich nie spodziewała się, że idealna księżniczka wampirów będzie miała tak leżącą wadę. Jednak Greki, i Grek, więc po prostu robię bła, potem pa, potem wią. Udało mi się. Co? Oczy wszystkich praktycznie wyskoczyły z orbit, gdy wpatrywali się w Kaori. Udało jej się zmienić swoje srebrne włosy na czarne, postępując zgodnie z niezrozumiałym wyjaśnieniem greku e. Widzisz, wcale nie jesteś zła w nauczaniu, greku e. Od razu zrozumiałam Twoje wyjaśnienie. N naprawdę? Zrozumiałaś, co powiedziałam? Oczywiście. Po prostu robisz bła, potem pa, potem fiu. To bułka z masłem. Tak. To prawda. Zdecydowany wyraz twarzy Yue zmienił się w uśmiech. Wstała i wskazała na Sheitio, wypinając pierś tak mocno, że im wyglądało na to, że zaraz wygnie się do tyłu. Obie wciąż dochodziły do siebie po tym odkryciu, gdy Kaori dodała, co w was wstąpiło? Dlaczego jesteście takie wredne dla Y? N nie próbujemy być wredne, po prostu. R rzeczywiście. Jak to możliwe, że im w ogóle rozumiesz wyjaśnienie Y? -u? Kaori przechyliła głowę i odpowiedziała zmieszanym głosem: To znaczy, jej wyjaśnienie jest takie proste, prawda? To chwyciła się za piersi, upadła na ziemię, a oczysza jej zaszły mgłą. W ciszy, która nastąpiła, Suzu nieśmiało powiedziała: Naprawdę jesteś dobrą przyjaciółką i ona samy, Kaorin. Tym razem i grekła i Kaori temu nie zaprzeczyły. Nie mogły. Po raz pierwszy był zgodne. I taki grek sensei znowu zstąpiła: Sze, Ty, Hai i me. ty też na nogi. Zraniona duma i y została przywrócona i była gotowa, by znowu uczyć. Nikt nie mógł jej teraz powstrzymać. Kaima i mai pozostali wymienili spojrzenia, a potem niechętnie wstali. Dobrze, teraz powtarzajcie ze mną. Bła, państwo. Oczywiście nikt nie powtórzył tych słów. W końcu byłoby o wiele zażenującej wypowiadać takie bezsensowne dźwięki. Jednak YUE była bezlitosną nauczycielką. Powiedziałam, powtarzajcie ze mną. Zaczyna się od bła. Zrozumiałyście? Bła. Teraz powiedzcie to. By bła. Bła. Tylko Kaori wydawała się cieszyć z improwizowanej lekcji. Uśmiechając się, uniosła ręce w górę, wykonując nimi ruch, który prawdopodobnie miał być bła. Nie słyszę pasji w waszych głosach. Jeszcze raz. Tym razem powiedzcie to z sercem. Lekcja Y trwała dość długo, sprawiając, że Heima i pozostali umierali w środku. Arifureta Akademia Magii, Petuś, uczeń z wymiany i ofiara dziesięcioletni książę Heiliq, królestwa, w którym mieściła się niesławna Akademia Magii, zakochał się. Przynajmniej tak głosił plotki. Podobno przybył na ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego w Akademii jako gość i zakochał się w jednej z uczennic od pierwszego wejrzenia. Oczywiście uczniowie zaczęli plotkować o tym, kto może być potencjalną przyszłą królową Heiliq. Plotki nasiliły się dopiero wtedy, gdy szkoła ogłosiła, że książę Lundel będzie od tego dnia uczęszczał do Akademii. Był pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który miał uczęszczać do Akademii. Dla uczniów było oczywiste, że przyjechał tu, by gonić za swoją pierwszą miłością. I wszyscy chcieli zobaczyć, kogo wybrał. Zwykły uczeń Jaime Gumo, roztargniony, słuchał plotek uczniów wokół siebie, idąc korytarzem. W końcu cię znalazłem. Jaime Gumo. Ale zatrzymał się, gdy ktoś nagle zawołał jego imię. Odwracając się, zobaczył księcia wpatrującego się w niego. Wyglądało na to, że ma z Haiman na pięku. Po uczniowień wpatrywali się w Lundela z zdziwieniem, a potem oskarżycielsko spojrzeli na Haimę. Wydawało się, że wierzą, że znowu zrobił coś, by wywołać kłopoty. Oczywiście Haimę poczuł się urażony, że wierzyli, że wszystkie poprzednie zamieszania były jego winą. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Czy czegoś ode mnie potrzebujesz? Kilku obserwujących uczniów wybuchnęło śmiechem. Grzeczna mowa w ogóle nie pasowała do Jaime. Lundel był tak skupiony na Haimę, że nawet nie zauważył reakcji otaczających go uczniów. Podszedł do przodu i oznajmił: muszę z Tobą porozmawiać o Twojej dziewczynie. Więc plotki były prawdziwe? Książę naprawdę przyjechał tu, by uganiać się za dziewczyną? Pomyśleli uczniowie. Coraz więcej osób zaczęło gromadzić się na korytarzu. I jednocześnie uczniowie pomyśleli, chwila, co pierwsza miłość księcia ma wspólnego z na Nagumo? Hajime sam zastanawiał się nad tym samym. Dziewczyna? Mam dziewczynę? Chwila, czy to znaczy, że dziewczyna, w której zakochany jest książę, ma coś wspólnego ze mną? Jego umysł pędził wściekle, Hajime doszedł do okropnie błędnego wniosku. Chwila, czy on mówi o Greku? Nie ma mowy. Y była nową przedstawicielką uczniów podczas ceremonii rozpoczęcia roku szkolnego i była adoptowaną córką Jaime. Wszyscy widzieli, jak nazywała Haimę tatusiem, więc wiedzieli, że jest z nim w jakiś sposób spokrewniona. Teraz wszystko ma sens. Ono musi mówić o Y. Więc próbujesz położyć rękę na mojej córce, co? Ty królewski gnojku? Jaime był podręcznikowym przypadkiem kochającego rodzica. Spotkał zdecydowane spojrzenie księcia miażdżącym spojrzeniem. Lundel, jak i pobliscy uczniowie, wszyscy się zdrygnęli. Ktoś rozstaw barierę. Zabiorę młodszych uczniów w bezpieczne miejsce Zmęczony starszy uczeń, przyzwyczajony do radzenia sobie z częstymi incydentami w szkole, zaczął ewakuować ludzi z okolicy. Tymczasem Lundel pogrążył się w myślach. On próbuje mnie zastraszyć tym spojrzeniem. Naprawdę nie chce oddać swojej dziewczyny, Kaori. Rzeczywiście, dziewczyną, w której zakochał się Lundel, była Kaori. Został poknięty w całości przez jednego ze smoczych błyskawic i y grykła podczas ceremonii rozpoczęcia roku szkolnego, a potem kapłanka przyszła uleczyć jego obrażenia. Zakochał się w świętej uzdrowicielce od pierwszego wejrzenia. Oczywiście nie miał pojęcia, że Kaori była jedną z przyczyn bójki podczas ceremonii rozpoczęcia roku szkolnego i że ona, wraz z Szeą y i Greko była uważana za jedno z czwórki problematycznych dzieci szkoły. Rzeczywiście, tylko dlatego, że nie wiedział, co kryje się pod świętym wyglądem Kaori, zakochał się w niej. I tak przyszedł tutaj, aby zobaczyć, jakim człowiekiem jest ukochany Kaori. Słyszałem. O tobie. Słyszał. Od kogo? Emigreku? Greku? Pomyśl, jest częścią samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej i wszyscy byli tam, aby powitać księcia, kiedy został po raz pierwszy przyjęty do szkoły. Musiała wtedy o mnie mówić. Cóż, jeśli on chce mojej córki, nie ma potrzeby być dla niego uprzejmym. Nieporozumienie Haima jeszcze się pogłębiło i warknął. Och. I co słyszałeś? Co? Jego usta wykrzywiły się w nieustraszony uśmiech. Pej poprosiłem miała rękę, ale powiedziała, że nie może, bo zamierza wyjść za ciebie. Emigrek -y u chce za mnie wyjść? Och, czekaj, ona prawdopodobnie po prostu przechodzi przez tę fazę, którą przechodzą wszystkie dziewczyny, kiedy mówią, że chcą poślubić swojego tatę. Och, Emigreku, -y jesteś taka słodka i. Powiedziała, że zdobędzie twoją miłość za wszelką cenę, sprawi, że ją zapłodnisz i założy cię szczęśliwą rodzinę. I że do wszystkich rywali, którzy staną jej na drodze. Czekaj, poważnie? Uch, emigreku, jesteś tak mną zauroczona? Chwila, czy naprawdę użyłaś tych słów? Jestem trochę zszokowany. Zimny podsłynął po plecach Hajime, gdy próbował przetworzyć te nowe informacje. Musiał przemyśleć, jak wchodzić w interakcję ze swoją córką. na Nagumo, odpowiedz mi na to. Czy zamierzasz odwzajemnić jej uczucia? Lundel był zdeterminowany, aby doprowadzić to do końca, dla dobra swojej ukochanej Kaori. Z drugiej strony Jaime panikował teraz, gdy dowiedział się o zakazanych uczuciach swojej córki. Uczniowie obserwujący w tym momencie usłyszeli całą historię od członków klubu Gazetki, którzy przyszli zobaczyć, co się dzieje i wiedzieli, że Kaori jest obiektem westchnień Lundela. Ale żaden z nich nie wiedział, że Jaime popełnił poważne nieporozumienie. Czekali, aby zobaczyć, jaka będzie odpowiedź Jaime na szczere pytanie Lundela. Chcieli wiedzieć, czy Y jest jego jedyną miłością, czy też zamierza wziąć dla siebie również Kaori. Oczywiście Jaime odpowiedział Lundelowi szczerze. Nie mam żadnego interesu w odzajemnianiu jej uczuć. Och, on naprawdę to powiedział? Podczas gdy uczniowie ożywienia szeptali między sobą, oczy Lundela zaczęły błyszczeć nadzieją. Jednak ta nadzieja była krótkotrwała. Ale nie mam też zamiaru oddać jej tobie. Co? Lundel nie był jedynym zaskoczonym tym. Gapiów również. Jasna cholera, że oddam ją jakiemuś randomowi takiemu jak ty. Co masz na myśli, mówiąc random? On jest księciem, na litość boską. Jedną z najbardziej wpływowych osób w królestwie. Pomyśleli jednocześnie uczniowie. Więc mimo, że nie planujesz akceptować jej uczuć, nadal zamierzasz trzymać ją przy sobie? HMPH, ona jest dla mnie po prostu tak ważna. Poza tym jest jeszcze młoda. Za wcześnie, żeby myślała o małżeństwie. Nie pozwolę ci jej mieć. Jakim egoistą możesz być? Zwłaszcza kiedy już masz Y Sensei. Ale podczas gdy uczniowie kipieli z zazdrości, Lundel myślał o czymś zupełnie innym. M młoda? Jak to Kaori jest za młoda? O czym on mówi? Czy ma na myśli, że jest jeszcze niedojrzała? On też zaczął źle rozumieć. P przy okazji, co masz na myśli, mówiąc, że jest młoda? Nie wygląda mi na taką. Gapiński skinęli głowami na znak zgody. Odwrócili się do Haimę, czekając na jego odpowiedź. To znaczy, spójrz na nią. Oczywiście wygląda młodo. N naprawdę? J jesteś pewien? Chyba jej twarz jest trochę dziecinna, ale... Zarówno Lundel, jak i inni uczniowie nie do końca zgadzali się z oceną Haimę. Zastanawiając się, jaka greku y może wyglądać dojrzale dla kogokolwiek, Haimę dodał, jeśli nie uważasz, że nie wygląda młodo, udowodnię ci, że nie zachowuje się młodo. Na początek spójrz, jak rozpieszczona jest. N naprawdę? Możesz podać więcej szczegółów? Uczniowie byli również bardzo ciekawi, jak Kaori zachowuje się jak rozpieszczona. HMM. Cóż, na początek? Zawsze prosi o przytulenie. Ona tak? Nie do wiary. Ja też chcę ją nosić na rękach jak księżniczkę. Uch, czy mnie nie słyszałeś? Powiedziałem przytulanie. Wiesz, normalne przytulanie. Od przodu. Od przodu. Co za niegrzeczne rzeczy robisz z Haimę, Kaori. I nadal nie potrafi sama spać, więc zawsze nocą zakrada się do mojego łóżka. Nie potrafi sama spać. Och, i boi się sama chodzić do łazienki w nocy, więc muszę z nią iść. Ona co? Poza tym nie potrafi nawet sama umyć włosów. Nie potrafi? Czekaj, Kaori San. Czy nie jesteś trochę ze stara, żeby robić takie rzeczy? Pomyśleli uczniowie. Lundel z kolei skupił się na innej części słucha i Czekaj. Skąd wiesz, że nie potrafi sama umyć włosów? O tak, dobry punkt. Nie mów mi, że kąpiecie się razem. Pch. Czy to nieoczywiste? To dlatego, że kąpiemy się razem. Ty. Co? Lundel był tak szokowany, że upadł na czworaki. Tymczasem uczniowie zadrżyli z przerażenia. Sposób, w jaki Haima przyznał się do tego tak swobodnie, dał im jasno do zrozumienia, że jest dla nich zbyt wielkim hadem. Rozumiesz już? Jest jeszcze za młoda, żeby myśleć o małżeństwie. W najlepszym razie pozwolę ci się z nią zaprzyjaźnić, jeśli spróbujesz poprosić ją o coś więcej. zmiażdżę ci jaja. Wszyscy uczniowie zakryli swoje klejnoty i cofnęli się o kilka kroków. Z drugiej strony wszystkie dziewczyny były zdumione, jak odważna jest Kaori. Nie mogę uwierzyć, że ona bierze kąpielę z Nagumasanem. Po kilku sekundach Lundel ocknął się z szoku i wstał na nogi, El nie myśl, że już wygrałeś. Odwrócił się na pięcie i uciekł, płynęły mu z oczu. Po kilku sekundach Jaime powiedział: Hech, przynajmniej ma jaja. O dziwo, uśmiechał się. Ostatecznie nieporozumienie nigdy nie zostało wyjaśnione, ale w rezultacie ocena lundela przez Jaime wzrosła. Po szkole pewne trio odwiedziło Kaori. Kaori, jak śmierć zakradać się do łóżka Jaime, Zapłać za swoje grzechy śmiercią. Kaori san, nie mogę uwierzyć, że nocą zabierasz Haime-sana do łazienki. Jak możesz być tak sprośna? Kaori, czy to prawda, że nie zakradałaś się do kąpieli mistrza? Jeśli tak, śmierć jest dla ciebie odpowiednią karą. Co? O czym wy mówicie? Uspokójcie się, wy trójka. Kaori, ja? Ja i tak cię zaakceptuję. Nawet jeśli nie możesz umyć sobie włosów, i tak cię kocham. Wasza wysokość? O czym do cholery mówisz? Oczywiście ten incydent zakończył się wysadzeniem części szkoły w powietrze. Niestety, nieporozumienie nigdy nie zostało wyjaśnione i przez wiele dni ludzie rzucali Kaori z spojrzenia, gdy widzieli ją w szkole. Super o co? Powiedziałeś? Strzokowany głos rozległ się w salonie ukrytego pałacu w Andreschne. czy wszystko w porządku? Tu źle się czujesz? Czy strach cię dopadł? Czy mam rzucić na ciebie magię leczenia? Drżące, pełne troski głosy podążyły ze zszokowanym okrzykiem. Pierwszy głos należał do Haime, a drugi i trzeci odpowiednio do Kaori. Czy nie jesteście trochę zbyt okrutni? Tio gorąco protestowała. Y -e przełknęła ślinę, wszystkie spojrzenia były utkwione mniej. Y. -e. Dlaczego nawet ty wyglądasz na tekst szokowaną? Tio rzuciła Y -e zranione spojrzenie. I drżącymi rękami Haime. Mistrzu, dlaczego twoje ręce drżą? Haime pomasował skronie, a potem zwrócił się do Suzu i Ryutaro. Tani głuchi, sakagami. Jesteście pewni, że to właśnie widzieliście? Tak. Wiem, że trudno w to uwierzyć, Nagumo-kun, ale. To naprawdę była Super Tiosan. Tak. Najstraszniejsze jest to, że była jeszcze bardziej niesamowita niż wtedy w szalkinie. Niemożliwe. Mistrzu, moja cierpliwość dobiega końca. Jeśli będziesz kontynuował tę grę, naprawdę uderzę cię w twarz. Tios trzasnęła kostkami, czego nikt wcześniej u niej nie widział, ale Suzu nadal ją ignorowała i wykrzyknęła to była bez wątpienia Super tiosan, edycja królewska. Kropka. To był powód napięcia w pokoju. Podczas gdy pili herbatę, Suzu i Ryutaro opowiedzieli wszystkim o dostojnej, pełnej godności Tio, którą widzieli podczas jej próby. Historia sprawiła, że Jaime i reszta za nie mówili. Cholera, jak to możliwe, że ciągle to przegapiam? Boże, to wszystko twoja pieprzona wina. Jaime zaklął, jakby przegapił jedyną w swoim rodzaju okazję. Naprawdę chciał zobaczyć Super Tio i to był drugi raz, kiedy przegapił swoją szansę. Zwiesił głowę z rozpaczy, a Tio rzuciła mu spojrzenie jeszcze bardziej pogardliwe niż e. Nie rozumiem. Zawsze taka byłam. Nawet gdy byliśmy w szaltinie, po prostu robiłam to, co trzeba było zrobić. Dlaczego wszyscy zachowujecie się tak, jakby to była jakaś ukryta strona mojej osobowości, która nigdy się nie ujawnia? Tio miała rację, ale wydawało się, że nie zdawała sobie sprawy z tego, jak absurdalne wydawały się jej normalne działania. Ignorując jej pytanie, Y. pocieszająco uśmiechnęła się do Haima i położyła swoje dłonie na jego. Teraz, gdy zdobyłam całą starożytną magię, nie ma niczego, czego nie mogę zrobić. Co? Naprawdę możesz to zrobić, Y. Tak. Zostaw to mnie. Y. odwróciła się do Tio. Jej obsesja na punkcie Jaime była tak wielka, że zrobiłaby wszystko, by spełnić jego życzenie. Wyczuwając, że jej życie jest w niebezpieczeństwie, tio szybko wstała i mruknęła, M muszę gdzieś iść. Gdzie ty się kurwa, wybierasz? Niestety Y -e okrążyła ją, by ją zatrzymać. Pe przestań sprawie, że pokażesz swoje prawdziwe oblicze za pomocą magii i ducha. Stań się normalna, Ty okrzyknęła, gdy błysk białego światła wypełnił pokój. Chwilę później fufu, -fu, co za kłopotliwe dziecko z ciebie. MMM. Kiedy światło zgasło, Jaime i reszta zobaczyli tionę osącą Yue na rękach. Spojrzała na Yuen z naganą, jak matka karcąca swoje niegrzeczne dziecko. Jaime przełknął zaskoczenie i spróbował rozdrażnić Tio, żeby zobaczyć, co się stanie. Hej, zboczańcu. Mistrzu, dlaczego te ostre słowa? Czy zrobiłam coś, co cię zdenerwowało? Zamiast dyszeć z radości, wyglądała na zranioną. Jaime był tak zszokowany, że zsunął się z sofy. Potem spojrzał na resztę, którzy skinęli do niego głowami. To Super Tio-san. Och, jesteście dziś tacy energiczni. Tio uśmiechnęła się delikatnie do wszystkich. To była bez wątpienia Super Tio. Tatio, Możesz mnie już postawić? Y -u wyglądała na trochę zawstydzoną, gdy pytała. Ale Y, nawet jeśli zrobiłaś to dla mistrza, nadal musisz przemyśleć swoje działania. Co? Nieco do mnie. Jesteś tu najstarszą osobą po mnie. Jeśli nie będziesz zachowywać się odpowiedzialnie, jaki przykład dasz innym? Y, Y, Y. -y, -y. Przepraszam. Y -n spodziewała się, że zostanie pouczona przez ją ze wszystkich ludzi. Co więcej, Tio miała rację. Y nie miała nic do powiedzenia, zwłaszcza że Tio wyglądała tak dojrzale. Widząc, jak łatwo Tio zastraszyła Y, -E, wszyscy obecni zdali sobie sprawę, że super Tio była jeszcze bardziej imponująca, niż sobie im wyobrażali. Źrenice Suzu zamieniły się w serca i szepnęła ochrypłym głosem one sama. Kropka. Nawet Kaori i Shizuku były zauroczone tą nową, ulepszoną Tio. Y, -E, która wciąż była na rękach Tio, spojrzała na nią i mrknęła, więc to jest prawdziwy smokolot. Niesamowite. Koki również był oczarowany tą nową Tio. Reuteru jednak siedział w pozie medytacyjnej, powtarzając w kółko, nie dajcie się jej zwieść. To wszystko podstęp. Kropka Ach, zapomniałam, że tio -san jest taka, kiedy robi się poważna. Gdyby tylko zawsze się tak zachowywała, my... Chwila, Haime-san? Co się stało? Shea widziała już super-Tiores wcześniej, więc była mniej szokowana. Odwróciła się do Haime, ale Lenzane z zobaczyła na jego twarzy pozbawiony wyraz-wyraz twarzy. Nie, po bliższym przyjrzeniu się zdała sobie sprawę, że im wyglądał na prawie sfrustrowanego. Sekundę później wstał i odepchnął z Kaori, który tłoczył się wokół Tio. Hej, Tio? Tak, mistrzu? Tio uśmiechnęła się delikatnie do Haime. Jednak on chwycił ją za ramiona i krzyknął, to nie jest reakcja, jakiej chce. To wszystko jest źle. Tio, chce co jest, mistrzu? Proszę, uspokój się i chociaż była wstrząśnięta, Tio szybko odzyskała opanowanie i próbowała spokojnie poradzić sobie z Haimę. Ale on przerwał jej pełnym udręki krzykiem. Musisz pamiętać, kim naprawdę jesteś. Chociaż to z jego winy Tio stała się taka, Jaime nie mógł znieść widoku super Tio. Jesteś zboczeńcem. Zupełnie beznadziejny zboczeniec. En nawet jeśli jesteś moim panem, nie mogę pozwolić ci na Haimę nacisnął na ramiona Tio tak mocno, że nie ją boleć. Tio z kolei skrzywiła twarz z bólu, ale Haima zignorował ją. Jesteś jedyną osobą na całym świecie, nie, w całym wszechświecie, która byłaby szczęśliwa, gdyby dostała kopniaka w dupę. To był nieszczęśliwy moment nieuwagi. Obudź się, Tio, jesteś tym rodzajem przerażającego zboczeńca, który wyślizgnę się z akurat swojej klatki, utknę z dupą i będzie się rozbierać w nieodpowiednich momentach. Taka właśnie jesteś. I y i reszta za nie mówili. Nie mogli uwierzyć, że Jaime naprawdę mówił to wszystko do Tio, skoro ona akurat była poważna ale jednocześnie wyglądał na tak zdesperowanego, że nie mogli się zmusić, by mu przerwać. Po prostu patrzyli zdezorientowani to na Haimę, to na Tio. Jesteś bezwartościowym, zboczonym smokiem, który znajduje przyjemność nawet w najbardziej ohydnych karach. Kropka. Hech. Uch. Czy tylko mi się wydaje. Czy Tio Sen nagle wygląda inaczej? Pomyślała Shea. Jesteś ukochaną księżniczką klanu Klarus, prawda? Hach. Hach. Tio, która jest po prostu dojrzała i wyrozumiała, jest jak hamburger bez kotleta. Albo jak napój gazowany bez gazu. Albo jak córy bez ryżu. Nie jesteś jesteście bez swoich zboczonych części. Tio spojrzała na Haimę z ekstazą na twarzy, czekając, aż zadaje jej ostateczny cios. O, przytomni! chcę tę jedyną, supermasochistyczną, zboczoną tio. Ach, proszę, obrażaj mnie więcej, mistrzu. Ukaż tego zboczonego smoka. Stara tio wróciła. Uśmiechając się, Haimę powiedział: Witaj z powrotem, tio, śliniąc się, Tio uśmiechnęła się z miłością. Wróciłam, mistrzu, i przeszedłaś kolejną z moich prób. Kocham cię. Ja cię jednak nie kocham. Och, mistrzu, tio i Haiman zachichotali. Wszyscy inni patrzyli, myśląc, lepiej weź za to odpowiedzialność, haj i Jednak jednocześnie nienawidzili tego, że czuli się trochę ulżeni powrotem normalnej tio. Baśnia Arifurety, Aladdin dawno, dawno temu żył sobie biedny chłopiec o imieniu Aladdin. Jego rodzice zmarnowali wszystkie swoje pieniądze na zakup gadżetów anima i popadli w biedę. Ale sam Aladdin było taku, więc nie mógł narzekać. Jednak pewnego dnia przed Aladdinem pojawił się mak, który twierdził, że jest jego dalekim krewnym. Mak był od stóp do głów okryty długą szatą, nawet jego twarz była ukryta pod dużym kapturem. Chociaż twierdził, że jest krewnym, wydawał się Aladynowi dość podejrzany. Właściwie nigdy w życiu nie widział nikogo bardziej podejrzanego. Był pewien, że mak jest jakimś oszustem. I przypominając sobie, przypomniał, że ostatnio było mnóstwo oszustów, którzy chodzili i opowiadali ludziom o tym, że są niesamowite prace, w których można zarobić tysiące dolarów dziennie, wykonując stosunkowo niewiele pracy, podczas gdy w rzeczywistości biegali w poszukiwaniu ludzi do porwania i sprowadzenia do burdeli i tym podobnych. Wierząc, że Mak jest jednym z takich oszustów, Aladdin wyciągnął pistolet, który nosił do samoobrony i wycelował go w MAGA. Zeskoczony Mak odskoczył i opuścił kaptur. Przyjrzał się Aladdinowi uważniej, a potem powiedział zaskoczonym głosem: Przepraszam. Skłamałem. Nie jestem z tobą spokrewniony. Jestem twoją żoną. Oświadczenie MAGA sprawiło, że wydała się jeszcze bardziej podejrzana. Naturalnie, Aladdin odpowiedział: Rozumiem. To ma sens. Kiedy organizujemy ślub? Wyglądało na to, że wziął słowa MAGA za dobrą monetę. Niestety, jej uroda urzekła go, uniemożliwiając mu coś wymyślenia. To była jej wina, że była taka cholernia ładna. Nawet gdyby to było jakieś oszustwo małżeńskie, Aladyn z radością pozwoliłby tej pięknej magowie oszukać się. Dziś po południu. Oczy Maga błysnęły. Nie myślała już nawet o oszukiwaniu Aladyna. Początkowo podeszła do niego z zamiarem oszukania go, ale teraz zależało jej tylko na tym, by zostać jego żoną. I tak para pobrała się zaledwie kilka godzin po pierwszym spotkaniu. Ale zanim mogli odbyć ceremonię ślubną, Mag poprosił Aladyna o jedną rzecz: zanim się pobierzemy. Możesz mi pomóc zdobyć magiczną lampę z jaskini? Jaką magiczną lampę? MMM. Podobno w lampie mieszka Jin, który może spełnić każde życzenie. Jeśli ją zdobędziemy. Jeśli ją zdobędziemy, to co? Będziemy mogli zorganizować najlepszy ślub w historii. Magiczna dziewczyno. Jesteś geniuszem. Nie było nikogo w pobliżu, kto mógłby ich powstrzymać. Aladdin i Mak udali się do jaskini na swoją pierwszą randkę, flirtując przez cały czas. Weszli razem do jaskini i badali jej głębiny, rozmawiając o tym, o jakie inne życzenia poproszą Jina, gdy już skończą swój ślub. Mieli dość pustyni, więc myśleli o tym, by poprosić Dzina o zbudowanie im ładnego, białego domu na wybrzeżu. Domu z łóżkiem typu king Shiza, Oczywiście. Nie wpadli w przepaść, nie musieli się martwić o żadne foki ani walczyć z żadnymi niebezpiecznymi strażnikami jaskini, aby dotrzeć do lampy. Właściwie znaleźli ją całkiem łatwo. Wierząc, że już odnieśli sukces, chwycili lampę i odwrócili się, by odejść. Niestety dla nich, próby często pojawiają się, gdy najmniej się ich spodziewamy. Czekajcie, Aladdin Kun. Nie daj się oszukać tej wiedźmie. Księżniczka kraju nagle pojawiła się przy wejściu do jaskini z orszakiem żołnierzy. Jak śmiesz oszukiwać Aladyna Kun, żeby poszedł ze tobą do tej jaskini, ty wiedźmo. Jakie sprośne rzeczy planowałaś mu zrobić. To znaczy, jakie niegrzeczne. To znaczy, jakie okropne rzeczy planowałaś mu zrobić. Martwię się o ten kraj z tobą u władzy. Mak spojrzał na księżniczkę, zastanawiając się, jak ten kraj zdołał funkcjonować, skoro jego przywódcy byli tacy. Oczywiście nie zdawała sobie sprawy z ironii, że chwilę temu zachowywała się praktycznie tak samo. Chodź, Aladyn Kun. Ożyń się ze mną. Uśmiechając się, księżniczka oświadczyła się Aladynowi. Żołnierze stojący za nią patrzyli na nią z rozczarowaniem. Oczywiste było, że oni również martwili się o przyszłość tego kraju. Usłyszawszy propozycję księżniczki, Aladyn powiedział: Y, i y, grek, y, kim ty do cholery jesteś? Spojrzał podejrzliwie na księżniczkę. W rzeczywistości księżniczka od dawna miała oko na Aladyna. Można nawet powiedzieć, że go prześladowała. Jednak nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale kiedy księżniczka zobaczyła, że nagle pojawia się przed nim wiedźma, wybiegła, nie zastanawiając się, jak dziwne jest to, że goni za mężczyzną, z którym nigdy tak naprawdę nie rozmawiała. Nic dziwnego, że żołnierze wyglądali na tak rozczarowanych. Hmph, chyba coś źle zrozumiałaś, księżniczko. Aladyn jest już moim mężem, teraz wynoś się stąd. Wiedźma przylgnęła do Aladyna i uśmiechnęła się do księżniczki. Aladyn odwzajemnił uścisk wiedźmy, a żołnierze księżniczki zaczęli nalegać, by wróciła do pałacu. Jednak słowo odwrotnie istniało w słowniku zakochanej księżniczki. Dobra, skoro doszło do tego, nie ma odwrotu. Chodź, ginie pierścienia. Księżniczka potarła pierścień na swojej dłoni i wyrecytowała zaklęcie. Sekundę później w powietrzu pojawiła się osoba. O co chodzi, księżniczko? Mówiłam ci już wiele razy, że nie uznam cię za swoją panią. Brak ci do tego sadystycznego temperamentu. Najwyraźniej pierścień księżniczki był magicznym przedmiotem, który przywoływał perwersyjnego żona spełniającego życzenia. Perwersie pierścienia. Zapieczętuj tę wiedźmę w tej jaskini, a potem teleportuj mnie Jalodenka Ku do zamku. Jak już mówiłam, nie mam zamiaru słuchać. Oho, czy moje oczy mnie mylą? Ten młody człowiek tam wydaje się mieć zadatki na wspaniałego sadystę. Jego poziomy mocy sadystycznej wynoszą ponad 9 tysięcy. Wyglądało na to, że perwers pierścienia miała specjalną zdolność mierzenia poziomu sadyzmu u innych. W chwili, gdy zauważyła Ladyna, jej obojętność wobec bieżących wydarzeń zniknęła. Zanim wiedźma zdała sobie sprawę, że ta zboczenica jest zagrożeniem, było już za późno. W końcu znalazłem mistrza, któremu jestem przeznaczona służyć. Perwersie pierścienia, proszę. Jak sobie życzysz? Masz to. Perwers pierścienia pstyknęła palcami, a Księżniczka, jej żołnierze, ona sama i Aladdin zniknęli w kłębach dymu. Teleportowała ich wszystkich z powrotem do zamku Księżniczki. W tym samym czasie rozległ się głęboki huk, a wejście do jaskini zawaliło się, więżąc wiedźmę w środku, Przeprzeklęta księżniczko. Księżniczką. Wiedźma ze złością tupnęła nogami. Musiała jakoś odzyskać swojego ukochanego Aladyna. Zapłacisz mi za to, Księżniczko. Ale zanim zdążyła zabić Księżniczkę lub odzyskać Aladyna, musiała najpierw wydostać się z jaskini. HMPH nie doceniłaś mnie, kiedy jej gniew nieco opadł, wiedźma nagle przypomniała sobie, że wciąż ma lampę. Wyciągnęła ją z kieszeni i wpatrzyła się w nią. Bez wątpienia księżniczka była zbyt zajęta uwielbieniem Aladyna, by choćby rozważyć możliwość, że mógł istnieć drugi przedmiot przywołujący Dzina. Czekaj na mnie, Aladynie. Uratuję cię. Chodź, Dzinie lampy. Wiedźma potarła lampę, a z niej w kłębach dymu wyskoczyła para króliczych uszu. Króliczek lampy przybył. Zwoniłeś? Króliczka wyszła z lampy. Jej obfite piersi podskakiwały w górę i w dół. Patrzenie na nie denerwowało wiedźmę, ale odrzuciła na bok swoje uczucia i odchrząknęła. Wyciągnij mnie z tej jaskini. Jak sobie życzysz. Rach. Jean spełnił życzenie wiedźmy w zaskakująco fizyczny sposób. Zrobiła pięści jednym ciosem, przebiła się przez gruz. i γ, γ, a teraz możesz mnie zabrać do zamku? Wiedźma zapytała niepewnie, obawiając się, że jej życzenie zostanie spełnione w niezbyt delikatny sposób. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Chodź, wskakuj mi na plecy. Pośpiesz się. Ee, e, no dobra. Nadzieję wiedźmy, że króliczka teleportuje ich jak perwers pierścienia, zostały okrutnie rozwiane. Ruszamy. Pędź jak wiatr. Zgodnie z obietnicą, króliczka rzeczywiście pędziła jak wiatr. W ciągu kilku sekund doprowadziła wiedźmę do zamku i spuściła łomot wszystkim strażnikom stojącym jej na drodze. Następnie kopnęła bramę zamku i zaprowadziła wiedźmę do pokoju księżniczki. Bez słowa króliczka lampy wyzwała drzwi na księżniczki na pojedynek. W końcu to był jedyny sposób na zakończenie tej waśni. I tak króliczek lampy i perwers pierścienia stanęły naprzeciw siebie, podczas gdy księżniczka i widźma patrzyły na siebie gniewnie. Bitwa się rozpoczęła i była tak zaciekła, że cała część zamku została zniszczona w powstałym chaosie. Żołnierze strzegący zamku zaczęli rozważać zmianę zawodu, a mieszkańcy miasta uciekli z okolic pałacu. Aladyn Kukun, jeśli się ze mną ożenisz, będziesz mógł korzystać ze specjalnej magii rodziny królewskiej, władzy. Będziesz mógł spełnić wszystkie swoje życzenia, więc ożeni się ze mną. MMM. Co za wulgarne podejście. Nie martw się, Aladynie, sama spełnię każde twoje życzenie. Wiedźma odpowiedziała. Mistrzu, ja również spełnię każde twoje życzenie, więc proszę, uczyń mnie swoim zwierzątkiem. Ale dynie, san, nie chcesz żony króliczki? Użyję siły, by spełnić każde twoje życzenie. Wszystkie cztery dziewczyny wyznały swoje pragnienie spełnienia wszystkich życzeń Ladyna. I gdy patrzył, jak zamek wokół niego obraca się w ruinę, wypowiedział jedyne życzenie, jakie miał: Chcę iść do domu, gdy z zamglonymi oczami. Jakiś czas później po królestwie rozeszły się plotki, że pewien odległy region pustyni jest ciągle wysadzany w powietrze przez cztery kobiety, które walczą o bardzo szczęśliwego, a może bardzo nieszczęśliwego chłopca. Ale pomimo ich ciągłych kłótni, wydawało się, że wszystkie były dobrymi przyjaciółkami. Sekretny pokój Wandresana na Nagumo. Możesz tu na chwilę przyjść? Głos Reutera rozniósł się echem po pałacu wandrę. Jaime, który odpoczywał w salonie, odwrócił się. O co chodzi? Ryutaro, który wciąż miał mnóstwo energii, zwiedzał pałac wraz z kołkiem i Suzu. Minęło 10 minut, odkąd wyruszył, a sądząc po jego spanikowanym głosie, wyglądało na to, że nie wpakował się w jakieś kłopoty. Haimę wymienił spojrzenia z Y i innymi, a wszyscy uśmiechnęli się do niego z politowaniem. Na un. również zaczęła wołać Haime, ale jej głos wydawał się bardziej pełen ciekawości niż paniki. Na litość boską. Reuterą Suzu mają zdecydowanie za dużo energii i mrknęła do siebie Shizuku. Widzisz, dlatego wszyscy nazywają cię mamą. Na gumokun, Shizuku uśmiechnęła się mrocznie do Haime. To było tak, jakby czytała w jego myślach. Wygląda na to, że coś znaleźli. Chodźmy zobaczyć, co to jest. Wyglądało na to, że Shizuku miała właśnie zamiar obudzić się do swojego własnego stanu, a to była ostatnia rzecz, z którą Haima chciał mieć do czynienia. Dlatego szybko zmienił temat i wstał na równe nogi. Znaleźli Routerą i resztę stojących w małym pokoju w rogu pierwszego piętra. Kiedy Rytarał zobaczył Heimę, podekscytowany wskazał palcem miejsce na ścianie i powiedział: Patrz, patrz, wskazywał na małe przejście, w którym znajdowały się schody prowadzące w dół. Co to? Kurwa, jest? Więc przeglądałem ten pokój, i kiedy kucnąłem, żeby coś zbadać. Przypadkowo uderzyłem głową o tę część ściany. Och, i wtedy zawaliła się, odsłaniając to. Ryłtarą nerwowo podlepał się po głowie i skinął głową. Najwyraźniej udało mu się całkowicie przypadkowo trafić głową w ukryty przełącznik. A ten przełącznik ujawnił to podziemne przejście. Ukryty pokój w jednym z domów wyzwolicieli. To rzeczywiście wydaje się dość interesujące. Wiem, prawda? Reuterow wyglądał jak podekscytowany szczeniak. Suzu wydawała się równie chętna do zbadania ukrytych w głębim pałacu Wandre. Kołki, z drugiej strony, wyglądał, jakby próbował się powstrzymować, ale nawet on wydawał się zaciekawiony. Y i reszta również byli zainteresowani tym ukrytym przejściem, więc nie było powodu, by go nie zbadać. Może ukrył tu jakieś artefakty, tak jak Oskar zrobił to ze swoim skarbcem. Moglibyśmy równie dobrze ukraść wszystko, co... To znaczy, wykorzystać wszystko, co jest dostępne. MMM. Nie ma sensu udawać, że nie kradniemy imę. szaja i reszta przytaknęli ocenie y E. Haimę zignorował ich i wszedł do przejścia. Potem, jak zeszli po schodach, znaleźli coś na spoczniku poniżej. Na końcu przejścia, w ścianie lodu, znajdowała się gablota, a w niej czemu okulary? Para okularów. Miały czarne oprawki i były umieszczone bardzo delikatnie w gablocie, jakby był niezwykle ważne. Gdy Haimę się zbliżył, dół gabloty rozświetlił się, a soczewki zaśniły odbitym światłem. Cała scena była ewidentnie zaplanowana i Hajime był trochę zirytowany, że Wandelę próbował sprawić, by wyglądało to tak, jakby te okulary czekały na godnego nosiciela przez tysiące lat. Och, Hajime-san. Spójrz, na lodzie jest napis. Och. Zobaczmy, co tam jest napisane. Tu śpi mój najlepszy przyjaciel. Co czy tylko mi się wydaje, czy on mówi tak, jakby same okulary były jego przyjacielem? Shizuku powiedziała, a jej wyraz twarzy stężał, a wszyscy inni przytaknęli. Jednak Hajime mruknął, nie, to nie to. Te, te okulary to Oscar Orcus. Haimekun, myślę, że możesz być jeszcze wyczerpany po zrobieniu klucza. Proszę, rzucę na ciebie magię regeneracji. Wszyscy spojrzeli zaniepokojeni na Haimę, gdy srebrne światło spłynęło na niego. Chwila, chłopaki. Źle mnie zrozumieliście. Oskar napisał o tym w swoim dzienniku. Powiedział, że wszyscy jego przyjaciele myśleli, że tak bardzo kocha swoje okulary, że jego dusza potajemnie w nich mieszka. Och, więc wyzwoliciele byli żartowniściami? Przypuszczenie Suzu było trafne, choć nie miała jak tego wiedzieć. Mimo to mogła sobie wyobrazić, jak Wandra mówi coś w stylu, skoro tak naprawdę jesteś tylko swoimi okularami, zostawiacie tutaj, żebyś mógł się pokazać przyszłym pokoleniom. Grupa ruszyła dalej, podążając za skręcającym przejściem. Gdy skręcili za róg, znaleźli coś nowego. Te to takie fajne. Wszyscy trzej faceci powiedzieli jednocześnie. Rzadko zdarzało im się być tak zsynchronizowanym, ale miało to sens, biorąc pod uwagę to, na co patrzyli. Niebieski, różany miecz wykonany z lodu. Napis na co w który wbity był miecz, głosił, niebieski różany mroźny ostrze. Jak sama nazwa wskazuje, miecz był wykonany w całości z lodu. Co więcej, od rękojeści po ostrzeń wygrawerowany był rzeźbiony wzory róż. Wyglądał jak legendarny miecz czekający na wyciągnięcie przez jakiegoś wybranego bohatera. Każdy mężczyzna byłby podekscytowany, widząc coś takiego. Enne gumo, Czy mogę spróbować go wyciągnąć? Co, ale... Nie, to ty znalazłaś to miejsce, Sakagami. Dobra, spróbuj pierwszy. Ja też chcę spróbować go wyciągnąć, Ryutarou. Masz już specjalny miecz, Kouki. Nie możesz go zdradzić. Nie mów tak. Czekaj, chwila. Mój święty mi migocze. Widzisz, ugawa. Mówię ci, żebyś nie zdradzał. Jesteś ostatnią osobą, od której chcę to usłyszeć, Nagumo. Dziewczyny patrzyły na chłopców zachwycających się mieczem z zirytowanymi minami. O ile mogły stwierdzić, był to tylko miecz wykonany z lodu. Jasne, był ładny, ale pociski Haime były o wiele potężniejsze od niego. Oczywiście nie rozumiał ekscytacji, jaką odczuwali chłopcy na widok fajnie wyglądających mieczy za anime. Pośpiesz się i wyciągnij go już, Ryutarou, nalegała Tio. De dobrze, tio Reuterał był zaskoczony, słysząc, jak ty brzmi tak zirytowana. Norma nie była bardzo wyrozumiała. Szybko chwycił rękojeść, a Heimę i kołki przełknęli ślinę. I Grekła i reszta patrzyli z rozbawionymi uśmiechami. No to jazda. Mięśnie Ryutaroł spiął się, ale legendarny lodowy miecz nawet nie drgnął. Ja jestem następny. Krzyknął Heimę. Czekaj, jesteś strzelcem, na gumo. Ja jestem szermierzem, więc ja powinienem iść następny. Tak, ale ty już masz legendarny miecz. Nie możesz go zdradzić. Przestań nazywać to zdradą. I tak nie masz prawa mówić o zdradzie. Dwóch chłopców szarpało się przez kilka sekund, ale potem Suzu coś zauważyła i podeszła do cokołu. Och, jest tu więcej napisane. Zobaczmy. Tylko ci, którzy chcą wyeliminować okulary z tego świata, mogą wyciągnąć ten miecz. Jeśli zostaniesz uznany za godnego, twoim świętym obowiązkiem jest zniszczenie wszystkich okularów. Jak bardzo nienawidziłaś Oscara, wandrę? Wszyscy pomyśleli jednocześnie. Ale czy on nie wystawił wcześniej tych okularów? Musiał je dostać od Oscara-san, prawda? Na pewno byli przyjaciółmi, prawda? Zapytała Kaori, rozpaczliwie szukając powodu, by wierzyć, że wyzwoliciele byli sobie bliscy. Widząc jej rozpacz, Haimem mruknął, pomyśleć, że Oscar wspomniał w swoim dzienniku, że Wander był półdemonem, półdragomanem. Oho, czy to prawda? Sądząc po całym tym lodzie, musiał być lodowym smokiem, prawda? Tak. I w warsztacie Oscara był miecz podobny do tego. Czekaj chwilę, na gumokun. Mam złe przeczucie co do tego, dokąd zmierzasz. Zgadłaś. Miecz nazywał się zabójca smoków. Ci dwaj musieli walczyć jak pień z kotem, i Grykła i reszta pomyśleli sobie. HM, ale wiesz, koniec końców wygląda na to, że bardzo się o siebie troszczyli. Zostawili po sobie te pamiątki, prawda? Uśmiechając się krzywo po tych słowach, Shera odwróciła się do Kaori i y Y-E. Spojrzenia wszystkich innych również skierowały się na nie, a wszyscy uśmiechnęli się znacząco do dwóch dziewczyn. Te to nie to samo. Naprawdę nienawidzę Kaori. Te to nie to samo. Naprawdę nienawidzę Y-E. Obie odpowiedziały idealnie zsynchronizowane. Potem wpatrywały się w siebie gniewnie, wściekłe, że druga ukradła jej kwestię. Z perspektywy czasu całkiem możliwa, że Oskar i Wandra mieli identyczną relację.